Devibhagavata Purana Siódma Księga Rozdział pierwszy, o Królach Słonecznych i Księżycowych Suta powiedział, zadowolony, słysząc wspaniałe boskie historie o rasie słonecznej i księżycowej, cnotliwy król Janamejaja, syn Pariksita, ponownie zapytał, Panie! Jestem teraz bardzo chętny, aby usłyszeć wzrost dwóch linii królewskich. O Ty wiesz wszystko! Tak łaskawie opisz ze szczegółami czyste historie, zdolne zgładzić grzechy, o królach i ich charakterach. Królami rasy księżycowej i słonecznej byli wielcy pchaktowie najwyższej siakti, Sri Bhagavati Devi, to słyszałem. O Muniu. Któż nie chce słuchać dalej o chwalebnych anegdotach pchaktów Sri Devi? Kiedy Rajarsi zapytał w ten sposób, Muni Krzna dwa i Pajan, syn Satyavati. Z radością zaczął opowiadać o kilku czynach królów. O królu. Opowiadam wam teraz szczegółowo o pochodzeniu i tym podobne dynastii księżycowej i słonecznej, jak również innych królów w ich związku. Słuchaj uważnie. Brahma o czterech twarzach wyrósł z pępka Wisnu, zaangażowany w praktykę tapasyi, zaczął wielbić Mahadevi Durge, niezwykle trudną do wyobrażenia. Mahadevi. Zadowolona z jego wielbienia obdarzyła Brachmę dobrodziejstwem. Brahma, dziadek wszystkich lok, otrzymując w ten sposób dobrodziejstwo, stał się gotowy do stworzenia świata, ale nie mógł nagle stworzyć istot ludzkich. Chociaż stworzenie zostało wiecznie ukształtowane przez Pramat Bhagavati, czterolicowy Brahma rozmaicie rozmyślał w swoim umyśle, nie mógł go szybko rozpowszechnić i urzeczywistnić jako prawdziwego faktu. Dlatego on, Prajapati, najpierw stworzył mentalnie siedmiu synów zrodzonych w umyśle. Byli oni znani pod imionami Marici, Atri, Angira, Pulastya, Pulacha, Kratu i Wajsistha. Następnie Rudra zerwał się z gniewu Prajapatiego, Narada z jego kolan, Daksa z jego prawego kciuka. Tak więc Sanaka i inni Risi byli również jego zrodzonymi w umyśle synami. O królu! Żona Daksy narodziła się z lewego kciuka Prajapatiego. Ta przepiękną córka jest dobrze znana we wszystkich Puranach pod imionami Wirini i Asikni. Przy innej okazji w jej łonie narodził się Narada, wódz Dewarsich. Janamejaya Jaja powiedział: O Brahminie, Gdy słyszę, że wielki asceta Narada narodził się z Daksy w łonie Wirini, narodziła się we mnie wielka wątpliwość. W istocie Muni Narada był synem Brachmy. Ponadto był pierwszym sascetów i szczególnie obdarzonym znajomość tchalmy, jak więc może narodzić się z łona żony Dakszy, Wirini. Cóż, jeśli tak jest, to opisz szczegółowo tę cudowną historię narodzin narady w łonie Wirini. O muniu. Pod czyim przekleństwem, wielkoduszny narada, choć bardzo mądry, musiał opuścić swoje pierwsze ciało i narodzić się ponownie. Vasa powiedział, o królu, Brahmo. Samozrodzony, chcąc stworzyć potomstwo, rozkazał najpierw Daksy, idź i rozmnażaj niezliczone dzieci dla powiększenia świata. W ten sposób na polecenie swego ojca, Prajapati Daksa spłodził w łonie Wirini pięć tysięcy potężnych i bohaterskich synów. Widząc wszystkich synów Daksy, pragnących się rozmnażać, dewarsi narada, ponaglany niejako przez los, zaczął się z nich śmiać. Jak chcecie się rozmnażać, skoro nie znacie wymiarów i pojemności ziemi, więc bez wątpienia zostaniesz wyśmiany i wyśmiany. Raczej jeśli będziesz kontynuował pracę, znając z góry pojemność ziemi, twoje wysiłki będą owocne. W przeciwnym razie Twoja próba z pewnością zakończy się niepowodzeniem. Niestety, jesteś strasznym analfabetą. Nie znając wymiarów świata, jesteś gotów pomnożyć swoje potomstwo, jak więc możesz odnieść sukces? Vasa powiedział, O królu, słysząc nagle te słowa, Karyaswaj i inni synowie zaczęli rozmawiać ze sobą, to, co powiedział ten Muni, jest bardzo prawdziwe. Ustalmy zatem wymiary Ziemi, później możemy łatwo pomnożyć. To mówiąc, wszyscy wyszli na rozpoznanie Ziemi. Tak podekscytowani słowami narady: Niektórzy udali się na wschód, niektórzy na południe, niektórzy na północ, a jeszcze inni na zachód, wszyscy jednocześnie, i, jak im się podobało, dokonać przeglądu Ziemi. Kiedy synowie odeszli, Daksa bardzo zasmucił się ich nieobecnością. Znów, skłonny do rozmnażania się, spłodził innych synów. Ci synowie znowu chcieli się rozmnażać. Widząc ich, Narada ponownie się roześmiał i powiedział, niestety. Co z was za głupcy? Nie znając wymiarów ziemi, dlaczego jesteś gotowy do prokreacji? Dali się zwieść słowom Narady, uznali je za prawdziwe i odeszli, tak jak zrobili to ich starsi bracia. Nie mogąc zobaczyć tych synów, Prajapati Daksa bardzo zasmucił się z ich powodu i w gniewie przeklął Naradę. Daksa powiedział, o zły? zniszczyłeś moich synów więc bądź sam zniszczony będziecie musieli narodzić się w łonie matki z powodu waszego grzechu spowodowania śmierci moich synów sprawiłeś że moi synowie wyjechali za granicę więc musisz urodzić się jako mój syn w ten sposób przeklęty przez Daksę narada musiał narodzić się w łonie Wirini słyszałem również że Prajapati Daksa spłodził później w swoim łonie sześćdziesiąt córek o królu Daksa, wielki znawca Tcharmy, następnie porzucił smutki dla swoich synów i poślubił swoje trzynaście córek z wielkodusznym kerapą, dziesięć córek Tcharmy, dwadzieścia siedem córek Księżyca, dwie Pchegu, cztery Arstanemi, dwie Krysiaśwy, a pozostałe dwie Angirze. Ich synowie i wnukowie, Dewy i Danewowie, stali się potężni, ale wrogo nastawieni do siebie. Wszyscy z nich byli bohaterami i bardzo majawi. Tak więc, zwiedzeni swoją chciwością i zazdrością, kłócili się między sobą. Tutaj kończy się pierwszy rozdział siódmej księgi na temat początku narracji słonecznej i księżycowej linii królów w Mahapuranam Srimat Dewip Hagawatam, składającej się z osiemnaście zero wersetów autorstwa Maharshi Dawiasa. Rozdział drugi, o przekłuciu oczu cawanym u niego Jan Jaja powiedział o szczęściarzu. Opowiedz łaskawie szczegółowo o rozprzestrzenieniu się rodzin tych królów linii słonecznej, którzy urodzili się i którzy byli szczególnie obdarzeni wiedzą o Dharmie. Wiasa powiedział. Obharato. Mówię wam teraz dokładnie to, co słyszałem od narady najlepszego z Rishich o tym, jak rasa słoneczna rozprzestrzeniała się Pewnego razu Munis Riman Narada podczas swojej podróży przybył z własnej woli do mojej świętej pustelni nad pięknym brzegiem rzeki Saraswati. Ujrzawszy go, pokłoniłem się do jego stóp, a potem stałem przed nim. Potem dałem mu miejsce i oddałem mu cześć z wielkim szacunkiem. Wtedy powiedziałem do niego, o, najlepszy z Munis. Jesteś czony przez cały wszechświat. Moje rekolekcje są uświęcone Twoim przyjściem. O wszechwiedzący. Łaskawie opowiedz historię królów, którzy byli sławni w rodzinie siódmego manu, nie miały sobie równych pod względem pochodzenia, a ich średnice również były wspaniałe. Dlatego bardzo chciałbym poznać szczegółowo historię rasy słonecznej. O Muniu. Opisz krótko lub szczegółowo, jeśli wymagają tego okoliczności. O królu. Kiedy zadałem to pytanie, Narada, znawca najwyższej rzeczywistości, uśmiechnął się radośnie i zwracając się do mnie, zaczął opisywać historię rasy słonecznej. Narada powiedział o synu Satyavati. Historia rodzin królewskich jest bardzo święta i przyjemna do słuchania, tym bardziej, gdy się ich słucha. Zdobywa się tcharmę i mądrość, dlatego słyszysz. W starożytności Brahma wyskoczył z pępka lotosu, wisnął i stworzył świat. Jest to dobrze znane w każdej puranie. Ta samozrodzona, wszechpotężna, wszechwiedząca, sprawczyni wszystkiego, uniwersalna dusza praktykowała tapas w starożytności przez ajuta 10 tysięcy lat. Na mocy tego tapasu otrzymał specjalne moce tworzenia świata. Medytował o pomyślnej matce i otrzymując od niej doskonałe moce. Stworzył najpierw zrodzonych w umyśle synów, wszystkich obdarzonych pomyślnymi znakami. Spośród nich Marici stał się dobrze znany w tym akcie stworzenia. Jego syn Kajapa był szanowany przez wszystkich i cieszył się wielką sławą. Miał trzynaście żon, wszystkie córki Daksy Prajapatiego. Dewy, Daitiowie, Jakrze, Panagi, Zwierzęta i Ptaki, wszyscy wyszli z niego. Dlatego stworzenie to nazywano jest stworzeniem Kasiapi. Wśród dewów w słońce jest szczególnie sławne, jego inne imię to Vivasvan. Jego syn nazywał się Vajvasvatmanu, był sławnym królem. Poza tym Manu miał jeszcze dziewięciu synów. Iksfaku był najstarszy. Ich imiona to Nabhaga, Tchrista, Sherati, Pransiu, Pranshu, Nrigadista, Karusa i Rasathra. Iksfaku, syn Manu. Urodził się jako pierwszy. Miał stu synów, a wikuksi był mądrym i najstarszym z nich. Opowiadam teraz, jak dziewięciu synów, urodzonych po Manu, rozłożyło swoje rodziny. Ambarsa był synem Naphagi, był bardzo prawdomówny, potężny i religijny. Swoimi poddanymi rządził zawsze sprawiedliwie. Tchartaka był synem Tchrsty, chociaż był ksatrą, osiągnął stan Brahmana. Był naturalnie słaby w walce, zawsze był zaangażowany w prace związane z braminami. Anarta był dobrze znanym synem, a Sukanya była piękną córką Siarati. Król Siarati wydał swoją piękną córkę za mąż za niewidomego Ciawana Resi, ale Risi, chociaż ślepy, odzyskał swoje piękne oczy dzięki dobremu charakterowi córki. Słyszeliśmy, że Aświnowie, bliźniacy, Synowie Słońca przywrócili mu w wzrok. Janamejaja powiedział, obramini. Jak to się stało, że król Siaryati poślubił swoją uroczoką córkę sukany ze ślepym nim? Mam co do tego wielką wątpliwość. Król wydaje za mąż swoją córkę za osobę niewidomą, jeśli jest zdeformowana, niedorozwinięta lub pozbawiona oznak żeńskich. Ale córka w tym przypadku była piękna. W jaki więc sposób Sierati, wódz królów, oddał swoją córkę, wiedząc, że Rsi był ślepy? Obra minie. Zawsze jestem dla Ciebie obiektem łaski, więc wyjaśnij mi przyczyny tego. Suta powiedział, cieszę się, słysząc te słowa Jana Myaja, Muni II i Pajana powiedział z uśmiechem. Sierati, syn Vaivasfaty, miał cztery tysiące żonatych żon. Wszystkie były obdarzone pomyślnymi znakami i piękne. Wszystkie z nich były córkami królów. Wszystkie były bardzo uczynne i drogie swoim mężom. Ale spośród nich wszystkich król miał tylko jedną córkę, wyjątkowo uroczą i piękną. Ojciec i wszystkie matki bardzo kochały tę słodko uśmiechniętą córkę. Niedaleko miasta znajdowało się piękne jezioro o czystej wodzie, takie jak jezioro Manasarowara. Droga Khat, stopnie wykonana z kamieni, schodziła do jeziora. Łabędzie Karandawas, Cakrawakas, datyuchas, Sarasas i inne ptaki bawiły się na jego wodach. Było tam pięć odmian lotosów w pełnym rozkwicie, dookoła brzęczały pszczoły. Różne drzewa, sial, tamala, sarala, punnagas, asiokas, banians, peepuls, kadambas, rzędy bananowców, jambirs, dates, panasas, drzewa betelnut. Drzewa kokosowe, ketaki, kancanas i inne piękne drzewa otaczające jezioro. W ramach tych białe jutkikas, malikas oraz inne pnącza i krzewy upiększały scenerie. Szczególnie wśród nich były drzewa jack, drzewa mango, drzewa tamaryndowca, drzewa karanias, kutakas, palasias, drzewa neem, drzewa khadiras, drzewa beli drzewa amalaki, a pawie dźwięczały swoimi nutami. Kukułki gruchały swymi pięknymi głosami. Niedaleko tego miejsca, w świętym gaju porośniętym drzewami, przebywał Ceawana Muni, syn pchregu o uspokojonym umyśle i przywódca ascetów. Myśląc, że miejsce to jest piękne i wolne od wszelkich przeszkód, Muni zajął tam swoje mocne miejsce i zebrawszy w sobie wszystkie myśli, złożył ślub nie mówienia i kontrolowania oddechu, zaangażował się w praktykę tapasyi. Powstrzymując swoje zmysły i wyrzekając się jedzenia i picia, Muni nieustannie medytował o Bhagavati o naturze Sat, Kiti Anando, o królu. Kiedy tak medytował, mrowisko wyrosło wokół i pokryło jego ciało, a ładne pnącza pokryły to również dookoła. O królu. Mijały długie przerwy i pokrywały się mrówkami, tak bardzo, że ten inteligentny Muni był całkowicie zakryty i wyglądał jak kupa ziemi. O królu. Pewnego razu król Siarati chciał bawić się na sztucznym pustkowiu i przybył tam ze swoimi żonami nad jezioro. Siarati od razu pogrążył się w zabawie na czystych wodach jeziora w otoczeniu pięknych kobiet. Z drugiej strony, szybka piękną córka Sukanya, zbierając tu i ówdzie kwiaty wraz ze swoimi towarzyszami, również zaczęła się bawić. Ubrany w ozdoby Sukanya chodził tam i z powrotem. Jej kostki na nogach wydawały piękny brzęczący dźwięk, aż dotarła do mrowiska C.A.W. W sportowym stylu usiadła blisko tego mrowiska i natychmiast zobaczyła przez niebłyszczącą substancję, jak świetliki. Co to jest? Pomyślała i chcąc go wziąć, wzięła cierni i bardzo chciała go nakłuć. Powoli zbliżyła się do niego i gdy tylko była gotowa go ukłuć, Munni ujrzał piękną, Dobrze włosą córkę jakby gust. Asceta Pchargawa, widząc tę pomyślną, miłą panią z ładnymi zębami, przemówił słabym głosem, co ty robisz? Ocienki brzuchu. Jestem Ascetą, lepiej stąd odejdź. Masz takie wielkie oczy, a mnie nie widzisz. Dlatego zabraniam ci tej próby, nie przekuwajcie mrowiska cierniem. Mimo przeszkód, córka nie słyszała jego słów i pytała, co to było? Przekłuł cierniami dwoje jego oczu. W ten sposób popychana przez los, księżniczka figlarnie przekłuła mu oczy, ale podejrzewała i myślała, co ja zrobiłam. Przestraszona więc wróciła z tego miejsca. Kiedy jego dwoje oczu było kłótych, wielki Muni niezmiernie cierpiał, stał się bardzo rozgniewany, bezustannie dawał upust smutkowi i wyrzutom sumienia, będąc niespokojnym z bólu. W tej chwili stało się, że król, ministrowie, żołnierze, słonie, konie, wielbłądy, tak bardzo, że wszystkie istoty, które tam były, zatrzymały wszystkie swoje ewakuacje, oddawanie moczu i kału. Widząc, że tak się nagle stało, król Lysiaryatti bardzo cierpiał i bardzo się niepokoił. Wszyscy żołnierze przybyli do króla i poinformowali go o wstrzymaniu ewakuacji. Król zastanowił się nad przyczyną, dla której tak się stało. Rozmyślając w ten sposób, król wrócił do domu. Stając się bardzo zaniepokojonym troskami i niepokojami, zapytał swoich żołnierzy i krewnych, kto z Was dopuścił się tak haniebnego czynu? Po zachodniej stronie jeziora Maharsicjavana praktykuje wielką tapasyę w środku lasu. Myślę, że ktoś wyrządził krzywdę temu królowi ascetów, płonącemu jak ogień, i dlatego jesteśmy pokonani przez tę chorobę. Wysoko uduchowiony wiekowy syn Pchrygu stał się szczególnie biegły w swojej jascezie i stał się najwyższym, myślę, że ktoś musiał go zranić. Chociaż nie wiem, kim jest ta psotna osoba, która okazała mu pogardę lub coś w tym stylu, obecny nasz stan wyraźnie pokazuje, że jest to odpowiednia kara za to. Słysząc to, żołnierze powiedzieli, nikt z nas nie popełnił żadnego przestępstwa słowem. Umysłem ani ciałem, wiemy o tym bardzo dobrze. Tu kończy się drugi rozdział siódmej księgi o przekłuciu oczu Ciawana Muniego w śrimat Devipha Gavatam Mahapuranam, liczący osiemnaście zero wersetów, Maharsi dawiasa. Rozdział trzeci, o obdarowaniu Ciawana Muniego córką króla siariati. Vyasa powiedział, o królu. Tak zatroskany troskami król pytał swoich żołnierzy w gniewnym nastroju. Następnie zwrócił się do swoich przyjaciół słodkimi słowami. Księżniczka, widząc zasmuconego ojca i żołnierzy, pomyślała o tym, jak przebiła dwoje oczu mu niego cierniem i tak przemówiła do króla o ojcze. Kiedy bawiłem się w tym lesie, zobaczyłem bardzo twarde mrowisko porośnięte pnączami i krzywami, w którym znalazłem dwie dziury o królu. Przez te małe otwory widziałem dwie błyszczące rzeczy, jakby były świetlikami i myśląc o nich, przebiłem je cierniami. W tym czasie usłyszałem słaby głos dochodzący z tego mrowiska: Och, jestem zabity. Następnie wyjąłem kolce i znalazłem je mokry od wody. Co to jest? Zadałem sobie pytanie i ogarnął mnie strach, ale nie mogłem wiedzieć, co przebiłem w tym mrowisku. Słysząc te łagodne słowa jej córki. Król Siarati pomyślał, że ten czyn bez wątpienia obraził mu niego i natychmiast udał się do mrowiska. Król padł twarzą do mu niego, a następnie ze złożonymi rękoma wychwalał go hymnami i pokornie powiedział do niego, o inteligentne. Moja córka popełniła ten zły czyn podczas uprawiania sportu. Dlatego o wielkoduszny. To, co zrobiła nieświadomie, wybaczysz przez swoją wielkoduszność i hojność. Słyszałem, że asceci są zawsze wolni od gniewu. Dlatego teraz musisz wybaczyć tej córce obrazy i w ten sposób pokazać swoją dobroć. Wasa powiedział, Maharsicjavana, słysząc słowa króla, a szczególnie widząc jego pokorną i udręczoną naturę, powiedział o królu. Nigdy nie byłem ani trochę zły. Twoja córka sprawiała mi ból. Jednak nie gniewam się i nie rzuciłem na nią żadnej klątwy. Lepiej zobacz że jestem niewinny. Odczuwam wiele bólu z powodu kłucia oczu. O królu, wygląda na to, że żałujesz i martwisz się z powodu tego grzechu. Któż może osiągnąć szczęście na tym świecie? Kto popełnił wielką obrazę wobec Pchaktydewi, mimo że ma nawet siwe jako swego obrońcę? O królu, z jednej strony jestem teraz zmęczony starością, a z drugiej strony jestem pozbawiony oczu. Jakie będą teraz moje środki? Proszę powiedzieć, kto zaopiekuje się niewidomym mężczyzną? Król powiedział, o Gnief Gniew ascetów jest przejściowy, praktykujesz swoją tapasę, więc twój gniew jest rzeczą niemożliwą, więc łaskawie przebacz obrazy córki. Mam wiele osób, które będą się tobą nieustannie opiekować. Dziawana powiedział, o królu. Nie ma ze mną żadnego związku, więc teraz jestem ślepy. Jak mam dalej postępować z moją tapasy? Nie sądzę, aby twoi słudzy zaopiekowali się mną. O królu. Jeśli uważasz, że twoim obowiązkiem jest zadowolić mnie, to dotrzymaj słowa, daj mi swoją lotosooką córkę, aby mi służyła i opiekowała się mną. O królu. Będę bardzo zadowolony, jeśli zdobędę twoją córkę, będzie mi służyć, kiedy będę zaangażowany w moją tapasyę, O królu. Jeśli to będzie przestrzegane, usatysfakcjonuje mnie to, a wszystkie kłopoty, które są teraz z tobą i twoją armią, bez wątpienia znikną. O królu, Pomyśl obdasz mnie swoją córką, jestem mascetą dotrzymującą ślubów i jeśli oddasz mi swoją córkę, nie poniesiesz żadnego grzechu ani winy. Wiasa powiedział: Obcharato. Słysząc słowa mu niego, Król łysiaratki pogrążony był w troskach i nie mógł nic powiedzieć, czy oddam mu swoją córkę, czy też nie. Król pomyślał Moja córka jest bardzo jasna jak dewakanya, a ten Muni jest stary, brzydki, a zwłaszcza ślepy. Jak więc mogę być szczęśliwy, jeśli oddam mu moją córkę? Kto jest tam tak głupi i złośliwy, że znając swoje dobro i zło, dla własnego egoistycznego szczęścia chce pozbawić swoją piękną córkę przyjemności życia małżeńskiego. Jak ta moja jasnobrewa córka będzie szczęśliwie spędzać swoje dni w towarzystwie tego sędziwego mu niego, kiedy zostanie pokonana przez namiętność. Tym bardziej, że młode piękne damy nie są w stanie pokonać swoich namiętności. Chociaż posiadają mężów o własnym standardzie i upodobaniach, jak więc moja córka może pokonać swoją pasję zdobycia tego starego ślepego męża? Wyjątkowo piękna Hallia poślubiła Gautamę, ale widząc młodzieńcze piękno tej uroczej kobiety, Indra oszukał ją i odebrał jej czystość. Aż w końcu jej mąż Gautama, uznając to działanie za sprzeczne z harmą, przeklął go. Teraz z powodu surowej klątwy tego bramina może wyniknąć wiele kłopotów, więc w żadnym wypadku nie mogę oddać mu mojej córki sukany Tak myślący i roztargniony król wrócił do domu i będąc bardzo zmartwionym, wezwał swoich ministrów, aby utworzyli radę. O ministrowie, co mam teraz zrobić? Czy jest wskazane, aby oddać moją córkę mu niemu? A może lepiej znosić te bóle? Ocencie i powiedzcie, jaki kurs jest dla mnie najlepszy? Ministrowie powiedzieli o królu. Co powiemy w tym krytycznym momencie? Jak możesz podarować swoją niezwykle piękną córkę temu brzydkiemu, nieszczęśliwemu ascecie? Dwa i Pajana powiedziała w tej chwili, widząc swego ojca i ministrów bardzo zatroskanych troskami. Sukanya od razu zrozumiała wszystko za pomocą znaków i aluzji. Potem z uśmiechem powiedziała do swego drogiego ojca, o ojcze! Dlaczego wyglądasz tak smutno z troskami? Być może jesteś bardzo zmartwiony i smutny z mojego powodu. Ojcze! Sprawiałem ból temu mu niemu, więc pójdę i pocieszę go, co więcej niż to, co chce oddaję się do jego stóp i podobam mu się. Słysząc te słowa Sukanyi, król bardzo chętnie przemówił do niej w obecności wszystkich ministrów. O córko! Ciawana Muni jest ślepy, wiekowy i ma zużytą figurę, szczególnie o bardzo drażliwym usposobieniu, a ty jesteś zwykłą dziewczyną, jak będziesz mógł mu służyć w tym okropnym lesie? Jesteś jak rati w pięknie i w dzięku, jak mogę oddać moją córkę temu staremu, wyczerpanemu, ślepemu Muniemu dla własnej przyjemności? Ojciec poślubia córkę temu, kto ma krewnych, który jest w odpowiednim wieku, silny. Który ma niezrównane zboża i bogactwo, klejnoty i klejnoty, nigdy człowiekowi pozbawionemu bogactwa. O szerokooki. Jesteś wyjątkowo przystojny i ten asceta jest bardzo stary. Zobacz jaka jest różnica między Wami. Co więcej, Muni przekroczył swój wiek małżeński, więc jak mogę oddać moją córkę. O lotosooki. Zawsze mieszkasz w pięknych miejscach. Jak mogę teraz kazać wam mieszkać na zawsze w chatach krytych strzechą? O, kukułko, zadeklarowana. Prędzej umrę ja i moi żołnierze, niż oddać cię temu ślepemu mężowi. Niech cokolwiek się stanie, nigdy nie stracę cierpliwości, dlatego, o jeden z dobrych bioder. Bądź cicho. Nigdy nie oddam cię temu ślepcowi. O moja córko. Nie dbam ani trochę o to, czy moje królestwo i moje ciało żyją. Czy umierają, ale nigdy nie będę mógł oddać cię asecie. Słysząc słowa ojca, Sukanyja zaczął mówić z radosną miną następujące słodkie i delikatne słowa. Ojcze, nie truć się bez powodu troskami z mojego powodu. Oddaj mnie teraz temu najlepszemu z mójnis, wtedy wszyscy będą szczęśliwi, bez wątpienia. Tam, w tym gęstym lesie, będę czerpała wielką przyjemność służąc z wielkim oddaniem mojemu staremu mężowi, który jest bardzo święty. Nie mam najmniejszej skłonności do tych ziemskich przyjemności, które są źródłem wszelkich kłopotów za darmo. Moje serce jest teraz spokojne. Dlatego, ojcze, zostanę jego czystą żoną i postępuję zgodnie z jego upodobaniem. Wiasa powiedział, o królu, słysząc te słowa, ministrowie byli wielce zdumieni. A król również był bardzo zadowolony i zabrał ją przed obliczem u niego. Idąc przed nim, pokłonił się mu niemu i powiedział, Panie, proszę, przyjmij należycie tę córkę za swoją sewę. To mówiąc, król zaręczył mu swoją córkę zgodnie z zasadami. Ciawana Muni również był bardzo zadowolony z jej przyjęcia. Muni dobrowolnie wziął córkę na swoją sewę, ale odmówił przyjęcia innych posagów, które ofiarował król. W ten sposób Muni był zadowolony, natychmiast żołnierze zaczęli się ewakuować i byli bardzo zadowoleni. Widząc to, serce króla napełniło się radością. Kiedy król, kończąc w ten sposób ceremonia zaręczyn jego córki chciała wrócić do domu, szczupła księżniczka powiedziała wtedy ojcu. Sukanyja powiedział, o ojcze, zabierz mi wszystkie ozdoby i szaty i daj mi na mój użytek doskonałą skórę jelenia i jedną korę. Ojcze, ubiorę się jak żony munis i będę służyć mojemu mężowi w taki sposób, który przyniesie wam niezrównaną, nieśmiertelną sławę w niebie, na ziemi i w regionach Netheru. Będę też służyć stopom mego męża, abym mogła czerpać najwyższe szczęście w przyszłym świecie. Jestem teraz pełen młodości, szczególnie pięknej, nie myśl ani trochę, że skoro poślubiłem starą ascetę, to mój charakter będzie zepsuty. Jako wasist żona, Arundhati, osiągnęła sławę na tym świecie, więc i ja odniosę sukces, nie ma co do tego wątpliwości. Tak jak czysta żona Anasuya Maharsi Artriego stała się szeroko znana w tym świecie, tak ja również będę znany i ustanowię waszą sławę. Wyjątkowo religijny król, słysząc wszystkie te słowa Sukanyi, dał jej skóry jelenia i wszystkie potrzebne przedmioty. Król nie mógł powstrzymać łez. Gdy zobaczył, że jego córka ubrała się jak córka Mu niego, stał nieruchomo, bardzo smutny, w tym właśnie miejscu. Wszystkie królowe były niezmiernie smutne, widząc córkę ubraną w korę i skórę jelenia. Ich serca zadrżały i zaczęli płakać. O królu. Wtedy król się i pożegnał się z Mu zostawiając tam swoją córkę. Poszedł z bólem serca i wrócił do swojego miasta w towarzystwie ministrów. Tutaj kończy się trzeci rozdział siódmej księgi o obdarowaniu Cewanam u niego córką króla Sierati w Śrimat Dewi Phagavatam, Machapurana liczącym 18 000 wersetów, autorstwa Machaesive Daviasa. Rozdział czwarty, o różnych między Aświnami i księżniczką Sukanią. Wasa powiedział, o królu. Kiedy król Sierati odszedł, ta cnotliwa dama poświęciła swój czas służbie swemu mężowi i ogniu. Dała mu na pożywienie różne smakowite korzenie i owoce. Kazała mu się wykąpać w ciepłej wodzie, potem kazała mu założyć skórę jelenia i kazała mu usiąść na kusiasanie. Siedzisko zrobione z trawy kusia. Następnie kładła przed nim kusie, tila i kamandalu i mówiła do niego o najlepszy z zmunis. Masz teraz odprawić swoje codzienne rytuały, nitya karma. Kiedy nitya karma się skończyła. Pani chwytała go za rękę i sadzała na innym miejscu. Dalej księżniczka przyniosła świeże dojrzałe owoce i gotowany ryż, wyhodowany bez uprawy i dał mu niemu na jedzenie. Kiedy mąż skończył jeść, z oddaniem dała mu wodę do oczyszczenia ust, następnie umyć rąk i stóp dało mu orzechy betelu i liście patelni. Następnie posadziła go na doskonałym miejscu i za jego pozwoleniem dokonała oczyszczenia własnego ciała. Potem jadła resztki, owoce i korzenie z potraw swojego męża i podchodząc do męża, zwróciła się do niego z czułością, Panie. Zamów mi, co mogę teraz dla ciebie zrobić, jeśli chcesz, mogę umyć twoje nogi i stopy. Tak więc każdego dnia ta księżniczka z oddaniem spędzała czas służąc swemu mężowi. Wieczorem. Kiedy ceremonia Homy dobiegła końca, zbierała pyszne i miękkie owoce ofiarowane mu do zjedzenia. Za jego pozwolenie Mona wtedy zjedli to, co zostało z owoców, następnie przygotowała miękkie w dotyku posłanie i chętnie ułożyła go do snu. Kiedy jego drogi mąż położył się w ten sposób do łóżka, umyła mu stopy i nogi, a w przerwie zapytała go o religijne obowiązki cnotliwych żon w rodzinie. Kiedy mu nie zasnął w nocy, z oddaniem położyła się blisko jego stóp i zasnęła. W okresie letnim, kiedy jej mąż się pocił, pani wachlowała go chłodnym wietrzykiem. Zdjęła jego kłopoty i w ten sposób służyła mężowi. W zimnych porach roku zbierała drewno na opał i zapalała je przed nim i często go pytała, o mój Czy sprawia ci to przyjemność? Ta pani, droga swemu mężowi, Zwykła wstawać ze swego łóżka w Brahma Muhurta przed wschodem Słońca. Następnie kazała wstać jej mężowi i zabrała go kawałek dalej i tam kazała mu usiąść do wzywania natury. Trzymała gotową wodę i ziemię i stała w pogotowiu w odpowiedniej odległości od siebie. Wiedząc, że zakończył swoje wezwania do natury, zabrała go z powrotem do Aśramu i umyła mu ręce i stopy wodą, odpowiednio osadzając go na wygodne jasanie. Następnie dała mu garnek na acamana i zaczęła zbierać paliwo. Przynosiła czystą, czystą wodę i podgrzewała ją. Potem czule zapytała męża: "O mężu, skończyłeś myć zęby? Ciepła woda jest gotowa. Mogę ci to przynieść. Lepiej się z tym wykąp. Wypowiadając swoje mantramy. Nadszedł czas na wykonanie porannej santhy i wykonanie homy. Odprawiajcie regularnie homa i oddawajcie cześć dewom." Księżniczka, której natura była czysta i czysta jak nic, codziennie angażowała się w służenie swemu mężowi, Ciawana Muniemu, z doskonałym zadowoleniem, wyżyczeniem i należytym przestrzeganiem wszystkich zasad. Tak więc ta księżniczka o pięknej twarzy z radością wielbiła Ciawana niego, codziennie służąc ogniu i gościom. Pewnego razu, przy okazji, bliźniacy Aświn, synowie Suryi. Przybyli dla zabawy i dla własnej przyjemności, w pobliże pustelnicy Awanam u niego. W tymczas księżniczka, piękna pod każdym względem, wracała do domu po kąpieli w czystym, czystym strumieniu i ujrzała obła świnów. Zachwyceni jej niezwykłą urodą, pomyśleli, że może być dewa kawę, szybko podeszli do niej i czule ją wypytywali, o, wolno poruszająca się jak słoń. Patrzeć. Jesteśmy z nami dewów, przyszliśmy do was, aby zadać kilka pytań. O doskonały! Zaczekaj chwilę, o to cię prosimy. O słodko uśmiechnięta. Prosimy o rzetelną i prawidłową odpowiedź na nasze pytania. O ślicznie oka. Czyją jesteś córką? Kim jest twój mąż? Dlaczego przyszłaś tu sama, żeby kąpać się w tym zbiorniku? O lotosooki. Wydajesz się być drugą laksmi. O piękna! Chcemy coś wiedzieć, proszę odpowiedz dokładnie o ukochany. Twoje stopy są niezwykle delikatne, dlaczego nie włożyłeś butów, dlaczego chodzisz boso? Nasze serca są zmartwione, widząc, jak chodzisz boso? Och Twoje ciało jest tak miękkie, że powinieneś był pojechać samochodem, dlaczego tak chodzisz pieszo i w tak zwyczajnej sukience po tym lezie? Dlaczego nie towarzyszyły ci setki służących? O! O pięknej twarzy. Mów szczerze, niezależnie od tego, czy jesteś księżniczką, czy apsarą. O Błogosławiona matka twoja, z której się urodziłeś, błogosławiony ojciec twój. Zwłaszcza osoby, z którą jesteś w związku małżeńskim, nie jesteśmy w stanie opisać jego szczęścia. O cudowne oczy. Ta ziemia jest uświęcana ruchami waszych stóp. W konsekwencji ten ogród jest dziś czystszy niż Dewaloka. Bezgraniczna jest fortuna tych jeleni i ptaków, które mogą cię zobaczyć, kiedy tylko zechcą. Co więcej możemy powiedzieć niż to, że ten las jest bardzo czysty. O piękna o jasnych oczach. Nie ma potrzeby chwalić twojej urody, mów prawdziwie, kto jest twoim ojcem, a kto twoim mężem. Wiasa powiedział o królu. Słysząc ich słowa, przepiękna księżniczka zwróciła się do bliźniaczych Dewów z wielką nieśmiałością. Jestem córką Siarati. Ojciec przekazał mnie pod kierunkiem Dajwa Maharshi Awana. Jestem jego czystą, drogą żoną. Maharishi przebywa właśnie w tym miejscu. O bliźniacze Dewy. Mój mąż jest niewidomym ascetą i jest bardzo stary. Chętnie służę mu dniem i nocą, zgodnie z zasadami czystości kobiet. Kim jesteś? I dlaczego tu przyszedłeś? Mój mąż przebywa w Aśramie, przyjdź łaskawie i uświęć Aśram. O królu! Dwa jaświnowie usłyszeli ją i powiedzieli, o pomyślny. Dlaczego twój ojciec zaręczył cię, taki klejnot, ze starym ascetą? To jest bardzo dziwne. Rzeczywiście. W tym samotnym lesie świecisz jak stała błyskawica. Co więcej możemy powiedzieć niż to, że trudno znaleźć nawet taką piękną damę jak ty w dewaloce. Niestety. Cukienka dewa oraz komplet ozdób i niebieskich barwników dobrze na tobie leżą, ta skóra jelenia i kora drzewy w żaden sposób do ciebie nie pasują. O piękna. Twoje oczy są bardzo duże, jednak stwórca dał ci ślepego męża, szczególnie bardzo stary, a ty męczysz się. Stale mieszkając ze swoim niewidomym mężem w tym lesie. Co więcej może być złego dla stwórcy niż to? O Jelenie oczy. Na próżno wybrałaś go na swojego męża. W tym okresie Twojej młodości i urody nie wygląda to dobrze widzieć Cię z Twoim niewidomym mężem. Znasz się na tańcu i muzyce, ale Twój mąż jest ślepy i stary. Kiedy w tańcu wystrzelisz swoje strzały miłości, na kogo zatem spadną te strzały? O wielko oka. Och! Stwórca jest z pewnością bardzo mało wyrozumiały. Inaczej dlaczego miałby cię stworzyć tak pełna młodzieńczej witalności, żona ślepca? O ślicznie oka. Nigdy nie pasujesz do niego wybrać innego męża. O lotos oki! Twój mąż jest nie tylko ślepy, ale i ascetą, więc twoje życie jest całkiem bezużyteczne, nie uważamy za stosowne. Abyś przebywał w tym lesie i przywdziewał te korę i skóry jelenia. O ciemnooki. Twoje ciało i każda jego część są bardzo piękne. Osądź dobrze i uczyń jednego z nas swoim mężem. O dumny. Dlaczego jesteś tak bardzo piękna, marnując swoją młodość na próżno służąc temu niemu? W tym muni nie widać żadnych dobrych znaków. Nie możecie Cię nawet utrzymać ani chronić. Dlaczego więc daremnie mu służycie? O nieskazitelny. Zostaw natychmiast tego mu niego, zupełnie niezdolnego do dawania jakiejkolwiek przyjemności i poślubi jednego z nas. O ukochany. Wtedy będziesz cieszyć się w Nandana Kanana lub w Lesieca i Tratacha. O dumny. Jak spędzisz czas ze starym mężem, będąc doprowadzonym do takiego upokorzenia i bez jakiejkolwiek godności i szacunku do siebie, jesteś obdarzony wszystkimi pomyślnymi znakami, Ponadto jesteś księżniczką, nie jesteś nieświadomy wszystkich przyjemności tego świata, dlaczego więc chcesz wieść tak niefortunne życie na próżno w tym lesie? O księżniczko. Twoja twarz jest niezwykle piękna, twoje oczy są szerokie, a talia wąska. Twój głos jest słodki jak kukułka. Kto jest piękniejszy od ciebie? Porzuć teraz swojego sędziwego męża z C.T. i poślubi jednego z nas dla swojego szczęścia, wtedy będziecie mogli cieszyć się wspaniałymi niebiańskimi rzeczami w niebiosach. O, dobrze włosy! Jaką przyjemność możesz czerpać z przebywania w tym lesie ze swoim niewidomym mężem? O jelenioki! Służba w tak młodym wieku jest dla was bardzo bolesna, pozostać w tym lesie i służyć temu wiekowemu mężczyźnie. O księżniczko! Czy to, że lubisz kłopoty i nic więcej. O jeden z twarzą cudowną jak księżyc. Widzimy, że jesteś bardzo miękkiego ciała, więc zbieranie wody i owoców nigdy nie jest dla ciebie obowiązkiem. Tu kończy się czwarty rozdział księgi siódmej poświęcony rozmowie między dwoma aświnami i księżniczką sukaną w śrimat Lewip składającym się z osiemnaście zero wersetów. Autorstwa Mahasivi dawiasa Rozdział 5. O uzyskiwaniu młodości cjawana muni. Vyasa powiedział o królu. Słysząc ich słowa, księżniczka zaczęła drżeć, ale zachowując cierpliwość, przemówiła do nich w sposób powściągliwy w ten sposób: Jesteście synami Suryi i jesteście uznanymi bóstwami wśród bogów. Zwłaszcza ty wiesz wszystko. Jestem czystą, cnotliwą kobietą. Nie powinieneś mówić do mnie w powyższy sposób. O Dewy. Ojciec zaręczył mnie z nim praktykującym yoga Poza tym jestem czysty, jak mogę zachowywać się jak prostytutka. To słońce jest świadkiem dobrych lub złych czynów wszystkich ludzi, dlatego też patrzy na nasze czyny. Poza tym obaj urodziliście się w rodzinie Kajapy o wielkiej duszy. Dlatego wypowiadanie takich, niereligijnych i haniebnych, Słów jest całkowicie niewłaściwe. Znasz dobrze biekt Harmy, co jest religijne, a co niereligijne na tym świecie, który nie ma nic materialnego, jak kobieta rodzinna może opuścić męża i służyć innemu? Idźcie, gdzie chcecie, o bezgrzeszne dewy. Jestem córką sukaną króla Sierati, oddaną mojemu mężowi. Inaczej cię przeklnę. Wiasa powiedział, obharato. Słysząc te słowa, Aświnowie byli wielce zdziwieni i bojąc się mu niego, przemówili ponownie, o księżniczko. Cieszymy się bardzo, widząc waszą czystość, dlatego, o piękna kobieto. Proś nas o dobrodziejstwo, przyznamy to dla twojego dobra. O czcigodna kobieto. My, lekarze bogów, z pewnością sprawimy, że twój mąż będzie niezwykle piękny i młody, o mądry i inteligentny. Kiedy my troje będziemy dokładnie tacy sami pod względem sylwetki, wieku i blasku, Lepiej, żebyś uczynił jednego z nas swoim mężem. Słysząc ich słowa, Sukania była bardzo zdumiona i poszła do własnego męża i powiedziała wszystko, co oni, boscy lekarze, powiedzieli. Sukania powiedział o mężu. Aświnowie, synowie Suryi, zbliżyli się do naszego Aśramu. Widziałem dwa dewy i ich jasne ciała. Widząc mnie piękną, ogarnęła ich namiętność i powiedzieli mi, z pewnością sprawimy, że twój niewidomy mąż stanie się młody, jasny i damy mu ponownie dwoje oczu, ale będziesz musiał spełnić jeden warunek. Posłuchaj, twój mąż będzie dokładnie taki jak my i ty będziesz musisz wybrać męża spośród naszej trójki. O święty. Słysząc to jako dziwne, przychodzę cię poinformować. Teraz osądź i powiedz, co mam teraz zrobić. Mayadewy jest bardzo trudna do zrozumienia, tym bardziej, że nie znam ich intencji. O Postąpię tak, jak sobie życzysz. Ciawana powiedział, o ukochany. Idź teraz, na moje słowo, do Aświnów i przyprowadź ich, opomyślne. Przede mną. Cóż więcej mam powiedzieć niż to idź i obserwuj, co mówią tak wcześnie, jak to możliwe. Nie ma potrzeby zastanawiać się nad tą sprawą. Wiasa powiedział o królu. Uzyskawszy w ten sposób pozwolenie od swego męża, Sukanya udała się natychmiast do nich i powiedziała o Aświnowie. Jesteście głównymi bogami, teraz zrób tak jak mówisz, zgadzam się przestrzegać tego, czego pragniesz. Słysząc jej słowa, dwa dewy udały się następnie do Aśramu Muniego i powiedziały księżniczce, pozwól swojemu mężowi wejść do wody. Starzejący się Ciawana Muni szybko zszedł do wody, aby osiągnąć dobrą formę. Następnie oba jaświnowie weszli do wody tego zbiornika. Po kilku minutach ze zbiornika wyszły trzy osoby. Wszyscy byli jednakowo bystrzy, równie piękni, równie młodzi. A ich kończyny były jednakowo ozdobione kolczykami i różnymi innymi ozdobami. Wszyscy przemówili jednocześnie, o pomyślny. Nie ma drugiej tak pięknej kobiety jak ty, szczególnie twoja twarz jest bardzo czysta i jasna, dlatego wybierz któregokolwiek z nastrojga na swojego męża. O sprawiedliwy. Kogo najbardziej kochasz, wybierz go. Wiasa powiedział: O królu. Sukanya zobaczył wtedy, że ich ciała są równie jasne i piękne. Najmniejszej różnicy nie można znaleźć w urodzie, wieku, głosie i ubiorze. Zaczęła wątpić, widząc ich równy wygląd. Księżniczka, nie mogąc rozpoznać męża, zaniepokoiła się bardzo i pomyślała, co mam teraz robić, kogo wybrać. Są dokładnie takie same. Nie mogę rozróżnić, kto jest moim prawdziwym mężem, to może być magia stworzona przez dwóch aświnów. Jednak jestem postawiony w wielkim kryzysie. Nigdy nie wybiorę innego, który nie jest moim mężem. Dlatego moja śmierć jest blisko. Co zrobić teraz? Trzecia postać widziana teraz może być również synem Dewy. Tak rozmyślając, postanowiła medytować o najwyższej prakriti, pani wszechświata, najbardziej pomyślnej. Wtedy chuda księżniczka zaczęła śpiewać hymny Pchagawati. Cukania powiedział, o Matko Świata, w najbardziej bolesnych okolicznościach uciekam się do Ciebie, zachowaj moją czystość, kłaniam się do Twych stóp. O Dewi! Pozdrowienia dla Ciebie, zrodzony z lotosu. O Ty, droga małżonko Siankary! Pozdrowienia dla Ciebie! O Ty ulubienica wisznu, o matkowet, O Saraswati! Pozdrowienia dla Ciebie. Ty stworzyłeś świat, poruszający się i nieruchomy. Zachowasz go bez najmniejszego podniecenia. Znowu połykasz to dla pokoju i pomyślności wszystkich. Co więcej, jesteś najbardziej czcigodną matką Brachmy, Wisnu i Mahesh. Zawsze oświecasz zrozumienie analfabetów i zawsze obdarzasz wyzwolenie minaninów. Ty jesteś najwyższą Prakriti w pełni i ukochanym pierwszego poruszy. Dajesz pchukti, radość, i mukti, wolność, duszom, które są oczyszczone i czyste, sprawiasz ból tym, którzy są całkowicie pozbawieni wiedzy, i obdarzasz szczęściem tych, którzy są obdarzeni sadtwaguną. O Matko! Obdarzasz Siddhi, sukces, osiem nadprzyrodzonych mocy, sławę i zwycięstwo joginom. Pogrążony w oceanie oszołomienia, przychodzę teraz, by schronić się w Tobie. O Matko! Dwa D wybawią się ze mną w hipokryzję, tak zakłopotane. Nie mogę się zdecydować, kogo wybrać. Dlatego jestem pogrążony w oceanie smutku. Uratuj mnie, pokazując mojego prawdziwego męża. Owszechwiedzący. Znając mój ślub czystości, oświecasz mnie, abym mogła poznać mojego męża. Wiasa powiedział, o królu. Zadowolona z modlitw Sukanyi. Devi Tripura Sundari przekazała jej przyjemną satwa Inan, wiedzę odnoszącą się do sattwa Guny. Następnie ponownie spojrzała na te trzy postacie i chociaż były one podobne w wyglądzie i urodzie, natychmiast rozpoznała w myślach swojego męża i wybrała go. Kiedy Sukanya wybrał mu nicjawane, dwa dewy były wielce zadowolone, widząc to. Dwa dewy były zadowolone z łaski Bhagavati, byli ponadto zadowoleni. Widząc tcharmę czystości i udzielili jej błogosławieństwa. Następnie pożegnali się z Ciawaną i byli gotowi wyruszyć do swojego miejsca, kiedy Ciawana, bardzo zadowolony z przejścia przez ich łaskę, swoją urodę, młodość i żonę, przerwał im, mówiąc, o szlachetne dewy. Zrobiłeś mi wiele dobrego. Codziennie odczuwałem ból, mimo że mam piękną żonę. Ale dzięki twojemu miłosierdziu nie potrafię opisać. Jak bardzo jestem teraz szczęśliwy na tym świecie pełnym nieszczęść i kłopotów. Byłem bardzo stary i ślepy i nie miałem żadnej przyjemności, ale to ty przychodząc do tego lasu przyniosłeś mi oczy, młodość i cudowną urodę. Dlatego, obliźniacze dewy, pragnę zrobić ci w zamian coś dobrego. Biada temu, kto nie oddaje nic za dobro otrzymane od dobroczynnego przyjaciela. Ten człowiek pozostaje dłużnikiem na zawsze na tym świecie, dlatego pragnę dać wam teraz wszystko, czego zapragniecie. Obliźniacze dewy. Nawet jeśli dewy lub asury będą miały trudności z osiągnięciem, dam ci to, aby uwolnić się od długu, jaki mam wobec ciebie. Jestem bardzo zadowolony z twojego dobrego uczynku, dlatego bądź tak miły i mów wszystko, czego pragniesz. Zaczęli się naradzać i przemówili do domu negocjowane, który siedział obok niego z sukaną, Macharsi. Mamy wszystkie nasze pragnienia dzięki łasce ojca. Nadal trudno nam wypić jakąś libację razem z innymi dawami i pragniemy tego bardzo mocno. Podczas wielkiej ofiary brachmy na złotej górze, Kanakacala, Indra, król dewów, nakazał nam nie pić somy, ponieważ byliśmy lekarzami. Dlatego oznaw co tcharmy. O Asceto, Z pewnością wyświadczysz nam wielką przysługę, jeśli zmusisz nas do wypicia soku Soma, bylibyśmy bardzo szczęśliwi i spełnilibyśmy nasze pragnienia. Słysząc słowa świnów, Maharshi z radością przemówił do nich następującymi łagodnymi słowami, obliźniacze dewy. Byłem ślepy i stary, ale teraz stałem się młodym i pięknym mężczyzną i dzięki Twojej łasce odzyskałem żonę. Dlatego mówię to prawdziwie przed wami, że przy wielkiej ofierze lśniącego króla siarati chętnie sprawię, że wypijecie somę w obecności Indry, króla dewów. Słysząc te słowa mu niego, bliźniacy Aświnowie byli bardzo zadowoleni i wrócili do świata dewów. Również Municjawana powrócił do swego własnego aśramu ze swoją żoną Sukanyą. Tu kończy się piąty rozdział siódmej księgi o uzyskiwaniu młodości autorstwa Cjawana Muniego w Śrimat Devi Bhagavatam, Mahapuranamie liczącym zero wersetów, autorstwa Maharishi wedawiasa. Rozdział szósty, o przyznaniu łaświnom prawa do picia soku Soma. Janamejaya powiedział, o muni. W jaki sposób Maharishi Cjavana sprawił? Że te bliźniacze dewy wypiły somę i jak jego słowa okazały się prawdą. Ludzka siła jest znikoma w porównaniu z siłą Indry. Indra zabronił lekarzom a świnom pić sok somy. Jak więc mu nie mógł dać do tego prawo? To jest bardzo wspaniałe. Dlatego, o ty, oddany dharmie. O panie. Opisz szczegółowo czyny tego macharsicy Bardzo chciałbym to usłyszeć. Wiasa powiedział, o królu. W tej słynnej ofierze króla Sereatice Awanarisi dokonał wspaniałych czynów. Obharato. Teraz jestem opowiadając ci o swoim całkowicie cudownym charakterze. Posłuchaj uważnie. Maharishi Avanarisi, znamienity jak dewy, zaczął cieszyć się radosnym umysłem i radosnym sercem ze swoją piękną żoną Sukanyą, która była jak dewa Kanya. Pewnego razu żona Siaryati bardzo się zaniepokoiła i drżąc powiedziała do męża płacząc, o królu. Zaręczyłeś swoją córkę ze ślepym municjawana, teraz twoim obowiązkiem jest iść i zapytać, czy córka żyje, czy umarła. O panie! Co moja piękna córka robi z tym mężem? Proszę, udajcie się teraz do Aśramu Muniego i zobaczcie, co się z tym dzieje. O Rajarsi! Zawsze płonę z bólu i agonii. Kiedy o niej myślę. Musiała stać się bardzo chuda i szczupła z powodu kłopotów tapasy i proszę przyprowadź ją szybko tutaj do mnie. Cierpi wieczny ból, ponieważ ma niewidomego męża w podeszłym wieku i jest całkiem prawdopodobne, że stała się bardzo chuda i chuda, dlatego nie mogę się doczekać, aby zobaczyć moją córkę chudą i chudą, która nosi korę drzew jako swój strój. Siariati powiedział, o szeroko oki z radością idę właśnie teraz zobaczyć moją ukochaną córkę i tego mu niego o surowych ślubach. Wiasa powiedział o królu. Mówiąc to do swojej żony, przygnębiony smutkiem, król Siaratki wsiadł na swój rydwan i szybko udał się w stronę Asiramu ciawana mu niego. Dotarłszy tam, ujrzał Macharsi ciawane niczym syna Dewy. Widząc swoje ciało podobne do ciała Dewy, Król był oszołomiony i zaczął myśleć w ten sposób, co? Czy moja córka popełniła tak brzydki czyn, naganny w społeczeństwie? Ten Muni był bardzo spokojny i cichy, bez grosza przy duszy i bardzo stary. Moja córka, być może, ogarnięta namiętnością, zabiła go i bez wątpienia wzięła sobie innego męża. Rzeczywiście trudno jest zapanować nad Bogiem miłości, uzbrojonym w swój kwiecisty łuk. Ponadto okres młodości jest bardzo trudny do pokonania, więc ta córka kierowana pożądaniem rzuciła straszne piętno na czyste imię rodziny wielkiego Manu, precz z tym, którego córka na tym świecie ma zły charakter. Wydaje się, że córki rodzą się dla odkupienia wszystkich grzechów popełnionych przez ich ojców, ale jaki niesprawiedliwy czyn popełniłem dla własnych, samolubnych celów. Obowiązkiem każdego ojca jest zaręczyć swoją córkę z wszelką możliwą troską za oblubieńca odpowiedniego pod każdym względem, ale ja tego nie zrobiłem i teraz mam owoce odpowiadające mojemu działaniu. Jeśli zabiję moją córkę, okrutną i nieczystą, popełnię grzech z powodu zabicia kobiety, a ponadto mojej córki. Jestem przyczyną tej plamy na linii pochodzenia mu niego. Z jednej strony skandal z jednej strony jest bardzo silny. A uczucie do córki jest silne z jednej strony skandal z jednej strony jest bardzo silny. A uczucie do córki jest silne z jednej strony skandal z jednej strony jest bardzo silny. A uczucie do córki jest silne inne. Co mam teraz zrobić? Król pogrążył się w głębokich myślach. W tym czasie Sukanya przypadkowo zobaczyła swojego ojca pogrążonego w niespokojnych myślach. Widząc go, Sukanya natychmiast podeszła do ojca i zapytała króla słodkimi, czułymi słowami. O królu, jak to się stało, że twoja twarz stała się tak blada od niespokojnych myśli, widząc siedzącego przed tobą Mu niego, młodego mężczyznę o lotosowych oczach? Ojcze, o czym myślisz? Należysz do słynnej rodziny Manu, poza tym jesteś szlachetnym człowiekiem, nie powinieneś być tak nagle smutny. Przyjdź szybko i pochyl głowę przed moim mężem. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc tak słowa córki, król zniecierpliwił się gniewem i zaczął do niej mówić. O córko! Gdzie jest ten wiekowy ślepy asceta Muni i kim jest ten młodzieniec odurzony pożądaniem? W moim umyśle zrodziła się wielka wątpliwość. O okrutna dusza! Czy zabiłeś tego ciawana niego i zaangażowałeś się w taki grzeszny czyn? O ty, hańba dla twojej rodziny. Czy przyjęłaś innego męża z pożądania? Mój umysł bardzo się martwił, że nie widzę tego mu niego w tymaś ramie. On niegodziwy. Teraz nie widzę mu niego, ale zamiast niego widzę tę jasną osobę. I tak przez twoje grzeszne zachowanie mój umysł tonie w oceanie trosk. Słysząc słowa ojca, Sukanya uśmiechnęła się i z radością zabrała go od razu do męża i powiedziała: O ojcze, to twój zięć, on jest tym samym ciawana muni tutaj nie ma wątpliwości Bliźniaczy aświnowie nadali mu ten piękny blask i lotosowe oczy Dwa aświnni kumarowie przypadkowo przybyli do mojego aśramu i bez wątpienia z litości uczynili z ciawany tak miłego młodego człowieka o królu nie jestem twoją córką która dokona złego czynu jak myślisz zwiedziona tą piękną postacią u niego ojciec Pokłońcie się cjawana mu niemu. Zapytaj go, a on ci wszystko powie. Słysząc słowa córki, król natychmiast udał się do mu niego, pokłonił mu się i zapytał go czule w ten sposób. Król powiedział: O synu pchegu, jak odzyskałeś oczy, gdzie podziała się twoja starość? Uprzejmie opisz wszystkie swoje szczegóły tak wcześnie, jak to możliwe. O braminie. Widząc twoją przepiękną postać. Zrodziła się we mnie wielka wątpliwość, więc opowiedz mi wszystko szczegółowo, będę bardzo zadowolony, bez wątpienia. Ciawana powiedział, o królu. Dwa jaświnowie, lekarze bogów, przybyli tu na własny rachunek i mnie załatwili to dobro z ich miłosierdzia. Dzięki otrzymanej w ten sposób korzyści obdarzyłem ich dobrodziejstwem, że sprawię, że będą pić sok Soma w Agnistoma jajna króla Shreati. W ten sposób mam te piękne oczy i nową młodość. Dlatego, o królu, zbierz się i usiądź na świętym miejscu ofiarnym. Kiedy bramin Ceawala Muni przemówił w ten sposób, król Sarati i jego droga żona usiedli z największą przyjemnością i zaczęli rozmawiać na pomyślne tematy z wielkodusznym munim. Wtedy Pchargawa pocieszył króla i powiedział, że spełnię twoją ofiarę. Prosimy o zebranie wszystkich niezbędnych materiałów. Obiecałem Aświnom, że na pewno każę im pić sok Soma. Dlatego, o królu, będę musiał to spełnić w twojej ofierze. O królu. Jeśli Indra będzie zły wiasa powiedział: O królu, sierati, pan ziemi, z radością zaaprobował propozycję nam u niego. Następnie król okazał szacunek mu niemu i z przyjemnym nastawieniem powrócił do swego miasta ze swoją żoną. Cały czas rozmawiając o Munim po drodze. W dobry, pomyślny dzień, posiadając ogromne bogactwo i dobrobyt, przygotowywał doskonałe miejsce do złożenia ofiary. Następnie Municjawana zaprosił Wasistche i innych szanowanych Muni i zainicjował króla Sierati do spełnienia ofiary. Na początku ofiary Indra i inne Dewy oraz dwa Jaświnowie przybyli na ofiarę, aby napić się somy. Widząca świnów. Indra przestraszył się i zapytał inne dewy, dlaczego aświny tu przybyły? Są lekarzami i dlatego nigdy nie nadają się do picia somy. Kto sprowadził ich tutaj na tę wielką ofiarę Agnistoma? Dewy milczały. Wtedy Cjawana Muni był gotów ofiarować somę aświnom, a Indra natychmiast go powstrzymał, mówiąc, już mają zakaz picia somy jako ofiary, więc nie przyjmujcie dla nich naczynia somy. Wtedy Cjawana powiedział, o panie Siaci, to są synowie Suryi, powiedz więc, dlaczego naprawdę nie nadają się one do picia somy? Nie są mieszanej krwi, urodzili się z legalnej żony Surya Dewa. O panie Dewów, jaka jest więc wina świnów, lekarzy, że zabroniono im pić sok somy? Proszę odpowiedz. O Indro, ten punkt musi zostać rozstrzygnięty przez wszystkie tutejsze dewy. Obiecałem że w tej ofierze zmuszę ich do wypicia soku somy. Aby dotrzymać słowa, zainicjowałem króla w tej ofierze. Spełnię moje słowo, nie ma co do tego wątpliwości. O Indro, dali mi młodość i obdarzyli mnie oczyma i uczynili mi wielkie dobro. Ze wszystkich sił będę im dobrze czynił. Indra powiedział, Dewy wyznaczyły te Dewy na swoich lekarzy, dlatego są pogardzani w społeczeństwie, więc nie nadają się do picia somy. Nie musisz zmuszać ich do picia somy. Ciawana przemówił. O Indro. Zafałszowałeś się Sahal, Dlaczego więc daremnie dajesz upust swemu gniewowi? Podstępnie zamordowałeś Ritrasurę, To zupełnie niestosowne, żeby taka złośliwa osoba jak ty twierdziła, że Aświnowie nie mają prawa pić somy. To jest całkiem niemożliwe. O królu. Na początku tego sporu żadne ciało nie rozmawiało z Indrą. Znakomity Pchargawa sprawił, że przyjęli sok Soma. Tutaj kończy się szósty rozdział siódmej księgi o przyznaniu aświnom prawa do picia soku Soma w ślimat Dewi Pchagavatam, Machapuranam, składającym się z 18 000 wersetów Macha Arsiwe Rozdział siódmy, o bliźniaczych aświnach pijących z pucharu Soma. Vasa powiedział, o królu. Kiedy dwoma świnom podano naczynie wypełnione sokiem Soma, Indra bardzo się rozgniewał i okazując swoją siłę, przemówił w ten sposób do mu niego Ciawany. Obra nigdy nie będziesz w stanie obdarzyć go tak wysokim zaszczytem. Kiedy okażesz mi swoją wrogość, bez wątpienia zabiję cię dokładnie tak, jak wiś Ciawana powiedział, o Indro, nie obrażaj tych dwóch wielkodusznych aświnów. Dały mi piękno, Młodość i blask i sprawiły, że wyglądam jak druga dewa. O panie dewów! Tak jak inne dewy mogą przejąć naczynie somy z wyłączeniem ciebie, tak dwaj potężni jaświnowie mogą zrobić to samo w stosunku do ciebie. Indra powiedział, oni są lekarzami, więc nie mogą w żaden sposób mieć prawa do przyjęcia pucharu somy. Dopiero teraz odetnę ci głowę. Wiasa powiedział, o zdoborasy pcharaty. Słysząc te słowa Indry, mu sprawił, że Aświnowie przyjęli kielich Somy, w ten sposób bardzo obrażając Indry i nie zwracając uwagi na jego słowa. Kiedy dwa Aświnowie przyjęli kielich z pragnieniem wypicia Somy, potężny Indra zobaczył to i powiedział, jeśli każesz im pić somę z własnej potrzeby, rzucę piorun na twoją głowę dokładnie w tym samym czasie. Tak jak ja w kierunku Wiśwarupy. Muni rozgniewał się na to gwałtownie i kazała świnom wypić somę zgodnie z odpowiednimi obrzędami i ceremoniami. Indra również ze złością rzucił na niego piorun w obecności wszystkich dewów. Broń lśniła jak milion słońc. Widząc miotający w niego piorun, potężny Muni sprawił, że piorun Indry zatrzymał się dzięki swoim tapas. Potężny Muni następnie przyjął czarną magię. Aby zabić Indrę i ofiarował w ogniu oblacje sklarowanego masła i ziaren oczyszczonych przez mantramy. Dzięki tapasce o nieograniczonym blasku, z paleniska ofiarnego wyskoczyła Kritia, kobiece bóstwo, któremu składane są ofiary w celach destrukcyjnych i magicznych. A z Kritii zrodziła się bardzo silna osoba, bardzo okrutna i ogromnego ciała, wielki demon. Straszny demon, imieniem Mada, przerażał wszystkie istoty. Jego ciało było ogromne jak góra, zęby bardzo ostre i straszne. Cztery zęby miały po stojojan, a pozostałe zęby miały po dziesięć jodzian. Jego ramiona były jak góry, bardzo długie i dzikie, język, straszny, szorstki i tak bardzo długi, że sięgał nieba. Jego gardło było twarde jak szczyt góry i wyglądało na wściekłe, paznokcie przypominały tygrysie, włosy okropne. Jego ciało było czarne jak smoła. Twarz bardzo straszna, oczy jasne jak ogień pożogi i okropne. Jedna jego szczęka dotknęła ziemi, a druga dotknęła nieba. Tak narodził się demon o imieniu Mada, o ogromnej formie. Patrząc na niego, Dewy nagle się przestraszyły, Indra również bardzo się przeraził na jego widok i nie chciał już więcej walczyć. Demon połknął piorun Indry, spojrzał w niebo, i wstał, jakby chciał od razu połknąć cały wszechświat. Wpadł w furię i ścigał Indrę, aby go pożreć. Widząc to, dewy zawołały głośno, niestety. Jesteśmy zabici. Indra miał ręce unieruchomione przez mantramę, więc nie mógł rzucić piorunem, chociaż chciał to zrobić. Wtedy pan dewów, z piorunem w dłoni, spojrzał na demona jako uosobienie śmierci i przypomniał sobie swojego guru, biegłego w wiedzy który jest właściwym czasem do wykonania określonej rzeczy. Liberalnie myślący Brychaspati, wiedząc, że zbliża się niebezpieczeństwo i że pamięta o nim Indra, natychmiast przybył na miejsce. Następnie osądził, co zrobić w obecnym kryzysie i powiedział Indrze, o Indro, tego nie można uniknąć nawet za pomocą mantramów, co tu mówić o piorunie. Ta potężna Asura Mada powstała z ofiarnego paleniska dzięki tapasowi Cawana mu niego. Moc mu niego jest tutaj szczególnie odczuwalna. O panie Dewów! Nikt, ty, ja ani żaden inny dewa nie będzie w stanie mu się oprzeć. Wiem to. Nawet Brahma nie może powstrzymać gniewu tego, kto jest oddany Siakti, najwyższej siły. Cawana jest pchaktą najwyższej Siakti. Więc nie inne ciało jest w stanie go pokonać. On sam jest człowiekiem, który ma odzyskać krytę, którą sam zapoczątkował. Nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego lepiej jest teraz przyjąć schronienie u niego. Wiasa powiedział: O królu. Słysząc to od swojego guru, Indra udał się do mu niego i drżąc, skłonił się przed nim. O muniu: wybacz mi i powstrzymaj Jasurę przed zamiarem zabicia dewów. Owszechwiedzący jeden. Bądź zadowolony, dotrzymam Twoich słów. Obchargawo. Dwóch haświnów od tego dnia będzie miało prawo pić jakiś sok. To Wam mówię w prawdzie. O Braminie. Bądź mi łaskawie zadowolony. O Asceto. Twoja intencja nigdy nie zostanie zawiedziona. Szczególnie wiem, że jesteś znawcą tcharmy, więc nigdy nie będziesz w stanie sprawić, by Twoje słowo odbiło się od prawdy. Dwóch haświnów. Dzięki Twojej łasce, będzie mogło zawsze pić w kielich somy, a sława króla Sierati również nie będzie miała granic. Omuniu. Wiedz, że to, co zrobiłem, to po prostu przetestowanie Twoich umiejętności w tapas. Obraminie. Teraz wyświadcz mi tę przysługę i zabierz z powrotem swoją, tę demoniczną madę, wyrosłą z Twojego ofiarnego paleniska i w ten sposób czyń dobro wszystkim dewom. Nie ma co do tego wątpliwości. Tak żałośnie powiedział Indra, Ciawana, który znał najwyższą rzeczywistość, cofnął w sobie gniew powstały z wrogości do Indry. Wtedy Maharishi Ciawana pocieszył Dewy, które były bardzo zakłopotane i zaniepokojone strachem przed demonem zwanym Madą i podzielił Asurę na cztery części płci żeńskiej, pijącej, uprawiającej hazard i polującej na zwierzęta. Kiedy Mada została w ten sposób podzielona na cztery części, ogarnięte przerażeniem dewy poczuły ulgę, ocalenie i pocieszenie. Następnie Ciawana umieścił dewy na ich odpowiednich stanowiskach i dopełnił ofiary. Na koniec religijny Pchargawa kazał najpierw Indrze, a następnie dwuma świnom wypić puchary Somy. O królu! W ten sposób Ciawana miała świnów ich puchary Soma dzięki swojej mocy Tapas. Stamtąd sławny stał się czołg z ofiarnym słupem Jupa, a śram mu niego również był znany i szanowany pod każdym względem. Król Siarati również był bardzo zadowolony z tej ofiary i po jej ukończeniu powrócił wraz ze swymi ministrami do swego miasta. Syn Manu, potężny religijny Król Siarati rządził swoim królestwem wolnym od wszelkich przeszkód i innych wrogów. Miał jednego syna o imieniu Anarta. Anarta urodził mu syna o imieniu Rewata. Rewata zbudował miasto Kusiasthali pośrodku oceanu i zaczął tam mieszkać. Cieszył się wszystkimi rzeczami w krajach o nazwie Anarta i innych. Rewata miał stu synów, z których Kakudni był najstarszym i miał czysty charakter. Miał jedną bardzo piękną córkę o imieniu Rewati, obdarzoną wszelkimi pomyślnymi cechami. Kiedy córka osiągnęła wiek odpowiedni do małżeństwa, Król zaczął się zastanawiać, gdzie mógłby znaleźć księcia z dobrego, szlacheckiego rodu. Ten potężny król zaczął rządzić swoim ludem Anartas, ze swoją kwaterą główną na wzgórzu Rajwata. Z kim poślubić tę córkę, pomyślał król i postanowił, że pójdzie do Brachmy i zapyta go, czcigodnego, wszechwiedzącego Prajapatiego, czczonego przez Dewy. W ten sposób król udał się ze swoją córką Rywati na Brachmalokę. Tam Dewy, Jarnie, wajdy, góry, oceany i rzeki liśniły świetlistymi ciałami. Tam wieczni rysi, sitchowie, gandharbas, pannagowie i caranas śpiewali hymny brachmie, stojąc ze złożonymi rękoma. Tutaj kończy się siódmy rozdział siódmej księgi o bliźniaczych a świnach pijących kielich Somy w Srimad Devibhagavatam, Mahapuranamie liczącym zero 000 wersetów, autorstwa Maharishi Vedavyasa. Rozdział ósmy, O królu-rywacie i dynastii słonecznej. Janameja powiedział: "O braminie. Król był ksatrią, Jak mógł sam udać się ze swoją córką rywati do Brahmaloki? Siedziby brahmy. Mam co do tego wielką wątpliwość. Słyszałem kiedyś, rozmawiając o sprawach związanych z braminami, że tylko bramin, który jest powściągliwy i znający bramina, może sam udać się na Brahmalokę." Satyaloka jest bardzo trudna do przejścia dla ludzi tego świata, więc wątpię, jak król mógł udać się z Rwati z Pchuroki na Satyalokę. Człowiek, kiedy porzuci swoje ciało, może iść do niebios. Tak jest recytowane we wszystkich siastrach. Jak więc ludzie, będąc w swoich ludzkich ciałach, mogą udać się na Brachmalokę? Więc rozwiej moje wątpliwości, w jaki sposób król Rwata mógł udać się do Brahmaloki. Aby zapytać Prajapatiego o pewne sprawy. wiasa powiedział, o królu. Na szczycie góry Sumeru znajdują się niebiosa Indry zwane Amaravati, siedziba nieśmiertelnych, miasto same Amaniyana, Satyaloka, Vachniloka, Kailasa, Vaikundha, siedziba Wisnu i inne. Wielki uczni Aryuna, syn Prithy, udał się na Indraloka i spędził tam pięć lat. W starożytności królowie Kakutstha i inni udali się na Indralokę w swoich ludzkich ciałach. Nawet potężni Daityowie zwykli podbijać Indralokę i przebywać tam według własnej woli i przyjemności. W starożytności, kiedy władca Ziemi, król Mahabhisa, udał się na Brahmalokę, najpiękniejsza ganga również przybywała na Brahmalokę. Po drodze król ją zobaczył. O królu. Przypadkowo w tym czasie jej ubranie zostało odrzucone przez wiatr, król ujrzał ją częściowo w jej magim stanie, a obezwładniony pożądaniem uśmiechnął się, Ganga również uśmiechnął się. Widząc ich stan, Brahma natychmiast ich przeklął i musieli przyjść na ten świat i narodzić się. Wszystkie dewy, uciskane przez danawów, udały się na Wajkunthe i śpiewały hymny Hari, panu Kamali. O królu. Mężczyźni mogą udać się do wszystkich lok, w rzeczywistości ci ludzie o wielkiej duszy, którzy wykonują jarnię lub surową ascezę i w ten sposób zdobyli wielkie zasługi, ci, którzy spełniają ofiary i asceci, z pewnością idą do niebios. O królu. Tylko obfitość dobrych zasług jest jedyną przyczyną pójścia do nieba, więc nie powinieneś mieć co do tego żadnych wątpliwości. Jana Jaja powiedział: O Król Rywata udał się ze swoją córką Rywati na Brahmalokę. Ale co zrobił, kiedy tam poszedł? Co nakazał mu Brahma? A z kim król zaręczył się ze swoją córką na polecenie Brahmy? O braminie. Opowiedz mi teraz o tym wszystkim ze szczegółami. Wiasa powiedział: O królu. Słyszeć. Kiedy król udał się na Brahmalokę, aby zapytać o właściwego oblubieńca swojej córki, nie zabrakło śpiewu i muzyki. Więc czekał chwilę, aby znaleźć okazję, kiedy zgromadzenie będzie miało wolny czas, ale był tak bardzo zadowolony z muzyki, że nie mógł się powstrzymać od wysłuchania jej do końca. Kiedy muzyka dobiegła końca, król pokłonił się Brachmie, pokazał mu swoją córkę i poinformował go o swoich zamiarach. Król powiedział, odewo, ta dobra córka jest moja, teraz łaskawie powiedz, kto będzie jej oblubieńcem. Obrachmo, z kim mam poślubić tę córkę? Przyszedłem do ciebie, aby zapytać w tej sprawie. Szukałem wielu książąt i widziałem wielu z nich, ale żaden z nich nie przypadł mi do gustu, więc mój umysł nie jest spokojny. O Panie Dewów! Dlatego przyszedłem do ciebie. Wybierz dla niej jednego oblubieńca. Ma być kulinem, z dobrej rodziny, potężnym, religijnym liberalnym i księciem obdarzonym wszelkimi pomyślnymi cechami. To jest moja modlitwa. Vasa powiedział, o królu. Brahma, zrodzony z lotosu, stwórca świata, słysząc te słowa, roześmiał się, myśląc, że minęła bardzo długa przerwa. Następnie powiedział, o królu. Książęta, o których myślałeś, że zostaną oblubieńcami twojej córki, wszyscy umarli, ich synowie i wnuki, a nawet ich przyjaciele zmarli. Obecnie trwa 27. Manvantara 2 Para Yugi, więc żaden z książąt Twojej rodziny już nie istnieje. Daityowie splądrowali Twoje miasto. Teraz w tym miejscu panuje Ugrasena, król Matchury. Należy do znakomitej księżycowej rodziny Jajati. Jego syn, potężny Kansa, zrodzony z Danawy, zaczął zawsze wyrządzać krzywdę Dewom. Wtrącił własnego ojca do więzienia. Stając się bardzo wyniosłym, zaczął sam rządzić krajami innych królów i zaczął tyranizować poddanych. O królu! Ziemia była tak bardzo niespokojna przez armię niegodziwych królów demonów, że stała się zupełnie niezdolna do udźwignięcia dalszych ciężarów. Poszła więc szukać schronienia u Brachmy. Wtedy Brahma i inne dewy zaczęły mówić o ziemiu. Aby usunąć wasze brzemię, lotosooki Narayana wcieli się w inkarnację częściową w formie ślikryszny. Ten, który jest Narayanem, praktykował w starożytnych czasach, jako syn dharmy, bardzo surową ascezę w towarzystwie swojego brata Nary w świętej pustelni Badari. Teraz właśnie ta Dewa narodziła się w wielkiej rodzinie jadu w łonie Dewaki z Wasudewy i jest teraz czczona pod imieniem Vasudeva. O królu. Zabił tego okrutnego niegodziwca Kansę i umieścił na jego miejscu ugrasenę. Bardzo potężny Jara okrutny król Magathwy, jest teściem Kansy. Usłyszawszy o śmierci swego zięcia, wpadł we wściekłość, przybył do Mathury i rozpętał straszliwą wojnę. Vasudeva pokonał w bitwie tego Jara dumnego ze swego potężnego męstwa. Choć pokonany, Jara wysłał Kalajawane ze swoją armią. Aby ponownie walczyła z Kryszną. Kiedy Pchagawan Vasudeva usłyszał, że przybył król Javanas, odesłał wszystkich członków swojej rodziny i jadawów do dwarki i wraz ze swoim bratem Balaramą zaczął czekać na króla Jawana. Następnie udał się sam do obozu Jawana i zaprowadził go do górskiej jaskini, gdzie spał król Muchukunda, a następnie kazał zabić króla Jawana przez Muchukundę. Kryszna udał się następnie do dwarki. Miasto Dwarka było wtedy w opłakanym stanie. Kresna zebrał artystów i zbudował wspaniałe pałace, forty, targi i stragany itd. Tak dodając w ten sposób piękna temu miejscu. Ten potężny Vasudeva, udoskonalając w ten sposób miasto, uczynił Grasenę królem tego miejsca, a kresna czeka tam teraz ze swoimi przyjaciółmi. Jego starszy brat Baladeva, nosiciela pługa, obchodzony jest. Tak więc on z musarą w dłoniach jest wielkim wojownikiem i po części wcieleniem mananta dewa. On jest odpowiednim oblubieńcem twojej córki. Więc wydaj swoją córkę za mąż, bez żadnej zwłoki. Zgodnie z zasadami ceremonii zaślubin z sankarsaną balabhadrą. Po wydaniu córki za mąż udaj się do pustelni Badari i praktykuj tapasyę. To święte odosobnienie jest parkowym, terenem rekreacyjnym dewów. Świętym i oddającym ludziom obiekty ich pragnień. Po wydaniu córki za mąż udaj się do pustelni badali i praktykuj ta pasyę. To święte odosobnienie jest parkowym terenem rekreacyjnym Dewów, świętym i oddającym ludziom obiekty ich pragnień. Po wydaniu córki za mąż udaj się do pustelni badali i praktykuj tapasy. To święte odosobnienie jest parkowym terenem rekreacyjnym Dewów Świętym i oddającym ludziom obiekty ich pragnień. Wiasa powiedział, o królu. W ten sposób na polecenie zrodzonego z lotosu Brachmy król udał się ze swoją córką do dwarki. Dotarłszy tam wydał swoją pomyślną córkę za żonę Baladewie należycie. Zgodnie z regulaminem. W końcu, zgodnie z nakazem Brachmy, podjął surowe wyżyczenia w badari a kiedy nadszedł czas śmierci. Porzucił swoje śmiertelne ciało na brzegach rzeki i udał się do świata bogów. Janamejaja powiedział, obchagowanie, powiedziałeś jedną cudowną rzecz. Sto osiem odeszło, kiedy król Rwata ze swoją córką był głęboko pochłonięty słuchaniem muzyki na brachmaloce, jednak ani dobry król, ani córka nie zestarzyli się wystarczająco. Jak to możliwe? Jak mogli żyć tak długo? czy ich długowieczność miała być tak długa wiasa powiedział o królu brahmaloka nie jest dotknięty żadnym występkiem ani grzechem starość głód pragnienie czy strach przed śmiercią nic tam nie istnieje nie ma też żadnej innej przyczyny przez którą przychodzi znużenie jakie więc mogą być wątpliwości że tamtejsi ludzie będą długo żyć wolni od starości i śmierci kiedy król Sharyati wstąpił do niebios, wszyscy jego synowie zostali zniszczeni przez Raksasów. Ci, którzy pozostali, przerażeni opuścili kusiastkali i uciekli na wszystkie strony. Vaiva Fatamanu kichnął, dzięki temu wyszedł mu z nosa jeden potężny syn, nazywał się Iksaku. Rozprzestrzenił dynastię solar i stał się sławny, otrzymując doskonałą inicjację od na Narady. Zaczął nieustannie medytować Dewi i praktykował surową tapasyę, aby rozszerzyć swoją rasę. O królu! Iksaku miał stu synów, Wikuksi był najstarszy, był potężny i obdarzony wielką siłą. Iksaku został królem i mieszkał w Ajotki. Wysłał swoich pięćdziesięciu synów, potężnego Siakuni i innych do prowincji Uttarapattha, wschodnich, aby rządzili tymi krajami. Ten wielkoduszny monarcha wysłał także ośmiu innych synów, aby rządzili krajami na południu. Zachodni. O królu. Pozostałych dwóch synów trzymał u boku dla własnej służby. Tutaj kończy się ósmy rozdział siódmej księgi. Opowiadający o historii króla Rwaty i rozprzestrzenianiu się dynastii Solar w Mahapuranam Śrimat Devibhagavatam, składającym się z 18000 wersetów autorstwa Maharshi Veda Vyasa. Rozdział 9, o historii Kakutstwy i pochodzeniu Mantchaty. Vyasa powiedział, o królu. Pewnego razu nadszedł czas na Astaka Śradha, ceremonię pogrzebową ku czci zmarłych. Widząc to, Król Iksaku rozkazał swemu synowi Wikuksiemu o dziecko. Idź natychmiast do lasu i przynieś starannie czyste, uświęcone mięso dla. Cele śradchły, patrzcie, żeby nie było zaniedbywania obowiązków. W ten sposób wydawszy rozkaz, Wikuksi natychmiast udał się do lasu wyposażony w broń. Polował w lesie na dziki, świnie, jelenie i zające. Ale był tak bardzo zmęczony podróżą po lesie i tak bardzo zgłodniał, że zapomniał o Astaka śradcha i zjadł tam w lesie jednego zająca. Resztę doskonałego mięsa przyniósł i przekazał ojcu. Kiedy przyniesiono to mięso do pokropienia w celu oczyszczenia, widząc je, rodzinny kapłan Wasistcha od razu zorientował się, że część została już zjedzona, a pozostała część... Resztki jedzenia nie nadają się do pokropienia, taka jest reguła siastr. Wasistcha poinformował króla o tym błędzie w pożywieniu. Zgodnie z radą guru, król, dowiedziawszy się w ten sposób o pogwałceniu przez syna reguły, bardzo się rozgniewał i wygnał syna ze swego królestwa. Książę stał się znany od tego czasu jako zasada, ani trochę nie żałował gniewu ojca. Poszedł do lasu i chętnie tam pozostał. Chętnie spędzał czas pochłonięty religią i utrzymywał się z owoców leśnych i korzeni. Po jakimś czasie, gdy zmarł jego ojciec, odziedziczył swoje królestwo. Zostając królem Majotchi, Siasiada miał tylko jednego syna, zasłynął w trzech lokach imieniem Kakutztwa. Znany był również pod innymi imionami, Indrawaha i Puranyaja. Chętnie spędzał czas pochłonięty religią i utrzymywał się z owoców leśnych i korzeni. Po jakimś czasie, gdy zmarł jego ojciec, odziedziczył swoje królestwo. Zostając królem Majotchi, Siasiada miał tylko jednego syna, zasłynął w trzech lokach imieniem Kakuctwa. Znany był również pod innymi imionami, Indrawaha i Puramjaya. Chętnie spędzał czas pochłonięty religią i utrzymywał się z owoców leśnych i korzeni. Po jakimś czasie, gdy zmarł jego ojciec, odziedziczył swoje królestwo. Zostając królem Majotchi, siasiada miał tylko jednego syna, zasłynął w trzech lokach imieniem Kakutstwa. Znany był również pod innymi imionami, Indrawacha i Puranjaja. Janamejaja powiedział, o święty. Jak i dlaczego książę otrzymał imię Kakutstwa? Dlaczego był znany pod dwoma innymi imionami? Powiedz mi to wszystko. Wiasa powiedział o królu. Kiedyś Asiada dał się do niebios, Kakutstwa został królem. Ten religijny król zaczął wtedy rządzić krajem swojego ojca i dziadka z władzą wspartą potężnym ramieniem. W tym czasie dewy poniosły klęskę z rąk danawów i przyjęły schronienie u wisnu. Nieomylnego i Pana Trzech Światów. Wieczny Wielki Wisnu, pełen inteligencji i szczęścia, zwrócił się następnie do dewów. Wisnu powiedział, o dewy. Idźcie i módlcie się do króla siasiady. Będzie twoim sprzymierzeńcem i zabije wszystkie demony. Ten król jest religijny, szczególnie jest czcicielem najwyższej siakti. Jest dobrym łucznikiem i przyjdzie ci z pomocą. Jego siła jest ogromna. Wiasa powiedział: O królu, Indra i inne Dewy, słysząc podobne do nektaru słowa Hari, udały się do Ajothi, do Kakutztwy, syna Shasiady. Widząc Dewy w swoim pałacu, król czcił je należycie i z wielką troską i zapytał ich: Dlaczego tam przybyli? Król powiedział: O Dewy, kiedy zaszczyciłeś mnie swoją obecnością tutaj, jestem błogosławiony i uświęcony. Moje życie jest tu koronowane z sukcesem. Powiedz, co mogę dla ciebie zrobić? Wykonam to, nawet jeśli będzie to dla mnie bardzo trudne. Dewy powiedziały, o książę. Proszę, pomóż nam i wesprzyj nas oraz pokonaj da i tyłów, niezwyciężonych przez Dewy i stwórz sojusz z Indrą. O królu. Dzięki łasce najwyższej siakti nigdzie nie masz nic nieosiągalnego, więc przybyliśmy do ciebie z polecenia wisnu. Król powiedział, o dewy. Mogę cię poprzeć i zostać twoim sprzymierzeńcem, jeśli Indra będzie mnie nosił na plecach w czasie wojny. Będę teraz walczył z Daitami w imieniu dewów, ale pójdę na pole bitwy na grzbiecie Indry, to wam szczerze mówię. Vasa powiedział, o królu. Następnie dewy przemówiły do Indry, o panie siaci. Teraz waszym obowiązkiem jest to zrobić, więc porzucając wstyd, Bądź nosicielem tego króla. Indra bardzo się zawstydził, ale będąc często oproszonym przez Hari, w końcu przybrał wygląd byka, takiego jak wielki byk siwy. Król wsiadł na tego byka, aby wyruszyć na wojnę, walczył, siadając na garbie na ramionach byka, kakut, dlatego został nazwany kakutstwa. Indra niósł króla na plecach, stąd nazwano go Indrawaha, pokonał danawówy w bitwie, dlatego nazywano go Puramjaya. Potężny król pokonał Danawów i oddał całe ich bogactwo dewom. Pożegnał się z dewami i wrócił do własnego królestwa. W ten sposób powstał sojusz z Indrą. O królu! Kakuctcha stał się bardzo sławny na tej ziemi. Jego potomkowie zostali królami i byli znani jako Kakuctchowie i wszyscy byli bardzo sławni tutaj na ziemi. Kakuctcha miał jednego potężnego syna, nazwanego przez swoją legalną żonę Kakuctcha. Kakutstha miał syna Prithu, potężnego męstwa. Prithu był po części inkarnacją Wisnu i czcicielem stóp najwyższego siakti. Jego synem był Wiśwarandhi, został królem i rządził królestwem. Jego synem był Candra, został królem, rządził swoimi poddanymi i bardzo mnożył swoje sprawy. Juwanaśwa był jednym z jego synów, był bardzo potężny i porywczy. Siawanta był synem Juwanaśwy. Był bardzo religijny, zbudował ładne miasto o nazwie Siawanti, podobne do raju Indry. Brichadaśwa był synem siwanty o wielkiej duszy, miał syna Kuwalajaśwę, stał się panem ziemi mocą swoich ramion. Zabił Tchundu Danawę, więc był bardzo sławny pod imieniem Tchundmara. Jego synem był Dritchhaśwa, rządził ziemią, jego synem był Srimanhar Aśwa, jego synem był Nikumpcha, został królem. Pcham miał syna Varcha na Krysiaśwa był jego synem. Jego synem był potężny Parasenadzid. Męstwo jego syna nie znało granic. Parasenadzid miał szczęśliwego syna Jałwanaśwe. O szczęściarzu. Synem Jałwanaśwy był Śrīman Mantchata. Został panem ziemi i dla zadowolenia Dewi Pchagawati kazał zbudować tysiąc osiem pałaców w Benares i w innych głównych miejscach pielgrzymek. Mauthata nie narodził się z łona swojej matki, ale narodził się w brzuchu u swego ojca. Wtedy kaznodzieje rozerwali brzuch jego ojca i wyciągnęli go. Janamejaja powiedział, o szczęściarzu, to, co powiedziałeś, nigdy wcześniej nie było widziane ani słyszane. Takie narodziny są wysoce nieprawdopodobne, jak ten piękny syn urodził się w brzuchu ojca. Opisz to szczegółowo i zaspokój moją ciekawość. Wiasa powiedział, o królu. Król Jałwanaśwa miał sto królowych, jednak nie miał problemów. Król zawsze dużo myślał o swoim synu. Pewnego razu król, zasmucony i pragnący syna, udał się do świętych odosobnień Risich. Po przybyciu tam zaczął często ciężko oddychać przed ascetami. Widząc jego smutny stan, Risich napełniła litość. O królu. Bramini, którzy mu powiedzieli, o królu. Dlaczego jesteś taki smutny i przygnębiony? Jaki smutek dręczy twoje serce? Mów prawdziwie, z pewnością naprawimy twoją krzywdę. Jałwanaśwa powiedział: O mamy bogactwo królestwa, doskonałe konie, sto znakomitych, cnotliwych żon. Nie mam wrogów w trzech światach, nikt nie jest silniejszy ode mnie. Wszyscy królowie i ministrowie są posłuszni mojemu wezwaniu, ale o asceci. Nie mam syna. Ten mój stan bez syna jest jedyną przyczyną mojego bólu i smutku. To zniszczyło całe moje szczęście. Widzieć. Osoby, które nie mają syna, w żaden sposób nie mogą iść do nieba. Dlatego zawsze cierpię z tego powodu. Wszyscy jesteście ascetami. Zadałeś sobie wiele trudu, aby poznać esencję siastr wedyjskich. Więc łaskawie powiedz mi, Jaka ofiara jest dla mnie odpowiednia, aby mieć syna? O asceci, jeśli litujesz się nade mną, łaskawie wykonaj dla mnie tę dobrą pracę. Wiasa powiedział: O królu. Słysząc słowa króla, wszyscy napełnili się litością i pełnią umysłu zmusił go do złożenia ofiary, której przewodnim bóstwem był Indra. Ze względu na króla, aby mógł urodzić mu się syn, kazali braminom napełnić dzban wodą, Oczyścić go i napełnić mantramami wedejskimi. Król poczuł pragnienie w nocy i wszedł na ziemię ofiarną, widząc śpiących braminów. Sam król wypił tę wodę, doprawioną mantramem. Bramini poświęcili i trzymali tę wodę osobno, zgodnie z właściwymi zasadami, dopłacając mantramami dla żony króla, ale król, spragniony, sam wypił tę wodę nieświadomie. Następnego ranka bramini ujrzawszy pusty dzban wody. Bardzo się przestraszyli, bramini zapytali wtedy króla, kto pił wodę? Kiedy dowiedzieli się, że sam król pił wodę, mnowie uznali to za akt dajwa, przeznaczenia, i dopełnienie ofiary powrócili do swoich siedzib. Wtedy król zaszła w ciążę mocą ofiarnych mantramów. Po pewnym czasie syn stał się w pełni rozwinięty. Następnie ministrowie króla, przecinając mu prawe jelito, wyciągnęli syna. Z Bożej łaski król nie umarł. Kiedy ministrów niepokoiła myśl, czyje mleko dziecko będzie ssać, wtedy Indra powiedział, że dziecko wypije, manthata, mój palec wskazujący i włożył palec do ust dziecka. Z tego powodu nazywał się manthata. W ten sposób szczegółowo opisałem pochodzenie manthaty. Tu kończy się dziewiąty rozdział siódmej księgi o historii kakutstwy i pochodzeniu Mantchaty w Śrimat Devi Bhagavatam, Mahapuranam, liczącym osiemnaście zero 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 wersetów, autorstwa Mahaeshi Veda Vyasa. Rozdział dziesiąty, o historii Satyavraty. Vyasa powiedział, o królu. Ten król Mantchata, zgodnie ze swoją obietnicą, Podbił jeden po drugim cały świat i został najwyższym władcą wszystkich innych cesarzy i otrzymał tytuł Sarwa Pchauma władca całej ziemi, o królu. Cóż więcej mówić o wpływie Manthaty w tamtym czasie niż to, że wszyscy Rabusie, przerażeni jego przerażeniem, uciekli do górskich jaskiń. Z tego powodu Indra nadał mu tytuł Trasadasyu. Ożenił się z Bindumati, córką siasia Windu. Jej kończyny były proporcjonalne i doskonałe, więc była bardzo piękna. Mantkata miał z tą żoną dwóch synów, słynnego Purukutstha i Muhukundę. Purukutstha miał syna Anaranye, książę ten był sławny pod imieniem Brihadaśwa. Był bardzo religijny i głęboko oddany ojcu. Jego synem był Haraśwa, był religijny i znał najwyższą rzeczywistość. Jego synem był Trithanva, jego synem była Aruna. Synem Aruny był Satyavrata, był bardzo chciwy, pożądliwy, niegodziwy i samowolny. Pewnego razu ten okrutny książę, obezwładniony rządzą, ukradł żonę jednemu z braminów i stworzył w ten sposób przeszkodę w jego małżeństwie. O królu. Bramini, zjednoczeni w jedno ciało, przybyli do króla Aruny, opłakując, Lamentując i powtarzając wielokrotnie, niestety, jesteśmy zrujnowani. Król zwrócił się do zasmuconych poddanych braminów, o bramini. Jaką krzywdę wyrządził ci mój syn? Słysząc w ten sposób dobre słowa króla, dwija biegli w wydach, wielokrotnie błogosławili go i mówili dwukropek o król. Jesteś pierwszym z potężnych. Więc twój syn jest taki jak ty. Dziś siłą ukradł podczas ceremonii za ślubim córkę bramińską już wydaną za mąż. Wiasa powiedział o królu. Wysoce religijny król, słysząc słowa braminów, uznał je za prawdziwe i powiedział do swego syna, o człowieku złego zrozumienia. Dokonując tego złego czynu, uczyniłeś dziś bezużyteczne swoje imię. O Okrutne, odwal się od mojego domu. O grzeszniku. Nigdy nie będziecie mogli mieszkać na moim terytorium. Widząc rozgniewanego ojca, Satyagrata wielokrotnie powtarzał: Ojcze, gdzie mam iść? Powiedział: żyj z candalami. Ukradłeś żonę Braminowi, więc zachowałeś się jak sandala. Idź i żyj z nimi szczęśliwie. O hańbie twojej rodziny. Nie lubię załatwiać spraw przez ciebie, wymazałeś imię tej rodziny. A więc, o grzeszniku, Idź tam, gdzie chcesz. Słysząc słowa swego rozgniewanego ojca, Sapiawrata natychmiast opuścił dom i udał się do candalów. Książę, ubrany w zbroje i trzymający łuki i strzały, zaczął spędzać czas z candalami, ale nie mógł wyrzucić z piersi uczucia, współczucia i miłosierdzia. Kiedy został wygnany przez swojego rozgniewanego ojca o liberalnych podglądach, Guru Wasistcha podrzegał króla do powyższego celu. Dlatego Satyavrata był zły na Wasistche, ponieważ on, znając tkarma siastry, nie odwiódł ojca od wygnania syna. Jego ojciec z niewyjaśnionych przyczyn opuścił miasto i ze względu na syna udał się do lasu, aby praktykować wyrzeczenia. O królu. Z powodu tego grześnego czynu Indra nie padał w ogóle w swoim królestwie przez 12 lat. O królu. Właśnie wtedy również Rishi Mitra, trzymając żonę i dzieci w tym królestwie, zaczął praktykować surowe wyrzeczenia na brzegach rzeki Kausiki. Piękna żona Kusiki wpadła wtedy w wielkie kłopoty, jak utrzymać rodzinę? Wszystkie dzieci zbolałe z głodu, zaczęły płakać, błagając o ryż Nibar. Widząc to wszystko, czysta żona Kausiki bardzo się zaniepokoiła. Widząc głodne dzieci, myślała: gdzie mam teraz iść? Kogo prosić i co robić, skoro król nie przebywał wówczas w królestwie? Mąż też nie jest blisko, więc kto chroniłby moje dzieci? Chłopcy nieustannie płaczą. Idź więc do mego życia. Pomyślała też tak, mąż zostawił mnie w tym stanie bez grosza przy duszy. Cierpimy z powodu braku pieniędzy. On ich nie zna, chociaż jest całkiem zdolny. Ratuj mojego męża. Kto jeszcze będzie wspierał moich synów? Wszyscy teraz umrą z głodu. Mógłbym sprzedać jednego z moich synów, cokolwiek z tego będę miał. Mogę utrzymać pozostałych. To jest teraz mój najwyższy obowiązek. Nie powinienem postąpić inaczej i zabić wszystkie moje dzieci, więc teraz sprzedam jednego z moich synów, aby wesprzeć pozostałych. Utwardzając w ten sposób swój umysł, wyszła, przywiązując dziecko sznurem do szyi. Żona mu niego. Ze względu na inne dzieci, przywiązała środkowego syna sznurem i wyszła z domu. Książę Satyavrata ujrzał ją przygnębioną bólem i smutkiem i zapytał: O, piękna, co teraz zamierzasz zrobić? Kim jesteś? Ten chłopiec płacze. Dlaczego związałeś go sznurem na szyi? O sprawiedliwy. Wypowiedz mi szczerze przyczynę tego wszystkiego. Żona rzekła: O, książę, jestem żoną Wisła Mitry. To są moi synowie. Idę teraz, z braku żywności, sprzedać jedną z nich z własnej woli. O królu, mój mąż odszedł, aby praktykować tapasy. Nie wiem, dokąd poszedł. W domu nie ma jedzenia, więc sprzedam jednego, aby utrzymać pozostałych synów. Satyagrata powiedział, Oczysty, ratuj swoje dzieci. Przyniosę ci twoje artykuły żywnościowe z lasu, dopóki twój mąż nie przyjdzie. Codziennie będę mocował trochę jedzenia na drzewie w pobliżu waszego aśramu. To mówię prawdziwie. Żona Wiśwa Mitry, słysząc te słowa księcia, uwolniła dziecko z więzów i zabrała je do swojego aśramu. Dziecko zostało później nazwane Galaba, ponieważ było zapinane na szyi. Później został wielkim Rishim. Żona Wiśwa Mitry odczuwała wtedy wielką przyjemność w swoim domu, otoczona dziećmi. Przepełniony szacunkiem i miłosierdziem satyavrata należycie wykonał swoje zadanie i codziennie dostarczał żywność rodzinie Wiśwamitry. Polował na dziki, jelenie, bawoły i tym podobne i zwykł zabierać ich ciała do miejsca, w którym mieszkała żona Wiśwamitry i dzieci, i przywiązywał je do sąsiedniego drzewa. Żona rsi dawała je swoim dzieciom. Otrzymując w ten sposób doskonałe jedzenie, czuła się bardzo szczęśliwa. Teraz... Kiedy króla Runa udał się do lasu tapasy, Muni Wasistcha starannie strzegł miasta Ajotchya, pałacu i domostwa. Satyavrata również codziennie utrzymywał się z polowania, zgodnie z poleceniem ojca, i przestrzegając tcharmy, mieszkał w lesie poza miastem. Satyavrata zawsze żywił w swoim sercu, z jakiegoś powodu, uczucie gniewu wobec Wasistchy. Kiedy jego ojciec wygnał swego religijnego syna, wasistcha nie przeszkodził mu. To jest przyczyną gniewu Satyavraty. Małżeństwo nie staje się ważne, dopóki nie zostanie wydeptanych siedem kroków. Ceremonia, więc kradzież dziewczyny w tym okresie nie jest równoznaczna z kradzieżą żony Bramina. Cnotliwy wasistcha wiedział o tym, jednak nie przeszkodził królowi. Pewnego dnia książę nie znalazł nic do polowania, widział w las, Krowa Wasistchy dająca mleko. Bardzo przygnębiony głodem król zabił krowę jak bandytę, częściowo z gniewu, a częściowo z powodu złudzeń. Przywiązał część mięsa do tego drzewa dla żony Wiśwamitry, a resztę zjadł sam. O jeden z dobrych ślubów. Żona Wiśwamitry nie wiedziała, że to wołowina i myślała, że to mięso jelenia, więc karmiła nią swoich synów. Kiedy Wasistcha dowiedział się, że jego krowa została zabita, rozpalił się gniewem i przemówił do wraty, o niegodziwy. Jaką ohydną zbrodnię popełniłeś, jak pisiaca, zabijając krowę. Za zabicie krowy, kradzież żony bramina i ognisty gniew twojego ojca. Za te trzy zbrodnie niech wyjdą na twojej głowie trzy sianku, czyli trzy ślady trądu jako oznaki Twoich zbrodni. Wiasa powiedział: O królu. Książę Sate Przeklęty w ten sposób przez Vaisisthe, pozostał w tym odosobnieniu i praktykował surową tapasyę. Ale otrzymał od syna mu niego doskonałą mantrem najwyższej pomyślnej Hagawati i pogrążył się w kontemplacji tego. Tu kończy się dziesiąty rozdział siódmej księgi, opowiadających historię Satyagraty w Mahapuranam Ślimat Deviphagavatam, liczącym osiemnaście 000 wersetów, autorstwa Wedawiasa. Rozdział 11. o historii Trisianku. Jana Myjaja powiedział, o inteligentne. Czy książę Trisianku uwolnił się później od klątwy rzuconej na niego przez mu muniego Wasistcha? Wiasa powiedział, o królu. Satyavrata, przeklęty przez Wasistchę, został przemieniony w stan demoniczny, pisia catwa, ale stał się wielkim wielbicielem Dewi i spędził czas w tym aśramie. Pewnego dnia... Powtarzając powoli dziewięcioliterową mantrę Phagawati, zapragnął odprawić ceremonię puraśca na powtarzania imienia bóstwa, któremu towarzyszyły całopalenia, oblacje i tym podobne wspomnianej mantry, przyszedł do braminów, pokłonił się im z wielkim oddaniem i czystością i powiedział, O godni bogowie ziemi, wysłuchaj mnie łaskawie. Z pochyloną głową modlę się do was, abyście wszyscy byli moimi kapłanami. Ritwix. Wszyscy jesteście biegli w wydach, tak łaskawie wykonaj dla mnie należycie ceremonię Homa równą jednej dziesiątej części japam za mój sukces. O Bramini. Nazywam się Satyavrata, jestem księciem, powinieneś wykonać tę pracę dla mnie, dla mojego dobra. Słysząc słowa księcia, Bramini powiedzieli o książę. Jesteś przeklęty przez swojego guru i jesteś teraz przemieniony w stan demoniczny. Nie masz teraz prawa do wet, zwłaszcza teraz jesteś w stanie pisiaca, jest obwiniany przez wszystkie osoby, więc teraz nie nadajesz się do inicjacji w ceremonii. Wiasa powiedział o królu. Słysząc ich, książę bardzo się zasmucił i przygnębił, i pomyślał, do diabła z moim życiem. Co mam teraz robić, żyjąc nawet w lesie? Mój ojciec mnie opuścił, jestem wygnany z królestwa, ponownie. Przez klątwę góru mam ten stan pisiaca, dlatego nie mogę się zdecydować, co robić. Książę, zebrawszy opał, przygotował sobie stos pogrzebowy, przypomniał sobie Sandika Devi i powtarzając jej mantram, postanowił skoczyć w ogień. Książę rozpalił stos z przodu, wykąpał się i stojąc ze złożonymi dłońmi, przed wejściem w ogień zaczął intonować hymny do Mahamali. W tym momencie Devi Bhagavati, wiedząc, że książę jest gotów się spalić. Natychmiast podeszła do miejsca na grzbiecie lwa drogą powietrzną. Ocnotliwy, co to wszystko jest? Co załatwiłeś to wszystko? Nigdy nie rzucaj się w ogień, bądź cierpliwy, o szczęściarzu. Twój ojciec jest już stary, da ci swoje królestwo i pójdzie do lasu na tapasy, dlatego, o bohaterze, zostaw swoją depresję na duchu, o królu. Jutro ministrowie twego ojca przyjdą do ciebie, aby cię tam zabrać. Dzięki mojej łasce twój ojciec osadzi cię na tronie i we właściwym czasie pokona jego pragnienia i bez wątpienia uda się na Brahmalokę. Wiasa powiedział. O szczęściarzu. To mówiąc, Dewi zniknęła w tym miejscu, książę również zrezygnował z zamiaru wejścia w ogień. W międzyczasie wielkoduszny Narada udał się do Ayothy i od razu poinformował o wszystkim króla. Król bardzo się zasmucił i zaczął bardzo żałować, słysząc postanowienie syna, by się spalić. Cnotliwy król, zasmucony w sercu z powodu syna, powiedział do swoich ministrów: Wszyscy jesteście świadomi odejścia mojego syna. Opuściłem mego inteligentnego syna, Satyawrata, chociaż był bardzo uduchowiony i godny dostąpić królestwa. Jednak, na mój rozkaz, on od razu poszedł do lasu. Pozbawiony bogactwa, Praktykując przebaczenie, spędzał czas na studiowaniu, szczególnie wiedzy duchowej, ale wasist Hadewa przeklął go i uczynił jak pisiaca. Bardzo przygnębiony bólem i rozpaczą, był gotów się spalić, ale Mahadewi mu to uniemożliwiła i zrezygnował z tego celu. Idź więc szybko i pocieszając mego potężnego najstarszego syna, przyprowadź go natychmiast do mnie. Jestem teraz spokojny. Cichy i mam usposobienie wycofujące się, więc jestem zdecydowany praktykować tapasy. Mój syn jest teraz w stanie rządzić poddanymi, teraz osadzę mego syna na tronie i udam się do lasu. Dlatego chętnie wysłał swoich ministrów do swojego syna. Ministrowie również chętnie tam poszli, pocieszyli księcia i z szacunkiem zaprowadzili go do miasta Jotia, widząc Satyavratę ze zmierzwionymi włosami na głowie, w brudnym ubraniu. Chudy I wyczerpany troskami, król zaczął myśleć w sobie: Och, co za okrutny czyn popełniłem, chociaż wiem wszystko o religii, wypędzając mojego inteligentnego syna, który jest zdolny do rządzenia moim królestwem. Myśląc tak, objął syna za ramiona i pocieszając go, posadził go przy swoim tronie. Król, zaznajomiony z polityką, Zaczął mówić radośnie, ze zduszonym uczuciem miłości do siedzącego obok niego syna. O synu, waszym najwyższym obowiązkiem jest zawsze skupiać umysł na religii i szanować braminów. Nigdy nie mów nigdzie fałszywie ani nie podążaj w żaden sposób złym kursem. Raczej należy w pełni przestrzegać słów duchowych dobrych osób, a z cetą należy się cześć. Zmysły muszą być kontrolowane, a nikczemni okrutni rabusie z pewnością zostaną zabici. O synu, aby odnieść sukces, należy skonsultować się ze swoimi ministrami i za wszelką cenę zachować to w tajemnicy. Każdy wróg, jakkolwiek by nie był znaczący, mądry król nigdy nie powinien go przeoczyć. Ministrowie, jeśli są przywiązani do innych panów, a potem wracają, nie ufajcie im. Szpiegów należy trzymać tak, aby obserwowali zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Okazujcie zawsze żywe poważanie religii i składajcie dary charytatywne. Nie należy kłócić się na próżno i zawsze unikać towarzystwa niegodziwców. O synu. Powinniście wielbić machariszów i spełniać różne ofiary. Nigdy nie ufaj kobietom, tym, którzy są nadmiernie uzależnieni od kobiet i hazardzistom. Nigdy nie zaleca się zbytniego uzależnienia od polowań. Zawsze odwracaj się plecami do hazardu, picia, muzyki i prostytutek i staraj się, aby twoi poddani postępowali tak samo. Wcześniej rano w Brahma Muhurta codziennie powinieneś wstawać z łóżka i kąpać się oraz wykonywać inne analogiczne obowiązki. O synu. Bądźcie inicjowani przez górów Devi mantra i czcijcie z oddaniem najwyższą siłę, bhagavati. Ukoronowaniem ludzkich narodzin jest uwieńczeniem wielbienia jej lotosowych stóp, o synu. Ten, kto raz odprawia wielką puże Mahadevi i pije wodę Cara Namrita, wodę, którą wielbione są jej stopy, nie może nigdy więcej wejść do łona swojej matki, wiedzieć to jako pewne. Że Mahadevi jest wszystkim, co widać, a ona sama jest ponownie widzącą i świadkiem natury inteligencji. Wypełniony tymi ideami, spoczywaj nieustraszony jak uniwersalna dusza. Wykonuj swoje codzienne na okazjonalne, obowiązki, idź na zgromadzenie braminów i wzywając ich, zapytaj o wnioski z karma siastr. Bramini, biegli w wedach i wedantach, są przedmiotem czci i muszą być czczeni. Dawaj im więc zawsze według zasług, krów, ziemi, złota i tak nie czci żadnego bramina który jest analfabetą. Nie dawaj analfabetom więcej niż ich wojownicze potrzeby. O dziecko, nigdy nie przekraczajcie w schciwości z chciwości i pamiętajcie, aby nigdy później nie obrażać żadnych braminów. Bramini są przyczyną ksatriów, tym bardziej są ziemskimi bogami, otaczaj ich czcią z całą swoją troską. W tym nigdy nie uchylaj się od swoich obowiązków. Ogień wychodzi z wody. Ksatrynowie wywodzą się z braminów, żelazo wychodzi z kamieni. Moce tych płyną wszędzie. Ale jeśli istnieje jakieś zderzenie między jedną rzeczą a jej źródłem, to zderzenie to ginie w źródle. Uznaj to za całkiem pewne. Król, który pragnie własnego dobra i poprawy, musi poprzez dar i pokory okazywać szacunek zwłaszcza braminom. Postępuj zgodnie z maksymami moralności, zgodnie z karma siastrami. Gromadź bogactwo zgodnie z zasadami sprawiedliwości i zapełniaj skarbiec. Tutaj kończy się jedenasty rozdział siódmej księgi, opowiadających historię trisianku w Machapuranam Dewi Dewiphagawatam, składającym się z 1800 wersetów autorstwa Maharshi dawiasa. Rozdział dwunasty. O opisie klątwy wasisty rzuconej na Trisianku. Vyasa powiedział o królu. W ten sposób udzielając rady swojemu synowi, król Trisianku był podekscytowany uczuciem miłości i zduszonym głosem powiedział ojcu, że spełni to, co mu rozkazano. Następnie król wezwał braminów, biegłych w wedach i mantramach i kazał szybko zebrać wszystkie materiały do instalacji. Przyniósł wody ze wszystkich świętych miejsc Prigrimages, następnie z wielkim szacunkiem zwołał wszystkich królów. W święty dzień ojciec osadzał syna na tronie i dawał mu, zgodnie z należnymi obrzędami i ceremoniami, tron królewski. Następnie król przyjął wraz ze swoją żoną trzeci etap życia wana prastcha i praktykował surową tapasę na brzegi Gangesu. Następnie w odpowiednim czasie król ludał się do niebios. Tam zaczął świecić jak drugie słońce u boku Indry, szanowanego przez wszystkich bogów. Janamejaja powiedział. Obchagowanie. Mówiłeś wcześniej w trakcie rozmowy, że Satyavrata został przeklęty przez Wasistchę po zabiciu swojej krowy, aby stać się pisiaca, jak wtedy uwolnił się od tej klątwy. W tej kwestii pojawia się wątpliwość. Uprzejmie to wyczyści i zobowiąż się. Satyavrata został przeklęty, stąd uznany za niezdolnego do objęcia tronu. W jaki sposób, Muni? W jaki sposób został uwolniony od klątwy? Jak ojciec mógł sprowadzić z powrotem do swego domu syna w formie pisciaca. Owi prarsi. Opowiedz mi łaskawie, jak ni został uwolniony od swojej klątwy. Wiasa powiedział, Przeklęty przez wasistkę, wrata przemienił się wtedy i tam w pisciaca, bardzo obrzydkiego, gwałtownego i strasznego dla wszystkich. Ale kiedy z oddaniem wielbił Dewi, Dewi natychmiast dała mu piękne boskie ciało. Dzięki łasce Dewi wszystkie jego grzechy zostały zmyte, a jego forma pisiaca zniknęła. Wtedy Satyavrata, uwolniony od swoich grzechów, stał się bardzo energiczny i energiczny. Wasistha również był z niego zadowolony, pobłogosławiony w ten sposób przez najwyższą siłę, podobnie jak jego ojciec. Kiedy zmarł jego ojciec, cnotliwy Satyavrata został królem, rządził swoimi poddanymi i spełniał różne ofiary. A także czcił wieczną matkę bogów. O królu. Trisianku urodził się bardzo piękny syn, zwany Sandra, obdarzony pomyślnymi znakami na wszystkich swoich członkach. Król Trisianku chciał, aby jego syn Juwaraja, następca tronu, a następnie w tym właśnie ciele, za życia, cieszył się niebiosami. Król udał się do Aśramu Wasistchy i chętnie go o to poprosił, ze złożonymi dłońmi, Kłaniając mu się należycie. O Asceto. Jesteś synem Brachmy, biegły we wszystkich Vaidik Mantramach, więc masz ogromne szczęście. Teraz błagam cię o jedno, słuchaj tego chętnie. Pragnę teraz cieszyć się szczęściem niebios i wszystkimi przyjemnościami Dewów, kiedy jestem w tym ciele. Cieszyć się w ogrodzie Nandana, mieszkać za psarami i słuchać słodkiej muzyki dewów igant te idee mocno zakorzeniły się w moim sercu. Dlatego, o wielki Muni, zaangażuj mnie w taką ofiarę, która pozwoli mi w tym ciele żyć na swarloce. O Muniu, jesteś w pełni kompetentny, aby to zrobić, dlatego bądź na to przygotowany. Dokonaj ofiary i pozwól mi szybko zdobyć Dewalokę, tak trudną do zdobycia. Wasistka powiedział, o królu. Niezwykle trudno jest żyć w niebiosach, będąc w tym śmiertelnym ciele. Zmarli żyją tylko W. Niebiosa dzięki swoim zasługom to znany fakt. Dlatego, o wszechwiedzący! twoje pragnienie jest trudne do spełnienia. Boję się tego, o królu. Żywi ludzie z trudem mogą cieszyć się apsarami. Dlatego, obłogosławiony, najpierw złóż ofiarę, potem, kiedy opuścisz to ciało. Pójdziesz do niebios. Wiasa powiedział, o królu. Maharshi Wasistha był już zły na króla, dlatego kiedy wypowiedział te słowa, król usłyszał i stał się roztargniony. Ponownie przemówił do Maharshi'ego, o braminie. Jeśli nie pozwolicie mi złożyć ofiary, z powodu waszej wyniosłości, każę teraz złożyć ofiarę innemu kapłanowi. Wasistha bardzo rozgniewał się na słowa króla i przeklął go, o niegodziwy. Jak najszybciej bądź sandalą w tym ciele. Popełniliście czyny, przez które wasza droga do nieba jest zablokowana. Ukradłeś żonę Braminowi i zbezcześciłeś ścieżkę religii, zabiłeś krowę suraphi i jesteś rozpustnikiem. Dlatego, o grzeszniku, nigdy nie pójdziesz do niebios, nawet po śmierci. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc te ostre słowa guru, Trisianku natychmiast stał się candalą w tym właśnie ciele. Jego złote kolczyki zamieniły się w żelazo, słodki zapach sandałów na jego ciele pachniał odchodami, jego piękne, żółte ubrania stały się niebieskie, kolor jego ciała stał się podobny do koloru słonia z powodu jego klątwy. O królu. Ci, którzy są czcicielami siły najwyższej, mogą wytwarzać takie rzeczy, kiedy są źli. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Dlatego nigdy nie powinno się obrażać żadnego wielbiciela siły najwyższej. Muni Wasistcha jest zawsze zajęty powtarzaniem po cichu Gayatri Devi. Cóż więc dziwnego w tym, że ciało króla zostało doprowadzone do tak nędznego stanu przez jego wściekłość? Królowi Trisianku zrobiło się bardzo przykro na widok jego brzydkiego ciała. Nie poszedł do domu. Zaczął rozmyślać, przygnębiony smutkiem i przytłoczony nieszczęściem. Moje ciało jest teraz najbardziej winne, więc co robić i gdzie się udać w tym nędznym stanie? Nie znajduję lekarstwa na wyczerpanie wszystkich moich cierpień. Jeśli wrócę do domu, mój syn będzie bez wątpienia bardzo udręczony smutkiem. Moja żona, kiedy zobaczy mój wygląd sandala, nie zaakceptuje mnie. Moi kaznodzieje nie będą mnie traktować tak, jak dawniej. Moi przyjaciele i krewni, kiedy do mnie przyjdą, nie będą mi służyć z dawną troską. Dlatego o wiele lepiej jest umrzeć niż żyć, tak wzgardzony. Wypiję truciznę, utopię się w wodzie lub się powieszę. Albo spalę się należycie na stosie pogrzebowym, albo porzucę to naganne życie głodem. Ale niestety, będę winny samobójstwo, więc znowu z powodu tego grzechu urodzę się jako candala i znowu będę przeklęty. Myśląc tak, król ponownie pomyślał, że obecnie nie powinien w żaden sposób popełniać samobójstwa. Będę musiał cierpieć za moją karmę, a po należnym cierpieniu ta karma wyczerpie się. Więc będę cierpieć w tym lesie za moją karmę w tym moim ciele. Bez radości z przeszłe czyny nigdy nie mogą wymurzeć, dlatego wszystkie moje czyny, pomyślne lub niepomyślne, będę się radował lub cierpiał w tym miejscu. Zawsze pozostawać blisko świętego Aśramu, wędrować po świętych miejscach pielgrzymek, pamiętać o Dewi Ambika i służyć świętym będzie teraz moimi obowiązkami. W ten sposób, bez wątpienia, wyczerpie wszystkie moje działania, przebywając w tym lesie, wtedy, jeśli przypadek pozwoli i jeśli spotkam świętą osobę, wszystkie moje zamiary zostaną uwieńczone sukcesem. Tak myśląc, król opuścił swoje miasto, udał się nad brzegi Gangesu i bardzo żałując pozostał tam nad Gangesem. Król Hariścandra poznał przyczynę klątwy swego ojca i ze smutkiem w sercu wysłał do niego ministrów. Niczym Candala, król często oddychał. W tym czasie ministrowie podeszli do niego i kłaniając się pokornie powiedzieli: O królu, twój syn kazał nam tu przyjść. Przybyliśmy na jego rozkaz. Jesteśmy sługami króla Haryś-Candry. Twój syn kazał nam tu przyjść, przybyliśmy na jego rozkaz, jesteśmy sługami króla Charyszcandry. Twój syn kazał nam tu przyjść, przybyliśmy na jego rozkaz, jesteśmy sługami króla Charyszcandry. Wiedz o tym zaprawdę, o królu. Łaskawie wysłuchaj tego, co powiedział książę koronny. Idź i przyprowadź tutaj mojego ojca bez żadnej zwłoki. Dlatego, o królu. Odrzuć swoje mentalne udęki i przyjedź do miasta. Ministrowie, wszyscy poddani będą zawsze do waszej dyspozycji. Wszyscy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zadowolić wasistkę, aby mógł cię obdarzyć łaską. A zadowolenie wielce znamienitego mu niego z pewnością szybko usunie wasze smutki. O królu! W ten sposób twój syn powiedział do nas wiele słów, więc teraz z przyjemnością udaj się do swojego mieszkania. Wiasa powiedział: O królu, ten podobny do Candala król, słysząc nawet ich słowa w ten sposób, nie zgodził się na powrót do swego domu. Raczej powiedział im: Mistrzowie, wracajcie wszyscy do miasta, i na moje słowo powiedz mojemu synowi, że nie wrócę do domu. Lepiej porzućcie wszelką bezczynność, lepiej ostrożnie zarządzajcie królestwem. Okazujcie swój szacunek, szczególnie braminom, i spełniajcie różne ofiary, i oddawajcie cześć Dewom. Nie lubię w tej nagannej formie candali iść do miasta Ajotcheli z ludźmi o wysokiej duszy, więc wszyscy wracajcie do Ajotchi bez dalszej zwłoki. Posadź na mój rozkaz mego potężnego syna Charysza na tronie i wykonuj wszystkie te dostojne obowiązki. Gdy ministrowie usłyszeli: Jak król im rozkazuje Zaczęli bardzo płakać i kłaniając się. Wcześniej odeszli z pustelnia. Po powrocie do Ajotki regularnie instalowali w święty dzień króla Hariścandra z wodą Abhiseka, oczyszczoną mantramami. W ten sposób potężny, cnotliwy Hariścandra, osadzony na królewskim tronie z rozkazu króla, zawsze pamiętał o swoim ojcu i zaczął rządzić swoim królestwem wraz ze swymi ministrami, zgodnie z nakazami tcharmy. Tu kończy się 12 rozdział siódmej księgi, opisujący klątwę wasistchy rzuconą na trisianku w Machapuranam śrimat Dewi Pchagavatam, liczącej 18 zero wersetów autorstwa Maharshi e Dawiasa. Rozdział 13. O przybyciu Vishvamitry do trisianku. Janamejaya Jaja powiedział: Omuni. Widzę, że na polecenie króla ministrowie osadzili Harish na królewskim tronie, ale łaskawie powiedz jak Trisianku pozbył się swojego ciała Candala. Czy chodziło o to, że kąpał się w świętych wodach Gangesu i mieszkał w lesie, a kiedy umarł, został uwolniony od klątwy, czy też było tak, że guru Wasistcha obdarzył go swoją łaską i uwolnił od klątwy. O najlepszy Zosi, jestem bardzo chętny, aby usłyszeć życie króla opisz mi więc szczegółowo jego wspaniałą karierę. Wiasa powiedział o królu. Król w sercu uradował się, że osadził syna na tronie i zaczął spędzać swoje dni w tym lesie na medytacji i pchewani. W ten sposób minęło trochę czasu, kiedy Vishvamitra, syn Kausiki, po ukończeniu kursu tapasyi z pełnym skupienia umysłem, wrócił do swego domu, aby zobaczyć swoją żonę i synów. Po powrocie do swego domu Inteligentny Muni zastał swoich synów i innych członków rodziny szczęśliwych i dobrze uwarunkowanych, bardzo się ucieszył i kiedy jego żona przyszła do niego po służbę, zapytał ją, o jasno oka. Jak spędzałeś czas w dniach głodu? W domu nie było nic z zapasów ryżu i tym podobne jak więc karmiłeś tych chłopców? Odezwij się proszę. O sprawiedliwy. Byłem bardzo zajęty moimi wyżyczeniami. Dlatego nie mogłem przyjść do Ciebie i zobaczyć się z moimi chłopcami. Jak więc, o ukochany, i jakie środki zastosowałeś dla ich utrzymania? O dobrej i pomyślnej. Kiedy usłyszałem o strasznej klęsce głodu, pomyślałem wtedy, nie mamy bogactwa, więc co mam zrobić, jeśli tam pójdę? Tak myśląc, nie przyszedłem wtedy. O piękna. W tym czasie pewnego dnia byłem bardzo głodny i bardzo zmęczony, wszedłem do domu candala w celu kradzieży. Wchodząc do domu, zastałem śpiącego candale, potem będąc bardzo przygnębionym głodem, wszedłem do jego kuchni, jeśli mogłem tam coś znaleźć. Kiedy szukano i odwracano naczynia i kiedy zamierzałem wziąć ugotowane psie mięso, natychmiast wpadłem w oczy temu candala. Zapytał mnie bardzo czule, kim jesteś? Dlaczego wszedłeś tu o tej porze nocy? Dlaczego dbasz o naczynia? Mów, co chcesz? O piękna. Kiedy Sandala zadał mi te pytania, byłem bardzo przytłoczony głodem i drżącym głosem, powiedziałem o swoich pragnieniach, o szczęściarzu. Jestem braminem mascetą bardzo cierpiącym z powodu głodu. Ukradkiem wszedłem do Twojego domu i wypatruję jedzenia z twoich garnków. O inteligentny. Jestem teraz Twoim gościem w postaci złodzieja. Jestem teraz wyjątkowo głodny, więc teraz zjem Wasze gotowane mięso. Uprzejmie pozwól mi. Słysząc te słowa, Candala przemówił do mnie słowami autoryzowanymi przez siastry o jeden z najwyższej warny. Wiedz, że to jest dom Candala, więc nigdy nie jedz tego mięsa. Ludzkie narodziny są bardzo rzadkie na tym świecie. Potem znowu urodzić się jako dwija jest trudniejsze, a uzyskanie stanu bramińskiego ponownie w dwijas jest niezwykle trudne. Czy nie jesteś tego świadomy? Ci, którzy pragną dostać się do niebios, nigdy nie powinni jeść skalanego pokarmu. Dzięki karmie Maharishi Manu nazwał siódmą kastę Antyają i całkowicie ją odrzucił. A więc, o braminie. Jestem teraz przez moje czyny przemieniony w candale i tak opuszczony przez wszystkich. Nie ma co do tego wątpliwości. Zabraniam ci, aby ta wina warna siankary nie zaatakowała cię nagle. Wiśfamitra powiedział, o znawco To, co mówisz, jest całkiem prawdziwe. Chociaż jesteś candalą, twoja inteligencja jest bardzo jasna. Słuchajcie, opowiem wam teraz o subtelnościach tcharmy w czasach niebezpieczeństwa. Odawca o szacunku. Zawsze i wszelkimi sposobami wskazane jest podtrzymywanie ciała. Jeśli w ten sposób grzech zostanie odkupiony, należy odprawić prajaścita, pokutę, dla jego oczyszczenia, gdy minie czas zagrożenia. Ale jeśli ktoś popełnia grzech, kiedy czas nie jest niebezpieczeństwem, zostaje zdegradowany, nie tak w czasie zagrożenia. Człowiek, który umiera z głodu, bez wątpienia idzie do piekła. Dlatego każdy człowiek zabiegający o swoje dobro musi zaspokoić swój głód. Dlatego zamierzamy kraść, aby zachować swoje ciało. O sandala patrz. Grzech popełniony w kradzieży podczas głodu, który oświadczyli mędrcy, trafia do Boga deszczów, dopóki nie ześle deszczu. O ukochany. Właśnie kiedy wypowiedziałem te słowa, Bóg deszczów zaczął spuszczać deszcz. O ukochany. Właśnie gdy wypowiedziałem te słowa, Bóg deszczów zaczął spuszczać tak upragniony przez wszystkich deszcz, jak ten wychodzący z trąby słonia. Gdy chmury spuściły deszcz wraz z błyskawicami, poczułem się bardzo szczęśliwy i opuściłem dom Candala. O piękna. Teraz mów do mnie, jak zachowywałeś się w czasie głodu, tak strasznego dla wszystkich istot. Wiasa powiedział, O królu, słysząc powyższe słowa męża. Słodko mówiąca pani przemówiła: Słuchajcie, jak spędzałam czas w czasach głodu. O muniu. Po tym, jak poszedłeś praktykować tapasy, szalał straszny głód, a moi synowie, wyczerpani głodem, bardzo pragnęli jedzenia. Bardzo niepokoił mnie widok głodnych synów. Następnie udałem się do lasu w poszukiwaniu dzikiego ryżu. I mam trochę owoców, w ten sposób spędziłem kilka miesięcy na zbieraniu ryżu dziko rosnącego w lesie, potem czasami i tych nie można było dostać i znów stałem się niespokojny. Ryżni bara również nie jest teraz dostępny i niczego nie można uzyskać również żebrakiem. Na drzewach nie ma owoców, a pod ziemią nie ma korzeni. Synowie płaczą z głodu. Co robić? A gdzie się udać? Co mam teraz powiedzieć głodnym chłopcom? O Boże, w ten sposób, rozmyślając na różne sposoby, doszedłem w końcu do wniosku, że sprzedałbym jednego z moich synów bogaczowi i za wszelką cenę, jaką mogę osiągnąć, zachowam za to życie pozostałych synów. O Boże, tak myśląc, przygotowałem się i wyszedłem. O szczęściarzu. Wtedy ten chłopiec zaczął głośno płakać i bardzo się zmartwił. Jednak byłem tak bezwstydny, że wziąłem płaczącego chłopca i wydostałem się z mojego aśramu. W tym czasie pewien rajarsi Satyawrata, widząc mnie bardzo przygnębionego, zapytał mnie, o, który złożyłeś dobre śluby. Dlaczego ten chłopiec płacze? O muniu! Rozmawiałem z nim, dzisiaj sprzedam tego chłopca. Serce króla przepełniła litość i przemówił do mnie, zabierz tego chłopca z powrotem do swojego aśramu. Codziennie będę dostarczał Ci mięsa na wyżywienie Twoich chłopców, dopóki Muni nie wróci do domu. O Muniu. Król od tego czasu z wielką litością przynosił codziennie mięso zabitych przez siebie w lesie jeleni i dzików i przywiązywał je do tego drzewa. O ukochany. W ten sposób mogłem chronić moich synów w tym strasznym oceanie kryzysu, ale ten król został przeklęty przez wasistchę tylko ze względu na mnie. Pewnego dnia ten król nie dostał w lesie mięsa, więc zabił kama krowę spełniającą wszelkie pragnienia, Wasistchy i dlatego Muni bardzo się na niego rozgniewał. Wielkoduszny Muni, rozgniewany z powodu zabicia swojej krowy, nazwał króla imieniem Trisianku i uczynił go candalą. O Kausiko! Książę przemienił się w candale, ponieważ wystąpił, aby czynić mi dobro, więc bardzo mi przykro z jego powodu. Tak więc twoim pilnym obowiązkiem jest ocalenie króla z jego strasznej pozycji w jakikolwiek sposób lub poprzez wpływ twojej potężnej tapasyi. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc te słowa od swojej żony, Muni Kausika pocieszył ją i powiedział. O Lotosoki! Uwolnię króla od klątwy, która ocaliła cię w tym krytycznym momencie, co więcej niż to, że obiecuję wam, że usunę jego cierpienia, czy to przez moją naukę, czy przez moje tapas. Pocieszając w ten sposób swoją żonę, Kausika, znawca najwyższej rzeczywistości, zaczął zastanawiać się, w jaki sposób mógłby zniweczyć bóle i nieszczęścia króla. Tak myśląc, Muni udał się do króla Trisianku który w tym czasie bardzo pokornie przebywał w wiosce Candalów, w stroju Candala. Widząc zbliżającego się mu niego, król był wielce zdumiony i natychmiast rzucił się przed jego stopy jak kawałek patyka. Kausika podniósł upadłego króla i pocieszając go rzekł, o królu. Z mojego powodu jesteś przeklęty przez muni wasistwa. Dlatego spełnię twoje pragnienia. Teraz mów, co mam zrobić. Król powiedział. W celu spełnienia ofiary modliłem się do Wasistchy, abym spełnił ofiarę, łaskawie zrób to dla mnie. O Muniu! Dokonaj tej ofiary, dzięki której mogę iść do niebios w tym moim obecnym ciele. Wasistcha rozgniewał się i powiedział, O łajdaku! Jak możesz iść i żyć w niebiosach w swoim ludzkim ciele? Bardzo pragnąłem udać się do Sfargi, Nieba, więc ponownie przemówiłem do niego, o bezgrzeszny. Poproszę wtedy innego księdza o złożenie wspaniałej ofiary. Słysząc to, wasist Hedewa przeklął mnie, mówiąc, bądź sandalą. O Muniu, w ten sposób popisałem Wam wszystko o mojej klątwie. Jesteś tym, który jest w stanie usunąć teraz moje żale. Zrozpaczony bólem i agonią, Król poinformował go i ucichł. Mitra również myślał, jak uwolnić go od klątwy. Tutaj kończy się trzynasty rozdział siódmej księgi o przybyciu Wiśwamitry do Trisianku w Mahapuranam Śrimat Devi Bhagavatam, składającym się z osiemnaście 000 wersetów autorstwa Maharshi dawiasa Rozdział czternasty o udaniu się do niebios Trisianku i rozpoczęciu narracji Harisandry. Chandry. powiedział, o królu. Decydując się na to, co robić, Wielki asceta Wiśwamitra zebrał wszystkie materiały potrzebne do złożenia ofiary i zaprosił wszystkich munich. W ten sposób zaproszeni przez Wiśwamitrę munowie zostali poinformowani o ofierze, ale dzięki fakt, że muni Wasistcha im przeszkodził, żaden z nich nie poszedł na ofiarę. Kiedy Wiśwamitra, syn Gatchiego, dowiedział się o tym, bardzo się zaniepokoił i zasmucił, przyszedł do króla Trisianku i usiadł. Wtedy Kausika rozgniewał się i powiedział, o królu. Wasistcha powstrzymując braminów, wszyscy odmówili przyjścia na ofiarę. Ale, o królu. Zobacz moją moc ta pasy i natychmiast spełnię twoje pragnienia, natychmiast wyślę cię do niebios, siedziby bogów. Mówiąc to, Munni wziął wodę w rękę i powtórzył mantra Megayatrii. Oddał królowi wszystkie punyamy, zasługi, które do tej pory zebrał dla siebie. Dając mu w ten sposób wszystkie punyamy, przemówił do króla o królu. Odrzuć wszelką bezczynność i udaj się do siedziby bogów, do których chciałeś się udać. O król królów. Idź chętnie do niebios mocą wszystkich zasług zebranych przeze mnie od dawna i niech ci się tam dobrze wiedzie. Wiasa przemówił o królu. Kiedy król Wipras, Viśvamitra, przemówił w ten sposób, Król Trisianku, dzięki tapasmu niego, bez żadnej zwłoki wzbił się wysoko w powietrze niczym szybko lecący ptak. Wstając i wstając, kiedy król dotarł do siedziby Indry, dewy, widząc straszny, podobny do candala wygląd Trisianku, przemówiły do Indry, kim jest ta osoba, która przybywa jak dewa z gwałtowną prędkością w powietrze? Dlaczego wygląda jak candala i jest tak groźny? Słysząc to, Indra natychmiast wstał i zobaczył, że ten, najpodlejszy z ludzkich istot, i wiedząc, że jest Trysianku, powiedział mu z wyrzutem, jesteś Candalą, zupełnie niegodnym dewaloki, więc gdzie idziesz? Nie powinieneś tu zostać, więc natychmiast wracaj na ziemię. O niszczycielu wrogów. Indra, mówiąc w ten sposób, król spadł z niebios i jak Dewa, którego zasługi zostały wyczerpane, natychmiast upadł. Wtedy trysianku często wołał o Wiśwamitro. O Wiśwamitro! Będąc wysiedlonym z nieba, spadam teraz bardzo gwałtownie. O królu! Słysząc jego wołanie i widząc, jak schodzi, Wiśwamitra powiedział, poczekaj, poczekaj. Chociaż król został przeniesiony z nieba, dzięki tapasmu niego, pozostał w tym miejscu pośrodku powietrza. Następnie Wiśwamitra zaczął robić acaman, pić wodę. I rozpoczął swoją wielką ofiarę, aby stworzyć kolejne nowe stworzenie i drugą sfargalokę, niebo. Widząc jego postanowienie, pan Siaci bardzo się zaniepokoił i gorliwie przyszedł do syna Gathi bez najmniejszej zwłoki i powiedział, o Braminie, co zamierzasz zrobić? O święty, dlaczego jesteś tak bardzo zły? O Muniu, nie ma potrzeby tworzenia kolejnego nowego stworzenia. Rozkaż teraz, — Co mam zrobić? — Wiśwamitra powiedział, o panie dewów. — Król Trisianku stał się bardzo nieszczęśliwy z powodu upadku z niebios. — Dlatego teraz moim zamiarem jest, abyś chętnie przyjął go do swego mieszkania. Wiasa powiedział, o królu. Indra był w pełni świadomy swojej determinacji i bardzo potężnej ascezy, więc zgodził się zrobić zgodnie ze swoim słowem, z przerażenia. Następnie pan Indra dał królowi jasne i boskie ciało i umieścił go w doskonałym samochodzie, po czym pożegnawszy się z kałsiką udał się z królem do jego własnej siedziby. Wiśwamitra ucieszył się widząc, jak trysianku udaje się do niebios z Indrą i pozostał szczęśliwy we własnym maśramie. Król Hariścandra, słysząc teraz, że jego ojciec poszedł do nieba dzięki swoim tapas zaczął rządzić swoim królestwem z radosnym sercem. Król Jotchi zaczął wtedy stale żyć ze swoją mądrą żoną, pełną młodości i piękna. Tak mijał czas, ale piękna żona nie zaszła w ciąże. Królowi zrobiło się bardzo przykro i zamyślił się. Następnie udał się do świętej pustelni wasistchy i, kłaniając się, poinformował go o swojej mentalnej agonii z powodu braku syna. co karmy. Jesteś biegły w nauce mantramów. Zwłaszcza ty wiesz wszystko o dajwa, przeznaczeniu. A więc, o dawco honoru. Zrób dla mnie, abym miał syna. O najlepszy z braminów. Nie ma zbawienia dla tego, kto nie ma syna, dobrze o tym wiesz. Dlaczego więc pomijasz moją sprawę, skoro możesz usunąć mój smutek? Nawet te wróble są błogosławione, które żywią swoje potomstwo. I jestem tak bardzo nieszczęśliwa, że dzień i noc jestem pogrążona w troskach i niepokojach, ponieważ nie mam syna. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc te żałosne wypowiedzi króla, Wasistcha zastanowił się w swoim umyśle i szczegółowo mówił z nim wszystko. Wasistcha powiedział, o królu. To prawda, mówiłeś, że na tym świecie nie ma bardziej bolesnego smutku niż stan braku problemu. Dlatego, o królu. Z wielką troską czcicie Boga wody Warunę. On ukoronuje twoje wysiłki sukcesem. Nie ma innego Boga niż waruna, który obdarzyłby synów. A więc, ocnotliwy, czcij go, a odniesiesz sukces. Mężczyźni powinni szanować zarówno los, jak i własny wysiłek. Jak może przyjść sukces, jeśli nie podejmuje się wysiłków? O królu. Ludzie. Którzy urzeczywistniają najwyższą prawdę. Powinni czynić wysiłki, kierując się słusznymi zasadami. Sukces przychodzi do tych, którzy pracują. W przeciwnym razie nigdy nie można oczekiwać sukcesu. Słysząc te słowa Guru o niespożytej energii, Król podjął zdecydowane postanowienie i kłaniając się, odszedł praktykować tapasy. Na brzegach Gangesu, w świętym miejscu, siedząc na Padmasanie, Król pogrążył się w medytacji Boga Waruny z pętlą w dłoni i w ten sposób praktykował surową ascezę. O królu! Kiedy to robił, Bóg Waruna zlitował się nad nim i z radością pojawił się przed nim. Wtedy Waruna przemówił do króla haryś oznawco dharmy. Cieszę się z twojej tapasyi. Proś więc mnie o łaski. Król powiedział, o Boże! Jestem bez syna, daj mi syna. Który da mi szczęście i uwolni mnie od trzech długów, które jestem winien dewom, pitrisom i Wiedzcie, że z tym celem robię te tapasy. Wtedy Bóg warunna. słysząc te pokorne słowa zasmuconego króla, uśmiechnął się i powiedział. O królu! Jeśli dostaniesz upragnionego, dobrze wykształconego syna, co zrobisz dla mnie ku mojemu zadowoleniu? O królu! Jeśli złożysz ofiarę na moją cześć i odważnie złożysz w ofierze swojego syna jak zwierzę, wówczas udzielę ci upragnionego dobrodziejstwa. Król Odewo, uwolnij mnie od tego stanu braku syna, o Boże wody. Kiedy mój syn się urodzi, złożę waszą ofiarę z moim synem jako zwierzę. To szczerze do was mówię, oddawco honoru. Nie ma cierpienia bardziej nieznośnego niż to nie mieć syna. Więc daj mi dobrego syna, aby wszystkie moje smutki zniknęły waruna powiedział o królu dostaniesz syna, jak chcesz idź do domu, ale zobacz co powiedziałeś przedtem wypełni się i stanie się prawdą. Wiasa powiedział słysząc te słowa waruny Candra wrócił i opowiedział wszystko o tym, jak otrzymał łaskę dla swojej żony, król miał sto niezwykle pięknych żon. Z których Siajwia była prawowitą żoną i królową i była bardzo czysta. Po pewnym czasie żona ta zaszła w ciąże i król bardzo się ucieszył słysząc to i jej tęsknoty w tym stanie. Król spełnił wszystkie jej ceremonie oczyszczające, a kiedy minęło dziesięć miesięcy, w pomyślny naksatra i pomyślny dzień, urodziła syna, podobnego synowi Dewy. W dniu narodzin swego syna król, otoczony przez braminów, dokonał ablucji. A przede wszystkim odprawił ceremonie natalne i rozdał niezliczone klejnoty i wiele bogactw, a radość króla nie znała wówczas granic. Gibralny król rozdawał na specjalne cele charytatywne bogactwa, zboża, różne klejnoty i ziemię oraz organizował występy muzyczne, taneczne i inne. Tutaj kończy się czternasty rozdział siódmej księgi o pójściu do niebios Trisanku i rozpoczęciu narracji Haryścandry w Mahapuranam Śrimat Devi Bhagavatam, liczącej osiemnaście zero wersetów, autorstwa Mahaeshi Rozdział piętnasty, o historii króla Haryścandry. Vyasa powiedział, o królu. Kiedy w pałacu królewskim odbywały się wielkie uroczystości z okazji narodzin syna, waruna Dewa przybył tam w świętej postaci bramińskiej. Niech dobro będzie z tobą. Mówiąc to, waruna zaczął mówić. O królu. Poznaj mnie, warunie. Teraz posłuchaj, co mówię. O królu. Twój syn się teraz narodził, przeto złóż mi ofiarę kuczci wraz z twoim synem. O królu. Twoja wada polegająca na tym, że nie masz syna, została usunięta, wypełnij więc to, co przedtem obiecałeś. Słysząc te słowa, król zaczął myśleć och! narodził mi się tylko jeden syn o lotosowej twarzy jak mogę to zabić. Z drugiej strony, potężny regent Lokapala, jednej czwartej jest to obecny w formie bramina, i nigdy nie wypada okazywać braku szacunku dewie lub człowiekowi, który życzy nam dobra. Ponownie bardzo trudno jest wykorzenić uczucie do syna. Więc co mam teraz zrobić, jak zachowam swoje szczęście dzięki narodzinom mojego syna? Król więc z cierpliwością skłonił się przed nim i czcił go należycie i pokornie przemówił do niego pięknymi słowami, brzemiennymi rozumem. O dewo z dewów bez wątpienia będę posłuszny twemu poleceniu i spełnię twoją ofiarę zgodnie z rytuałami wedejskimi i z hojnymi daksinami, wynagrodzenie dla kapłanów i tym podobne na ceremonie. Ojciec oczyszcza się dziesiątego dnia, a matka po upływie miesiąca od narodzin syna, więc jak mogę złożyć ofiarę przed upływem jednego miesiąca. Jesteś wszechwiedzący i panem wszystkich istot, i wiecie, czym jest Nitya Dharma. A więc, owaruna Devo. Chcę jeden miesiąc, i okaż mi w ten sposób miłosierdzie. Wiasa powiedział, o królu. Mówiąc tak, król harisz Sandra, waruna dewa przemówił do króla, o królu. Dobrobyt niech będzie ty. Wykonuj swoje obowiązki, teraz wracam na swoje miejsce. O królu. Przyjdę ponownie po miesiącu. Lepiej regularnie dokończ ceremonię narodzin i ceremonię na makarany, a potem spełnij moją ofiarę. O królu! Kiedy waruna Deva odwrócił się plecami, król zaczął odczuwać szczęście. Następnie król dał w prezencie miliony krów, dające dużo mleka i ozdobionych złotem, oraz góry Til, sesamum braminum znającym Wedy i zachowującym jego imię, z formalnymi ceremoniami jako rohitaśwa. Kiedy jeden miesiąc dobiegł końca, waruna Deva ponownie przybył w bramińskiej formie i często powtarzał, o królu! Rozpocznij składanie ofiary właśnie teraz. Król, ujrzawszy Boga w wód, od razu wpadł w ocean niepokojów i smutków, następnie pokłonił się i wielbiąc Go jako gościa, przemówił do Niego ze złożonymi dłońmi, o Dewo, To dla mnie wielkie szczęście, że wylądowałeś u mnie, o Panie! Mój dom został uświęcony do dnia dzisiejszego. O dewo. Bez wątpienia złożę upragnioną ofiarę zgodnie z obrzędami i ceremoniami. Lecz widzicie, ofiary, którymi jeszcze nie wyrosły zęby, nie nadają się na ofiarę, tak mówią biegli pandici, więc zdecydowałem, że spełnię twoją wielką ofiarę, zgodnie z twoimi życzeniami, kiedy zęby wyjdą z mojego syna. Wiasa powiedział, o panie ludzi. Słysząc to, waruna powiedział, niech tak się stanie i odszedł. Król Haryś-Candra uradował się i spędzał dni na zabawach w swoim domu. Kiedy zęby dziecka wypadły, waruna wiedział o tym i ponownie pojawił się w bramińskim stroju w pałacu i powiedział, Królu, a teraz rozpocznij moją ofiarę. Widząc tam bramina warunę, król również skłonił się i dał mu miejsce, okazując mu pełen szacunek i oddając mu cześć. Śpiewał mu hymny i bardzo pokornie. Z nisko pochyloną głową powiedział, odewo, spełnię twoją upragnioną ofiarę z dużą ilością daksin zgodnie z rytuałami i ceremoniami. Ale cuda karana dziecka, ceremonia tonsury jeszcze się nie skończyła, więc włosy, które były w czasie narodzin, nadal tam są i dziecko nie może nadawać się na ofiarę, dopóki te włosy istnieją. Tak słyszałem od starszych osób. O panie Wód. Znasz zasady siastr, łaskawie poczekaj, aż skończy się cuda karana. Kiedy dziecko będzie miało ogoloną głowę, z pewnością spełnię twoją ofiarę, nie ma co do tego wątpliwości. Słysząc te słowa, Waruna przejmówił do niego ponownie. O królu, dlaczego tak często mnie oszukujesz? O królu, teraz masz wszystkie materiały gotowe do złożenia ofiary, tylko dla twej synowskiej miłości oszukujesz mnie. Jeśli jednak po ceremonii tonsury nie złożycie mojej ofiary, rozgniewam się i przeklnę Was. O królu. Idę na teraźniejszość, ale uważaj, nie kłam, będąc urodzonym w rodzinie i ksaku. Natychmiast Waruna zniknął, król też czuł się szczęśliwy w swoim domu. Kiedy rozpoczęła się ceremonia tonsury i odbyły się wielkie uroczystości, Waruna wkrótce ponownie przybył z tej okazji do pałacu króla. Królowa siedziała wtedy przed królem z dzieckiem na kolanach, kiedy wszedł tam Waruna. Wtedy Bramin Waruna pojawił się jak płonący ogień i przemówił do króla czystym głosem: O królu. Rozpocznij składanie ofiary. Widząc go, król zmieszał się z przerażeniem i ze złożonymi dłońmi szybko mu się ukłonił. Po należytym oddaniu mu czci, bardzo pokornie powiedział: Panie, dzisiaj spełnię twoją ofiarę. Ale posłuchaj łaskawie z uwagą mojej wypowiedzi, a potem zrób to, co jest wskazane. O panie, jeśli uznasz to za rozsądne, wtedy otworzę przed Tobą moje serce. Trzej bramini Warnas, ksatriowie i wajowie stają się dwijaz, podwójnie narodzonymi, tylko wtedy, gdy zostaną należycie oczyszczeni zgodnie z odpowiednimi zasadami i ceremoniami, bez takich oczyszczeń z pewnością są śródrami. Tak oświadczają mędrcy zorientowani w Wajdach. Moje dziecko jest teraz tylko niemowlęciem, więc jest jak siudra. Kiedy zostanie przeprowadzona jego ceremonia nici u pana Jan, będzie on nadawał się do złożenia ofiary, tak głoszą Weda siastry. Ksatriowie są tak oczyszczeni w swoim jedenastym roku życia, Bramini w ósmym roku i Wajsiowie w dwunastym roku. A więc, o panie Dewów. Jeśli współczujesz swojemu pokornemu słudze, poczekaj, aż ceremonia u pana się skończy, kiedy wraz z moim synem spełnię twoją wielką ofiarę. Obibchu. Jesteś lokapala, w szczególności jesteś zaznajomiony ze wszystkimi zasadami siastry i zdobyłeś wiedzę o tcharmie. Jeśli uważasz, że moje słowa są prawdziwe, to idź do swojego domu. Wiasa powiedział. Słysząc te słowa, serce waruny napełniło się litością, więc odszedł natychmiast, mówiąc, niech tak się stanie. Odchodząc od waruny, król był bardzo zadowolony i królowa, wiedząc, że syn ma pomyślność, również się ucieszyła. Wtedy król chętnie wykonywał swoje obowiązki państwowe. Po pewnym czasie dziecko dorosło do dziesięciu lat, konsultując się spokojowo nastawionymi braminami. Jak również ze swoimi ministrami, zebrał materiały na ceremonię u pana Jana, odpowiadającą jego pozycji. Kiedy jego syn ukończył jedenasty rok życia, król zorganizował wszystko na ceremonię nici, ale kiedy jego myśli zwróciły się ku ofierze warunny, bardzo się zasmucił i zaniepokoił. Kiedy zaczęto wykonywać ceremonię nici, przybył tam bramin waruna. Widząc go, Król natychmiast się skłonił i stojąc przed nim ze złożonymi dłońmi, radośnie przemówił do niego: Odewo. U pana Jana mojego syna dobiegła końca, teraz mój syn nadaje się na ofiarę w ofierze i dzięki twojej łasce mój smutek, który był we mnie z powodu braku syna, zniknął. Mówię naprawdę wcześniej, ty to, oznawco cnód. Zaledwie po pewnym czasie zapragnąłem spełnić twoją ofiarę z mnóstwem daksiń. W rzeczywistości, kiedy ceremonia Samawartan dobiegnie końca, zrobię, co zechcesz. Proszę czekać do tego czasu. Waruna powiedział, o inteligentne. Jesteś teraz bardzo przywiązana do swojego syna, więc różnymi rozsądnymi brami intelektu wielokrotnie mnie oszukujesz. Jednak dziś na Twoją prośbę wracam do domu, ale wiedz, że przybędę ponownie w czasie ceremonii Samawartan. Uwaga sama warta oznacza no powrót do domu, zwłaszcza ucznia z domu nauczyciela po ukończeniu tam studiów. O królu. To opowiedziawszy, waruna odszedł, a król ucieszył się i zaczął należycie wypełniać swoje różne obowiązki. Książę był bardzo inteligentny i ponieważ zwykł widywać nadchodzącego warunę, od czasu do czasu, w czasie ceremonii, bardzo się niepokoił. Następnie zasięgnął informacji na zewnątrz, tu i tam, i dowiedział się, że jego własna ma zostać zabita i zapragnął natychmiast opuścić dom. Następnie skonsultował się z synami pastora i doszedł do ostatecznego wniosku i wyszedł z miasta do lasu. Kiedy syn poszedł do lasu, król bardzo pogrążył się w smutku i wysłał posłańców, aby go szukali. Kiedy minęło trochę czasu, Waruna przyszedł do jego domu i przemówił do zmartwionego króla o królu. Teraz dokonaj upragnionej ofiary. Król pokłonił mu się i powiedział Odewo, co powinienem teraz zrobić? Mój syn przestraszył się i odszedł. Nie wiem, dokąd poszedł. Odewo. Moi posłańcy szukali go w trudnych miejscach, w górach, w pustelniach Munis, w rzeczywistości we wszystkich miejscach, ale nigdzie nie mogli go znaleźć. Mój syn opuścił dom, zamów teraz, co mogę zrobić. Odewo. Ty wiesz wszystko, więc osądź, że nie mam żadnej winy w tej sprawie. To z pewnością szczęście i nic więcej. Wiasa powiedział O królu. Słysząc te słowa króla, waruna bardzo się rozgniewał i kiedy zobaczył, że został oszukany tak wiele razy przez króla, przeklął, mówiąc o królu. Tak jak oszukałeś mnie swoimi oszukańczymi słowami, tak zostaniesz zaatakowany przez puchlinę i będziesz przez nią bardzo cierpieć. W ten sposób, przeklęty przez Warunę, król został zaatakowany tą chorobą i zaczął bardzo cierpieć. Przeklinając w ten sposób, Waruna wrócił na swoje miejsce, a król był bardzo dotknięty tą straszną chorobą. Tutaj kończy się piętnasty rozdział w siódmej księdze, opowiadający historię króla Harishchandry w Mahapuranam Srimad Deviphagavatam, składającym się z 18000 000 wersetów autorstwa Maharshi Vedavyasa. Rozdział 16. o historii Shunavshefa. Vyasa powiedział, o królu. Kiedy waruna odszedł. Król bardzo cierpiał z powodu tej puchliny i z każdym dniem jego bóle zaczęły się nasilać i zaczął cierpieć ekstremalne bóle. O królu. Książę z kolei usłyszał w lesie o chorobie ojca i przejęty uczuciem chciał do niego pojechać. Minął rok i książę bardzo chciał iść do ojca i go zobaczyć. Wiedząc o tym, Indra przybył tam. Przybył natychmiast w postaci bramina i korzystnymi argumentami odstąpił od księcia. Który miał udać się do ojca. Indra powiedział, o książę. Wygląda na to, że jesteś głupi, nic nie wiecie o trudnej polityce państwa. Dlatego też jesteś gotów udać się, z czystej ignorancji, do swojego ojca. O szczęściarzu! Jeśli tam pójdziesz, twój ojciec otrzyma swoją ofiarę, w której ma być złożona ludzka ofiara, spełniona przez braminów wedyjskich. A twoje ciało zostanie ofiarowane jako ofiara płonącemu ogniu. O dziecko! Dusze wszystkich istot są bardzo drogie, z tego powodu, dla dobra duszy, synowie, żona, bogactwo i klejnoty są drogie. Dlatego, chociaż jesteś jego drogim synem, jak jego syn, z pewnością każe cię zabić i złoży ofiarę homas, aby uwolnić się od choroby. O książę! Nie powinieneś teraz wracać do domu, raczej gdy umrze twój ojciec. Z pewnością pójdziesz tam i odziedziczysz swoje królestwo. O królu. W ten sposób utrudniony przez wasawa, książę pozostał w tym lesie jeszcze przez rok. Kiedy jednak książę ponownie usłyszał o ciężkiej chorobie ojca, zapragnął ponownie udać się do ojca, postanowił zabiegać o własną śmierć. Indra również przybył tam w formie bramina i rozsądnymi słowami wielokrotnie odradzał mu tam chodzenie. Tutaj, z drugiej strony, król Sandra był bardzo zmartwiony i zakłopotany tą chorobą i zapytał swego rodzinnego kapłana wasistchadewe o braminie. Jakie jest pewne lekarstwo na wyleczenie choroby? Wasistha, syn Brachmy, powiedział, o królu. Kup jednego syna, podając jego wartość. Następnie złóż ofiarę z tym zakupionym synem, a uwolnisz się od przekleństwa. O królu! Bramini, biegli w wydach, mówią, że synów jest dziesięciu rodzajów, z których syn, kupiony za odpowiednią wartość, jest jednym z nich. Więc kup jednego syna. Bardzo prawdopodobne, że w twoim królestwie będzie bramin, który może sprzedać swojego syna z chciwości. W takim przypadku waruna dewa z pewnością będzie zadowoleni i obdarzyć cię szczęściem. Słysząc te słowa wasistchy o wielkiej duszy, król ucieszył się i polecił swemu ministrowi, aby opiekował się takim synem. W panowaniu tego króla żył jeden bramin, imieniem Aigarta, bardzo biedny, miał trzech synów. Minister zwrócił się do niego, aby kupił syna, dam ci sto krów, jednego syna swego daj na ofiarę. Masz trzech synów, odpowiednio, siunach pucca, siunach siefa i siunolangula. Daj mi z nich jednego syna, a dam ci sto krów jako jego wartość. Igarta był bardzo przygnębiony brakiem pożywienia, więc kiedy usłyszał propozycję, wyraził chęć sprzedaży syna. Myślał, że jego najstarszy syn jest właściwą osobą do odprawienia pogrzebu i ofiarowania Pindy, i dlatego go nie oszczędził. Najmłodszego syna też nie oszczędził, gdyż uważał go za swojego. W końcu sprzedał drugiego syna za cenę stu krów. Następnie król kupił go i uczynił ofiarą na ofiarę. Kiedy tego chłopca przywiązano do słupa ofiarnego, zaczął drżeć i bardzo przygnębiony, smutkiem zaczął płakać. Widząc to, Muni skrzyknął bardzo żałosnym tonem. Kiedy król zezwolił na spalenie tego chłopca, rzeźnik nie wziął broni. Aby go zabić. Powiedział, że nigdy nie będzie w stanie zabić chłopca, ponieważ płacze bardzo żałosnym tonem. Kiedy w ten sposób wycofał się ze swojej pracy, król zapytał swoich doradców, odewy. Co należy teraz zrobić? Wtedy sił fa zaczął płakać bardzo żałosnym głosem, ludzie tam obecni zaczęli dyskutować i powstało wielkie zamieszanie wokół sprawy. Wtedy Aigarta wstał pośrodku zgromadzenia i przemówił O królu bądź cierpliwy, spełnię twoje pragnienie, pragnę bogactwa i jeśli dasz mi podwójną kwotę, natychmiast zabiję ofiarę i możesz zakończyć swoją ofiarę wcześniej. O królu, ten, kto tęskni za pieniędzmi, zawsze może zabawiać. Uczucia wrogości nawet wobec własnego syna. Nie ma co do tego wątpliwości. Wiasa powiedział: O królu, słysząc te słowa aligarty, Charysz Sandra z radością przemówił do niego: Natychmiast dam ci jeszcze sto doskonałych krów. Słysząc to: Ojciec syna, chciwy bogactwa, natychmiast postanowił i był gotów zabić syna. Wszyscy radni, widząc ojca gotowego zabić syna, pogrążyli się w smutku i zaczęli lamentować, wykrzykując: Niestety, ten nędznik, Hańba dla swojej rodziny, jest teraz gotowy zabić własnego syna. Och! Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak okrutnej, okrutnej osoby. Ten bramin musi być demonem w ciele bramina. Walcz o ciebie. O candalo! Jaką okrutną pracę zamierzasz teraz wykonać? Jakie szczęście czerpiesz, zabijając syna, klejnot nad klejnotami, tylko po to, by zdobyć trochę bogactwa. O grzeszniku. W wedach jest powiedziane, że dusza rodzi się z ciała, więc jak zamierzasz zabić swoją duszę? Kiedy w zgromadzeniu podniósł się krzyk i wrzawa, Wiśwa Mitra, syn Kałsiki, udał się do króla i z litości powiedział. O królu! siunasz się fa bardzo żałośnie płacze, więc niech będzie wolny, a wtedy twoje poświęcenie będzie kompletne i uwolnisz się od choroby. Nie ma takiej cnoty jak miłosierdzie i nie ma występku jak zabijanie. Himsa. To, co jest napisane o zabijaniu zwierząt w ofierze, jest przeznaczone tylko dla osób skłonnych do przedmiotów zmysłowych i dać im bodziec w tym kierunku. O królu! Ten, kto chce własnego dobra i chce zachować własne ciało, nie powinien ciąć cudzego ciała. Ten, kto jednakowo współczuje wszystkim istotom, walczy o trywialny zysk i ujarzmia wszystkie swoje zmysły, Bóg wkrótce jest z niego zadowolony. O królu. Powinniście traktować wszystkie i wy jak siebie samych i w ten sposób zawsze spędzać swoje życie, tak drognie wszystkim. Chcesz zachować swoje ciało, odbierając życie temu chłopcu. Podobnie, dlaczego nie miałby próbować zachować własnego ciała, naczynia szczęścia i przyjemności? O królu. Chciałeś zabić tego niewinnego bramińskiego chłopca, ale on nigdy nie przeoczy tej waszej wrogości. Jak jej dokonaliście w poprzednich żywotach? Jeśli ktoś zabija drugiego dobrowolnie, chociaż nie ma do niego wrogości, to ten, kto zostanie zabity, z pewnością zabije potem zabójcę. Jego ojciec, z rządzy pieniędzy, zostaje pozbawiony rozumu i dlatego sprzedał syna. Bramin jest z pewnością bardzo okrutny i grzeżny. Nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy ktoś udaje się do Gali, spełnia ofiara śwametcha albo ofiarowuje niebieskiego byka, nila wrzapcha. Robi to z uwagi na to, że chciałby mieć wielu synów. Ponadto król musi cierpieć za jedną szóstą grzechów popełnionych przez kogokolwiek w jego królestwie. Nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego król z pewnością powinien zabronić każdemu człowiekowi, który chce popełnić grzeszny czyn. Dlaczego więc nie przeszkodziliście temu człowiekowi, gdy chciał sprzedać swego syna? O królu! Jesteś synem Trisianku, zwłaszcza ty urodziłeś się w słonecznej linii królów. Jak więc pragnąłeś, będąc carym, dokonać aktu stania się Anary, nie Aryjczykiem? Jeśli uwierzysz mi na słowo i szybko uwolnisz tego bramińskiego chłopca, z pewnością uzyskasz cnotę w swoim ciele. Twój ojciec został przemieniony w candala przez klątwę, ale wysłałem go w jego ciele do niebios. I dobrze znasz ten fakt. Dlatego, o królu. Trzymaj moje słowo z dala od twojej miłości do tego. Ten chłopiec bardzo żałośnie płacze, więc uwolnij go. Modlę się o to od was w tej waszej ofierze rajasuja, a jeśli nie dotrzymacie mojego słowa, poniesiecie grzech niedotrzymania mojego słowa. Czy nie zdajecie sobie z tego sprawy? O królu! W tej ofierze będziesz musiał dać wszystko, czego człowiek od ciebie chce, ale jeśli postąpisz inaczej, bez wątpienia grzech cię zaatakuje. Wiasa powiedział, o królu! Słysząc te słowa kausiki, król haryś przemówił w ten sposób, o synu Gatchiego. Bardzo cierpię na Puchlinę, dlatego nie będę mógł go uwolnić. Możesz modlić się o coś innego. Nie powinniście stawiać przeszkód w tej mojej ofierze. Wiśwamitra bardzo się z tego powodu rozgniewał, a widząc bramińskiego chłopca bardzo zmartwionego, pogrążył się w wielkim smutku i żałobie. Tutaj kończy się szesnasty rozdział w siódmej księdze o historii Siunasiefy w Mahapuranam Śrimat Dewi Bhagavatam, liczącym osiemnaście zero wersetów, autorstwa Maharishi Vedavyasa. Rozdział 17. O uwolnieniu Siuna i uzdrowieniu Hariś Candry. powiedział, o królu. Kiedy Wiśwamitra zobaczył, że chłopiec płacze bardzo żałośnie, podszedł do niego z miłosiernym sercem i powiedział, o dziecko. Oddaję wam mantrę waruny. Przypomnij sobie to w swoim umyśle, a jeśli będziesz powtarzał tę mantrę w ciszy, z pewnością będzie ci dobrze. Zasmucony Siuna Słysząc to od Wiśwa Mitry, zaczął cicho powtarzać w swoim umyśle powyższą mantrę, wyraźnie wymawiając każdą literę. O królu. Gdy tylko Siunasiefa powtórzył tę mantrę, dobroduszny Waruna pojawił się nagle przed chłopcem, wielce z niego zadowolony. Wszyscy w zgromadzeniu byli całkowicie zaskoczeni widząc, jak Waruna Deva tam przybył, i wszyscy byli zadowoleni i intonowali hymny na jego cześć. Chory Harish również był całkowicie zaskoczony, padł na nogi i ze złożonymi dłońmi zaczął śpiewać hymny warunie Harish powiedział, o z dewów. Jestem bardzo złośliwy, mój intelekt jest bardzo skalany, jestem grzesznikiem przed tobą, o miłosierny. Teraz okaż swoje miłosierdzie i uświęć tę pokorną osobę. Bardzo martwiłem się, że nie mam syna, więc zlekceważyłem twoje słowa. Teraz okaż mi swoje miłosierdzie, jaka obraza może przylgnąć do tego, którego intelekt już się zepsuł? Że brak nie widzi swoich wad, brakuje mi również syna, więc nie mogłem zobaczyć moich wad. O panie. Bojąc się okropności piekielnych, oszukałem ty: Ci, którzy nie mają syna, nigdzie nie mogą znaleźć odpoczynku. Zwłaszcza on jest wykluczony z niebios. Przerażony tym nakazem siastry. Zlekceważyłem twoje słowa. O panie. Ty jesteś mądry, a ja jestem ignorantem, szczególnie ja jestem bardzo dotknięty tą straszną chorobą, pozbawioną mnie również syna, więc nie powinieneś zwracać uwagi na moje wady. O panie. Nie wiem, dokąd poszedł mój syn, o miłosierny. Być może w obawie o swoje życie uciekł do jakiegoś lasu. Dla twojej satysfakcji rozpocząłem twoją ofiarę z tym zakupionym chłopcem, podałem równowartość i kupiłem tego chłopca. O dewo z dewów! Twój wzrok tylko zabrał moje nieskończone kłopoty, teraz, jeśli będziesz zadowolony, mogę uwolnić się od tej choroby i wszystkie moje kłopoty się skończą. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc w ten sposób słowa tego chorego króla, waruna, dewa dewów. Zlitował się nad nim i tak przemówił. Waruna powiedział, o królu. Siunaj się fawy wypowiadam i hymny pochwalne, stał się bardzo przygnębiony, więc rzuć go. Twoja ofiara również jest już zakończona, teraz uwolnij się od obecnej choroby. To mówiąc, Waruna uwolnił króla od jego choroby w obecności wszystkich jego doradców. Król stał się opętany pięknym ciałem i został całkowicie wyleczony i zabłysnął jasno przed zgromadzeniem. Okrzyki zwycięstwa rozległy się pośrodku ziemi ofiarnej, kiedy bramiński chłopiec został uwolniony z więzów sznura, dzięki łasce wielkodusznej dewa Waruny. Król bardzo się ucieszył, że natychmiast wyzdrowiał z choroby, a Siunak Ziefa również uwolnił się od niepokoju i uspokoił, kiedy uwolnił się od złożenia w ofierze na słupie ofiarnym. Następnie Siefa zwrócił się do radnych ze złożonymi dłońmi i powiedział, Myślnikoradni, dobrze znasz tcharmę, ogłosiciele prawdy. Proszę określić zgodnie z nakazami wet. Owszechwiedzący, czyim synem jestem teraz? Kto jest moim najbardziej szanowanym ojcem? Proszę, wydaj swój wyrok, a ja przyjmę jego schronienie. Kiedy Shunaj przemówił w ten sposób, członkowie zgromadzenia zaczęli mówić do siebie, Chłopiec musi być Seigarty, kim innym może być. Ten chłopiec narodził się z kończyna Igarty i wykarmił go według swojej potęgi. Więc musi być jego synem, kim innym może być. Wtedy Vamadeva powiedział zgromadzonym, Ojciec chłopca sprzedał syna za pieniądze, kupił go król. Można więc powiedzieć, że jest synem króla, lub można go nazwać synem Waluny, ponieważ uwolnił go z niewoli sznura, dla niego kto karmi drugiego pożywieniem, kto ratuje przed strachem, kto chroni dając pieniądze, kto obdarza kogokolwiek nauką i kto rodzi którąkolwiek z powyższych pięciu klas osób, może być nazwany jego ojcem. O królu. W ten sposób jeden okazał się być za Aigartą, inny za królem, ale nikt nie doszedł do żadnych ostatecznych wniosków. Kiedy sprawy znalazły się w tym wątpliwym stanie, wszechwiedzący, szanowany wasist Hadewa zwrócił się do spierających się członków w ten sposób, o, o wysokiej duszy. Posłuchaj łaskawie, co na ten temat mówią śruti. Kiedy ojciec odciął swoje synowskie przywiązanie i sprzedał syna, wtedy jego związek ojcowski ustał. Bez wątpienia tego chłopca kupił król Harisandra. Ale kiedy król przytwierdził go do słupa ofiarnego, nie można go nazwać ojcem. Ponownie, kiedy ten chłopiec śpiewał hymny na cześć Waruny, był zadowolony, że uwolnił go z niewoli, więc Waruna nie może być nazywany jego ojcem. Bo kto wychwala Boga przez wielką mantrę, ten dewa staje się z niego zadowolony i daje mu bogactwo, życie, bydło, królestwo, a nawet ostateczną emancypację. Raczej Wiśwamitra uratował chłopca, dając mu w krytycznym momencie potężną, wielką mantrę waruny. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc słowa wasistchy, wszyscy członkowie zgromadzenia wyrazili jednomyślną zgodę, a Wiśwamitra z sercem przepełnionym miłością wykrzyknął, o synu. Przyjdź do mojego domu. I złapał go za prawą rękę. Siunak Ziefa również towarzyszył mu i odszedł. Waruna również udał się do swojej siedziby z radosnym sercem. Radni też odeszli. Uwolniony od choroby król chętnie zaczął rządzić poddanymi. W tym czasie jego syn Rochita usłyszał wszystko o Warunie i bardzo się ucieszył, opuszczając nieprzebyte leśne przełęcze i góry i wrócił do domu. Posłańcy poinformowali króla o przybyciu księcia, król usłyszał i jego serce przepełniła miłość i chętnie przybył tam bez zwłoki. Widząc nadchodzącego ojca, Rochitaśwa wypełniła się miłością i ogarnął go smutek z powodu długiej rozłąki, zaczął ronić łzy i padł na twarzu jego stóp. Król podniósł go i objął z radością, a powąchając jego głowę, zapytał o jego zdrowie. Kiedy król tak prosił syna, biorąc go na kolana, gorące łzy radości popłynęły z jego oczu i spadły na głowę księcia. Król i książę zaczęli wspólnie rządzić swoim królestwem. Król szczegółowo opisał wszystkie wydarzenia związane z ofiarą, podczas której składane są w ofierze ludzkie ofiary. Następnie rozpoczął ofiarę Rajasuja, najlepszą ze wszystkich ofiar, i należycie wielbiąc mu niego wasistwa, uczynił go. Chota w tej ofierze. Kiedy ta wielka ofiara dobiegła końca, król obdarzył mu niego wasistchę obfitym bogactwem. Pewnego razu Muni Wasistcha z radością udał się do romantycznego nieba Indry, i Wiśwamitra również tam udał się i obaj Munowie spotkali się wtedy ze sobą. Dwóch Machariszów zajęło swoje miejsca w tym niebie. Ale Wiśwamitra był zdumiony widząc, że Wasistcha cieszy się wielkim szacunkiem w sali zgromadzeń Indry i zapytał go w ten sposób, o Muni, gdzie otrzymałeś ten wielki zaszczyt i cześć? O szczęściarzu, kto cię tak czcił? Mów szczerze. Wasistcha powiedział, O muni. Jest król o imieniu harisz Sandra, jest bardzo potężny i jest moim klientem. Król ten spełnił wielką ofiarę Rajasuja z licznymi Daksinami. Nie ma drugiego tak prawdomównego króla jak on, jest cnotliwy, miłosierny i zawsze gotowy do rządzenia swoimi poddanymi. O synu Kausiki. Mam cześć i cześć w jego ofierze. O najlepszy z Mówisz mi, żebym mówił szczerze? Jeszcze raz szczerze wam mówię, że nigdy nie było króla prawdomównego, bohaterskiego, miłosiernego i bardzo religijnego jak on, ani takiego nie będzie. Wiasa powiedział: O królu. Słysząc takie słowa, bardzo rozgniewany Mitra przemówił do niego zaczerwienionymi oczami: O wasistwo! Harisandra Sandra otrzymał dobrodziejstwo od waruny. Kiedy złożył pewną obietnicę, następnie oszukał warunek z słowami. Jest więc kłamcą i oszustem. Dlaczego więc chwalicie tego króla? O inteligentne. Postawmy teraz na szali wszystkie nasze cnoty, na które zasłużyliśmy od urodzenia przez naszą ascezę i studia. Wielce wychwalaliście tego króla, który jest wielkim oszustem, ale jeśli nie mogę udowodnić, że jest kłamcą pierwszego rzędu, Stracę wszystkie moje cnoty od urodzenia, ale jeśli będzie inaczej, wszystkie twoje cnoty zostaną zniszczone. W ten sposób dwaj muni pokłócili się ze sobą i postawili ten kołek. Odeszli z niebios i udali się do swoich aśramów. Tutaj kończy się siedemnasty rozdział w siódmej księdze o uwolnieniu sił na śiepy i uzdrowieniu Harish w Mahapuranam Devi Bhagavatam, składającym się z osiemnaście 000 wersetów autorstwa Maharshi Vedavyasa. Rozdział osiemnasty. O pochodzeniu kłótni między Harish i Wishamitrą. Vyasa powiedział, o królu. Pewnego razu Harish wybrał się do lasu na polowanie, a chodząc tam i z powrotem, Zobaczył, że bardzo piękna dama płacze. Widząc to, król zlitował się nad nią i zapytał: O piękna, dlaczego płaczesz samotnie w tym lesie? O wielko oka, czy ktoś cię skrzywdził? Co jest powodem twojego smutku? Wyraź to szybko przede mną. Dlaczego przyszedłeś tutaj, do tego okropnego, samotnego lasu? Jak mają na imię twój mąż i twój ojciec? O piękna. W moim królestwie żaden demon nie może sprawiać kłopotów innej kobiecie. Natychmiast zabije tego, który sprawił ci ten kłopot. Ocienki brzuchu. Być komfortowym. Nie płacz. Powiedz mi, dlaczego jesteś w tym smutnym stanie. Wiedzcie, że żaden grzesznik nie może pozostać na moim terytorium. Słysząc słowa króla, pani otarła ręką łzy i zaczęła mówić. O królu. Jestem Sidharupini. Z natury sukcesu, aby mnie zdobyć, Wiśwamitra praktykuje straszne wyrzeczenia. Więc te kłopoty powstały od niego, syna kausiki. O królu. Z tego powodu jest mi przykro w twoim królestwie. O jeden z dobrych ślubów. Jestem łagodną, uroczą panią, mimo to muni sprawia mi tyle kłopotów. Król rzekł o wielko oka. Już nie będziesz musiał cierpieć więcej bólu. Bądź cierpliwy. Pójdę i sprawię, że mu nie porzuci swoją tapasyę. Pocieszając w ten sposób damę, król udał się pospiesznie do mu niego wiśwamitry i kłaniając się mu, ze złożonymi dłońmi, powiedział, o macharsi. Dlaczego dokuczasz swemu ciału tą straszną, surową surowością? O wysoce inteligentne, Z jakiego wielkiego szlachetnego powodu praktykujecie tę twardą tapasyę, mów do mnie szczerze. O synu gatchiego! Spełnię twoje pragnienia. Nie ma potrzeby, abyście praktykowali tę surową pokutę. Proszę natychmiast z tego wyjść. O Maharishi, ty wiesz wszystko. Więc co mam dalej mówić? Widzieć. Nikomu nie powinno się praktykować tej niezwykle okropnej tapasyi, która sprawia kłopoty ludziom na moim terytorium. W ten sposób zabroniony przez króla Hariścandra, Muni bardzo rozgniewał się na jego serce i udał się do własnej pustelni. Król też wrócił do swojego pałacu. Muni po przybyciu do swojej pustelni, moja ta a także dyskusje, które miały miejsce między nim a wasistwa. Mitra bardzo rozgniewał się w jego sercu i był gotów zemścić się za to. Przemyślał wiele spraw i stworzył strasznego demona o przerażającym wyglądzie w postaci dzika i wysłał go na terytorium króla Harisz-Candry. Ten straszny dzik, ogromnego ciała. Wszedł do Królestwa, wydając okropny dźwięk. Strażnicy przestraszyli się jego strasznego hałasu. Wchodząc do lasu, ten dzik zaczął wirować w kółko i niszczyć las malati. W innym miejscu las kadamba, a w innych las jutkika. W innych miejscach zaczął kopać ziemię swoimi kłami i wyrywać champaka, kataki, malikę i różne inne drzewa. W innych miejscach ponownie wykorzenił ładne, delikatne usira. Karawira, Muhukunda, Asioka, wakula, Tilaka i inne drzewa, i w ten sposób zmasakrował ładne ogrody i lasy. Wtedy strażnicy leśni, zabierając broń, rzucili się na tego dzika. Ci, którzy robili girlandy i floryści, byli bardzo zmartwieni i wydali okrzyki konsternacji. Ten dzik, jakby wcielenie śmierci, choć rozgromiony lotami strzału, nie mógł się przestraszyć. A kiedy zaczął bardzo nękać strażników, bardzo się przestraszyli, a będąc bardzo zmartwieni, schronili się u króla i drżąc, powiedzieli o królu. Chroni nas, chroni nas, i żałośnie płakali. Widząc strażników przerażonych i przygnębionych, król zapytał ich, kogo tak bardzo się boicie i dlaczego jesteście tak przygnębień? Mów prawdziwie przede mną. O strażnicy. Nie boję się Dewy ani demonów, więc powiedz mi, kto wywołał wśród was tę panikę. Bez wątpienia tą strzałą wyślę tego okrutnego oszusta pod drzwi i śmierci, który przybył przeciwko mnie na tym świecie. Co to za wróg? Jaka jest jego forma? Jaka jest jego moc i gdzie teraz przebywa? Mów mi to szybko. Czy tym wrogiem będzie Dewa czy Danawa, zabiję go natychmiast mnóstwem strzał. Malakarowie powiedzieli: wróg nie jest dewą ani danawą jak są, ani kinnarą, to dzik ogromnego ciała, który wszedł do lasu. Bardzo potężny, wyrywa zębami wszystkie piękne drzewa kwiatowe, w rzeczywistości rujnuje wszystkie ogrody i lasy. O królu, strzelaliśmy do niego strzałami, biliśmy go pałkami i tak często rzucaliśmy w niego kamieniami, jednak nie przestraszył się ani trochę. Raczej odwrócił się, aby nas zabić. Wiasa powiedział o królu. Słysząc te słowa, wściekłość króla nie znała granic i wsiadając natychmiast na konia, udał się w stronę ogrodu i lasu. Potem podążyli za nim jeźdźcy, poganiacze słoni, woźnicy rydwanów i piechota. Kiedy król tam poszedł, ujrzał strasznego dzika. Ogromnego ciała, wirującego w kółko i wydającego dziwny dźwięk w lesie, był też świadkiem zniszczenia lasu i bardzo się rozgniewał. Następnie wyciągnął łuk i strzały i rzucił się na niego, aby odebrać mu życie. Widząc króla zbliżającego się do niego ze złością z łukiem i strzałami w dłoniach, dzik zaczął wydawać okropniejsze dźwięki i pobiegł przed nim. Król zobaczył zbliżającego się do niego dzika z szeroko otwartymi ustami i zaczął zasypywać go deszczem strzał, aby go zabić. Dzik natychmiast uczynił te strzały bezużytecznymi, po czym bardzo gwałtownie i szybko skoczył i odleciał nad królem. Kiedy dzik zdechł, król ze złością wyciągnął łuk z wielką ostrożnością i wystrzelił w niego zaostrzone strzały. W jednej chwili dzik pojawił się w oczach króla, a w innej chwili zniknął. W ten sposób dzik zaczął uciekać, wydając najróżniejsze dźwięki. Wtedy król Charysz Sandra bardzo się rozgniewał i naciągając łuk ścigał go, wsiadając na konia, szybki jak wiatr. Żołnierze weszli następnie do lasu i rozproszyli się tu i tam. Sam król ścigał dzika. Słońce weszło w południk, a król przyszedł sam do samotnego lasu. Jego koń był zmęczony, a on także zmęczony głodem i pragnieniem. Dzik zniknął z pola widzenia. Król również zgubił się w tej gęstej dżungli i był bardzo pochłonięty intensywnymi troskami i niepokojami. Potem zaczął myśleć Dokąd teraz pójdę? W tej gęstej dżungli nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc. Zwłaszcza, że nie znam właściwej ścieżki. Kiedy tak myślał, nagle ujrzał rzekę z czystą wodą w tym samotnym lesie. Był bardzo zachwycony widokiem płynącej rzeki i zsiadając z konia, wypił tę wodę i sprawił, że koń również ją wypił. Pijąc poczuł wielką ulgę, i chociaż był bardzo zdezorientowany, że nie znalazł właściwej drogi, chciał teraz udać się do własnego miasta. W tym momencie pojawił się tam Wiśwamitra w starej bramińskiej formie, króle również patrząc na niego. Pokłonił się odzianemu braminowi Wiśwamitrze, który następnie przemówił do króla: O królu, dobrobyt wam. Po co tu przyszedłeś? O królu, jaki obiekt masz na oku w tym samotnym lesie? Zachowaj spokój i ciszę i mów wszystko przede mną. Król powiedział: Obra mnie. Jeden potężny, dziko ogromnym ciele wszedł do mojego ogrodu i całkowicie zepsuł wszystkie tam delikatne drzewa kwiatowe, aby powstrzymać tego dzika. Ścigałem go z łukiem w ręku i wyszedłem z miasta. Ten potężny dzik, bardzo szybki i jakby magik, umknął mi z oczu i odszedł dokąd nie wiem. Ścigałem go i dotarłem teraz do tego miejsca, i nie wiem dokąd poszli moi żołnierze. O Muniu, teraz jestem pozbawiony moich ludzi, jestem głodny i spragniony. Nie wiem, która jest droga do mojego miasta. Nie wiem też dokąd poszli moi żołnierze. O drogi panie, to dla mnie wielkie szczęście, że przybyłeś do tego samotnego lasu. Teraz chcę wrócić do domu, łaskawie wskaż mi drogę. Ukończyłem moją ofiarę Rajasuja. Zawsze daję każdemu to, czego chcę. To jest znane każdemu. Odwija. Jeśli chcesz pieniędzy na swoją ofiarę, przyjedź ze mną do Ajotki, a dam ci obfitość bogactwa. Jestem Harish Sandra, słynny król Ajotki. Tutaj kończy się osiemnasty rozdział siódmej księgi o pochodzeniu kłótni między Hariścandrą i Wiśwamitą w Mahapuranam Srimat Dewi liczącym osiemnaście 000 wersetów, autorstwa Maharshi Dawiasa. Rozdział dziewiętnasty, o zabraniu królestwa Hariścandry. Vyasa powiedział, o królu. Słysząc słowa króla Hariścandry, Maharshi Kausika z uśmiechem powiedział, o królu. Ten Tiratch jest bardzo święty. Jeśli ktoś się tu kąpie, zostaje oczyszczony z grzechów i wyskakuje cnota. A więc, szczęściarz, kąpcie się w tym i składajcie ofiary pokoju, Tarpanam, Waszym Ojcom, O Królu. Ten czas jest bardzo pomyślny i wysoce zasłużony, więc wykąpcie się w tej świętej Puny i czyńcie ją możne na tyle, na ile to leży w Waszej mocy. Sfaya Man mówi: Ten, kto przybywa do Tirtcha zdolnego do oddania wysokich zasług, punyja, nie kąpie się i nie czyni jałmużny, oszukuje samego siebie, więc bez wątpienia jest zabójcą swojej duszy. A więc, o królu. Wykonujcie chwalebne czyny najlepiej jak potraficie w tym wspaniałym Tirtcha. Wtedy pokażę Ci drogę i udasz się do Ajotki. O Kakuctho. Dziś będę zadowolony z Waszych darów i będę Wam towarzyszył, aby pokazać Wam drogę. To zdecydowałem. Słysząc szukańcze słowa Maharshi'ego, król zdjął wierzchnią szatę i przywiązując konia do drzewa, udał się w stronę rzeki, aby wykąpać się zgodnie z należnymi rytuałami. O królu. Przypadkowa kombinacja, która miała być tak, pewnie nadejdzie, tak oczarowała króla słowami mu niego, że dostał się całkowicie pod kontrolę mu niego. Należycie zakończył kąpiel i złożył ofiary pokojowe dewom i pitrisom, a następnie przemówił do Mitry: O panie, teraz robię ci prezenty. O szczęściarzu. Krowy, ziemie, klejnoty, słonie, konie, rydwany lub konie i tym podobne wszystko, co lubisz, dam ci właśnie teraz. Nie ma nic, czego nie mógłbym dać. Kiedy wcześniej wykonywałem rajasuja ofiarę, Złożyłem więc przed wszystkimi munami tę przysięgę. A więc, o Muni. Jesteście również obecni w tej głównej Tirtha, miejscu pielgrzymek, więc wyraź to, czego pragniesz, dam Ci upragniony przedmiot. Wiśwamitra powiedział, o królu. Twoja chwała rozprzestrzenia się daleko na tym świecie, zwłaszcza, że już słyszałem, że nie ma drugiego tak miłosiernego człowieka jak Ty. Muni Wasistcha powiedział, Król Słonecznej Dynastii, syn Trisianku, harish Sandra, jest czołowym i pierwszym spośród królów tego świata i nie ma nikogo o tak liberalnych poglądach jak on, takiego króla nigdy nie było i nigdy nie będzie. A więc, o królu. Teraz nadszedł czas ślubu mojego syna, więc modlę się dzisiaj przed tobą, abyś dał mi bogactwo, abym mógł celebrować to małżeństwo. Król powiedział, obra nie. Tak. Świętuj ceremonię zaślubin, dam ci upragnione bogactwo. Cóż więcej można powiedzieć niż to, że bez względu na to, jakiego bogactwa zapragniesz, dam je obficie. Nie ma co do tego wątpliwości. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc te słowa króla, muni Kausika był gotów go oszukać i zapoczątkowując gandharbi maje. Stworzył pięknego młodzieńca i jedną córkę w wieku dziesięciu lat i pokazując ich królowi powiedział: Małżeństwo tych dwojga należy uczcić dzisiaj. O królu, poślubienie chłopców i dziewcząt w gospodarstwie domowym oznacza zdobycie większej zasługi niż ofiara rajasuja. Więc dzisiaj otrzymasz ten upragniony owoc, jeśli dokonasz ją mużny na rzecz małżeństwa tego bramińskiego młodzieńca. Król był bardzo oczarowany swoją mają, więc gdy tylko usłyszał te słowa, natychmiast obiecał, to się stanie, nie sprzeciwił się w ogóle. Następnie Wiśwamitra wskazał drogę i król udał się do swego miasta. Wiśwamitra również, oszukując w ten sposób króla, wrócił do jego aśramu. Kiedy król przebywał w agnisali, kuchni, Wiśwamitra Muni udał się do niego i powiedział o królu. Obrzędy zaślubine dobiegły końca. Więc dzisiaj daj mi to, czego pragnę w tej sali ofiarnej. Król powiedział, obra mi Mów, czego chcesz, teraz lubię zdobywać sławę. Więc jeśli jest coś na świecie, co nie jest mi dane, jeśli chcesz, dam to nawet tobie, bez wątpienia. Śmiertelnik, posiadający wszelkie bogactwa, jeśli nie zapracuje sobie na dobre imię i sławę, które mogą zapewnić mu szczęście w jego przyszłym świecie. Mija życie na próżno. Wiśwa Mitra powiedział, o królu. Daj temu oblubieńcowi, przebywając na tym świętym ołtarzu ofiarnym całe swoje królestwo z królewskim parasolem i camarą do wachlowania króla i słoni, koni, rdwanów, piechoty i wszystkich klejnotów i klejnotów. Wiasa powiedział: O królu. Król Harisandra został zwiedziony przez swoją maję, więc gdy tylko usłyszał słowa mu niego, Chętnie powiedział bez najmniejszego namysłu dwukropę komuni Oddaję ci, jak się modlisz, moje rozległe panowanie. Wtedy bardzo okrutny Wiśwa Mitra powiedział, o królu. Przyjąłem twoją ofertę, ale o inteligentne. Daj teraz wymaganą daksinę, aby dopełnić swój dar. Man mówi, że dar bez daksiny jest bezowocny, więc aby otrzymać owoc twojego daru, daj daksinę tak, jak należy. Słysząc to, król był niezmiernie zdziwiony i rzekł, Panie, powiedz łaskawie, jaką ilość bogactwa mam Ci dać jako daksina. O święty, wypowiedz wartość swojej daksiny. O asceto, nie bądź niecierpliwy, bez wątpienia dam Ci daksinę do takiej kwoty. Słysząc to, Wiśwamitra powiedział do króla, obecnie daj mi dwa i pół ładunku złota jako daksina. Król Charysz Sandra był wielce zdumiony i obiecał dam ci to, po czym z niepokojem wsiadł na konia i był gotowy do szybkiego wyjazdu. W tym czasie przybyli do niego jego żołnierze, którzy zgubili drogę w poszukiwaniu króla. Byli bardzo zadowoleni, że go widzą, ale widząc go niespokojnego, zaczęli go w wielkim pośpiechu chwalić. Wiasa powiedział o królu, słysząc ich słowa. Król nie powiedział nic dobrego ani złego, ale myślenie o własnym działaniu weszło w zenane. Och, co obiecałem dać. Zrobiłem dar ze wszystkiego, co mam, zostałem oszukany w tej sprawie przez Mu niego, jak oszukany przez złodzieja na pustyni. Obiecałem mu oddać całe moje panowanie, w tym suknie, ponadto będę musiał zapłacić oprócz dwóch i pół ładunku złota. Mój mózg wydaje się być całkowicie zniszczony. Co zrobić teraz? Nie znałem przebiegłości mu niego. Dlatego zostałem oszukany przez tego kłamliwego bramina. Zrozumienie pracy Dajwy jest prawie niemożliwe. Och! Mój los! Co się teraz ze mną stanie? Bardzo oszołomiony król wszedł do wnętrza pałacu. Królowa widząc swojego męża pogrążonego w troskach, zapytała o przyczynę w ten sposób. Panie, dlaczego stałeś się tak roztargniony? Powiedz proszę, co teraz myślisz? O królu. Syn wrócił z lasu, zanim ukończyłeś swoją ofiarę rajasuja, dlaczego więc teraz jesteś w żałobie? Uprzejmie wypowiedz przyczynę swojego smutku. Nigdzie nie ma twojego wroga, silnego lub słabego, tylko waruna był na ciebie zły, teraz też jest bardzo zadowolony. Więc nie ma nic więcej do zrobienia, aby myśleć. O królu. Z powodu trosk ciało to z dnia na dzień staje się coraz słabsze, więc nic nie jest tak, jak troska o doprowadzenie do śmierci. Kiedy jego droga żona tak powiedziała, król wyjaśnił jej nieco przyczynę jego zależy, dobrze czy źle. Ale król był tak pochłonięty swoimi troskami, że nie mógł jeść ani spać, chociaż jego pościel była idealnie biała i czysta. Wczesnym rankiem następnego dnia, kiedy wstając z łóżka, z niepokojem wykonywał swoje poranne obowiązki. Przyszedł tam Wiśwamitra. Kiedy strażnik poinformował króla o przybyciu Wiśwamitry, ten wydał mu polecenie wejścia. Wiśwamitra, grabieżca wszystkiego i wszystkich, stanął przed nim i powiedział królowi, który wielokrotnie kłaniał mu się, o królu. Teraz opuść swoje królestwo i daj mi złoto, które obiecałeś jako Daksina i udowodnij, że jesteś prawdomówny. Harish Sandra powiedział, O panie. Dałem ci to moje rozległe panowanie, więc moje królestwo stało się teraz waszym. Opuszczam to królestwo i idę gdzie indziej. O kausiko. Nie musisz się nad tym zastanawiać. O braminie. Zabrałeś mi wszystko zgodnie z regułą techniczną, więc teraz nie jestem w stanie dać ci daksiny. Jeśli z czasem przyjdą do mnie bogactwa, natychmiast dam ci twoją daksinę. Mówiąc do niego w ten sposób, król powiedział do swojej żony Siajwy i, i syna Rohity, w tym pokoju Agnichotry powiadam, że oddałem moje rozległe panowanie mu nie mówi Słonie, konie, rdwane, złoto i klejnoty, wszystko to dałem mu wraz z moim królestwem. Cóż więcej niż to, co ratuje naszą trójkę, wszystko inne mu dałem. O Macharisi! Obejmij w pełni to prosperujące królestwo. Idziemy gdzie indziej do lasu lub górskiej jaskini. Wyjątkowo cnotliwy Sandra przemówił w ten sposób do swojej żony i syna i oddając wyrazy szacunku mu niemu, wyszedł ze swego domu. Widząc odchodzącego króla, jego żona i syn, udręczeni troskami, poszli za nim ze smutnymi twarzami. Widząc to, wszyscy mieszkańcy Ajotchy głośno płakali, a w mieście powstało wielkie zamieszanie i wrzawa. O królu. Czym jest ten czyn, którego dokonałeś? Jak doszło do ciebie to cierpienie? O królu, wielki los, bez żadnego namysłu, z pewnością cię oszukał. Bramini, ksiatriowie, bajowie i Śródrowie, wszyscy czterej warnaowie dali upust swemu smutkowi, kiedy zobaczyli, jak król odchodzi ze swoją żoną i synem. Bramini i inni mieszkańcy miasta, wszyscy pogrążeni w smutku. Zaczęli znieważać niegodziwego bramina, mówiąc, że on jest oszustem i tak dalej o królu. Daj złoto Daksinie, a potem idź, albo powiedz, że nie będziesz w stanie dawać, a wtedy nie wezmę Daksiny. Albo jeśli żywisz w sobie jakąkolwiek chciwość, odbierz całe swoje królestwo. O królu. Jeśli myślisz, że naprawdę zrobiłeś ten dar, daj to, co obiecałeś. Syn Gatchego tak mówił. Kiedy król Charysz bardzo pokornie pokłonił mu się ze złożonymi dłońmi i powiedział do niego. Tu kończy się dziewiętnasty rozdział siódmej księgi o odebraniu królestwa Charysz w Mahapuranam Srimat Devi Bhagavatam, liczącym osiemnaście zero wersetów autorstwa Machaeshive Dawiasa. Rozdział dwudziesty. O gorliwości by spłacić daksinę. Charysz powiedział: O Muni. Nie wezmę jedzenia, dopóki nie zapłacę ci złotem za twoją daksinę, wiedz, że to jest moje postanowienie. Dlatego o jeden z dobrych ślubów. Odrzuć wszystkie swoje zmartwienia związane z daksiną. Jestem królem dynastii Solar, zwłaszcza od czasu, gdy ukończyłem moją ofiarę Rajasuja, daję każdemu wszystko, czego zapragnie. A więc, o panie, jak to możliwe, że nie dam tego, co sobie dobrowolnie obiecałem? O najlepszy zdwias. Na pewno spłacę Twój dług. Muszę dać Ci złoto. Jak chcesz, bądź spokojny i cierpliwy, ale będziesz musiał poczekać jeden miesiąc, a kiedy zdobędę pieniądze, spłacę je Tobie. Wiśwamitra powiedział, O królu. Królestwo, skarbiec i siła to trzy źródła dochodu, ale teraz jesteś pozbawiony tego wszystkiego. Skąd teraz spodziewasz się zdobyć złoto? O królu. Próżne są wasze nadzieje na zdobycie pieniędzy, co mam teraz zrobić? Jesteś teraz biedny i jak mogę, z chciwości, sprawiać ci kłopoty? O królu! Lepiej powiedz, nie będę w stanie dać ci daksiny, a wtedy porzucę moje silne oczekiwanie i odejdę tak, jak mi się podoba. I ty też możesz myśleć, że nie masz złota, więc jak możesz dawać pieniądze, żeby jechać, gdzie chcesz, z żoną i synem? Wiasa powiedział, o królu. Słysząc te słowa mu niego, w chwili jego odejścia, król powiedział, o braminie. Bądź cierpliwy, a na pewno dam ci twoją daksinę. Odwija. Moja żona, syn i ja sami jesteśmy zdrowi, więc sprzedając je, dam ci pieniądze, nie ma co do tego wątpliwości. O panie. Zapytaj łaskawie, czy jest ktoś, kto może nas kupić? A zgodzę się zostać niewolnikiem z moją żoną i synem. Omuniu, możesz sprzedać nas wszystkich, a za cenę, którą uzyskasz, możesz wziąć z tego dwa i pół ładunku złota i być zadowolonym. To mówiąc, król udał się do Benares, gdzie przebywał się Ankara ze swoją drogą małżonką Umą. Król ujrzał piękne miasto, którego widok sprawia, że serce tańczy z jeszcze większą radością i powiedział, że został pobłogosławiony. Następnie udał się nad brzeg Phagirathi i wykąpał się w Gangesie i składał ofiary pokoju, Tarpan, Dewom i Pitrisom oraz kończąc wielbienie swojego Istadewa, własnego bóstwa, rozejrzał się, dokąd miał się udać. Król wkraczający do pięknego miasta Benares zaczął myśleć że nie chroni tego miasta żadna ludzka istota, ale chroni go sam Siwa. Więc jeśli tam mieszka, nie będzie mieszkać w mieście, które zostało przez niego podarowane Wiśwamitrze. Król więc, bardzo zmartwiony bólem i kłopotami oraz bardzo oszołomiony, zaczął podróżować pieszo ze swoją żoną i synem, wszedł do miasta i zaufał. W tym momencie ujrzał mu niego Wiśwamitrę pragnącego Daksiny, Pokornie pokłonił się i przemówił ze złożonymi dłońmi o muni. Moja droga żono, mój syn i ja mieszkamy tutaj. Możesz wziąć każdego z nas i zlecić wykonanie swojej pracy, albo powiedz, jaką jeszcze pracę będziemy musieli dla Ciebie wykonać. Wiśfamitra powiedział, obiecałeś, że zapłacisz Daksinie pod koniec miesiąca, a dzisiaj ten jeden miesiąc się skończył. Jeśli pamiętasz, daj mi Daksinę. Król powiedział, obra mi Jesteś mądry i obdarzony mocą tapas, asceza, jeszcze nie minął jeden miesiąc, zostało jeszcze pół dnia, poczekaj do tego czasu, i już nie. Wiśwamitra powiedział, o królu. Niech będzie. Przyjdę ponownie i jeśli mi nie dasz, przeklnę cię. Mówiąc to, Wiśwamitra odszedł. Król pomyślał wtedy w sobie, jak spłacić mu to, co obiecał. W tym mieście Benares nie ma żadnego wpływowego przyjaciela, który mógłby mi pomóc z pieniędzmi, skąd w takim razie wziąć potrzebne pieniądze. Jestem Xatrium, Pratigracha, Gracha, żebranie lub przyjmowanie prezentów jest dla mnie zabronione i jak mogę błagać lub przyjmować jakikolwiek prezent. Zgodnie z kodeksem tcharmy składanie ofiar we własnym imieniu, studiowanie i dawanie to trzy obowiązki przypisane królowi. A jeśli umrę nie płacąc daksinie braminowi, zostanę zanieczyszczony grzechem kradzieży własności bramina i wtedy urodzę się jako robak lub stanę się pretą. Więc sprzedanie się, i spłata długów, jest lepsze niż to. Suta powiedział, o Kiedy król tak pokornie myślał ze spuszczoną twarzą i w rozkojarzonym stanie umysłu, jego żona przemówiła do niego ze łzami w oczach i głosem zdławionym uczuciami, o królu. Odrzućcie wszelkie troski i zachowujcie własną tcharmę, prawdę. Ten, kto jest rozwiedziony z prawdą, jest opuszczony jak preta, o najlepszy ze wszystkich ludzi. Zachowanie prawdy jest tcharmą, nie ma wyższej od niej tcharmy, tak twierdzą mędrcy. On, którego słowa okazują się fałszywe, jego agnichotra, nauka, dary i wszelkie działania stają się bezowocne. Prawda jest bardzo wychwalana w tcharma siastra i ta prawda wznosi i ocala cnotliwe duże. Podobnie kłamstwo bez wątpienia ciągnie niegodziwego człowieka do piekła. Król Jayati złożył ofiarę z konia i ofiarę rajasuja i udał się do niebios, ale pewnego razu powiedział fałszywie i został usunięty z niebios. Król rzekł, o, idziesz jak słoń. Mam syna, który rozmnoży moją linię, mów, co chcesz powiedzieć. Królowa rzekła, o królu. Żony są przeznaczone dla synów, twoje posiadanie mnie spełniło się, ponieważ jest twój syn. Więc sprzedaj mnie za pieniądze i daj daksina braminowi. Nie odstępujcie od prawdy. Wiasa przemówił, słysząc to, król zemdlał. Po odzyskaniu przytomności zapłakał z bólu w sercu. O, łagodne. To, co przed chwilą powiedziałeś, sprawiło mi wiele bólu. Czy jestem takim grzesznikiem, żeby całkowicie zapomnieć o waszych rozmowach i słodkich uśmiechach? Niestety, o słodko uśmiechnięta, nie powinieneś mówić takich słów, o sprawiedliwy. Jak mogłeś wypowiedzieć te szorstkie słowa, nie nadające się do wypowiedzenia? Mówiąc tak, król zniecierpliwił się na myśl o sprzedaniu żony, zemdlał i padł na ziemię. Widząc, jak zemdlał i leżał płasko na ziemi, królowa została poważnie zraniona i przemówiła z wielkim współczuciem. O królu, komu wyrządziłeś zło, że wpadłeś w to nieszczęście? Niestety, ten, kto przywykł do spania w pokoju ozdobionym dywanami, jest dziś jak człowiek pokorny, śpiący na ziemi. Król, który dał braminom miliony złotych mochurów, ten sam król, mój mąż, leży teraz na ziemi. Niestety, co za bolesna rzecz. O losie. Co ci zrobił ten król, że rzuciłeś tego Indre i Upendre jak króla w to straszne nieszczęście? To mówiąc, piękna królowa o zdrowych biodrach, bardzo zasmucona widokiem bólu męża upadła nieprzytomna na ziemię. Wtedy mały książę, widząc, że ojciec i matka leżą bez zmysłów, leżących na ziemi, bardzo się zaniepokoił i zgłodniały, zawołał, ojcze. Ojcze, jestem bardzo głodny, daj mi jeść, o matko. O matko, mój język jest wysuszony, daj mi jeść, a chłopiec zaczął wielokrotnie płakać. Tu kończy się dwudziesty rozdział siódmej księgi o gorliwości Harish by spłacić daksinę w Mahapuranam śrimat Dewi Bhagavatam, liczącym zero Wersetów. Autorstwa Machasive Dawiasa. Rozdział 21 O opisie smutków Haryś-Candry Wiasa powiedział, o królu. W tym momencie Muni Wiśwamitra, obdarzony mocą tapas, podszedł tam, bardzo rozgniewany, niczym Bóg śmierci, i poprosił o jego bogactwo. Widząc, jak Haryś-Candra upadł tak bezsensownie na ziemię, Wiśwamitra zaczął skrapiać jego ciało wodą. O królu. Człowiek zadłużony ma kłopoty z dnia na dzień. Więc w i zapłać obiecaną daksinę. Król, tak pokropiony zimną jak śnieg wodą, odzyskał przytomność, ale widząc Wiśwamitrę, ponownie zemdlał. Wtedy dwija Wiśwamitra pocieszył go i ze złością przemówił do niego w ten sposób. O królu! Jeśli chcesz zachować stałość, daj wtedy moją daksinę. Patrzeć! To prawda sprawia, że słońce świeci. To prawda umieściła tę ziemię na swoim miejscu, co tu więcej mówić, nawet sfarga opiera się na prawdzie, więc największa twarma leży w prawdzie. Jeśli owoc tysiąca aśwa jest trzymany na jednej szali, a prawda na drugiej szali wagi, to prawda przewyższa tysiąc ofiar z koni, czyli po co nam mówić o tym wszystkim. O królu! Jeśli nie uda ci się dać mojej daksiny przed zachodem słońca, bez wątpienia przeklnę cię. Mówiąc to, Wiśwamitra odszedł. Król również bardzo się przeraził. Słowa mu niego zabolały biednego króla, ale bardziej niepokoiła go myśl o tym, jak mu zapłaci i będzie trzymał się prawdy. Suta powiedział, Orisi. W tym czasie bramin biegły w wydach, wraz z wieloma innymi braminami, wyruszył ze swojego domu, właśnie w tym miejscu. Królowa, widząc w pobliżu ascetę bramina. Zwróciła się do króla słowami rozsądnymi i zgodnymi z tcharmą, o panie. Bramin jest uważany za ojca pozostałych trzech warn to jest ksatriów, wajziów i siódrów, a syn z pewnością może zabrać rzeczy ojca, więc moim zamiarem jest, abyś wyrzebrał swoje bogactwo u tego bramina. Król powiedział: O, oszczupłej talii, żebrać pasuje braminom jest to zakazane dla ksatriów. Będąc ksatrią, nie chcę niczego przyjmować jako prezentu. Bramini są guru wszystkich warn, dlatego zawsze należy je szanować. Nie wypada, że braciu bramina, zwłaszcza ksatriowie, nigdy o nic nie proszą bramini. Jest to całkowicie zabronione. Ofiarowanie oblacji, nauki, darów i kierowanie poddanymi oraz ochrona tych, którzy przyjmują schronienie, to karma ksatriów, ale oni nigdy. Przenigdy nie poprosiliby żadnego innego mężczyzny daj, daj i wypowiedzieli te słowa wskazujące na pokorę, odewi. Słowa daję ci są wyryte w moim sercu, więc zarobię pieniądze z innego źródła i dam jemu niemu. Królowa rzekła, o królu. Czas utrzymuje niektórych ludzi w jednym i tym samym stanie, znowu wpędza innych w kłopoty, to czas daje szacunek jednemu i znowu czas daje brak szacunku innym. To czas czyni jednego dawcą, i ten sam czas czyni drugiego żebrakiem. Więc nawet Rysiwisła Mitra, uczony i obdarzony siłą tapas, wpadając w złość, pozbawił was królestwa i szczęścia, a tym samym popełnił całkiem niereligijny czyn w postaci dręczenia innych. Możesz teraz ocenić na podstawie tego cudowne działanie czasu. Król powiedział, Wolałbym raczej wyrwać sobie język na dwie części ostrym mieczem, niż porzucić moją dumę ksatria i nigdy nie byłbym w stanie wypowiedzieć słów dawaj, dawaj, o szczęściarzu. Jestem ksatrią, więc nigdy nikogo o nic nie proszę. Zawsze powtarzam, że siłą moich ramion zarobię pieniądze i spłacę swój dług. Królowa rzekła, o królu. Indra i inne dewy oddały mnie należycie w Twoje ręce. Więc jestem twoją religijną, prawną żoną, zwłaszcza mam wykształcenie i powinienem być chroniony. Dlatego oświetlisty, jeśli nie lubisz żebrać, możesz mnie sprzedać i spłacić swoją daksinę. Słysząc te słowa, król Charyszandra bardzo zasmucił się i rozpaczał, mówiąc O, jaka to bolesna rzecz. Cóż to za bolesna rzecz? Jego żona ponownie przemówiła o królu. Czy potem spalimy się ogniem klątwy Bramina i w ten sposób bardzo się poniżymy? Więc dotrzymaj teraz mojego słowa. Sprzedajesz mnie nie dlatego, że jesteś zakochany w rządze hazardu ani dlatego, że jesteś pozbawiony wszelkiej wiedzy przez przyjemności doczesnych rzeczy, ani nie sprzedajesz mnie, aby zapobiec niebezpieczeństwu Twego Królestwa. Chodzi o to, że sprzedajesz mnie, aby spłacić dług wobec swojego guru. Więc nic grzesznego winy nie zostanie przez Ciebie poniesione. Więc sprzedaj mnie i trzymaj się prawdy i jej owoców. Tu kończy się 21 rozdział 7 księgi, opisujący cierpienia Hariścandry w Mahapuranam. Srimat Devi Bhagavatam, składający się z 18.000 wersetów autorstwa Maharshi Vedaviasa. Rozdział 22 o sprzedaży żony Hariścandry. Vyasa powiedział, o królu kiedy królowa matchawi wielokrotnie prosiła króla, on powiedział o dobry pomyślny, Kiedy nie spotkałeś się z żadnymi skrupułami, aby wyraźnie wypowiedzieć te ostre i okrutne słowa, zrobię teraz czyn, na który nie odważą się najbardziej bezwzględni ludzie. To opowiedziawszy, król udał się z żoną bardzo przygnębiony do miasta, stawiając ją na drodze publicznej. Król zawołał głosem zdławionym uczuciami i soczami pełnymi łez dwukropek o obywatele. Słyszę Was wszystkich. Czy ktoś z Was potrzebuje służącej? Ta Pani jest mi droższa niż życie. Jeśli któryś z Was będzie w stanie zaoferować za nią cenę, jak to ogłoszę, niech ją szybko rozdaje. Wtedy mędrcy powiedzieli, kim jesteś? Dlaczego przyjechałeś tutaj? Żeby sprzedać swoją żonę. Król powiedział, czy pytasz mnie o moje przedstawienie? Posłuchaj więc, jestem bydlęciem bez serca i niegodnym miana człowieka, albo jestem raksasem. Nie, jestem czymś więcej. Jestem gotów popełnić ten grzeszny czyn. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc to, Kausika nagle przybrał postać starca. Wyszedł i przemówił do Hariś Candry. Jestem panem nieograniczonego bogactwa, więc jestem w stanie dać Ci pieniądze które chcesz, jestem gotów kupić służącą, dając ekwiwalentny majątek. Lepiej daj mi służącą. Moja żona jest niezwykle delikatna, nie jest w stanie wykonywać wszystkich prac domowych, więc pozwól mi mieć służącą. Ale powiedz szybko, jaką wartość mam zapłacić? Kiedy Brahmin to powiedział, Haris Sandra poczuł, że jego serce jest jakby rozdarte, więc przez chwilę nie mógł nic mówić. Bramin powiedział, weź równowartość pieniędzy odpowiednią do wieku, urody, kwalifikacji i możliwości swojej żony i przekaż ją mnie. Posłuchaj o cenach służących płci męskiej i żeńskiej. Jak napisano w dharma siastrach, ceną służącej mądrej, dobrej, dobrze wykwalifikowanej i posiadającej 32 pomyślne cechy jest jeden złoty mochurkoti. A sługa płci męskiej o podobnych kwalifikacjach przynosi jednego złotego mochura budy. Harish Sandra bardzo cierpiał, słysząc, jak bramin mówi w ten sposób, ale nie mógł nic powiedzieć. Następnie bramin położył pieniądze przed królem na korze i chwycił królową za włosy i był gotowy ją ciągnąć. Królowa rzekła dwukropek koaria: Pozwól mi raz zobaczyć lotosową twarz mego syna, zostaw mnie raz. O braminie. Proszę, zobacz, że trudno będzie mi znowu zobaczyć tego chłopca. O synu. Ujrzeć. Twoja matka jest teraz niewolnicą. Więc, o książe, nie dotykaj mnie. Nie nadaje się teraz na to, żebyś mnie dotykał. Wtedy chłopiec, widząc nagle porwaną matkę, zawołał. O matko. O matko. I poszedł za nią ze łzami w oczach. Chłopiec ten przewracał się na każdym kroku, a mimo to chwytał za rękę ubranie matki i zaczął jej towarzyszyć. Bramin, widząc takie zachowanie chłopca, zniecierpliwił się ze złości i zaczął go bić. Chłopiec wciąż płakał, mówiąc: Matko, matka. I nigdy nie opuścił uścisku matki. Królowa rzekła: Panie, zmiłuj się nade mną i kup też tego chłopca, chociaż mnie kupujesz. To jednak bez tego chłopca nie będę mógł wykonywać Twojej pracy. Mój los jest zły, dlatego to nieszczęście się wydarzyło. Wyświadcz mi tę przysługę. Bramin powiedział, weź te pieniądze i daj mi też chłopca. Mędrcy w Tcharma, siastrach ustalają takie ceny dla kobiety i mężczyzny. Inni pandici różnicują ceny, na przykład sto, tysiąc, lakh, crore i tak dalej, zgodnie z różnymi kwalifikacjami. Ale dla kobiety, która jest zręczna we wszystkich działaniach, skromna, dobrze się zachowuje i jest dobrze wykwalifikowana, a na której ciele widać 32 pomyślne znaki, jej ceną jest jeden złoty koti, a zakwalifikowanego mężczyznę jeden arbuda złote mochury. Suta powiedział, o królu. Następnie bramin przekazał cenę chłopca zgodnie z decyzją, w złotych mochurach przed królem nad korą. A następnie związał matkę i syna. Następnie chętnie i bez zwłoki zaniósł je do swojego domu. W chwili odjazdu królowa okrążyła króla i uklęknąwszy, pokłoniła mu się i w tym stanie pokory zaczęła mówić jeśli kiedykolwiek czyniłam dobroczynność, jeśli kiedykolwiek składałam ofiary na ogniu, jeśli kiedykolwiek zadowolę braminów, wtedy dzięki tej cnocie Haris Sandra znów będzie moim mężem. Widząc swoją żonę, droższą niż życie, upadłą na nogi, król był bardzo rozkojarzony i lamentował, wołając Niestety, niestety. Cień drzewa nigdy nie opuszcza drzewa, ale będąc naprawdę skromnym i obdarzonym wszelkimi kwalifikacjami, jesteś teraz oddzielony ode mnie. Rozsądnie rozmawiając z żoną, król powiedział do syna, O dziecko, dokąd pójdziesz, zostawiając mnie tutaj. Gdzie mam teraz iść? A kto powstrzyma moje nieszczęścia? Wtedy król przemówił do bramina, o braminie. Bólu, którego doświadczam w rozłące z synem, nie odczuwałem przy okazji opuszczania królestwa ani przy wygnaniu do lasu. O pomyślny: mąż, dobroduszny w tym świecie, zawsze żywi swoją żonę i zawsze zapewnia jej wygodę i szczęście. Ale jestem Twoim mężem tak złym, że Cię opuściłem i sprawiłem, że unosisz się w Morzu Boleści. Urodzony w rodzinie Iksaku, odziedziczyłem Królestwo i jego przyjemności, ale niestety, zdobycie takiego męża zostało teraz zredukowane do niewolnictwa. Odewi. Jestem pogrążony w tym oceanie smutków i kłopotów. Kto mnie uratuje, opowiadając te historię z Puran? Suta powiedział o Królu. Wtedy Bramin zaczął zabierać królową i chłopca, biczując ich przed obliczem króla. Widząc, jak jego żona i syn są wyciągani w tym stanie, ból króla nie znał granic i często wzdychał. Wzdychał i gorzko płakał głośno. Niestety, moja droga żona, której księżyc, słońce, wiatr ani żadne inne ciało nie mogło zobaczyć przedtem, stała się dzisiaj niewolnicą. Och! Jak piękne i delikatne są palce mojego dziecka. Został dziś sprzedany, będąc urodzonym w słonecznej dynastii? Niestety, precz z moim głupim zrozumieniem. O moja droga. Och, moje dziecko, rohitaswo! Twój ten nieszczęsny stan jest spowodowany przez moje niegodne szacunku złe Maksymy Anaryi. Och, przez kpinę Daiva mam to cierpienie na mnie. Wiasa powiedział. Król lamentował w ten sposób, kiedy bramin zniknął wraz z nimi w bardzo wysokich drzewach i ścianach pałacowych budynków. W tym czasie szybko przybył tam okrutny diabelski muni, obdarzony wielką mocą ascezy, w towarzystwie swoich uczniów. Wiśwamitra powiedział, o potężny. Jeśli uważasz, że twoim obowiązkiem jest szanowanie prawdy, to złóż mi ofiarę Daxi którą obiecałeś wcześniej. Hariścandra powiedział: O Rajarsi. kłaniam się tobie, o bezgrzeszny. Teraz weź daksinę ofiary Rajasuja, którą obiecałem ci wcześniej zapłacić. Viśvamitra powiedział: O królu, skąd zebrałeś te złote mochury, którymi teraz płacisz mi jako moja daksina? Jak na to zasłużyłeś? Mówić. Hariścandra powiedział: Odwijo, o bezgrzeszny. Jaki jest pożytek zmówienia ci tego? Zwiększy agonię przez słuchanie. O jeden z dobrych ślubów. Wiśwamitra powiedział, nie przyjmę pieniędzy zarobionych niewłaściwie. Dawaj to, co nabyłeś uczciwie. Powiedz szczerze, jak to zdobyłeś. Sandra przemówił, obra mi Sprzedałem moją żonę Dewi Matchawi za jednego koti złotego mochura, a mojego syna za dziesięć koti złotych mochurów. Więc wejś ode mnie te jedenaście koti złotych mochurów. Cuta rzekł, widząc bardzo małe złoto zebrane ze sprzedaży żony i syna, i widząc króla przytłoczonego bólem i smutkiem, Kausika ze złością przemówił: O królu, Daksina ofiary rajasuja nie może być tak mała, więc zbierz szybko inne pieniądze, aby je ukończyć. O nikczemny ksatryów. Jeśli myślisz, że to jest dla mnie właściwe. Najpierw spójrz na moją ogromną moc, którą posiadam w mojej właściwie praktykowanej tapasyi, w moim czystym stanie bramińskim, w mojej brutalnej mocy i w moich czystych studiach, a potem możesz zapłacić mojej daksinie. Candra powiedział, obchagawanie. Właśnie sprzedałem moją żonę, więc poczekaj trochę czasu, a ja zbiorę więcej złota i ci je zapłacę. Viśvamitra powiedział, o królu. Pozostała czwarta część dnia. Poczekam do tego czasu. Po tym nie będziesz oczekiwać ode mnie żadnej innej odpowiedzi. Tu kończy się drugi rozdział siódmej księgi o sprzedaży żony Harish Candry w Mahapuranam Ślimat Dewi liczącym liczącym 18.000 wersetów. Autorstwa Maharshi Dawiasa. Rozdział 23. O uznaniu przez króla Harish Candry niewoli Candala. Wiasa powiedział o królu. Mówiąc te szorstkie i okrutne słowa do króla, munni wziął te pieniądze i odszedł. Kiedy wiśfamitra odszedł, król Sandra był bardzo zakłopotany smutkiem i często wzdychał. Potem zaczął mówić z pochyloną twarzą. Cierpiąc na ciągły ból i kłopoty, jestem teraz przemieniony w pretę jeśli ktoś uzna mnie za przydatną, może mnie kupić za odpowiednią wartość w złocie. Ale powinien to zrobić szybko, zanim zajdzie słońce. Tcharma przybiera więc postać bez serca. Candela przybył tam szybko, aby przetestować Haris Candre. Ciało tego niskiego, podłego człowieka było czarnego koloru. Jego twarz wyglądała groźnie, brzuch wydłużony, ciało wydzielało cuchnące zapachy, zęby bardzo długie, a twarz pokryta brodą. W ręku trzymał jeden bambus. Na jego szyi zwisały kości zmarłych, a jego klatka piersiowa była bardzo zniekształcona. Candala powiedział, pilnie potrzebuję sługi, zachowam cię jako mojego niewolnika. Powiedz więc szybko, jaka jest twoja cena? Wiasa powiedział, o królu. Kiedy okrutny, niezwykle okrutny i bez serca Candala powiedział w ten sposób, król Harish Candra był zaskoczony jego pojawieniem się i powiedział, kim jesteś? Candala powiedział O królu. Jestem słynnym candalą, prawirą, będziecie musieli zawsze być mi poddani i zbierać ubrania zmarłych. Słysząc jego słowo, król powiedział Chcę, żeby kupił go bramin albo ksatria. Widzieć. Mędrcy mówią, że tcharma dobrych ludzi jest doskonała, tcharma osób pośrednich jest średnia, a tcharma środka jest przygnębiająca. Należysz do niskiej i podłej klasy, więc moja tcharma nie może być przestrzegana, jeśli pozostanę w twoim domu. Sandala powiedział o królu. To jest wasza tcharma, o której teraz wspominacie. To dlaczego wspomniałeś, że każdy może cię kupić, bez żadnego uprzedniego namysłu przemawiałeś przede mną. Ten, kto mówi z rozwagą, osiąga upragniony cel, ale o bezgrzeszny, nie przemyślałeś tego i normalnie to powiedziałeś. Jeśli jednak uznam za prawdziwe twoje słowa, które wypowiedziałeś jako pierwszy, to bez wątpienia jesteś przeze mnie kupiony. Haris Sandra powiedział Złoczyńca, który mówi nieprawdę, idzie wprost do strasznego piekła, więc stanie się Candalą jest dla mnie o wiele lepsze niż użycie nieprawdziwego słowa. Wiasa powiedział: O królu. Kiedy król mówił w ten sposób, Przybył tam z gniewu i z niecierpliwienia Asceta Wiśwamitra, przewrócił oczami i powiedział, ten candala przyszedł dać ci upragnione pieniądze, dlaczego więc nie dajesz mi resztyk mojej daksiny? Sandra powiedział, o kausiko, Nic nie jest ci nieznane. Moje to ciało narodziło się dla linii słonecznej, jak więc mogę zaakceptować tę niewolę candala? Wiśwamitra powiedział, jeśli nie sprzedasz się candali, bądź pewien, że właśnie teraz rzucę na ciebie moją klątwę. Daj mi natychmiast moja adaksina, czy to od candala, czy od bramina. Obecnie nie ma innego nabywcy niż ten candala. Ale wiedzcie, że to jest pewne, że nie wrócę, dopóki nie dostanę pieniędzy. O królu, jeśli nie dasz mi teraz pieniędzy, to kiedy pozostanie połowa khatiki dnia, spalę cię ogniem mego gniewu. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc te słowa Wiśwamitry, król prawie umarł, oszołomiony strachem, chwycił stopyrsi i powiedział, bądź przyjazny, proszę. Hariścandra powiedział, o prarsi. Jestem teraz bardzo upokorzony i bardzo cierpię i cierpię. W szczególności jestem waszym pchaktą, jestem waszym sługą, więc bądź łaskawie zadowolony i uwolnij mnie od tego bolesnego towarzysza Candala. O Muniu! Zamiast mojej resztki daksiny, będę twoim posłusznym niewolnikiem, wykonam twoją pracę i wykonam twoje polecenia. Wiśwamitra powiedział, o królu. Jesteś więc moim niewolnikiem, zawsze będziesz posłuszny moim przykazaniom. Wiasa powiedział, o królu. Kiedy Wiśwamitra tak powiedział, król z radością pomyślał, że odzyskał życie i powiedział do kałsiki. Zawsze będę posłuszny Twoim słowom. Teraz rozkaż mi, jaką pracę będę musiał wykonać. Wiśwamitra zwrócił się następnie do Candali i powiedział, o Candalo, przyjdź do mnie i daj mi cenę za tego niewolnika. Teraz przekazuję Ci tego niewolnika, daj mi cenę i weź go. Chcę pieniędzy, nie potrzebuję służącego. Wiasa powiedział, o królu. Kiedy Wiśwamitra przemówił w ten sposób, Candala, przepełniony radością, natychmiast przyszedł do Rsi wiśwamitry i powiedział. Odwijo! Ulga, którą mi dałeś, sprzedając tego sługę, za to dam ci szeroką ziemię Prajaga mandalam, pokrytą klejnotami. Wiasa powiedział O królu. Następnie candala dał tysiąc klejnotów, tysiąc klejnotów, tysiąc pereł i tysiąc złotych mochurów, a wiśwamitra je przyjął. Na twarzy króla Harish nie było widać żadnych oznak rozproszenia ani nieprzyjemności. Raczej powstrzymał swoją cierpliwość i pomyślał w sobie, Mitra jest teraz moim panem, wykonam każdą pracę, którą zleci we mnie. W tym czasie bezcielesny głos, głos z przestrzeni czwartego wymiaru, zabrzmiał z niebios, o szczęściarzu. Jesteś uwolniony od Daksiny, długu, który wcześniej obiecałeś mi dać. Deszcz kwiatów spadł na głowę króla z niebios. W tym czasie potężny Indra i inne zastępy dewów wychwalały króla, mówiąc, Sadhu! Sadhu! Dobrze zrobione, dobrze zrobione. Serce króla napełniło się wielką radością, a król powiedział do kałsiki. O inteligentne! Jesteś dla mnie większym dobroczyńcą niż mój ojciec, matka i przyjaciel. Bo uwolniłeś mnie w jednej chwili od długów, a więc opotężnie uzbrojony. Twoje słowa są dla mnie korzystne. A teraz rozkazuj, co mam robić. Kiedy król tak powiedział, Wiśwamitra powiedział, idź i przestrzegaj od dzisiaj słów Candala. Niech dobro cię spotka. To mówiąc, Maharishi Wiśwamitra wziął pieniądze otrzymane od Candala i udał się na swoje miejsce. Tu kończy się 23 rozdział siódmej księgi o uznaniu przez króla Hariścandry niewoli Candala w Machapuranam Srimat Dewiphagawatam, liczącym 18 00 wersetów, napisanym przez Macharsiwe Dawiasa. Rozdział 24. O pobycie Hariścandry w płonącej ziemi. Sionaka powiedział: O suto. A teraz opisz tak szybko, jak tylko możesz ze szczegółami. Co król Harish Candra zrobił później w domu Candala? Suta powiedział, kiedy Wiśwamitra odszedł, umysł Candali wypełniła radość. Dał już Wiśwamitrze taką ilość klejnotów, więc związał teraz króla i mówiąc mu, czy teraz stoisz na ścieżce kłamstwa? Zaczął go bić kijami. Król był już bardzo zmęczony żałobą swoich bliskich, będąc teraz bitym przez Candale, stracił zmysły. W tym stanie Candala zabrał go do swego domu i związał łańcuchem. Wtedy kłopoty Candala dobiegły końca i zasnął. Król mieszkał w domu Candali w tym stanie spętany łańcuchem, ale nie zabierał tam jedzenia. Nieustannie opłakiwał swoją żonę, syna i innych. Niestety, ta szczupła pani, widząc smutną minę syna, wspomina mnie teraz z ponurą miną. Być może myśli teraz ze smutkiem w sercu, że kiedykolwiek król dostanie pieniądze, spłaci obiecane pieniądze braminowi, a następnie uwolni nas z tego jarzma woli. Niestety. Kiedy nadejdzie ten dzień, kiedy zobaczy mnie i to płaczące dziecko i porozmawia z nami. Gdy syn zawoła, mówiąc, pójdę do ojca, ojcze. Kiedy przyjdzie i porozmawia z dzieckiem. Ta łagodna kobieta o płowych oczach nie wie. Że teraz znajduję się pod władzą Candala. Niestety. Pozbawiono mnie królestwa, przyjaciele, i sprzedałem moją żonę i syna. Teraz jestem związany łańcuchem niewoli Candala. Niestety. Tyle nieszczęść spadło na mnie jedno po drugim. Myśląc bezustannie o swej drogiej żonie i synu, król spędzał dni w domu tego Candala. Minęły cztery dni, a piątego dnia Candala przybył tam i zgromił króla bardzo ostrymi słowami, Uwolnił go z więzów i powiedział, idź na miejsce pochówku i zbierz ubrania zmarłych. W południowej części Kasi znajduje się rozległy śmasem, cmentarz, idźcie i chroncie to, a cokolwiek wam się należy, bierzcie to sprawiedliwie, nie zostawiaj tego. Weź ten klub Jariara i idź tam szybko. Powiedz wszystkim, że jesteś posłańcem Wirawachu i że ta laska jest jego. Suta powiedział, orisi. W ten sposób Hariś Sandra został sługą Candali i był zaangażowany w zbieranie szat zmarłych osób. Na polecenie Candali, którego obowiązkiem było zbieranie szmat z martwych ciał, król udał się na miejsce pochłówku. Na południe od miasta Kasi znajdowała się straszna śmasana, porozrzucana girlandami zmarłych. Ze wszystkich stron unosiła się nieprzyjemna woni, cała była pokryta dymem. Wrzeszczały tam setki szakali, a ich wrzaski odbijały się echem od ziemi. W wielu miejscach sępy, szakale i psy ciągnęły zwłoki. W innych miejscach porozrzucane były stosy kości, cała ziemia była pokryta zgniłym zapachem zmarłych. W niektórych miejscach wydawało się, że ze stosu pogrzebowego na wpół spalone zwłoki śmieją się dziko z szeroko otwartymi ustami. Tak więc martwe ciała wyglądały okropnie. Gdy były pod ostrzałem, przywieziono tam wiele trupów i powstał wielki zgiełk wywołany krzykami ich przyjaciół i krewnych Och, mój syn, mój przyjaciel, mój krewny, mój brat, moje dziecko, moja droga żono, Och, mój kuzyn, Och, mój dziadek, Och, mój ojciec, mój wnuk, mój znajomy, gdzie się podziałeś, zostawiając mnie tutaj? Przyjdź raz i pozwól mi cię zobaczyć. Przy takich okropnych dźwiękach jak te, cmentarzysko odbijało się echem. Mięso, szpik, tłuszcz płonęły w ogniu i wydobywał się tam osobliwy dźwięk son, son i tworzył pustkę w umysłach ludzi. Ogień płonął z trzaskiem. Tak więc śmasana wyglądała bardzo okropnie, jakby wszechświat był niszczony na końcu kalpy. Przybył tam król Harish Sandra i z ogromnym bólem zaczął dawać upust swoim smutkom. Moi ministrowie, słudzy, gdzie teraz wszyscy jesteście? Gdzie jest królestwo, które otrzymałem dzięki dziedzictwu? O mój synu! O moja droga żono! Gdzie teraz przebywasz? W jakiej odległości? Zostawiając mnie tutaj z powodu gniewu bramina. karmy człowiek nigdy nie otrzyma pomyślnych owoców. Dlatego ludzie powinni starannie zdobywać tcharmę. Król, którego ciało było pokryte kurzem i brudem, myślał tak wielokrotnie i w końcu, pamiętając o słowach Candala, wyruszył na poszukiwanie zmarłych. Z tych pełnych wydarzeń, trosk i niepokojów jego ciało stało się chude jak patyk. Wciąż biegał tam i z powrotem i obliczał w ten sposób, to martwe ciało będzie kosztowało 100 złotych mochurów. Z tego to należy do króla, to do mnie, a to do sandali. Więc myślał bez przerwy i jego stan stał się okropny. Jego twarz, ramię, brzuch i stopy oraz inne części ciała były pokryte popiołem i kurzem, król miał na sobie postrzępioną szatę, w której zaszyto setkim miejsc, jego palce u nóg były całe umazane wszelkiego rodzaju mięsem, szpikiem, tłuszczem i innymi rzeczami. Zaczął zaspokajać swój głód jedzeniem przygotowanym dla wszelkiego rodzaju trupów i wziąwszy ich girlandy, otoczył nimi swoją głowę. Dzień i noc nie spał i zawsze wzdychał i wzdychał, płacząc, niestety, niestety. I tak minął jeden rok, jakby to było trzysta lat. Tu kończy się czwarty rozdział siódmej księgi o pobycie Hariś Candry na płonącej ziemi w Mahapuranam. Ślimat Deviphagavatam, liczący osiemnaście wersetów, autorstwa Maharshi Dawiasa. Rozdział 25. O kłótniach między Hariścandrą i Wishamitrą. Suta powiedział, z drugiej strony tutaj, pewnego dnia chłopiec Rohitaśwa wyszedł z innymi chłopcami, aby bawić się w miejscu blisko Kazi. Najpierw grał ze swoimi towarzyszami, następnie zaczął wyrywać korzenie i zbierać trawę darbha. Kusia, której końce nie miały głębokich korzeni. Zapytany, dlaczego zbiera trawę tcharba, Rohita powiedział swoim towarzyszom, że jego pan jest braminem i zbiera je dla własnej satysfakcji. Mówiąc to, zaczął ostrożnie zbierać rękami ofiarne paliwo, samitha, i inne paliwo do celów spalania. Zebrał drewno palasa na potrzeby chomy i zwinąwszy je w wiązkę z innymi już zebranymi przedmiotami, wziął je na głowę. Ale na każdym kroku wydawał się zmęczony. Czując pragnienie, udał się do pobliskiego stawu z wodą i trzymając swój ładunek na ziemi, wszedł na dół, aby napić się wody. Napił się wody i odpoczął przez chwilę, a kiedy trzymał swój ciężar na mrowisku i zaczął go z powrotem zakładać na głowę. Bardzo jadowity, śmiercionośny wąż wyszedł nagle z tego mrowiska na rozkaz Mitry. Wąż natychmiast ugryzł chłopca. Który natychmiast upadł i zmarł, jego towarzysze widząc martwego Rokitaś, udali się do domu bramina. Z wielkim niepokojem chłopcy poszli wkrótce ze strachu do jego matki i powiedzieli: o służebno Bramińska, twój syn wyszedł z nami bawić się na dworze, ale nagle ukąsił go jadowity wąż i nie żyje. Matka Rochity, słysząc te okrutne słowa niczem grzmoty i błyskawice, Natychmiast runęła na ziemię niczym babka lancetowata odcięta od korzeni. Wtedy Bramin przyszedł i spryskał jej twarz wodą. Kiedy odzyskała przytomność, Bramin ze złością przemówił. O niegodziwy! Płakanie wieczorem jest bardzo niepomyślne, zwłaszcza niełaska bogini Laksmi. Ubóstwo przychodzi do gospodarza, wiesz o tym. Dlaczego więc płaczesz? Czy nie masz w sercu odrobiny wstydu? Nie odpowiedziała na to. Raczej bardzo pogrążona w żałobie po synu, płakała żałosnym głosem. Jej ciało było pokryte kurzem, włosy były rozczochrane, a jej twarz cała zalana łzami z oczu. Ciągle płakała ze smutku. Wtedy Bramin bardzo się rozgniewał i przemówił do królowej. O łajdaku. O niegodziwy. Na tobie. Kupiłem cię za pieniądze, jednak przeszkadzasz mojemu szczęściu. Jeśli myślałeś, że nie będziesz pracować pod moim kierownictwem, dlaczego wziąłeś za darmo moje pieniądze? Tak wielokrotnie besztana przez Bramina, żałośnie płakała i przemówiła do Bramina głosem zdławionym uczuciami, o panie. Mój syn wpadł w paszczę śmierci, ukąszony przez węża. O jeden z dobrych ślubów. Nigdy nie będę mógł go zobaczyć. Więc łaskawie pozwól mi iść i zobaczyć się z moim chłopcem. Mówiąc to, ta pani znów zaczęła płakać żałosnym głosem. Bramin bardzo się rozgniewał i przemówił w ten sposób. O oszust. Twoje zachowanie jest wyjątkowo naganne. Nie wiecie, jak się grzeszy. Człowiek, który bierze zapłatę od swojego pana, psuje jego pracę, idzie do strasznego piekła Raurawa i tam jest smażony. Mieszkając w piekle przez krótką chwilę, urodził się jako kogut. Albo bezużyteczne jest dla mnie dawanie Wam tej instrukcji dharma siastra, gdyż przemawianie do takich analfabetów, okrutnych, niskich, hipokrytuwa kłamcą i uzależnionym od grzesznych czynów jest siać ziarno na ziemi usar i widzieć ją bezowocną. A teraz, jeśli boisz się życia pozagrobowego, przyjdź i zajmij się sprawami domowymi. Słysząc to, drżąc, rzekła dobramina, Bramina, Panie. Bądź łaskawie zadowolony i okaż miłosierdzie swojej służącej. Tylko na chwilę pójdę zobaczyć się z moim zmarłym synem, więc kasz mi iść tam na chwilę. Pani ta była głęboko pochłonięta żalem za syna, potem położyła głowę na stopach bramina i żałosnym głosem zapłakała. Wściekły bramin z zaczerwienionymi oczami zaczął mówić. Jakiemu mojemu celowi będzie służył twój syn? Nie wiesz o moim gniewie? Zapomniałeś o moim abiczowaniu? Bądźcie więc gotowi i bez zwłoki wykonujcie moje prace domowe. Słysząc jego słowa, królowa uzbroiła się w cierpliwości i zabrała się do prac domowych. Spędziła północy, kiedy skończyła masować mu stopy. Kiedy to się skończyło? Bramin przemówił do niej, możesz teraz iść do swojego syna, ale zobacz, zakończ swoje ceremonie palenia i wróć szybko. Dopilnuj. Aby moje poranne prace nie ucierpiały. Otrzymawszy w ten sposób pozwolenie, królowa udała się w środku nocy, aby szukać syna, samotnego i płaczącego. Stopniowo opuszczała teren miasta Kasi i tam ujrzała swego syna, jak syna biedaka, leżącego na ziemi ponad liśćmi i kawałkami drewna. Widząc śmierć syna, pokorna królowa była bardzo zmartwiona smutkiem jak antylopa. Która oddala się od stada i jak krowa tęskni za cielakiem. Wtedy królowa Mathawi zaczęła lamentować bardzo żałosnym tonem: O mój synu, przyjdź raz przede mną, powiedz, dlaczego jesteś zły? Och, moje dziecko. Często przychodziłaś do mnie, wypowiadając słowa ma. Mama, to dlaczego teraz nie przychodzisz? Mówiąc to, potoczyła się i upadła na jego syna. Ona odzyskując przytomność objęła syna i kładąc twarz na twarzy dziecka zaczęła żałośnie płakać Och mój syn Och moje dziecko O mój Kumaro Och moja piękna i zaczęła bić się rękami po głowie i piersiach O królu gdzie jesteś teraz Patrzyłeś na swego syna drożej niż własne życie Twój syn leży teraz martwy na ziemi Przyjdź i zobacz go raz Wygląda na to, że syn odzyskał życie. Tak myśląc, spojrzała na jego twarz, ale kiedy wyglądało na martwe, natychmiast straciła przytomność. Odzyskawszy wkrótce przytomność, ujęła jego twarz w dłonie i rzekła, o dziecko. Wstań ze snu, obudzone, teraz jest straszna noc, setki szakali wrzeszczą nam do uszu. Nawet prety, pchuty. Pisiaca i dakinie wędrują w stadach i wydają okropne dźwięki bum, hum. Twoi towarzysze wrócili do domu w tuż po zachodzie słońca. Dlaczego zostajesz tu sam? Suta powiedział. Szczupła królowa, mówiąc to, zaczęła lamentować: Och, moje dziecko. Och, mój synu. O, Rohitaśwo, Okumaro, dlaczego nie odpowiadasz na moje słowa? Och, moje dziecko. Jestem twoją matką. Czy mnie nie poznajesz? Spójrz na mnie raz. O dziecko. Zostałem pozbawiony królestwa i wygnany z mojego kraju. Mój mąż sprzedał nawet swoje ciało, a ja sama jestem niewolnicą. Jaki człowiek może żyć w takim stanie? Żyję po prostu widząc twoją lotosową twarz. Astrolog, który rzucił twój horoskop w dniu twoich narodzin, obliczył przyszłe wydarzenia w twoim życiu. Ale gdzie? Żaden z nich nie jest zaowocowany. Powiedzieli, że to dziecko będzie bohaterem, wojownikiem, długowiecznym, bardzo miłosiernym człowiekiem, zawsze gotowym do oddawania czci Dewom, Dwijom i guru. Co więcej niż to, że dziecko będzie jednym najważniejszym władcą i wraz ze swoimi synami i wnukami będzie cieszyć się jego królestwem. Ten chłopiec będzie panem swoich zmysłów i spełni pragnienia ojca i matki. O mój synu! Teraz wszystkie te przewidywania okazały się fałszywe. O dziecko! Masz na dłoniach tak wiele pomyślnych znaków, dysków, ryb, parasoli, śliwaca, swastyki, flak, kalasia, glinianego dzbana, camara i innych znaków. Poza tym na twoich rękach istnieją różne inne pomyślne znaki. Czy to wszystko stało się dziś daremne? O synu! Ty jesteś panem całego tego panowania. Ale gdzie jest teraz to królestwo, ci ministrowie, ten królewski tron, ten parasol, ten topór, ta ogromna ilość bogactw, to miasto Ajotchia, te pałacowe budowle, te słonie, konie i rdwany? Gdzie się podzieli twoi poddani? O dziecko! Gdzie się teraz podziałeś, porzucając to wszystko, a nawet mnie? O ukochany mężu! Zobacz, w jakim stanie jest twój syn? który we wczesnym dzieciństwie poruszał się na czworakach, rąkach i stopach i wstawał na Twoją szeroką pierś, namaszczoną kumkum i psuła ją kurzem, o królu. Przyjdźcie choć raz i zobaczcie, w jakim stanie jest Wasze dziecko, które z niewiedzy związanej z młodym wiekiem naciskało na Wasze czoło Tilak, przygotowany z pchi, Piżma. Niestety, muchy siedzą teraz na lotosowej twarzy, którą kiedyś całowałem, pokrytą brudem. Owady teraz tokują. Och, muszę to teraz potwierdzić. O królu. Przyjdź i zobacz, kiedy twoje dziecko będzie teraz spało na ziemi jak martwy syn biedaka. O losie. Jaki zły czyn popełniłem w moim poprzednim życiu, że muszę tak bardzo cierpieć w tym życiu i nie mam z tym końca. O dziecko. O synu. O mój kumaro. Och, moja piękna. Czy nie będę mógł zobaczyć Cię jeszcze raz gdzie indziej? Tak więc królowa Matkawi bardzo rozpaczała, kiedy strażnicy miasta, słysząc jej lamenty, obudzili się i bezwłocznie przybyli do niej, wielce zdumieni. Zapytali ją tak, kim jesteś, czyj to syn, gdzie jest twój mąż, dlaczego płaczesz tutaj w tę głęboką noc, bez żadnego strachu. Chociaż zapytana w ten sposób, chuda królowa nic nie odpowiedziała. Zapytana ponownie, milczała, a w następnej chwili poczuła ogromny ból i znów zaczęła płakać. Łzy płynęły nieustannie z jej oczu ze smutku. Strażnicy wtedy zaczęli ją podejrzewać i bardzo się bali. Tak bardzo, że włosy stawały dęba ze strachu. Od razu podnieśli ręce i zaczęli ze sobą rozmawiać. Kiedy ta dama nie udziela żadnej odpowiedzi, to z pewnością nie jest kobietą. Najprawdopodobniej będzie Raksasim, znającym magię i niszczącym małe dzieci. Dlatego należy ją zabić z wielką uwagą. Jeśli nie jest Raksasinem, to dlaczego miałaby przebywać w ten środek nocy poza miastem? Bez wątpienia ta Raksasi przyniosła tu czyjeś dziecko na posiłek. To mówiąc, bez zwłoki związali jej włosy i niektórzy chwycili ją za rękę, a niektórzy za szyję, mówiąc o Raksasi. Gdzie teraz pójdziesz? Następnie uzbrojeni mężczyźni siłą zaciągnęli ją do domu Candala i przekazali mu. Wszyscy ludzie powiedzieli o candalów. Złapaliśmy dzisiaj poza miastem to dziecko jedzące raksasi, więc lepiej zabierz ją szybko na miejsce rzeźni i zabij ją. Candala spojrzał na jej ciało i powiedział: ten raksasi jest powszechnie celebrowany na tym świecie. Znam ją już wcześniej ale nikt nie może jej zobaczyć. Ta majawini pochłonęła wielu synów, wielu osób. Wszyscy zdobędziecie wielkie zasługi, kiedy ona zostanie zarżnięta, a wasze dobre imię będzie znane wszystkim i będzie trwać długo. Lepiej teraz wracajcie do swoich domów. Człowiek, który zabija kobiety, dzieci, krowy i braminów, który podpala czyjeś domy ogniem, który niszczy drogi innych, który kradnie żonę swego guru, który kłóci się ze świętymi osobami i kto pije wino, jeśli zostanie zabity, z pewnością odniesie zasługi do człowieka, który go zabił. Jeśli ktoś taki jest kobietą lub braminem, żaden grzech nie zostanie popełniony, jeśli zostanie zabity. Dlatego moim nadrzędnym obowiązkiem jest zabicie jej. Mówiąc to, candala związał ją mocno i ciągnąc za włosy. Zaczął bić ją sznurem. Następnie powiedział do Haris Candre z więzłym językiem o niewolniku. Zabij ją, ta kobieta jest z natury niegodziwa, więc nie osądzaj niczego w sprawie zabicia jej. Słysząc te ostre słowa, jak grom z nieba, król wzdrygnął się. Kiedy powrócił do swojej natury, obawiając się, że kobieta może zostać zabita, Powiedział do Candala, wcale nie jestem w stanie wykonać tego polecenia, tak łaskawie przekaż to zadanie innemu twemu słudze. On ją zabije. Z pewnością wykonamy każde inne zlecenie, które mi zlecisz. Słysząc króla, Candala powiedział, porzuć swój strach i weź miecz, ta Majawini zawsze zabija dzieci, więc zabicie jej jest zasługą, w żaden sposób nie powinna być zbawiona. Królowi zrobiło się bardzo przykro i powiedział, kobiety powinny być zawsze otoczone troską i nigdy nie powinny być zabijane. Tym bardziej, że religijni Munowie przepisywali większy grzech w zabijaniu kobiet. Mężczyzna, który świadomie lub nieświadomie zabija kobiety, z pewnością gotuje się w piekle maharaurawa. Candala powiedział, nie mów tak, weź ten ostry miecz, lśniący jak błyskawica. Tam, gdzie zabicie jednego przynosi szczęście wielu, tam zdobywa się obfitość zasług. Ten niegodziwiec zjadł wiele dzieci tego miejsca, więc zabij ją jak najszybciej i przynieś pokój i szczęście ludowi Kasi. Król powiedział, Owódz sandalów. od dzieciństwa złożyłem trudną przysięgę, że nie zabiję żadnej kobiety. Dlatego nie mogę się wysilić w tej sprawie zabicia kobiety, jak rozkazałeś. Sandala powiedział, O niegodziwy człowieku! Żadna praca nie jest lepsza, jeśli nie jest dziełem mistrza. Dlaczego więc odwołujesz dzisiaj realizację mojego zamówienia, skoro bierzesz ode mnie zapłatę? Sługa, który psuje pracę swojego pana, zabierając mu pieniądze, nie jest uwolniony od piekła, nawet jeśli pozostanie tam przez dziesięć tysięcy lat. Król powiedział, O panie sandalów! Daj mi inne zadanie które jest bardzo trudne. Zrobię to z łatwością. Lub jeśli masz wroga, określ, a zabiję go bez wątpienia w ciągu jednej chwili, dam ci całą ziemię, zabijając go. Nawet jeśli Indra wystąpi przeciwko tobie z innymi dewami, danewami, uragami, kinnarami, sidhami lub gandharbami, zabiję go moimi zaostrzonymi strzałami, ale nigdy nie będę w stanie zabić kobiety. Wtedy Candala zaczął drżeć ze złości na te słowa i powiedział do króla. Jesteś sługą i to, co powiedziałeś, nie jest godne sługi. Pracując jako niewolnik Candala, wypowiadasz słowa bogów. Dlatego, niewolniku, posłuchaj teraz, co mówię, nie ma potrzeby wymiany dalszych słów. O bezwstydny. Jeśli trochę boisz się grzechu, dlaczego więc przyjąłeś niewolę w domu Candala? Weź ten miecz i odetnij jej głowę. Mówiąc to, Candala dał mu topór. Tu kończy się 25. rozdział 7. Księgi o kłótniach między Hariścandrą i Wishwamitą w Mahapuranam. Srimat Devi Bhagavatam, liczącym 18.000 wersetów. Autorstwa Machaesiwe dawiasa Rozdział 26. O opowiadaniu o boleściach Hariścandry. Suta powiedział, Król Candra z nisko pochyloną twarzą powiedział do królowej. O młody, jestem wielkim grzesznikiem. W przeciwnym razie, po co miałbym być gotowy do tego haniebnego czynu? Jednak teraz usiądź przede mną. Jeśli moja ręka będzie w stanie cię zabić, odetnie ci głowę. To mówiąc, król wziął topór i ruszył naprzód, by ją przeciąć. Tak jak król nie uznał jej za swoją królową. Tak królowa nie uznała go za swojego męża, króla. Tak więc królowa, będąc bardzo napięta smutkiem, zaczęła mówić, mając na celu zabieganie o jej śmierć. O Sandalo, jeśli chcesz, powiem coś, słyszę, że mój syn nie żyje i leży blisko peryferii miasta. Poczekaj, aż przyprowadzę przed ciebie moje dziecko i odprawię jego ceremonię palenia. Następnie możesz odciąć mnie swoim toporem. Król powiedział: Dobrze, niech tak się stanie, i pozwolił jej iść do zmarłego syna. Wtedy królowa, wychudzona i blada, z całym ciałem pokrytym kurzem, przybyła na płonące miejsce i biorąc na kolana martwego syna, ukąszonego przez węża, zawołała głośno: O synu, o moje dziecko, o mój młody synu. I odnosząc się do jej męża, powiedział: O królu, zobacz dzisiaj smutny stan Twojego syna. Leżącego na ziemi, jak jego łóżko. Mój syn poszedł bawić się z innymi chłopcami i, ukąszony przez okrutnego, jadowitego węża, porzucił swoje życie. Słysząc żałosny krzyk tej bezradnej kobiety, król Charysz Sandra udał się do zmarłych i zdjął osłonę z twarzy. Z powodu długiego wygnania i związanych z nim trudności, królowa całkowicie zmieniła swoją zewnętrzną postać, więc król nie mógł rozpoznać, że płacze jako jego żona. Z drugiej strony król też nie miał kręconych włosów na głowie, jak przedtem, zmienił się w zmierzwione włosy, a zwłaszcza jego skóra stała się jak kora wyschniętego drzewa, więc królowa nie mogła również rozpoznać króla. Król wtedy zauważył, że wszyscy królowie robili pomyślne znaki na kilku kończynach tego martwego chłopca, całego zatrutego i leżącego na ziemi. I zaczął myśleć w ten sposób, Twarz dziecka jest bardzo piękna jak księżyc w pełni. Nigdzie nie ma czy jest jakakolwiek blizna ani nic podobnego. Nos jest wysoki. Dwa policzki są czyste jak lustro i obszerne. Włosy są niebieskie, kręcone. Podobne, długie i falujące. Dwoje oczu szeroko rozwartych jak w pełni rozwinięty lotos. Dwie wargi są czerwone jak owoce bimba. Klatka piersiowa jest szeroka i przestronna. Oczy są rozciągnięte do uszu. Ramiona sięgają do kolan, ramiona są podniesione, nogi są wydłużone, ale boskie jak łodyga lotosu, wygląd jest poważny, palce są delikatne, ale wystarczająco mocne, aby utrzymać świat. Pępek jest głęboki, a okolica ramion uniesiona. Z pewnością ten chłopiec urodził się w rodzinie królewskiej. Niestety, co to za ból? Okrutna śmierć doprowadziła go do tego stanu. Suta powiedział, tak więc, patrząc uważnie na tego chłopca na kolanach swojej matki od stóp do głów, król Sandra powrócił do swoich starożytnych wspomnień. Rozpoznał chłopca jako swojego i głośno płakał, powtarzając słowa och. Och! Łzy popłynęły mu z oczu i powiedział, to jest mój chłopiec, który został doprowadzony do takiego stanu. Och! Okrutny los! Chociaż chłopiec nie żyje. Król przez chwilę był oszołomiony. Wtedy królowa przemówiła z okropnym bólem, o dziecko! Jaki grzech spowodował to straszne nieszczęście, nie mogę sobie wyobrazić! O mój mężu! O królu! Bardzo martwię się bólami i kłopotami, zostawiając mnie tak, jak tam i gdzie spędzasz swój czas w spokojnym, cichym stanie. O fortunu! To ty doprowadziłeś do utraty panowania Rajarsiego harisz do oddzielenia się od jego przyjaciół, a co więcej, doprowadziłeś do sprzedaży jego żony i syna. Czy on ci wrządził tyle zła? Słysząc jej płacz, król stracił cierpliwość i rozpoznał Dewi oraz syna i wykrzyknął: Ona jest moją żoną, a zmarły chłopiec jest moim synem. Och! Co za seria kłopotów, jeden po drugim. Obezwładniony ogromnymi kłopotami i bólem, król padł nieprzytomny na ziemię. Królowa również, patrząc na stan króla, upadła bez ruchu i pozbawiona zmysłów, gdy tylko rozpoznała w nim króla haryś Jakiś czas później król powiedział, o dziecko. Dlaczego moje serce nie pęka na tysiące kawałków, widząc dziś twą łagodną twarz bladą i bez życia, która kiedyś była piękna z lokami włosów? Orochito! Kiedy przyjdziesz do mnie, mówiąc słodkim głosem, ojcze! Ojciec wykrzyknik apostrof, kiedy mam się do Ciebie czule zwracać, Och, moje dziecko! Och, moje dziecko! Obejmując Cię w mojej piersi. Czy i płowy pył na kolanach zniszczy moje ubranie, kolana i ciało? O rozkoszny synu! Sprzedałem Cię jak zwykłą rzecz, chociaż jestem Twoim ojcem. Jak dotąd moja przyjemność posiadania syna nie jest zaspokojona z powodu szyderstwa podłego losu moje nieograniczone królestwo przyjaciele i obfitość bogactw zniknęły w końcu miałem jednego syna i on też jest teraz w paszcze śmierci och leżał martwy na ziemi tak mówiąc głosem zdławionym uczuciami i ze łzami w oczach gdy tylko chciał wziąć chłopca na kolana padł bez przytomności na ziemię widząc króla leżącego na ziemi siaj pomyślał Taki jest jego głos, który daje mi pewność, że jest on królem Charyszandra, najlepszym z ludzi i tym, który zachwyca serca uczonych. Jego zęby są jak u słynnego Charyszandry, podobnie jak u Mukula, a jego nos jest wzniesiony i miękki jak kwiat Tila. Ale jeśli jest Charyszandrą, jak to się stało, że przybył na tę płonącą ziemię? Tak myśląc, kiedy patrzyła na króla, zostawiając na chwilę smutek z powodu jego syna, radość, ból i zdziwienie jednocześnie zaatakowały jej serce, a ona w tym stanie upadła nieprzytomna na ziemię. Potem stopniowo odzyskując przytomność, przemówiła żałosnym głosem o fortunno. Spowodowałeś królowi, który kiedyś był jak nieśmiertelny, utratę królestwa, przyjaciół, a nawet sprzedaż żony i syna. A teraz przemieniłeś go w sandala. Jesteście bezlitosni, bezreligijni, pozbawieni wszelkiej sprawiedliwości co do tego, co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe. Jesteś bezwstydny. Więc do diabła. O królu. Gdzie się podziały dzisiaj ten królewski parasol, ten tron, ta samara i ta para wachlarzy po waszych obu stronach? Och! Czym jest ta przemiana spowodowana przez Witchatę, zarządcę losu? kiedy wielkoduszny król zwykł podróżować wszyscy królowie zwykli jako jego słudzy usuwać kurz z dróg za pomocą swoich ubrań och czy to ten sam król królów charysz candra który wędruje po tej bezbożnej płonącej ziemi zbyt obciążony ciężarem cierpień och leżą tu niezliczone ludzkie czaszki małe gliniane garnki przyniesione do oczyszczenia ciał zmarłych Leżą porozrzucane blisko każdego, girlandy kwiatów dla zmarłych, splecione z włosami zmarłych, przedstawiają ponury spektakl. Popioły, węgiel drzewny, na wpół spalone zwłoki, kości i szpiki ułożone jedna na drugiej, czynią to miejsce jeszcze bardziej ohydnym. Szpik trupów wyszedł i wysycha na słońcu. W niektórych miejscach sępy i siakuni okropnie płaczą, a wrony i inne ptaki, chętne do jedzenia mięsa. Wędrują tam i z powrotem. Wszystkie strony nieba są niebieskie od dymu powstającego spalenia zmarłych. Raksasowie bezustannie wędrują tu i tam, chętnie jedząc ludzkie mięso. Czy król tak spędza swoje dni w tym miejscu? Niestety. Och, cóż to za bolesna rzecz. Córkę króla, Siajwy, ogarnął straszliwy smutek i ściskając szyję króla, zaczął znowu lamentować żałosnym głosem. O królu. Powiedziałeś, że jesteś candalą. Czy to sen? A może rzeczywistość? O królu. Jeśli to prawda, że jesteś niewolnikiem candali, powiedz mi, mój umysł jest bardzo oszukany, czyli nie mogę odpuść sobie ten pomysł. O znawco tcharmy. Okazałeś swój wielki zapał wobec tcharmy, i z tego powodu zostałeś usunięty z królewskiego tronu. Jeśli taka pomoc wypływa z wielobienia braminów i dewów... Wtedy dharma nie może się ostać, a wraz z nią prawda, prostota i nieszkodliwość nie mogą istnieć. Suta powiedział, słysząc te słowa chudego się i wyi, król wziął ciężkie westchnienie, a następnie szczegółowo opisał jej ze łzami płynącymi po jego szyi, jako osiągnął stan candala. Słysząc to wszystko, przerażona królowa bardzo się zasmuciła i westchnąwszy głęboko, opowiedziała, jak umarł jej syn. Słysząc to, król zemdlał i padł nieprzytomny na ziemię. Następnie, stopniowo odzyskując przytomność, zaczął całować językiem twarz zmarłego syna. Wtedy siaj wyapowiedział z duszonym głosem: Teraz odetnij mi głowę i bądź posłuszny słowu Twego Pana. O królu, zostaniesz wtedy zbawiony, jako że zachowałeś swoją prawdę, a rozkaz Twego Pana zostanie wykonany. Słysząc to, Król zemdlał i padł bez przytomności. Budząc się po chwili, zaczął gorzko płakać. Król rzekł, o, ukochany! Jak wypowiedziałeś tak okrutne słowa? Jak mogę wykonać to, co trudno nawet wypowiedzieć? Siajwia powiedział, o panie! Szciłem dewi Gauri i inne dewy oraz braminów, więc dzięki ich łasce wezmę cię za męża w moich przyszłych narodzinach. Słysząc to, Król ponownie natychmiast upadł na ziemię. Wstając natychmiast, ogarnął go smutek i zaczął całować twarz zmarłego syna. Król powiedział: O drogi, nie będę mógł dłużej cierpieć przez długi czas. Ale oszczupły: Widzisz, jestem tak bardzo nieszczęśliwy, że nie mam władzy nawet nad swoim sercem. Jeśli wejdę w ogień bez pozwolenia Candalii, to w moich przyszłych narodzinach będę musiał ponownie stać się niewolnikiem candali. Przemyśl to. Potem będę musiał iść do piekła i tam cierpieć. Ale to też uważam za korzystne dla mnie. Pójdę raczej do piekła Maharaurawa i będę tam cierpieć przez długi czas męki piekielne, jednak nie lubię żyć trochę dłużej, kiedy mój syn, kontynuator mojej rodziny, porzucił swoje życie z dziwactwa. Fantazję o wielkim czasie i pogrążę się w smutku z powodu mojego syna. Moje ciało podlega teraz rozkazom Candala. Jak mogę w tym stanie zakończyć swoje życie bez jego pozwolenia? Jeśli opuszczę swoje ciało, będę mu dłużny i będę musiał cierpieć w piekle. Niech tak się stanie, mimo to porzucę swoje ciało, naczynie na wszystkie te bóle i kłopoty. Nigdzie w Triloki nie ma bólu podobnego do bólu to odczuwalne w śmierci syna, ani w przekroczeniu wajtarani, ani w Asipatrawana. Więc teraz rzucę się w płonący ogień razem z trupem mojego syna. A więc, Ocienki. Powinieneś mi teraz wybaczyć, to jest nie przeszkadzaj mi. O słodko uśmiechnięta. Teraz pozwalam Ci wrócić do domu, Bramina. Jeśli kiedykolwiek dawałem wiałmużnie bogactwa, składałem ofiarę na ogień i dawałem zadość uczynienie moim przełożonym. Wtedy w innym świecie zdobędę ciebie i mojego syna. Ale teraz na tym świecie nie ma takiej szansy. Osłodko uśmiechnięta. Jeśli kiedykolwiek obraziłem cię, rozmawiając lub żartując z tobą, teraz w chwili mojego rozstania wybacz im wszystkim. O pomyślne. Nigdy nie garć braminem z powodu swojej dumy królowej. Patrz na swojego pana jak na dewę i staraj się ze wszystkich sił, aby go zadowolić. Królowa rzekła, o Jarsi. Ja też rzucę się w płonący ogień. O dewo. Nie będę w stanie udźwignąć tego ciężaru, więc będę ci towarzyszyć. Lepiej będzie dla mnie, jeśli będę ci towarzyszyć, więc nie będzie inaczej. Odawco honoru. Będę się radować z tobą niebem lub cierpieć z tobą w piekle. Słysząc to, Król rzekł, oczysty. Rób co chcesz. Tu kończy się 26. rozdział siódmej Księgi, opisujący smutki Hariścandry w Mahapuranam Srimat Devi Bhagavatam, liczącym 18.000 wersetów, autorstwa Maharshi dawiasa Rozdział 27. O wędrówce Hariścandry do Niebios. Suta powiedział, Następnie król Hariścandra przygotował stos pogrzebowy i umieścił na nim swego syna. Następnie on i jego żona ze złożonymi dłońmi pogrążyli się w medytacji i parameśwarii, pani wszechświata. Ta tu oka króluje w tych pięciu kosach lub powłokach, Anna Maja i tak dalej. Rezyduje ona w krzyżowym splocie natury Brahmana, kuruszy złożonej sanny i rasy. Ona jest oceanem miłosierdzia. Ubrana w czerwoną szatę, jest zawsze gotowa z różnymi rodzajami broni w swoich rękach dla zachowania wszechświata. Kiedy król był w ten sposób zajęty medytacją o niej, Indra i wszystkie dewy z na czele bezwłocznie przybyli do króla Hariścandry. Wszyscy podchodząc powiedzieli do króla O królu Słyszeć, jestem wielkim ojcem, i tutaj obecny jest sam tcharma pchagawan wisnu, satche marutowie, Lokapala.” Caranowie, Nagowie, Gantharbowie, Zidhowie, Rudrowie, Bliźniacze Aświny i wszystkie inne Dewy oraz sam Vishwamitra. Wiśwamitra, który udając się do trzech światów pragnie zawrzeć przyjaźń zgodnie z prawem nakazanym przez Tcharmę, teraz same pragnie obdarzyć Cię upragnionymi przedmiotami. Tcharma powiedział o królu, nie ryzykuj tak ryzykownego przedsięwzięcia. Jestem Tcharmą. Jestem zadowolony z Twojej cierpliwości i wyrozumiałości, kontroli zmysłów i innych satwicznych cech i dlatego przyszedłem do Ciebie. Indra powiedział, Ocharyś Candro, przyszedłem też do Ciebie, więc Twoje szczęście nie zna dziś granic. Ty wraz z żoną i synem podbiłeś wieczny świat. O królu, to, co z trudem jest to osiągalne dla człowieka, pokonałeś dzięki swoim zasługom. Wstąpcie więc do niebios, wibracje czwartowymiarowej przestrzeni, ze swoją żoną i synem. Suta powiedział, następnie Indra spryskał zmarłego syna na stosach pogrzebowych nektarem, niszcząc fatalne skutki powodowane przez nienaturalną śmierć. W tym czasie spadły na niego wielkie deszcze kwiatów i rozległy się dźwięki dundupki. Tymczasem książę wstał od stosu pogrzebowego. Odzyskał dawne piękne ciało i wyglądał na spokojnego, zdrowego i bardzo zadowolonego. Haris Sandra natychmiast przytulił swego syna do piersi, król i królowa również odzyskali swój dawny piękny wygląd w tym czasie i byli przystrojeni w ubrania i girlandy. Ich serca były wtedy głęboko wypełnione wielką radością z powodu odzyskania upragnionego przedmiotu i zdrowia. Wtedy Indra powiedział do króla o szczęściarzu. A teraz wstąp do Niebios ze swoim synem i żoną dzięki swoim chwalebnym czynom i osiągnij święte, szczęśliwe zakończenie swoich wysiłków. Hariś Candra powiedział, o królu dewów. Candala jest moim panem, więc dopóki nie uwolnię się z jego niewoli, nie mogę iść do Niebios bez jego pozwolenia. Tcharma powiedział, ja sam jestem tym candalą i przyjąłem tę postać i pokazałem wam miasto candalów. Wiedząc, że będziesz cierpieć. Co więcej niż to, że ja sam jestem tym właśnie Candalą. Jestem tym samym braminem i jestem tym bardzo jadowitym wężem, który uderzył twojego chłopca. To wszystko jest jedną i tą samą przestrzenią czwartego wymiaru. Indra powiedział Candra. A teraz wzniesie się, dzięki własnym zasługom, do tego miejsca, które jest bardzo pożądane przez wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Harish Sandra powiedział, o Królu dewów. Kłaniam się Tobie. Proszę, rozważ to, co teraz powiem. Wszyscy mieszkańcy miasta Kosiala pogrążeni są w żałobie z powodu rozłąki ze mną. Jak więc mogę iść do niebios, zostawiając tu moich pogrążonych w smutku poddanych? Porzucenie pchaktów, pchaktów, jest równoznaczne z popełnieniem wielkiego grzechu z powodu zamordowania Bramina. Zabicia kobiety, wypicia alkoholu i zabicia krowy. O Indro, wysoce niewskazane jest porzucanie pchakty, który zawsze służy. Jak można być szczęśliwym, gdy porzuca się takich pchaktów, więc bez nich nie pójdę do niebios. Lepiej wracaj do niebios. O panie Dewów, jeśli moi poddani mogą iść ze mną, jestem gotów pójść z nimi do niebios lub do piekła. Indra rzekł o królu. Niektórzy z nich są bardziej grzeżni, inni bardziej zasłużeni. Istnieją tam różne klasy ludzi. A więc, o królu, jak możesz pragnąć, aby wszyscy jednocześnie poszli do niebios? Hariścandra powiedział, o Indro, to dzięki władzy obywateli królowie cieszą się swoimi królestwami, dokonują wielu ofiar i wykonują wiele prac inżynieryjnych, kopanie zbiorników i tym podobne, nie ma co do tego wątpliwości. Tak więc i ja dokonałem aktów religijnych i poświęceń dzięki mojej obywatelskiej pomocy. Dali mi wszystkie artykuły potrzebne królom. Więc jak mogę teraz z nich zrezygnować, abym mógł dostać niebiosa? O panie dewów! Jeśli moi poddani nie mają takich punyamów, które umożliwiłyby im wzniesienie się do nieba, to niech punyamy wykonane przeze mnie w rozdawaniu jałmużny. W spełnianiu ofiar i innych chwalebnych dziełach zostaną równo podzielone między nich. Jeśli ja sam będę cieszył się śwargą przez bardzo długi czas, ale jeśli dzięki Twej łasce mogę się z nimi cieszyć choćby jednym dniem pobytu w śwardze za moje zasługi, to też jest dla mnie lepsze. Suta powiedział, niech tak będzie, mówiąc to, Indra, Pan Trzech Światów, Wiśwamitra i Tharma, którzy byli bardzo zadowoleni. Udali się natychmiast z i do Ayothei dzięki swej mocy jogi. W jednej chwili dotarli do Ajotchyi, wypełnionej braminami, ksatriami, wajami i śudrami. A Indra zawołał do nich wszystkich, niech wszyscy obywatele staną przed Charyszcandrą, bez żadnej zwłoki. Dzisiaj wszyscy pójdą do niebios dzięki Punyamom Charyszcandry. To mówiąc, zabrali wszystkich mężczyzn do Charyszcandry. Wtedy ten religijny król powiedział swoim poddanym, niech teraz wszyscy wstąpią ze mną do nieba. Suta powiedział, słysząc te słowa Indry i ich króla, wszyscy bardzo się uradowali. Następnie ci, którzy byli zajęci swoimi ziemskimi pragnieniami, przekazali ciężar swoich ziemskich trosk swoim własnym synowie, chętnie przygotowywali się do pójścia do nieba. Wtedy wielkoduszny król Haryś-Candra osadził na królewskim tronie swego syna Rokitaśwej i pozwolił mu udać się do pięknego miasta Jotkwia, pełnego wesołych i zdrowych mieszkańców. Następnie zwracając się do syna i przyjaciół, pożegnał się z nimi. W ten sposób, dzięki własnym dobrym uczynkom, król Haryś-Candra osiągnął wielką sławę. Następnie wstał i zajął miejsce w samolocie, który nie ma sobie równych i który jeździ do woli. Był pięknie zdobiony, bardzo rzadki nawet dla dewów i ozdobiony dzwoneczkami emitującymi brzęczące dźwięki kinkini. Siukracaryja o wysokiej duszy, biegły w siastrach i guruda i tyłów, widząc Harishchandra w Wimanie, przemówił w ten sposób. Och! Jaki jest chwalebny rezultat wyrozumiałości, Titiksa! Jaki jest wielki owoc miłosierdzia! Och! Dzięki czyjemu wpływowi król harisz osiągnął dziś ten sam region co Mahendra. Suta powiedział, w ten sposób popisałem wam wszystkie czyny Harisz-Candry. Każdy człowiek, nękany smutkami i kłopotami, bez wątpienia osiąga trwałe szczęście, jeśli je słyszy. Co więcej, ci, którzy chcą śwargi, dostają śwargę, ci, którzy chcą syna, dostają synów, ci, którzy chcą żony. Dostają żonę, a ci, którzy chcą królestwa, dostają swoje królestwa, słysząc o tym incydencie. Tu kończy się 27 rozdział siódmej księgi o wędrówce Haris do niebios w Mahapuranam Srimat Dewi Bhagavatam, liczącym zero wersetów autorstwa Machasi dawiasa Rozdział 28. Ochwale się taksi Dewi. Janami Jaja powiedział Oisi. Wspaniała jest historia religijnego Rajarsi Harisandry, którego jesteś autorem, wielkiego pchakte Ataksi Devi. Dlaczego ta pomyślna siwa, żona siwy, nazywa się siataksi? Mi przyczynę tego, omuni. W ten sposób rozrastam się, aby moje narodziny były pełne pożytku i sukcesu. Kto wśród ludzi o jasnym umyśle jest w pełni usatysfakcjonowany, gdy słyszy o dobrych uczynkach Devi. Każde zdanie, opisujące dobre uczynki Dewi, daje niezniszczalne owoce ofiary Aśwamethwy. Wiasa powiedział, o królu. Słyszeć, Opisuję historię siataksi Dewi. Jesteś wielkim wielbicielem Dewi, więc nie mam nic, czego nie mógłbym ci powiedzieć. W dawnych czasach był wielki. Danawa o United Durgama, był bardzo okrutny. On, syn Ruru, urodził się w rodzinie Hirany Aksy. Kiedyś pomyślałem sobie w tak, Munowie podnoszące obłacie przez mantry, zgodnie z zaleceniami Esier, a Dewy, jedząc oczyszczone masło tych ofiar, dostają, działają i wzmacniają. Wedy są siłą Dewów, jeśli wedy stracisz, Dewy również wykorzystasz. Dlatego wskazane jest zniszczenie Wet. Nie ma innej drogi. Tak myśląc, udał się w Himalaje, aby wykonać tapasy. Medytować o Brahmie w przestrzeni swojego i biorąc pod uwagę tylko powietrze, przeminął swój czas. Zaznacz tutaj, że wszystkie dewy mieszkają w przestrzeni, wielkości czwartego wymiaru. Przez tysiąc lat praktykował twardą tapasyę, a dewy, asury i wszystkie loki były poruszone mocą jego tejas, ognistego blasku. Ponieważ Pchagawan, Brahma o czterech twarzach, był z nim widziany i wsiadając na jego nosiciela, Łabędź przybył tam, aby obdarzyć go dobrodziejstwem. Brahma powiedział wyraźnie do demona, widzącego w samadhi z zamkniętymi oczami, niech wszystko będzie z tobą dobrze, teraz zapytaj czego pragniesz. Zadowolony z twoją tapasyi, przybyłem, aby obdarzyć cię dobrodziejstwem. Słysząc to, demon wstał ze swojego samadhi i wielbiąc go należycie, powiedział, panie dewów, daj mi wszystkie wydy. Niech wszystkie mantramy wedyjskie, które znajdują się w trzech światach, wraz z braminami i dewami, przyjdą do mnie i dają mi taką siłę, która umożliwi mi pokonanie dewów. Słysząc to, Bóg Brahma, autor czterech hejsier, odpowiada, niech będzie tak, jak sobie pójdziesz i odszedł. Od tego czasu bramini całkowicie zapomnieli o wedach. Tak więc kąpiele, sandhya, codzienny dom, śradha. Składanie ofiar, japami mi inne obrzędy i praktyki, wszystko to wymarło. Wtedy krzyk powszechnej rozpaczy podniósł się na powierzchni tej rozległej ziemi, bramini zaczęli mówić do siebie, jak to się stało? Jak to się stało? Co teraz mamy zrobić? Gdzie zniknęły wedy? Tak więc, gdy na ziemię spadły wielkie nieszczęścia, dewy stawały się coraz słabsze, nie otrzymując swojej części ofiarnych chawis. W tym czasie ten demon zainwestował w miasto Amaravati. Adewy, nie mogąc walczyć z asurami o ciele przypominającym grzmot, uciekły w różne strony. Przyjęli schronienie w jaskiniach góry Sumeru i niedostępnych przełęczach górskich i zaczęli medytować o najwyższej mocy, wielkiej bogini, o królu. Kiedy ofiary sklarowanego masła są składane do ognia, są one przenoszone do słońca, Loka i przekształcają się w deszcze. Kiedy więc zniknęły ceremonie Homa, brakowało deszczu. Ziemia stała się całkiem sucha i nigdzie nie znaleziono ani kropli wody. Studnie, zbiorniki, baseny, rzeki wyschły. I ten stan bez deszczu trwał sto lat. Niezliczeni ludzie, setki i tysiące krów, bawołów i innych zwierząt poszły w pasze śmierci. Martwe ciała ludzi pozostały w stosach w każdym domu, nie znaleziono by osób które odprawiałyby swoje ceremonie palenia. Kiedy widziano takie nieszczęścia, spokojne i wyciszone ciała braminów, goliwie oddając cześć najwyższej bogini. Udały się w Himalaje. Z całego serca i bez żadnego pożywienia zaczęli codziennie wielbić Devi swoim samadhi, medytacją i czczeniem. O Mahesiani, pokaż nam miłosierdzie. O matko, nie jest to dla ciebie godne pochwały, aby tak gniewać się na nas. Ludzi niskich i winnych wszystkich grzechów. A więc, odewejsi. Wybacz nam. Jeśli gniewasz się na nas za nasze winy, nawet wtedy możemy być usprawiedliwieni, ponieważ ty jesteś wewnętrznym władcą w nas wszystkich i robimy wszystko, do czego nas nakłaniasz. Inne dewy są zadowolone i wydają owoce, gdy są czczone przez japam i inne ceremonie Homa. Ale nie jest to nawet możliwe z powodu zniknięcia wśród nas wedyjskich mantramów. Ale ty jesteś dobry jak matki dla swoich dzieci, kiedy tylko pamiętają. Tak więc bez ciebie nie ma innego ratunku dla tych ludzi. O Maheshwari. Cokolwiek zechcesz, możesz to uczynić. Więc co ciągle widzisz? O Maheshari. Jak możemy żyć bez wody, która nazywa się życiem? Teraz wybaw nas z tej wielkiej trudności. O Matko Światów! O Maheshwari! Być zadowolonym! O Władco Nieskończonych Milionów Brahmandas! Pokłon Tobie! Kłaniamy się Tobie, Niezmiennemu, o naturze inteligencji. Raz po raz składamy pokłony Tobie, Pani Wszechświata, i jest to możliwe do zrealizowania dzięki słowom Vedanty, nie to, nie to. Wszystkie powiedzenia Vedanty głoszą Ciebie, negując, nie to, nie to. Inne przemijające obiekty jako przyczyny całego tego wszechświata. Całym sercem kłaniamy się Devi. Kiedy ciała braminów wychwalały i intonowały hymny Maheshwariego, stworzyła w swym ciele niezliczone oczy i stała się widzialna. Jej kolor był ciemno-niebieski, kolor czwartego wymiaru, przestrzeni, jak sterty co farby do oczu, oczy jak niebieskie lotosy i rozszerzone, piersi twarde, regularnie uniesione okrągłe i tak mięsiste, że stykały się ze sobą, czteroręczny, prawą ręką trzymającą strzały, na spodzie dłoni trzymającej lotos, w lewej górnej ręce trzymającej wielki łuk, a w dolnej niosącej warzywa, owoce, kwiaty i korzenie z obfitością soku, niszczącego głód, pragnienie i gorączkę. Była esencją wszelkiego piękna, cudowna, świetlista jak tysiąc słońc i ocean miłosierdzia. Ta podpora wszechświata ukazała swą postać i zaczęła lać wodę z jej oczu. Przez dziewięć nocy nieprzerwanie ulewne deszczelały się z wód wypływających z jej oczu. Widząc nędzę wszystkich ludzi, z litości wylewała łzy z oczu i wszyscy ludzie i lekarstwa byli zadowoleni. Co więcej, z tych łez zaczęły płynąć rzeki. Dewy, które pozostały ukryte w górskich jaskiniach, teraz wyszły. Wtedy bramini. Zjednoczeni z Dewami zaczęli wychwalać i śpiewać Hymny Dewi. Znają cię we Danta owie. Kłaniamy się Tobie. Zarządziłeś wszystko dla wszystkich światów przez Twą maję, więc raz zarazem kłaniamy się Tobie. Nasz pokłon Tobie. Którzy jesteście drzewem kalpa dla pchaktów, spełniającym wszystkie ich pragnienia. Przyjmujesz ciało dla pchaktów. Zawsze jesteś zadowolony, bez równych. Pan Wszechświata, kłaniamy się Tobie. Jak ty, o Dewi. Masz niezliczone oczy tylko dla naszego dobra i pokoju, dlatego odtąd będziesz nazywany imieniem siataksi. O matko, jesteśmy bardzo głodni, więc nie mamy mocy, by śpiewać ci hymny, dlatego, o okaż nam miłosierdzie i dostarcz nam nasze wedy! Weasa powiedział: O królu. Słysząc te słowa dewów i braminów. Pomyśl dała im warzywa, pyszne owoce i korzenie, które były na jej ręce, do jedzenia. Po modlitwie dała ludziom wystarczającą ilość różnych artykułów soczystych, a zwierzętom, trawę i tym podobne aż pojawiły się nowe plony. O królu, od tego dnia zasłynęła jakoś jak ponieważ wszystko żywiła warzywami i tym podobne powstało wielkie zamieszanie. Ademon Durgama usłyszał wszystko o emisariuszy i wyruszył do walki swoją bronią i armią. Zabrał ze sobą tysiąc armii aksauchini. Jedna armia aksauchini równa się dużej armii składającej się z dwadzieścia jeden rydwanów, tyle samo słoni, sześćdziesiąt pięć koni i sto dziewięć pieszych. I strzelając strzałami w tym momencie powstało wielkie zamieszanie i zjednoczeni dewy i bramini wykrzyknęli, o dewi! Zachowaj nas, zachowaj nas! Zatem pomyślna dewi, dla bezpieczeństwa dewów i dwijów, stworzyła wokół nich świetlisty krąg i sama pozostała na zewnątrz. Wywiązała się wtedy straszna walka pomiędzy dewami a damawami. Słońce było pokryte ich nieustannym rzucaniem strzał. A strzelcy nie mogli strzelać celnie z powodu panującej wówczas ciemności. Następnie, w wyniku zderzenia strzał obu stron, strzały zapaliły się i pole bitwy ponownie wypełniło się światłem. Kwatery wszystkich pomocników rozbrzmiewały ostrymi dźwiękami smyczków i nic nie było słychać. W tym momencie z ciała Dewi wyszły główne siakti, inkarnowane siły, Kalika, Tarini, Codasi, Tripura, Pchairabi, Kamala. Bagala, Matangi i dziesięć tysięcy uzbrojonych Guchyakali i innych. Trzydziestu dwóch siakti, sześćdziesięciu czterech siakti, a potem niezliczona liczba siakti, wszyscy uzbrojeni, wyszli kolejno z Dewi. Kiedy siakti zniszczyli sto siła Sauchini, na polu bitwy zabrzmiały mridangi, muszle, lutnie i inne instrumenty muzyczne. W tym czasie wróg Dewów, Durgama. Wyszedł na pierwszy plan i jako pierwszy walczył z siakti. Walka rozrosła się do tak strasznych rozmiarów, że w ciągu dziesięciu dni wszystkie oddziały Aksałchini zostały zniszczone. Do tego stopnia, że krew poległych żołnierzy zaczęła płynąć strumieniami jak rzeki. Kiedy nadszedł fatalny jedenasty dzień, Danawa, ubrany w czerwone szaty w pasie, z czerwonymi girlandami na szyi i namaszczając całe swoje ciało czerwoną pastą sandałową, obchodził bardzo wielkie święto, wsiadł na swój rydwan i wyruszył do walki. Wytężonym wysiłkiem pokonał wszystkich siakti i postawił swój rydwan przed Dewi. Potem wywiązała się straszna walka przez dwie prachary, sześć godzin. Serca wszystkich zadrżały z przerażenia. W tym czasie Devi wystrzeliła w danawe piętnaście bardzo okropnych strzał. Jego cztery konie, wahanas, zostały przebite jej czterema strzałami, woźnica został przebity jedną strzałą, jego oczy były przebite dwiema strzałami, jego ramiona dwoma strzałami, jego flaga jedną strzałą, a jego serce zostało przebite pięcioma strzałami. Następnie opuścił swoje ciało przed Devi, wymiotując krwią. Życiodajny duch. Świetlisty odpowiednik, emanujący z jego ciała, połączył się z kosmicznym ciałem Dewi. Zatem trzy światy przybrały pokojowy wygląd, kiedy ten wielce potężny Danawa został zabity. Potem Hari, Hara Dewy powiedziały, o pomyślne. Ty jesteś jedyną przyczyną tej iluzji tego świata, przedstawiającej nierzeczywisty wygląd, podczas gdy Brahma jest jedyną rzeczywistością. Więc ty jesteś panią wszystkich istot. W przeciwnym razie po co karmiłeś wszystkie istoty warzywami i tym podobne, a więc pokłon tobie, siakam pchari. Sto oczu. O pomyślny. Jesteś śpiewany we wszystkich u sadach, niszczyciel Durgama Asura. Kłaniamy się tobie, panu Mai, mieszkańcowi w pięciu powłokach, Annie, Rasie i tak dalej medytujemy o tobie, pani wszechświata, jak zademonstrował pranava Aum którego główni munini medytują swoimi sercami a serca wolne od wikalpy, wątpliwości lub ignorancji. Ty jesteś matką nieskończonych milionów wszechświata. Czasami przyjmujesz boskie ciała dla naszego dobra. Ty jesteś matką brachmy, wisnu i innych, kłaniamy się Tobie całym sercem. Ty jesteś matką wszystkich. Więc z miłosierdzia wylałeś łzy ze stół oczu, aby usunąć nieszczęścia pokornych osób. Ty jesteś władcą wszystkich. Wiasa powiedział, o królu. Tak więc, kiedy Brahma, Wisnu, Hara i inne dewy wychwalali i intonowali różne hymny na cześć Dewi i wielbili ją różnymi wspaniałymi artykułami, ona natychmiast była zadowolona. Wtedy Dewi, łaskawie zadowolona, przekazała Wedy braminom. W końcu ona, mówiąca kukułką, wygłosiła do nich specjalne przemówienie. Te wedy są wspaniałymi częściami mojego ciała, zachowaj je więc z największą starannością. Tym bardziej, że wszyscy widzieliście na własne oczy, jakie wielkie nieszczęście spotkało was, gdy te wedy wymknęły się wam z rąk. Powinniście zawsze czcić i służyć mi, kontrolerowi i przestrzeni, nie ma nic wyższego niż to. Co mógłbym Ci doradzić dla Twojego dobra? Czytajcie zawsze te moje wspaniałe, chwalebne czyny. Będę z tego zadowolony i zniszczę wszystkie Wasze złe nieszczęścia i nieszczęścia. Nazywam się Durga, ponieważ zabiłem tego demona Durgamę, więc ten, kto przyjmie moje imię Durga i Siataksi, będzie mógł odsłonić moją maję i swobodnie chodzić. Nie ma sensu opowiadać więcej niż to, co mówię Wam teraz o Dewy. Esencja wszystkich esencji, zarówno surowie, jak i ja surowie zawsze służyliby mnie i tylko mnie. Wiasa powiedział, o królu. W ten sposób, sprawiając przyjemność dewom tymi słowami, dewi natury istnienia, inteligencji i szczęśliwości zniknęły przed nimi. O królu! Tę wielką tajemnicę szczegółowo wam opisałem, ale to jest źródłem dobra dla wszystkich, więc zachowaj to w tajemnicy z całą starannością. Osoba, która codziennie z wielkim oddaniem słucha tego rozdziału, otrzymuje wszystko, czego chce i w końcu otrzymuje uwielbienie w Dewiloka. Tu kończy się 28 rozdział siódmej księgi o chwale Shia taksi Dewi w Mahapuranam Srimat Dewi Phagawatam, liczącym 1800 wersetów autorstwa Maharshi wedawiasa. Rozdział 29. O narodzinach Phagawati w domu Daksy. Vyasa powiedział. O królu. W ten sposób popisałem chwały Devi. Teraz opowiem, na ile potrafię, wspaniałe żywoty królów odpowiednio słonecznej i księżycowej dynastii. Oni wszyscy osiągnęli swoje wspaniałe chwały, po prostu dlatego, że obdarzyła ich łaska najwyższej siakti. Wszyscy oni byli wielkimi pchaktami najwyższego bóstwa. Wiedzcie, że cała ich dzielność Męstwo, dobrobyt i cała ich chwała wywodzą się ze zwykłych części Parasiakti. O królu. Ci królowie i inni byli w stanie wydostać się z drzewa tego świata toporem swojej wiedzy, po prostu dlatego, że byli wielbicielami Parasiakti. Tak więc z całą możliwą troską pani wszechświata ma być czczona i służona. Mężczyźni powinni unikać czczenia jakichkolwiek innych Bogów, tak jak ludzie unikają łuski. Aby dostać się do środka ziarna. O królu. Ubijając ocean wet, zdobyłem klejnot w postaci lotosowych stóp parasiakti, i myślę, że wypełniłem wszystkie swoje obowiązki i uważam się za usatysfakcjonowanego i odnoszącego sukcesy. Brahma, wisnu rudra i śwara to cztery stopy, a sada siwa to deska nad głową, w ten sposób tych pięciu tworzy siedzenie, na którym siedzi Devi. Nie ma innego bóstwa wyższego od niej. Aby to pokazać, zwykłym ignorantom, Mahadevi zajęła to miejsce złożone z pięciu brachmy, wisnu, rudry, śwary i Sadasiwy, Wyższym od tych pięciu, co jest określone w wedach jako wyaktam i w które cały ten wszechświat jest jakby zaszyty w poprzek i wzdłuż, leżąc na wskroś, to jest pchuwane śwari, bogini wszechświata. Brachma, wisnu Rudra, Śwara i Sada siwa są regentami, czyli bóstwami przewodnimi ziemi, wody, ognia, powietrza i jakaś. Żaden człowiek nie może być wolny, chyba że przed boginią. Kiedy ludzie będą w stanie okrążyć akasię czwartego wymiaru, jak gdyby to była skóra antylopy, wtedy będą w stanie wykorzenić nieszczęścia świata, nie znając natury dewi, to jest niemożliwe. Tak więc śweta Ropani Sada mówi, ci, Którzy byli zaangażowani w medytację, dhyana jogę, widzieli dewi okrytą gunas-sattwą, rajasem i tamasem oraz siłami wcielonymi odpowiednio kilku dewów. Aby więc narodziny człowieka powiodły się, najpierw unikaj wszelkiego towarzystwa, czy to ze wstydu, czy ze strachu, czy z oddania, czy z miłości, następnie sprowadź umysł i utrzymuj go w swoim sercu, a następnie oddaj się jej i uważaj ją za najwyższą. To jest Vedanta Dindima, deklaracja Vedanty. Ktokolwiek przyjmuje imię Devi, czy to we śnie, w drodze, czy odpoczynku, czy też w jakimkolwiek innym stanie, bez wątpienia jest wolny od niewoli tego świata. O królu! Czcijcie więc macheśwariego z całą troską, jaką tylko możecie. Idź krok po kroku, najpierw wielbijcie jej wiratrupę, formę kosmiczną, następnie suksmarupa subtelna forma, a następnie jej antareami forma wewnętrzna rządząca wewnątrz tak więc kiedy twoje serce zostanie oczyszczone, wielbi siakti o naturze brachmy, poza tą mają tym prapanca ulasą o naturze istnienia inteligencja i błogość. Kiedy czyta serce roztapia się w para shakti, wtedy nadchodzi prawdziwa ratchana prawdziwe wielbienie, więc rozcięć swoje serce w niej. O królu. W ten sposób popisałem wam uświęcające czyny niezwykle oddanych królów Parasiakti, którzy byli szlachetni i religijni. Ten, kto to usłyszy, zdobędzie sławę, tcharmę, inteligencję, dobry cel i zasługi, które nie mają sobie równych. A teraz co jeszcze chciałbyś usłyszeć? Janamejaya powiedział: Obchagowanie. W dawnych czasach Matka Świata, Parasiakti, przekazała Gauri Hari. Laksmi Hari, a Saraswati Brachmie, zrodzonemu z lotosu z pępka Hari. Teraz słyszę, że Gauri jest córką Himalajów i Daksy, a Maha Laksmi jest córką Oceanu Ksiroda, ocean Mleka. Wszyscy oni pochodzili od Najwyższego Devi, W jaki więc sposób Gauri i Laksmi stały się córkami innych? O wielkim Muniu. To jest prawie niemożliwe, więc pojawia się moja wątpliwość. Obchagowanie. Jesteś całkiem kompetentny, aby odciąć wszystkie moje wątpliwości, więc swoim toporem wiedzy odetnij moje obecne wątpliwości. asa powiedział, o królu. Słyszeć. Zdradzę ci ten wspaniały sekret. Jesteś bardzo oddany Devi, więc nie może być nic, czego nie mógłbym ci ujawnić. Od czasu, gdy wielka matka oddała się odpowiednio Hara, Hari i Brahmie, Gauri. Laksmi i Saraswati, te trzy Dewy, Hara i tak dalej wykonywały swoje zadania, zachowując i tak dalej o królu. Pewnego razu urodzili się pewni Danawowie, zwani Halahalas. Z czasem stali się bardzo potężni i w krótkim czasie podbili trzy światy. Co więcej, uszczęśliwieni dobrodziejstwem udzielonym im przez Brachnę, zebrali swe siły i zajęli Górę Kailasia oraz regiony Wajkungtwa. Widząc to, Machadewa i Wisnu poczynili przygotowania do wojny. Wywiązała się straszna walka między obiema stronami. Przez sześćdziesiąt tysięcy lat bitwa trwała nieprzerwanie, ale jej rezultatem był impas. Stopniowo w obu partiach rozległ się wielki okrzyk konsternacji, kiedy Siwa i Wisnu z wielkim wysiłkiem zniszczyli Danawów. O królu. Następnie Siwa i Wisnu powrócili do swoich domów i zaczęli przechwalać się swoimi mocami przed swoimi siakti z Gauri i Laksmi, mając na uwadze, że demony zostały zabite z powodu siakti Gauri i Laksmi. Widząc, jak się przechwalają, Gauri i Laksmi śmiali się nieszczerze, co bardzo rozgniewało tych dwóch bogów. Pod wpływem magicznego zaklęcia pierwszych majów obrażali ich, a nawet używali obraźliwego języka. Gauri i Laksmi opuściły ich i zniknęły. Wtedy na światach powstało wielkie zamieszanie. Zarówno Hari, jak i Hara stracili blask z powodu zniewagi dwóch siakti. Stają się bezślni i nieprzytomni i okazują się szaleni. Widząc to, Brahma bardzo się zaniepokoił. Hari i Hara to dwa główne bóstwa, jak więc ci dwaj stali się niezdolni do wykonywania czynów świata. Jaka jest przyczyna? Dlaczego to nieszczęście pojawiło się poza sezonem? Czy nastąpi pralaja, powszechne rozwiązanie świata z powodu jakiegoś przewinienia, kiedy nie zostaną podjęte żadne działania? Nic o tym nie wiem, więc jak mogę znaleźć lekarstwo? Będąc tak bardzo przygnębionym, zaczął medytować z zamkniętymi oczami w czterowymiarowej przestrzeni w sercu. O królu. Zrodzony z lotosu Brahma dowiedział się następnie poprzez swoją medytację, że to nieszczęście zostało spowodowane wielkim gniewem parasiakti. Następnie próbował znaleźć lekarstwo, dopóki Hari i Hara nie odzyskali dawnej naturalnej pozycji. Brahma zaczął przez swoją własną siakti pełnić przez pewien czas funkcję ich obu, to jest zachowywać i niszczyć. Religijni myślący Prajapati szybko nazwał swojego syna Manu i Sanaka i tak dalej. Rishich, za przyniesienie pokoju dwóm wielkim bogom. Kiedy do niego przyszli, wielki asceta o czterech twarzach Brahma powiedział im, jestem teraz zajęty wieloma innymi pracami, więc nie jestem w stanie kontynuować mojej tapasyi. Przez gniew najwyższej siły, Hari i Hara stali się nieco rozkojarzeni. Więc dla zadowolenia parasiakti spełniam trzy funkcje, to jest tworzenie, zachowanie i zniszczenie. Zatem oboje praktykujecie tę twardą tapasę z największym oddaniem i przynosicie jej satysfakcję. O synowie, czy tacy jak Hari i Hara uzyskają swoje dawne stany, a następnie zjednoczą się odpowiednio ze swoimi własnymi siakti? Twoja sława wzrośnie w ten sposób? Bez wątpienia. Raczej ta rodzina. W której narodzi się dwóch siakti, oczyści cały świat i sam człowiek zostanie ukoronowany sukcesem. Wiasa powiedział: O królu. Daksa o czystych sercach i inni zrodzeni w umyśle synowie brachmy, słysząc słowa dziadka, wyrazili swoje pragnienie wielbienia para siakti i udali się do lasu. Tu kończy się 29 rozdział siódmej księgi o narodzinach Pchagawati w domu Daksy w Mahapuranam Srimat Devi Pchagavatam, liczącym zero zero wersetów, autorstwa Mahae Siwe Rozdział 30. o narodzinach Gauri, siedzibach bóstwa i rozproszeniu Siwy. Vyasa powiedział, o królu. Udali się do lasu. Zajęli swoje miejsca na zboczu góry Himalajów i zajęli się sobą powtarzając po cichu nasienną mantrę Mahamaya i praktykując w ten sposób swoje wyrzeczenia. O królu! W medytacji i minęło sto tysięcy lat. Zadowolony Dewi stał się dla nich widoczny. Jej postać była trójoka i była formą istnienia, inteligencji i błogości. Sacidananda była pełna miłosierdzia. W jednej ręce miała pętlę. W drugiej oścień, z drugiej strony był znak nakazujący jej wielbicielom odrzucić wszelki strach, a z drugiej strony była gotowa ofiarować dobrodziejstwa. Dobroduszni Munowie, widząc tę formę Matki świata, zaczęli ją wychwalać. Odewi Istniejesz oddzielnie w każdym wulgarnym ciele, kłaniamy się Tobie. Ty istniejesz całkowicie, kosmicznie, we wszystkich ciałach wulgarnych, kłaniamy się Tobie. Istniejesz oddzielnie w każdym subtelnym ciele, kłaniamy się Tobie. Istniejesz uniwersalnie we wszystkich ciałach subtelnych, kłaniamy się Tobie. Istniejesz oddzielnie we wszystkich ciałach przyczynowych, w które przeplatają się wszystkie linga dechas, ciała subtelne, kłaniamy się Tobie. Istniejesz powszechnie we wszystkich ciałach przyczynowych, kłaniamy się Tobie. Masz naturę niezmiennego brachmy. Naczynie wszystkich i, i, i dlatego przebywasz we wszystkich ciałach, więc kłaniamy się Tobie. Jesteś z natury Atmana, celu wszystkich istot, kłaniamy się ponownie i wirujemy do Ciebie. W ten sposób Daksa o czystej naturze i inni Muni wychwalali ją głosem, dławiąc się uczuciami intensywnego oddania i kłaniając się jej do stóp. Wtedy Devi, zadowolony, przemówił do nich kukuczym głosem. Oszczęśliwcy. Zawsze jestem gotów udzielać dobrodziejstw, więc proście, o co chcecie. O królu. Słysząc tak Daksa ponownie zapytał, o Dewi. Niech twoje narodziny będą w mojej rodzinie. O matko. Bez wątpienia będę uważał się za osobę, która zrealizowała wtedy spełnienie swojego życia. A więc, o paramyśwari, Mów własnymi ustami, w jaki sposób będzie prowadzona twoja medytacja, Japam. Jak również różne odpowiednie miejsca, w których będą wykonywane. Devi powiedziała, zniewaga wyrządzona moim siakti doprowadziła do tego nieszczęsnego stanu Hari i Hara. Nie powinni więc powtarzać takiej zbrodni. Teraz, dzięki mojej łasce, odzyskają zdrowie i jedna z dwóch siakti urodzi się w Twojej rodzinie, a druga urodzi się w Ksiroda Sagara, Oceanie Mleka. Hari i Hara odzyskają swoje siakti. Kiedy wyślę im główną mantrę, moją główną mantrą jest wspomniana mantra Mali, to zawsze jest dla mnie słodkie, więc czcicie tę mantrę i róbcie z tego japam. Forma, którą widzicie przed sobą, to moja forma pchowanej szwarii, forma bogini wszechświata lub czcić moją wirat kosmiczną formę lub forma sadzić danandy. Cały świat jest moim miejscem kultu. Abyście mogli rozmyślać o mnie i czcić mnie zawsze i wszędzie. Wiasa powiedział, kiedy pchuwanej szwari Devi, mieszkająca w Manidwipie, dając w ten sposób swoją odpowiedź, odeszła, Daksa i wszyscy inni Muni udali się do Brachmy i z wielką powagą poinformowali go o wszystkim, co się wydarzyło. O królu. W ten sposób Hari i Hara zostali pozbawieni swojej wyniosłości i dzięki łasce najwyższego bóstwa odzyskali swoją poprzednią naturę i w ten sposób mogli pełnić swoje funkcje tak jak poprzednio. Wtedy w pewnym czasie Devi Bhagavati, ognista natura Parashakti, narodziła się w domu Prajapatiego Daksy, o królu. Wszędzie w Trilokach odbywały się wielkie uroczystości. Wszystkie dewy ucieszyły się i obsypały kwiatami. Dundupki dewów brzmiały rękami i wydawały bardzo poważne dźwięki. Święci o czystym umyśle byli uradowani, promienie słoneczne wyglądały na czystsze i czystsze, rzeki uniosły się radością i zaczęły płynąć w swoich korytach. Kiedy przyszła na świat pomyślna dla świata dewi, niszczycielka narodzin i śmierci i Iwa, wszystko wyglądało pomyślnie. Mądrzy munowie nazwali ją Sati ponieważ była natury para brachmy i samej prawdy Prajapati Daksa przekazał Dewi, który był przedsiakti Mahadewy, temu Dewie Dewów, Mahadewie. Z powodu nieszczęścia Daksy, córka Daksy spłonęła w płonącym ogniu. Janamejaya powiedział omuni. Sprawiłeś, że usłyszałem teraz bardzo niepomyślne słowo. Jak to możliwe, żeby tak wielka rzecz o naturze najwyższej inteligencji spłonęła w ogniu? Samo wspomnienie którego imienia usuwa straszliwe niebezpieczeństwo spłonięcia przez ogień samsary. Uprzejmie opisz mi to szczegółowo. Wiasa powiedział, o królu. Słyszeć. Opisuję wam starożytną historię palenia Sati. Pewnego razu słynny Rishi Durvasa udał się nad brzeg rzeki Jambu i zobaczył tam Devi. Tam pozostał z kontrolowanymi zmysłami i zaczął cicho powtarzać rdzeni mantry Mai. Wtedy bogini nieśmiertelnych, Pchagawati, była zadowolona i dała mu niemu piękną girlandę jako prasada, która była na jej szyi i wydzielała słodki zapach makaranda, sok z kwiatów, jaśmin, na którym pszczoły miały się gromadzić. Maharishi wziął go szybko i włożył sobie na głowę. Następnie pospiesznie udał się zobaczyć matkę do miejsca, gdzie ojciec Sati przebywał Prajapati Daksa i kłaniał się do stóp Sati. Wtedy Prajapati zapytał go o panie czy ja to niezwykła girlanda skąd masz tę czarującą girlandę rzadką wśród śmiertelników na tej ziemi następnie elokwentny maharishi Durwasa przejmówił do niego ze łzami miłości płynącymi z jego oczu o Prajapati mam tę piękną girlandę która nie ma sobie równych jako prasada przychylność devi wtedy Prajapati poprosił go o tę girlandę on również Myśląc, że w trzech światach nie ma nic, czego nie można by ofiarować wielbicielowi siakti, dał tę gierlandę Prajapatiemu. Wziął to na głowę, następnie położył ją na ładnym łóżku przygotowanym w sypialni młodej pary. Podekscytowany słodkim zapachem tej gierlandy w nocy, prajapati odbył stosunek płciowy. O królu. Dzięki temu działaniu zwierząt w jego umyśle narodziła się gorzka wrogość do Siankary i jego Sati. Następnie zaczął znęcać się nad Siwą. O królu! Za te obrazy Sati postanowiła porzucić swoje ciało, które narodziło się z Daksy, aby zachować prestiż Sanatana Dharma oddania jej mężowi i spaliła swoje ciało ogniem powstałym z jogi. Janamejaja powiedział, o muni. Co zrobił Mahadeva, tak bardzo cierpiący z powodu żałoby swojej małżonki, droższej niż jego życie? Kiedy ciało Sati zostało w ten sposób pochłonięte. wiasa powiedział, o królu. Nie jestem w stanie opisać tego, co stało się później. O królu. Z ognia gniewu siwy Pralaya zdawał się zagrażać trzem światom. Virabhadra powstał wraz z zastępami Kalis, gotowymi do zniszczenia trzech światów. Brahma i inne dewy przyjęły schronienie w siankarze. Chociaż Mahadeva stracił wszystko po odejściu Sati. On, Ocean Miłosierdzia, zniszczył ofiarę Daksy, odciął mu głowę i zamiast niej umieścił głowę kozła, przywrócił go do życia i w ten sposób uwolnił bogów od wszelkich lęków. On, Dewa Dewów, był wtedy bardzo zmartwiony i udając się na miejsce ofiary, zaczął płakać z wielkiego smutku. Zobaczył, że ciało inteligentnej Sati płonęło w ogniu cita. Krzyknął głośno dwukropek o moja Sati. O moja Sati. I biorąc jej ciało na szyję, zaczął wędrować po różnych krajach, jak szaleniec. Widząc to, Brahma i inne Dewy bardzo się zaniepokoiły, a Bhagawan wisnął odciął ciało swoimi strzałami na kawałki. Gdziekolwiek spadły części, Siankara pozostał tam w tak wielu różnych formach. Następnie powiedział do Dewów: Ktokolwiek będzie wielbił Bhagavati z głębokim oddaniem w tych miejscach. Nic nie pozostanie nieosiągnięte. Najwyższa matka pozostanie tam blisko nich. Osoby, które wykonają puraś carana, powtarzanie, mantramów, zwłaszcza Maya via, rdzenna mantra Maja, ich mantramy staną się nie wątpić, zaowocować i stać się wcielonym. O królu. To mówiąc, Mahadeva, bardzo zmartwiony odejściem Sati, spędzał czas w tych miejscach. Robiąc Japam, tchanam i udając się do Samathi. Janamejaja powiedział, gdzie, w jakich miejscach upadło kilka części Sati? Jak nazywają się ci Sitka A jaka jest ich liczba? Łaskawie opisz je szczegółowo, o Wielkim Unii. Bez wątpienia będę się uważał za błogosławionego, słysząc te słowa z Twoich błogosławionych ust. Tutaj kończy się trzydziesty rozdział siódmej księgi o narodzinach Gauri. W siedzibach bóstwa i rozproszeniu siwy w Mahapuranam ślimat Devi Hagavatam, liczącym 18,000 wersetów, autorstwa Mahar Siwe Dawiasa. Uwaga, liczba 108 jest liczbą świętą, uzyskiwaną przez wzięcie połowy z 216,000, liczby oddechów, które dziecko w łonie matki obiecuje przyjmować imię Boga przy każdym oddechu. Lub biorąc 1 ósmą 864000 liczba sekund w ciągu dnia następnie dwa zera są odrzucane. Zatem liczba oznacza tego, który spełnia swoją obietnicę. Rozdział 31. O narodzinach Parwati w domu Himalajów. Janamy Jaja powiedział Omuni, Powiedziałeś wcześniej, że najwyższe światło narodziło się na szczycie Himalajów. Teraz opisz mi szczegółowo to najwyższe światło. Jaki inteligentny człowiek może powstrzymać się od słuchania tych przypominających nektar nektaru? Słowa o siakty niebezpieczeństwo śmierci może spaść nawet na dewy, które piją nektary, ale żadne takie niebezpieczeństwo nie może spotkać tych, którzy piją nektar chwalebnych czynów dewi. Wdżasa powiedział, o królu. Jesteś błogosławiony, osiągnąłeś to. Co masz osiągnąć w tym życiu, uczą cię ludzie o wysokiej duszy, jesteś szczęśliwy, ponieważ jesteś tak szczerze oddany dewi. O królu! Posłuchaj starożytnej historii, gdziekolwiek dewa dewów, Macheśwara odpoczywał, gdy wędrował po całym świecie w rozproszonym stanie, niosąc ciało Sati, które było spalone ogniem, spędzał tam czas z kontrolowanymi zmysłami, w samadhi. Zapominając o całej swojej wiedzy o samsarze w głębokiej medytacji nad formą Devi. W tym czasie trzy światy, z ich przedmiotami, poruszającymi się i nieruchomymi, z ich oceanami, górami i wyspami, zostały pozbawione dobrobytu i mocy. Serca wszystkich wcielonych istot wyschły bez śladu radości. Wszyscy byli obciążeni niespokojnymi myślami i pozostawali obojętni. Wszyscy pogrążyli się w oceanie smutku i zachorowali. Planety uległy retrogradacji, a adewy miały odwrócone stany. Królowie zostali zaatakowani serią bolączek i nieszczęść, atchiphantik i adhidajwik, z przyczyn materialnych i boskiej ingerencji. W tym czasie wielki Asura o imieniu Taraka stał się niepokonany dzięki błogosławieństwu otrzymanemu od Brachmy, upojony swoją mocą i heroizmem. Podbił trzy światy i został suwerennym władcą. Brahma Prajapati obdarzył go tym dobrodziejstwem, że prawowity syn Siwy będzie mógł go zabić. A ponieważ w tym czasie Siwa nie miał syna, wielki Asura, uszczęśliwiony radością, zauroczył się i odniósł wszystkie zwycięstwa. Wszystkie dewy zostały wygnane ze swoich miejsc przez jego ucisk, zawsze byli niespokojni z powodu odczuwanego przez nich braku syna Siwy. Siankara nie ma teraz żony, jak więc może on mieć syna? Jesteśmy bardzo nieszczęśliwi, jak możemy wykonać naszą pracę? W ten sposób przytłoczonej myślami wszystkie dewy udały się na Wajkuntę i poinformowały Pchagawana Wisnu o wszystkim, co się wydarzyło, w prywatność. Pchagawan Wisnu zaczął mówić im, jak to zrobić, w ten sposób, o dewy. Dlaczego wszyscy jesteście tak zaniepokojeni? kiedy pomyślna bogini wszechświata, mieszkanka Mani Dwipy, spełniająca wszelkie pragnienia, jak kalpa jest zawsze czuwa dla ciebie. To przez twoje wady okazuje obojętność, ma nas pouczyć, nie dla naszej zguby, ale dla okazania jej nieskończonego miłosierdzia. Kiedy matka karmi syna, straszy go i strofuje, to nie jest to, że stała się bezlitosna, więc matka świata, władczyni wszechświata, Nigdy nie będzie dla was bezlitosną co do waszych wad i wad. Syn popełnia obrazy na każdym kroku, kto może to znieść w tych trzech światach oprócz matki. Wkrótce przyjmij schronienie do najwyższej matki, bogini wszechświata, z najszczerszym oddaniem. Ona z pewnością podejmie działania i pomoże twojej sprawie. W ten sposób wydając rozkaz dewom, Wisnu wraz ze swoją małżonką Laksmi i innymi dewami szybko wyruszyli. By wielbić Dewi wyjazd w Himalaje ponieważ wkrótce zajęli się wykonywaniem puraścarana na karmy, czynu powtarzania imion bóstwa, połączonego z całopaleniami i ofiarami i tym podobne o królu. Ci, którzy byli dobrze zaznajomieni z spełnianiem ofiar dla matki, rozpoczęli swoje ceremonie ofiarne i wszyscy zaczęli składać śluby, mianowicie tritiadi vratani. Niektórzy byli zajęci bezustanną medytacją o Dewi. Niektórzy zaczęli bezustannie powtarzać jej imiona, niektórzy zaczęli powtarzać Devi Sukta. Dlatego niektórzy poświęcili się powtarzaniu imion, innych do powtarzania mantramów. Znowu niektórzy byli zaangażowani w spełnianie surowych, bolesnych, Candrajana i innych wrat. Niektórzy odprawiali antarayagi, wewnętrzne ofiary. Niektórzy nosili się robiąc pranagni jagas, podczas gdy inni angażowali się w nasadi i tym podobne, ponownie niektórzy zaczęli wielbić najwyższą siakti, boginię świata, bez snu i odpoczynku, poprzez nasienną mantrę Mali. O królu. W ten sposób minęło wiele lat dewów. Kiedy w piątek w miesiącu Caitra nadeszło dziewiąte titchi, nagle pojawiło się przed nimi najwyższe światło siły najwyższej. To światło było równe błyskawicom koti, czerwonego koloru i chłodne jak księżyce koti. Znów blask był jak słońca koti. Cztery uosobione wydy śpiewały wokół niej hymny. Ta masa ognia była powyżej, poniżej, ze wszystkich stron, po środku. Nigdzie to nie przeszkadzało. Nie miało początku ani końca. Miał postać kobiety z rękami i stopami oraz wszystkimi kończynami. Wygląd nie przypominał mężczyzny ani hermofrodyty. Dewy, oślepione olśniewającym blaskiem, najpierw zamknęły oczy, ale w następnej chwili, zachowując cierpliwość, kiedy ponownie otworzyli oczy, znaleźli najwyższe światło manifestujące się w postaci niezwykle pięknej i boskiej kobiety. Jej młodość właśnie rozkwitała, a jej wznoszące się piersi, pulchne i wydatne, jakby rywalizujące z pączkiem lotosu. Dodawały piękna dookoła. Bransoletki były na jej rękach, na ramienniki na jej czterech ramionach, na szyjnik na jej szyi, a girlanda z drogocennych klejnotów i klejnotów rozlewała wokół bardzo jasny blask. Śliczne ozdoby w talii, które wydawały pobrzękujące dźwięki, a na stopach piękne obrączki. Włosy na jej głowie, przepływające między jej uszami a policzkami. Liśniły jasno jak wielkie czarne pszczoły świecące na liściach kwitnącego kwiatu ketaki. Jej lędźwie były ładnie ukształtowane i wyjątkowo piękne, a włosy na jej pępku dodawały dodatkowego piękna. Jej cudownie żywe usta lotosu, które stały się bardziej błyszczące i piękniejsze dzięki błyszczącym złotym ozdobom uszu, były wypełnione liśćmi betelu zmieszanymi z kamforą i tym podobne na jej czole widniał półksiężyc. Jej brwi były wydłużone, a jej oczy były jasne i pięknie wspaniałe jak czerwony lotos, jej nos był uniesiony, a usta bardzo słodkie. Jej zęby były bardzo piękne jak otwierające się pąki kwiatów kunda, z jej szyi zwisał naszyjnik z pereł, na jej głowie była olśniewająca korona, wysadzana diamentami i klejnotami, na jej uszach zawieszone były kolczyki jak linie na Księżycu. Jej włosy były ozdobione kwiatami malika i malati, jej czoło było posmarowane kroplami kasmira knkuma, a jej troje oczu nadawało niezrównany blask jej twarzy. Z jednej strony miała pętlę, a z drugiej oścień, jej dwie inne ręce robiły znaki udzielające dobrodziejstw i rozpraszające lęki, jej ciało liśniło jak kwiaty drzewa darima. Jej ubiór to czerwona tkanina. Wszystko to dodało wielkiego piękna. Tak więc Dewy ujrzały przed sobą boginię Matkę, wcielenie niesłychanego miłosierdzia, z twarzą gotową ofiarować jej łaskę, Matkę całego wszechświata, czarodziejkę wszystkich, słodko uśmiechniętą, pozdrawianą przez wszystkie Dewy, spełniającą wszelkie pragnienia i noszenie sukienki, wskazującej na wszystkie piękne uczucia. Dewy skłoniły się natychmiast, gdy ją ujrzały, ale nie mogli mówić głosem, który był zatkany łzami. Następnie z wielkim trudem wytrzymując cierpliwość, zaczęli wychwalać i intonować hymny do Matki Świata z oczami wypełnionymi łzami miłości i oddania oraz nisko pochylonymi głowami. Dewy powiedziały: Kłaniamy się Tobie, Dewi i Macha Dewi, zawsze składamy Tobie pokłon. Ty jesteś prakrti i pomyślny, zawsze pozdrawiamy Ciebie. O matko! Jesteś koloru ognistego, mieszkasz jako czerwony płomień w sercu Jogina, i płoniesz ascezą i mądrością, rozlewając wokół blask. Szczególnie świecisz wszędzie jako czysty Caetanya, czczony przez Dewy i wszystkie jej Iwy, za nagrodę za ich czyny. Przyjmujemy schronienie do Ciebie, Durgi, Dewi, kłaniamy się Tobie, która może sprawić, że inni przekroczą ocean Samsary abyś nam pomógł w przepłynięciu tego strasznego oceanu świata. Matka. Dewy stworzyły słowa, to jest słowa przekazujące idee są wypowiadane przez pięciu waju, prane i tak dalej, zwanych dewami, które mają naturę wizwarupy i przenikają wszędzie, jak kama tchenu, niebiańska krowa, oddanie wszelkich pragnień, bogactw, honoru, pożywienia i tym podobne i przez które bestie, bogowie, stają się egoistami. O Matko! Ty jesteś dla nas tym językiem, tak więc spełniasz nasze pragnienia, kiedy wychwalamy Cię i śpiewamy Ci hymny. O Dewi! Ty jesteś nocą zniszczenia na końcu świata, jesteś czony przez Brachmę, Ty jesteś Laksmi, siakti Wisnu, Ty jesteś matką Skandy, siakti Siwy, Ty jesteś siakti Saraswati Brachmy. Ty jesteś Aditi, matką bogów i jesteś Sati, córką Daksy. W ten sposób poczyszczasz światy w różnych formach i obdarzasz wszystkich pokojem. Kłaniamy się Tobie. Wiemy, że jesteś wielkim Mahalaksmi. Medytujemy o Tobie jako o naturze wszystkich siakti jako Pchakchavati. O Matko! Oświeć nas, abyśmy mogli medytować i poznać Ciebie. O Devi! Pokłon Tobie, Virat! Pokłon Tobie, Sutratnie, Hiranyagarbha! Pokłon Tobie! Przemieniony w szesnaście wikritis, lub przemian. Pokłon tobie, natury brachmy. Kłaniamy się z wielkim oddaniem tobie, bogini świata, stworzycielce majica widya, niewiedzy, pod wpływem której ten świat jest mylony jak lina, tak jak Girlanda jest mylona z liną i znowu ten błąd jest naprawiany przez którego Vidya. Kłaniamy się tobie, który jest wskazany zarówno przez litery tat, jak i twamy w zdaniu tat twamasi. Ty jesteś tym, tat wskazujący na hit, inteligencję, natury jedności i twam wskazujące na naturę Akhanda Brahmy, poza Anna Maja. Prana Maja, Manomaja, Winana i Anandamaya, pięciu kosia, świadków trzech Stanów Jawy, snu i głębokiego snu, i wskazujących na ciebie. O matko, ty jesteś natury pranawa om, ty jesteś chrim, jesteś natury różnych mantri, jesteś miłosierny. Raz po raz kłaniamy się twym lotosowym stopom. Kiedy dewy w ten sposób wychwalały dewi, mieszkańca dwipy, Pchagawati przemówił do nich słodkim kukuczym głosem. O dewy! Po co tu przyszedłeś? Co chcesz? Zawsze jestem drzewem, poddając wszystkie pragnienia moim pchaktom, i jestem gotów udzielić im dobrodziejstw. Jesteście moimi wielbicielami, dlaczego cię to obchodzi, kiedy jestem po twojej stronie? Uratuję Was z oceanu kłopotów, O Dewy. Wiedz, że to jest moje prawdziwe postanowienie. O Królu. Słysząc te słowa głębokiej miłości, Dewy bardzo się ucieszyły i wyzbyły się wszystkich przyczyn kłopotów. O parameśwari! Ty jesteś wszechwiedzący i świadek wszystkich tych światów. Cóż jest w trzech światach, czego Ty nie znasz? O Matko Przenajświętsza. Demon Taraka sprawia nam kłopoty dzień i noc. Brahma obdarzył go dobrodziejstwem, że zostanie zabity przez syna Siwy. O Maheshwari. Sati, żona Siwy, odrzuciła swoje ciało. To jest Tobie znane. Co ignoranci niskiego ludu poinformują tego, który jest wszechwiedzący. O matko. Opisaliśmy w skrócie wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. Cóż więcej powiemy. Ty znasz wszystkie inne nasze kłopoty i przyczyny smutków. Pobłogosław nas, aby nasze oddanie pozostało niezachwiane u Twych lotosowych stóp, to jest nasza żarliwa modlitwa. Abyś przyjął ciało, aby mieć syna siwy, jest to nasza żarliwa modlitwa do Ciebie. Słysząc słowa Dawy, parameśwari z pełnym wdzięku wyrazem twarzy przemówiła do nich w ten sposób, moja siakti wcieli się jako gauri w domu w Himalajach, będzie żoną siwy i spłodzi syna, który zniszczy Tarakadę. Mon i będzie służyć Twojemu celowi. A Wasze oddanie pozostanie niezachwiane u moich lotosowych stóp. Himalaje również wielbi mnie całym swoim oddaniem, więc narodziny w jego domu podobają mi się najbardziej, wiem to. W Jasa powiedział, o królu. Słysząc miłe słowa Dewi, król gór przepełnił się miłością i głosem zdławionym uczuciami, ze łzami w oczach, przemówił do bogini świata, królowej. Z Trzech Światów! Wyniosłeś mnie znacznie wyżej, że wyświadczasz mi tak wielką łaskę, inaczej gdzie jestem bezwładny i nieruchomy, a gdzie jesteś ty z natury istnienia, inteligencji i błogości. Chwała. O, bezgrzeszny. To, że zostałem twoim ojcem, jest niczym innym jak zasługami zdobytymi za spełnianie niezliczonych ofiar śwametcha lub za moje nieskończone samatki. O! jaką łaskę okazałeś mi. Odtąd moja niezrównana sława będzie rozsianych po całym wszechświecie pięciu pierwotnych elementów, które strażniczka wszechświata, matka świata, stała się córką tych Himalajów. Ten człowiek jest błogosławiony i szczęśliwy. Kto może być tak szczęśliwy, cnotliwy i zasłużony, jak ten, którego córką się stała, którego brzuch zawiera miliony braminów, w którym rodzą się takie cnotliwe osoby jak ja? O matko, o parameśwarii! Teraz opisz mi swoją prawdziwą jaźń jako przykład we wszystkich wedantach, a także i nanęs bhakti zatwierdzoną przez wedy w ten sam sposób, w jaki już okazałeś mi tę łaskę, abym dzięki tej wiedzy mógł urzeczywistnić twoją jaźń. Wiasa powiedział o królu, słysząc pochwały Himalajów, bogini wszechświata, spoglądając z wdziękiem. Zaczęła mówić o bardzo tajemnych esencjach śruti, Tutaj kończy się 31 rozdział siódmej księgi o narodzinach Parwati w domu Himalajów w Mahapuranam Ślimat Devi Bhagavatam, liczącym osiemnaście zero 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 wersetów, autorstwa Maharshi Davyasa. Rozdział 32, drugi, o samorealizacji, wypowiedziane przez Matkę Świata. Devi rzekła, słuchajcie, wy nieśmiertelni. Uważnie słuchajcie moich słów, które teraz do was przemówię. Słuchając, które umożliwią dziwom urzeczywistnienie mojej istoty. Przed stworzeniem istniałam tylko ja, nic wtedy istniało jeszcze coś innego. Moje prawdziwe ja jest znane pod imionami hit, sambit, inteligencja, para brahma i inne. Mój atman jest poza umysłem, poza myślą, poza jakimkolwiek imieniem czy znakiem, bez żadnego porównania i poza narodzinami. Śmiercią i jakakolwiek inna zmiana lub transformacja. Moja jaźń ma jedną wrodzoną moc zwaną Mają. Ta Maja nie istnieje ani nie istnieje, ani nie można jej nazwać jednym i drugim. Ta niewypowiedziana substancja Maja istnieje zawsze aż do ostatecznego wyzwolenia, czyli Moksy. Maja może zostać zniszczona przez brachma i nane, więc nie można go nazwać istniejącym, ponownie, jeśli Maja nie istnieje. Świat praktyczny nie może istnieć. Nie można go więc nazwać nieistniejącym. Oczywiście nie można tego nazwać jednym i drugim, ponieważ wiązałoby się to ze sprzecznościami. Ta maja, bez początku, ale z końcem w czasach mokrzy, naturalnie powstaje gdy ciepło pochodzi z ognia, gdy promienie wychodzą ze słońca, a ochładzające promienie wychodzą z księżyca. Tak jak wszystkie karmy i if rozpuszczają się w głębokim śnie. Tak w czasie pralali, czyli ogólnego rozwiązania. Wszystkie karmy i iwy, i iwy i czasu łączą się w jedną, jednolitą masę w tej wielkiej mai. zjednoczony z moją siakti. Jestem przyczyną tego świata, ta siakti ma tę wadę, że mam ukrywania mnie swojego Stwórcy. Jestem nirguną, a kiedy zjednoczę się z moją siakti mają, stanę się saguną, wielką przyczyną tego świata. Ta maja jest podzielona na dwie części, widea i ja widea. A maja ukrywa mnie, podczas gdy widea maja nie. A tworzy, podczas gdy widea maja wyzwala. Maja zjednoczona z caitanym inteligencją, to jest te. Cidephasa jest sprawczą przyczyną tego wszechświata, podczas gdy maja zredukowana i zjednoczona z pięcioma pierwotnymi elementami jest materialną przyczyną wszechświata. Niektórzy nazywają to tapas majów. Niektórzy nazywają ją bezwładną, materialną, niektórzy nazywają ją wiedzą, niektórzy nazywają ją mają, pratchaną, prakrti, a ja nienarodzoną, a inni nazywają ją siakti. Autorzy Sjaiva nazywają ją Wimarsia, a inni wydantyści nazywają ją Avidę. Krótko mówiąc, ta maja jest w głowach wszystkich panditów. Ta maja jest nazywana różnorodną w Nigamach. To, co widać, jest bezwładne. Z tego powodu Maja jest jada, bezwładna, a ponieważ wiedza, którą przekazuje, jest niszczona, jest fałszywa. Caitanyi, inteligencji, nie widać. Gdyby to było widoczne, byłby to jada. Caitanya jest samoświetlny, nieoświetlone żadnym innym źródłem. Gdyby tak było, jego oświeciciel musiałby zostać oświecony przez coś innego i tak wkrada się błądane wastchy, niekończąca się seria przyczyn i skutków. Ponownie jedna rzecz nie może być aktorem i rzeczą, na którą działa się, będąc sobie przeciwstawnymi, więc ca i nie może zostać oświecony sam z siebie. Więc to jest samoświetlne i oświetla słońce, księżyc i tym podobne, tak jak lampa jest samoświecąca i oświetla inne przedmioty. A więc, góro, ta moja inteligencja jest ustanowiona jako wieczna i wieczna. Stany czuwania. Śnienia i głębokiego snu nie pozostają stałe, ale poczucie ja pozostaje takie samo, czy to na jawie, śnieniu, czy w stanie głębokiego snu, jego anomalia nigdy nie jest odczuwalna. Bałdchowie tak mówią, zmysł inteligencji i nana również nie jest odczuwalny, jest jej brak, więc to, co istnieje, istnieje również tymczasowo. Ale można zatem argumentować, że wtedy świadek. Przez którego ta nieobecność jest odczuwana, ta inteligencja w kształcie świadka jest wieczna. Tak więc mędrcy wszystkich rozsądnych siastro oświadczają, że sam wit, inteligencja, jest wieczna i jest szczęśliwą fontanną wszelkiej miłości. Nigdy i wy ani wcielone dusze nie czują ja nie jestem, ale ja jestem, to uczucie jest głęboko zakorzenione w duszy jako miłość. Jest więc wyraźnie widoczne, że jestem całkowicie oddzielony od wszystkiego, co jest fałszywe. Również jestem jednym ciągłym, we mnie nie ma żadnej przerwy ani separacji. Ponownie, Inana nie jest tcharmą, naturalną cechą Atmana, ale należy do samej natury Atmana. Gdyby Inana była tcharmą Atmana, wtedy Inana byłaby materialna, więc Inana jest niematerialna. Jeśli, na potrzeby dyskusji, Inana jest określana jako materialna. To nie może tak być, ponieważ Inana ma naturę inteligencji, a Atman ma naturę inteligencji. Inteligencja nie ma atrybutu bycia tcharmą. Tutaj rzecz hit nie różni się od swojej jakości. Hit. Tak więc Atman ma zawsze naturę inany i szczęścia. Jego naturą jest prawda. Jest zawsze pełna, niezwiązana i pozbawiona dwoistości. Ten Atman ponownie, zjednoczony znają. Złożoną z pragnień i karm chce stworzyć z braku rozróżnienia 24 tatwy, zgodnie z poprzednimi samskarami, tendencjami, czasem i karmą. O góro. Ponowne przebudzenie po pralajasu subti nie odbywa się za pomocą budhi, ponieważ wówczas budhi w ogóle się nie manifestuje. Mówi się więc, że to stworzenie odbywa się bez budhi, właściwej inteligencji. O naczelniku nieruchomości. Tatwa, rzeczywistość, o której wam mówiłem, jest najwspanialsza i jest jedynie moją nadzwyczajną formą. W Wedach znana jest jako Avyakrita, niezmodyfikowana, Avyakta, niezamanifestowana, Mayasia, podzielona na różne części i tak We wszystkich siastrach jest powiedziane, że jest przyczyną wszystkich przyczyn, pierwotną Tatwą i Dananda Tam gdzie wszystkie karmy są zestalone i gdzie idzca siakti, wola, imana siakti, inteligencja, i ikrya siakti, działanie, wszystkie są stopione w jednym, to jest zwany mantra hrim, czyli pierwszą tatwą. Z tego wychodzi akasa, mająca właściwość dźwięku, stąd waju, powietrze, z właściwością dotyku, następnie ogień z formą, następnie woda mająca właściwość rasa. I wreszcie ziemia mająca jakość i zapach. Pandici mówią, że dźwięk jest jedyną cechą akasy. Powietrze ma dwie cechy, a mianowicie dźwięk i dotyk. Ogień ma trzy cechy: dźwięk, dotyk i formę. Woda ma cztery jakości: dźwięk, dotyk, kształt, smak. A ziemia ma pięć cech: dźwięk, dotyk, kształt, smak i zapach. Z tych pięciu pierwotnych elementów powstała wszechprzenikająca sutra, sznurek lub nić. Ten sutratman, dusza, nazywany jest Linga Decha, zawierający w sobie wszystkie prany, to jest subtelne ciało Paramatmana. A to, co zostało powiedziane w poprzednich wersach jako wyakta lub nieprzejawione i w co zaangażowane jest nasienie świata i skąd wyrosła Linga Decha, nazywa się to ciałem przyczynowym, ciałem karana, Paramatmana. Pięć pierwotnych elementów, a pancikrita zwanych pięcioma tanematr, jest tworzonych, a następnie w procesie pancikara nadtworzone są elementy wulgarne. Proces jest teraz ogłaszany. Myślnik Rija: Każdy z pięciu oryginalnych elementów jest podzielony na dwie części, jedna część każdego z nich jest podzielona na cztery części. Ta czwarta część każdego z nich jest połączona z połową czterech innych różnych elementów i w ten sposób powstaje każdy gruby element. Z tych pięciu wulgarnych elementów powstaje kosmiczne, wirat, ciało, które nazywane jest wulgarnym ciałem Boga. Inanendrya, organy wiedzy, powstają z sattwagun każdego z tych pięciu elementów. Ponownie sattwaguna z każdego z inanendryów zjednoczonych stają się antahkaranani. Ta antaḥ karana jest czterech rodzajów, odpowiednio do różnych jej funkcji. Kiedy jest zaangażowany w formowanie sankalpas, determinacji i vikalpas, wątpliwości, jest nazywany umysłem. Kiedy jest wolna od wątpliwości i dochodzi do decydującego wniosku, nazywana jest cittą, a kiedy spoczywa po prostu na sobie w formie uczucia ja, nazywa się to ahamkarą. Z rajoguna każdego z pięciu elementów powstaje wag, mowa. Pani, ręce, pada, stopy, paju, odbyt, i upastwa, organy rodzenia. Ponownie zjednoczone ich części raju dają początek pięciu pranam. Prana, apana, samana, udana i viana. Prana waju rezduje w sercu, apana waju w ramionach, samana waju rezduje w pępku, udana waju rzęzi w gardle, a viana waju rezduje, przenikając całe ciało. Moje subtelne ciało, linga decha. Powstaje z połączenia pięciu inanendria, pięć karmendria, organów działania, pięć pranów i umysłu oraz buddhi, te siedemnaście elementów. A mieszkająca tam prakrti jest podzielona na dwie części, jedna to czysta, cud maja, a druga to nieczysta maja lub awidya zjednoczona z gunami. Przez maję rozumie się ona, która nie ukrywając swoich uchodźców, chroni kiedy najwyższa jaźń odbija się w tej siódcha sattwie, Maja, nazywana jest Iśwarą. Ta sudcha Maja nie ukrywa Brachmy, swojego pojemnika. Dlatego zna wszechprzenikającego Brachmy i jest wszechwiedząca, wszechmocna, Pani wszystkiego i wszystkim obdarza łaskami i błogosławieństwami. Kiedy najwyższa jaźń odbija się w nieczystej Maji lub widei, nazywana jest i Iwa. Ta widea ukrywa Brachmy którego naturą jest szczęście, dlatego ta Iwa jest źródłem wszelkich nieszczęść. Zarówno Iśwara, jak i Iwa, pod wpływem Widyi i Awidei, mają trzy ciała i trzy imiona. Kiedy Iwa żyje w swoim ciele przyczynowym, nazywa się Prajna, kiedy żyje w ciele subtelnym, jest znany jako Tajasa, chociaż ma wulgarne ciało, jest nazywany Wiśwa. Więc kiedy Iwara jest w swoim ciele przyczynowym. Nazywa się go Isia, kiedy jest w swoim ciele subtelnym, znany jest jako sutra, a kiedy jest w swym grubym ciele znany jest jako wirat. I Iwach lubi się posiadaniem trzech, jak wspomniano powyżej rodzajów zróżnicowanych ciał, a Ifarach lubi się posiadaniem trzech, jak wspomniano powyżej rodzajów ciał kosmicznych. W ten sposób Ishwara jest panem wszystkiego i chociaż czuje się zawsze szczęśliwy i zadowolony, to jednak, aby faworyzować Dziwy i dać im wyzwolenie, Moksa stworzył różnego rodzaju światowe rzeczy dla ich pchok, rozkoszy. Ten iśwara stwarza cały wszechświat, napędzany przez mojego brahma siakti. Mam naturę brachmy, a Iśwara jest poczęty we mnie, tak jak wyobraża się węża na linie. Dlatego Iśwara musi pozostać zależny od mojej siakti. Tu kończy się drugi rozdział siódmej księgi o samorealizacji, wypowiedziane przez Matkę Świata w Mahapurana Śrimat Devi Bhagavatam, liczącym 18 wersetów, autorstwa Maharshi Davyasa. Rozdział 33. o Wiratrupie Devi. Devi powiedziała, o Giriraja. Cały ten wszechświat, ruchomy i nieruchomy, stworzony jest przez moją Maja Shakti. Ta maja jest poczęta we mnie. W rzeczywistości nie jest różna ani oddzielona ode mnie. Kit inteligencja. Nie ma innej inteligencji niż ja. Z praktycznego punktu widzenia jest ona znana jako Maja widać, ale patrząc naprawdę z punktu widzenia Brahmana, nie ma czegoś takiego jak Maja. Istnieje tylko jeden Brahman Ja jestem tym brachmą natury inteligencji. Tworzę cały ten świat na tym niezmiennym. Wiecznym, podobnym do góry, brachmie, składającym się z awidyji, karmy i różnych samskar, i wchodzę do niego najpierw jako prana, życiowy oddech, w formie chidaphasa O góro. Jeśli nie wejdę jako oddech, jak można wyjaśnić te narodziny i śmierć oraz opuszczanie i ponowne przyjmowanie ciał po ciałach? Tak jak jedna wielka akasia jest różnie nazywana khatakasia, akasia w powietrzu. Patakasia, akasia w ubraniu lub obrazie, tak ja również pojawiam się rozmaicie, uznając te prane w różnych miejscach z powodu awidei i różnych antach karan. Tak jak promienie słoneczne nigdy nie są skalane, gdy oświetlają różne przedmioty na ziemi, tak i ja nie jestem skalany, wchodząc w ten sposób w różne wysokie i niskie antach karana, serca. Ignoranci przywiązują do mnie budch i inne działania i mówią, że Atman jest sprawcą, inteligentni ludzie tak nie mówią. Pozostaje jako świadek w sercach wszystkich ludzi, a nie jako sprawca. O achalendro. Ze względu na różnorodność w Awidei i Widei istnieje wiele i iwa i wiele iśwar. Tak naprawdę Tomaja różnicuje się na ludzi, zwierzęta i różne inne i iwy, i Tomaja różnicuje się w brahme, Wisnu i innych iśwarów. Tak jak jedno przenikające niebo. Akasia, jest nazywany Machakasia, Khtakasia, będąc zamkniętym w dzbanach. Tak jedna wszych przenikająca Paramatma jest nazywana Paramatmą, i Watma, jest zamknięta w Iwas. Ponieważ i Iwy są poczęte przez Maje, nie w rzeczywistości, tak samo i Iśwarowie są poczęci przez Maje, nie w istocie. O góro. Ta widea i nic innego jest przyczyną różnic w dziwach, tworząc różnice w ich ciałach. Indrijach, organach i umysłach. Ponownie, z powodu różnorodności trzech gun i ich potrzeb, z powodu różnic między pragnieniami Satwik, Rajasik i Tamasik, Maja również wydaje się różnorodna. A ich różnice są przyczyną różnych iśwarów, brachmy, Wisnu i innych. Oguro. cały ten świat jest we mnie spleciony, to ja jestem iśwarą rezydującą w ciałach przyczynowych, jestem sutratmanem. Hirany Pchon, który mieszka w ciałach subtelnych i to ja jestem Wirat, rezydujący w ciałach wulgarnych. Jestem Brachmą, Wisną i Maheshwarą, jestem Brachmą, Waisnawi i Raudrishakti. Jestem Słońcem, jestem Księżycem, jestem Gwiazdami, jestem Bestią, Ptakami. I jestem złodziejem, jestem okrutnym i myśliwym, jestem cnotliwymi osobami o wysokiej duszy i jestem kobietą, mężczyzną i hermafrodytą. Nie ma co do tego wątpliwości. Ogóro. Gdziekolwiek jest coś widzianego lub słyszanego, zawsze tam istnieje, wewnątrz i na zewnątrz. Nie ma nic ruchomego ani nieruchomego, co mogłoby istnieć beze mnie. Jeśli coś takiego istnieje, to jest jak syn. Bezpłodnej kobiety, kropka, tak jak jedna lina jest mylona z wężem lub girlandą, tak jestem jedynym brahmą i pojawiam się jako Iszfara, i tak dalej, nie ma co do tego wątpliwości, kropka, ten świat nie może powstać bez podłoża. A tym podłożem jest moje istnienie, nie może być nic innego. Himalaje powiedziały, Odewi, jeśli jesteś dla mnie miłosierny, pragnę zatem ujrzeć Twoją Wirat w przestrzeni czwartego wymiaru. Wzrok ten rozwija się, gdy umysł znajduje się w centrum serca lub w centrum brwi. Potrzebny jest odpowiedni nauczyciel. Wiasa powiedział, o królu. Słysząc słowa Giriraj, wisnął i wszystkie inne dewy chętnie go poparły. Wtedy Devi, bogini świata, znając pragnienia dewów, ukazała swą własną formę, która spełnia pragnienia. Pchaktów co jest pomyślne i jest jak kalpa w w stosunku do pchaktów? Widzieli jej najwyższą formę Virat. Satyaloka znajduje się w najwyższej części i jest jej głową. Słońce i Księżyc są jej oczami, ćwiartki, jej uszy, wedy to jej słowa, wszechświat to jej serce, ziemia to jej lędźwie, pchuwarloka to jej pępek, asteryzmy to jej juda, maharloka to jej szyja, janarloka to jej twarz, ta parloka to jej głowa, znajduje się poniżej siatea loki, indra i dewy i swarloka to jej ramiona, dźwięk jest narządem jej uszu, bliźniaki a świn to jej nos, zapach jest narządem węchu, ogień jest w jej twarzy, dzień i noc są jak jej dwa skrzydła. Brahma o czterech twarzach to jej brwi, woda to jej podniebienie, sok z tego jest jej narząd smaku, jama, bóg śmierci, to jej duże zęby, uczucie to jej małe zęby, Maja jest jej uśmiechem, stworzenie wszechświata jest jej ubocznym spojrzeniem, skromność jest jej górną wargą, chciwość jest jej dolną wargą, nieprawość jest jej powrotem. Prajapatii jest jej organem rodzenia, oceany są jej wnętrznościami, góry to jej kości, rzeki są jej żyłami, a drzewa są włosami jej ciała. O królu! Młodość, dziewictwo i starość to jej najlepsze chody, pozycje lub drogi. Kursy, ścieżki, chmury to jej piękne włosy, dwa zmierzchy są jej szatami, księżyc jest umysłem Matki Wszechświata, Harry jest jej wina na siakti, mocą wiedzy, a Rudra jest jej wszechniszczącą mocą. Konie i inne zwierzęta są jej lędźwiami, niższe regiony Atala i tak dalej są jej niższymi regionami od bioder do stóp. Dewy zaczęły patrzeć na ją w tym kosmicznym, Wirata, wyglądzie szeroko rozbudzonymi, ze zdumieniem. Tysiące ognistych promieni emitowanych z jej postaci, zaczęła lizać cały wszechświat swoimi ustami, dwa rzędy zębów zaczęły wydawać okropne dźwięki, z jej oczu wydobywały się płomienie, w jej rękach widziano różne bronie, a bramini i ksatriowie stali się pożywieniem tego okropnego bóstwa. Tysiące głów, oczu i stóp było widzianych w tej formie. Zmieszały się tam miliony słońc, miliony błyskawic. Okropny, okropny, ten wygląd wyglądał niesamowicie dla oczu, serca i umysłu. Dewy ujrzały to i zaczęły wydawać okrzyki przerażenia i konsternacji, ich serca zadrżały i zostali złapani w niewzruszoną bezsensowność. Oto Dewi, nasza matka i obrońca. Pomysł ten natychmiast zniknął z ich umysłów. W tym momencie wedy, które znajdowały się po czterech stronach Dewi. Usunęły omdlenie dewów i uczyniły je świadomymi. Nieśmiertelni otrzymali więc doskonałe wedy i mając cierpliwość, zaczęli wychwalać i śpiewać hymny słowami zdławionymi uczuciami i łzami płynącymi z ich oczu. Dewy powiedziały: O matko, przebacz nam nasze winy. Klonie nas nieszczęśliwych, którzy się z ciebie narodzili, Obrądź o obrońco dewów, powstrzymaj swój gniew Jesteśmy bardzo przerażeni na widok Twojej takiej formy. Odewi. Jesteśmy gorszymi, nieśmiertelnymi. Jakie modlitwy możemy Ci ofiarować? Sam nie możesz zmierzyć swoich mocy. Jak więc my, urodzeni później, możemy poznać Twoją wielkość? Pokłon Tobie, Pani wszechświata. Pokłon Tobie natury pranawa om, Ty jesteś tym, którego udowodniono we wszystkich Wedantach. Pokłon Tobie, w formie Harim. Pokłon Tobie, jaźni wszystkich, skąd pochodzi ogień, słońce i księżyc i skąd wyrosły wszystkie rośliny lecznicze. Pokłony Dewi, kosmicznemu bóstwu, jaźni we wszystkim, skąd wyrosły wszystkie dewy, satrya, zwierzęta, ptaki i ludzie. Raz po raz kłaniamy się wielkiej formie, Mahamayi, jaźni wszystkiego, z której wyrosło witalne tchnienie prana, apana, zboża i pszenica, która jest źródłem ascezy wiary, prawdy, wstrzemięźliwości i reguł, które robić, a czego nie robić w obecnej sytuacji. Siedem pran, siedem lok, siedem płomieni, siedem samidów, siedem ofiar ognia wyrosło z ciebie. Pokłon Tobie, wielkiej jaźni we wszystkim. Pokłon uniwersalnej formie bóstwa wszechświata, z którego wyrosły wszystkie oceany, wszystkie góry, wszystkie rzeki. Wszystkie rośliny lecznicze i wszystkie rasy, smaki wszystkich rzeczy. Kłaniamy się tej formie wirat, wielkiej jaźni, Machamaja, skąd pochodzą ofiary, słup ofiarny, do którego przywiązana jest ofiara, która ma zostać złożona w ofierze, i daxinas, opłaty ofiarne, oraz rik, jaju i samawedy. O Matko! O maha-maju. Kłaniamy się z przodu, z tyłu, z obu stron, z góry. Z dołu i ze wszystkich stron. O Dewi, bądź na tyle łaskawy, aby wstrzymać tę Twoją niezwykłą, przerażającą formę i pokazać nam Twoją piękną, cudowną formę. Wiasa powiedział, O królu. Matka świata, Ocean łaski, widząc przerażenie Dewów, powstrzymała swoją przerażającą kosmiczną formę i ukazała swój bardzo piękny wygląd, zadowalający cały świat. Jej ciało stało się miękkie i delikatne. W jednym w jednej ręce trzymała pętle, a w drugiej oścień. Dwie pozostałe ręce robiły znaki, aby rozwiać wszystkie ich obawy i były gotowe do udzielenia dobrodziejstw. Jej oczy promieniowały życzliwością. Jej twarz była ozdobiona pięknymi uśmiechami. Dewy stały się uradowana z tego i pokłoniła się jej w spokojnym umyśle, a potem przemówiła z wielką radością. Tu kończy się trzydziesty trzeci rozdział siódmej księgi na temat Wira Trupy Dewi w Mahaparanam, Paranam, Srimat Dewi Phagavatam, liczącej osiemnaście zero 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 wersetów autorstwa Maharshi Dawiasa. Rozdział trzydziesty o wiedzy i ostatecznej emancypacji. Devi powiedziała: O Dewy, wcale nie jesteście godni, aby zobaczyć moją cudowną, kosmiczną formę. Gdzie jesteście? I gdzie jest ta moja forma? Moja forma. Nikt nie może zobaczyć tej formy bez mojej łaski. Studiowanie wet, yoga, dal, ofiara, wyżyczenia lub inne satchany są zupełnie niekompetentne, aby ta forma była widoczna dla kogokolwiek. O król gór! Teraz posłuchaj prawdziwych instrukcji. Wielka jaźń jest jedyną najwyższą rzeczą w tym świecie Mai, iluzji. To on pod wpływem różnych upadki aktora i podmiotu radości spełnia różne funkcje prowadzące do tcharmy, prawości i adharmy niesprawiedliwy. Następnie wchodzi do różnych łon i cieszy się przyjemnością lub bólem zgodnie ze swoją karmą. Następnie ponownie, dzięki skłonnościom związanym z tymi narodzinami, angażuje się w różne funkcje i ponownie otrzymuje różne ciała i cieszy się różnorodnością przyjemności i bólu. O najlepszy z gór. Nie ma ustania tych narodzin i śmierci jest jak zwykła mechaniczna maszyna. Nie ma początku i działa bez końca. Przyczyną tej samsary jest ignorancja lub awidia. Z tego wypływa pragnienie i stamtąd płynie działanie. Więc mężczyźni powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby pozbyć się tej ignorancji. O król gór cóż więcej można powiedzieć niż to. Że cel życia zostaje osiągnięty, gdy zniszczona zostanie ta ignorancja. Najwyższy cel osiąga dziwa kiedy za życia zostaje wyzwolone a widea jest jedyną rzeczą, która jest zdolna i zręczna w niszczeniu tej ignorancji. Jak ciemność nie może rozproszyć ciemności, więc karma spowodowana ignorancją jest samą ignorancją, a taka praca nie może zniszczyć ignorancji. Nie jest więc właściwe oczekiwanie. Że ta awidea może zostać zniszczona przez wykonywanie uczynków. Prace są całkowicie daremne. Dziwy pragną raz po raz zmysłowych przyjemności z tej karmy. Z tego pragnienia wyrasta przywiązanie. Rozbieżności wkradają się i wypełzają z tego ignoranckiego przywiązania. Kiedy popełniane są takie błędy lub rozbieżności, zdarzają się wielkie nieszczęścia. Tak więc każdy zdrowy na umyśle człowiek powinien dołożyć wszelkich starań. Aby osiągnąć i na nam wiedzę. A jak w śrutach jest też napisane, że należy czynić czyny i starać się żyć sto lat, tak też wskazane jest, aby czynić uczynki. Ponownie i oświadczają, że ostateczne wyzwolenie pochodzi z wiedza, więc należy posiąść i na nam. Jeśli obydwa są przestrzegane wspólnie, wtedy prace stają się korzystne i pomagają i na nam. Dlatego dziwy powinny przyjąć obydwa te elementy. Inni twierdzą, że jest to niemożliwe ze względu na ich sprzeczne natury. Węzły serca rozwiązuje i na nam, a węzły jeszcze bardziej splata karma. Jak więc można je pogodzić? Są diametralnie przeciwne. Ciemności i światła nie można połączyć, więc i na nam i karmy nie można połączyć. Dlatego należy wykonywać wszystkie karmy najlepiej jak się da. Zgodnie z zaleceniami WET, aż do uzyskania ci oczyszczenia serca i umysłu. Karmy należy wykonywać aż do siamy, kontroli wewnętrznych organów zmysłów, następują dama, kontrola zewnętrznych narządów zmysłów, titiksa, zdolność do znoszenia gorąca i zimna oraz innych dwoistości, vairagyam, beznamiętność, sattwa samphava, narodziny czystej sattwa guny we własnym sercu. Karmy ustają na to człowiek. Wtedy należy przyjąć sannyase od guru, nauczyciela duchowego, który panuje nad zmysłami, który jest biegły w wśród, przywiązany do brachmy, praktykujący jogiczne zjednoczenie z Brahmą. Powinien podejść do niego z nieudawaną pchakti. Powinien dniem i nocą, bez żadnego lenistwa, robić sirawanam, mananam i nididhyasanam, słuchanie, myślenie i głębokie urzeczywistnianie, Vedanty. Powinien nieustannie rozmyślać nad znaczeniem Mahavadam Tattya Masi. oznacza Ty jesteś tym, potwierdza tożsamość najwyższej jaźni, Brahmy, i wcielonej jaźni, Jivatma. Kiedy ta tożsamość zostaje urzeczywistniona, pojawia się nieustraszoność, a wtedy otrzymuje moją naturę. Przede wszystkim powinien spróbować zrealizować, poprzez rozumowanie, ideę wyrażoną w tym zdaniu. Przez słowo tad rozumie się mnie, który ma naturę Brahmana, a słowo twam oznacza iwa i wcieloną jaźń, a słowo Asi bez wątpienia wskazuje na tożsamość tych dwóch. Te dwa słowa tad i twam nie mogą być najwyraźniej zidentyfikowane, ponieważ wydają się przekazywać sprzeczne znaczenia. Tat sugeruje wszechwiedzę, wszechobecność i inne uniwersalne cechy, a twam oznacza niewszechwiedzę i inne cechy o ograniczonej naturze. Tak więc, aby ustalić tożsamość między nimi, należy przyjąć Pchagalaksmana i Teagalaksmana. Pchagalaksmana rodzaj Laksmana lub wtórne użycie słowa, przez które częściowo traci, a częściowo zachowuje swoje pierwotne znaczenie, zwane także Jahada-jachal Laksana. Teagalaksmana wtórne użycie słowa, przez, przez co traci częściowo swoje pierwotne znaczenie. Najwyższa jaźń to Brahma świadomość obdarzona wszechwiedzą i tak dalej, a wcielona jaźń to ograniczona świadomość, dziwy i tak dalej, pomijając ich oba dodatki, bierzemy świadomość, gdy obie są identyczne i my przyjdź do brachmy bez sekundy. Przytoczono teraz ten przykład, aby zilustrować to, co nazywa się Pcha i Teagalaksana. To jest ten Dewadatta oznacza Dewadatta widziana wcześniej, a Dewadatta widziana teraz oznacza jedną i tę samą osobę. Jeśli odłożymy na bok czas przeszły i obecny, weźmiemy tylko ciało Devadatta. To wulgarne ciało powstaje z wulgarnych elementów pancikryty. Jest naczyniem, w którym można cieszyć się owocami swojej karmy i jest podatne na choroby i starość. To ciało jest w całości mają, dlatego z pewnością nie ma rzeczywistego istnienia. O panie gór. Wiedz, że to jest grube upatki, ograniczenie mojej prawdziwej jaźni. Pięć inanendriów, narządów zmysłów, pięć karmendria, organów pracujących, pranawajus, umysł i budhi, racjonalny intelekt, w sumie siedemnaście tworzy ciało subtelne, suksmadecha. Tak mówią pandici. To ciało najwyższej jaźni jest spowodowane przez pięć oryginalnych elementów apancikrita. Poprzez to ciało w sercu odczuwa się ból i przyjemność. To jest drugie upad chyatmana. Ainana, czyli pierwotny ignoran, bez początku i nie do opisania, jest trzecim ciałem Atmana. Wiedzcie, że to także moje trzecie upadki. Kiedy wszystkie te upadki ustępują, pozostaje tylko najwyższa jaźń, Brahman. W tych trzech ciałach wulgarnych i subtelnych zawsze istnieje pięć powłok, Annamaya, Pranamaya, Vinanamaya i Anandamaya. Gdy się ich wyrzeknie, osiąga się Brahmaputca. To jest również brahma i moja natura, to jest cel słów wydanty, nie to, nie to. Ta jaźni nie rodzi się ani nie umiera, nie żyje też, rodząc się, ale pozostaje niezmienne, chociaż się nie rodzi. Ta jaźni jest nienarodzona, wieczna, wieczna, starożytna. To nie jest zabijane, kiedy ciało jest zabijane. Jeśli ktoś chce to zabić lub myśli, że zostało zabite, obaj nie wiedzą. To nie zabija ani nie jest zabijane. Ten Atman, subtelniejszy niż najsubtelniejszy i większy niż największy, przebywa w jaskini, budhi, jif. Ten, którego serce jest oczyszczone i kto jest wolny od sankalpy i wikalpy, wątpliwości i zjawisk mentalnych, znają i jej chwałę oraz jest wolny od smutków i kłopotów. Poznajcie Atmana i budhi jako woźnice, to ciało jako rydwan. A umysł jako wodze. Zmysły i ich narządy to konie, a przedmioty przyjemności to ich cele. Mędrcy oświadczają, że Atman zjednoczony z umysłem i narządami zmysłów cieszy się przedmiotami. Ten, kto nie rozróżnia, jest nieuważny i zawsze nieczysty, nie realizuje swojego Atmana, raczej jest związany na tym świecie. Ten, kto jest rozróżniający, uważny i zawsze czysty, osiąga cel. Urzeczywistnia najwyższą jaźń, i nie spadł ponownie z tego. Ten człowiek staje się zdolny do przekroczenia oceanu Samsary i osiąga moje. Najwyższa siedziba o naturze wiecznego istnienia, inteligencji i błogości, której woźnicą jest rozróżnienie, i który utrzymuje swoje zmysły pod kontrolą, trzymając mocno wodze swojego umysłu. Dlatego należy zawsze intensywnie medytować o mnie. Aby urzeczywistnić naturę jaźni przez śrawanam, słuchanie, myślenie mananam i urzeczywistnienie siebie przez jaźń, czyste serce. Kiedy dzięki ciągłej praktyce, jak wspomniano powyżej, czyjeś serce nadaje się do samadhi, pogrążenia się w duchu, tuż przed tym należy zrozumieć znaczenie poszczególnych liter w zalążkowej mantrze Mahamaya. Litera H oznacza ciało wulgarne. Litera ra oznacza ciało subtelne, a litera i oznacza ciało przyczynowe, kropka nad półkolem, to czwarty mój stan turja. W ten sposób medytując nad oddzielnymi, zróżnicowanymi stanami, inteligentny człowiek powinien medytować również nad wyżej wymienionymi trzema widzami w ciele kosmicznym, a następnie powinien spróbować ustalić tożsamość między nimi. Przed wejściem w samadhi, po dokładnym przemyśleniu powyższego, Należy zamknąć oczy i medytować o mnie, najwyższym bóstwie wszechświata, świetlistym i samorozświetlającym brachmie. O wodzu gór. Powstrzymując wszelkie światowe pragnienia, wolny od zazdrości i innego zła, powinien, przez stałą praktykę pranajamy, zrównać. Zgodnie z zasadami pranajamy, prana, wdychany oddech, i apana, wydychany oddech, wajus i znieudawane oddanie sprawi, że ciało wulgarne, waisfanara, oznaczone literą ha, rozpuści się w ciele subtelnym Taijasa. Ciało Taijasa, litera ra, znajduje się w jaskini, w której nie ma hałasu, w jaskini susumna. Następnie powinien rozpuścić Taijasę, ra w ciele przyczynowym i. Powinien następnie rozpuścić ciało przyczynowe, pranie i wstan Stan Następnie powinien udać się do regionu, w którym nie ma mowy ani rzeczy mówionych który jest całkowicie wolny od dualności akhanda satci dananda i medytować o tej najwyższej jaźni pośród ognistego płomienia świadomości o królu gór tak więc ludzie poprzez wspomnianą powyżej medytację powinni uświadomić sobie tożsamość pomiędzy iwą abrahamą zobaczyć mnie i otrzymać moją naturę o panie gór w ten sposób mocno postanowiony inteligentny człowiek, poprzez praktykę tej jogi, widzi i realizuje naturę mojej najwyższej jaźni i natychmiast niższe niewiedzę i wszystkie jej działania. Tu kończy się 34. rozdział siódmej Księgi Wiedzy, ostateczne wyzwolenie w Mahapuranam, Srimat Devi Bhagavatam, liczącej 18.000 wersetów, autorstwa Maharshi Dawiasa. Rozdział trzydziesty O Jodze i Mantrze Siddhi Himalaja rzekła, o Maheshwari Teraz opowiedz mi jogę ze wszystkimi jej jamgami, kończynami, dającą wiedzę o najwyższej świadomości, abym mogła urzeczywistnić swoją jaźń, kiedy praktykuję zgodnie z tymi instrukcjami. Śrīdevi powiedziała, joga nie istnieje w niebiosach ani na ziemi ani w niższych regionach, Patala. Ci Którzy są biegli w jodze, mówią, że uświadomienie sobie tożsamości między iwatmą a Paramatma to yoga. O Wrogów tej jogi jest sześciu, pożądanie, złość, chciwość, ignorancja, próżność i zazdrość. Jogini osiągają jogę, kiedy stają się zdolni do zniszczenia tych sześciu wrogów poprzez praktykowanie dodatki do jogi. Yama, Dama, Asana, pranayama, Pratahara. Tcharana, tchana i Samadhi, to osiem części jogi. Yama obejmuje Achimse, nieraniącą, nie zabijającą, prawdomówność, Astejam, nie kradzież przez umysł lub czyn, Brahmacarya, wstrzemięźliwość, daja, miłosierdzie dla wszystkich istot, prawość, przebaczenie, stałość, oszczędne jedzenie, ściśle i czystości, zewnętrznej i wewnętrznej. Jest ich dziesięć. Mama obejmuje również dziesięć cech, pasja, wyżyczenia i pokuty, zadowolenie, astija, wiara w Boga i wajdy, dewy, tcharme i adharme, dobroczynność, w szczytnych celach, kult Boga, słuchanie siddhan, ustalonych powiedzeń, wet, kryj lub skromność, niedokonywanie żadnych czynów niereligijnych lub nagannych, śradha, wiara, by iść i czynić dobre uczynki, które są usankcjonowane, japam. Wypowiadanie po cichu mantram, gayatri lub powiedzenie puran i homam, codzienne składanie ofiar świętemu ogniu. Istnieje pięć rodzajów fasan, pozycji, które są godne pochwały. Padmasan, svastikasan, pchadrasan, vadasan i virasan. Padmasan polega na skrzyżowaniu nóg i postawieniu stóp na przeciwległych udach. Prawa stopa na lewym udzie, lewa stopa na prawym udzie. I złapaniu prawą ręką okrążoną za plecami, palce prawej stopy i chwytanie lewą ręką zawijały z tyłu palce lewej stopy, siedząc prosto i z łatwością. Jest to zalecane przez joginów, i dzięki temu można wznieść się w powietrze. Ręce, według niektórych, nie muszą być noszone za plecami, obie ręce skrzyżowane i podobnie ułożone na udach. Umieść podeszwy stóp całkowicie pod udami. Trzymaj wyprostuj ciało i usiądź wygodnie. Nazywa się to swastikasanem. Pchadrasan polega na dokładnym umieszczeniu obu pięt po obu stronach nerwów jądra, w pobliżu odbytu, złapaniu obiema rękami obu pięt w dolnej części jąder, a następnie usadowieniu się swobodnie. Jest to bardzo lubiane przez joginów. Vadasan. Diamentowe siedzenie polega na umieszczeniu stóp odpowiednio na dwóch udach i umieszczeniu palców poniżej jut z rękami również tam, a następnie usadowieniu się. Wirasan polega na siedzeniu ze skrzyżowaniem na szynach, umieszczając prawą stopę pod prawym udem i lewą stopę pod lewym udem i siadając swobodnie z wyprostowanym ciałem. Wdychanie przez ida, lewe nozdrze, tak długo, jak liczymy OM-16. Zatrzymywanie go w susunna, dopóki liczymy on 64 razy, a następnie wydychanie go powoli przez pingala nadi, tak zwany prawe nozdrze, o ile policzymy on 32 razy. Pierwszy proces nazywa się puraka, drugi nazywa się kumbhaka, a trzeci nazywa się rehaka. Nazywa się to jedną pranajamą przez tych, którzy są biegli w jodze. W ten sposób należy wciąż i wciąż powtarzać swoją pranajamę. Na samym początku spróbuj z liczbą 12, czyli tak, jak liczymy OM 12 razy, a następnie stopniowo zwiększaj liczbę do 16 i tak dalej. Pranayama jest dwojakiego rodzaju, Sagarbha i Vigarbha. Nazywa się Sagarbha, kiedy wykonywana jest pranayama z powtarzaniem mista mantry i japam oraz medytacją. Nazywa się to Vigarbha pranayama, gdy po prostu liczy się OM i nie ma innej mantramy. Kiedy ta pranayama jest praktykowana wielokrotnie, pocenie się pojawia się najpierw, gdy jest nazywane najniższego rzędu, kiedy ciało zaczyna drżeć. Nazywa się to uśrednieniem, a kiedy ktoś wznosi się w powietrze, odrywając się od ziemi, nazywa się to najlepszą pranayamą. Dlatego ten, kto praktykuje pranayama, powinien ją kontynuować, dopóki nie będzie w stanie wznieść się w powietrze. Teraz nadchodzi pratahara. Zmysły poruszają się spontanicznie w kierunku swoich obiektów, tak jakby nie miały nikogo, kto mógłby je sprawdzić. Powstrzymywanie ich siłą i zmuszanie do odwracania się od tych przedmiotów nazywa się pratyahara. Między brwiami i na czubku głowy, odpowiednio w tych dwunastu miejscach, nazywa się tcharana. Skoncentruj umysł na wewnętrznej świadomości, a następnie medytuj i stadevata vivatnie. To jest tchiana. Samadhi zawsze utożsamia i vatme i paramatme. Tak mówią mędrcy. Samadhi jest dwojakiego rodzaju samprajnata, czyli savikalpak i nirvikalpak. Kiedy idee wiedzący, wiedza i rzecz znana pozostają oddzielone w świadomości, a jednak umysł czuje jednego akhanda satcidananda brahma i jego serce pozostaje tam, co nazywa się samprajnata samadhi, a kiedy te trzy znikają, a pozostaje jeden brahma. Nazywa się to Asamprajnata Prajnata Samadhi. W ten sposób popisałem Wam jogę z jej ośmioma częściami. Oguro. To ciało złożone z pięciu elementów, w którym jej Iwa jest obdarzona esencją Słońca, Księżyca, Ognia i Brachmy jako jednego i tego samego, jest to określane terminem Wiśwa. W tym ludzkim ciele jest trzysta pięćdziesiąt nadi, z nich głównych jest dziesięć. Spośród dziesięciu ponownie trzy są najbardziej widoczne. Najważniejszym i pierwszym z tych trzech jest susumna, o naturze księżyca, słońca i ognia, znajduje się w centrum rdzenia kręgowego, rozciąga się od splotu krzyżowego poniżej do maratchry w głowie u góry, gdzie wygląda jak rozwinięty kwiat tchustura. Po lewej stronie tej susumny znajduje się i danadi, biała i wyglądająca jak księżyc, ten nadi ma naturę mocy. Podobną do nektaru. Po prawej stronie susumny znajduje się pingala nadi o męskiej naturze, reprezentuje słońce. Susumna obejmuje naturę wszystkich tejas, ogni, i reprezentuje ogień. Najgłębszą częścią susumny jest wictra lub citrini nadi, w kształcie pajęczyny, pośrodku której rezduje icca, wola, inana, wiedza, i działanie, siakti, olśniewające jak miliony słońc. Ponad nim znajduje się chrim, Maya via cha i Candrawindu reprezentującymi dźwięk, nada. Powyżej tego jest płomień, kula kundalini, wężowy ogień, koloru czerwonego i niejako odurzony. Na zewnątrz niej znajduje się loto żółtego koloru, mający wymiar czterech cyfli składający się z czterech liter wa, sia, sa i sa. Jogini medytują nad tym. W jego centrum znajduje się sześciokątna przestrzeń. Pitham. Nazywa się to Muladhara, ponieważ jest podstawą i podtrzymuje wszystkie sześć lotosów. Nad nimi jest swatchisthan cakra, ognisty i liśniący jak diament. Z sześcioma płatkami reprezentującymi sześć liter ba, pcha, ma, ja, ra. La. Słowo swa oznacza para mlingam wyższy symbol męski. Dlatego mędrcy nazywają to swatchisthan sakram. Ponad nim znajduje się Manipura Cakram koloru błyskawicy w chmurach i bardzo ognisty, składa się z dziesięciu płatków, składających się z 10 liter da, tcha, na, ta, tcha, da, tcha, na, pa, fa. Lotos przypomina rozwiniętą perłę, stąd jest to Manipadma. Mieszka tu Wisnu. Medytacja prowadzi tutaj do widoku Wisnu, nad nim znajduje się Anahata Padma z 12 płatkami reprezentującymi 12 liter k, kha, kha, m, ca, c, c ja, iha, ja, ta itcha. W środku znajduje się Banalingam, Słońce. Ten Lotos emituje dźwięk Szabda Brabma, nie będąc uderzonym, dlatego jest nazywany Lotosem Anahata. To jest źródło radości. Tutaj przyćmiewa Rudrę, najwyższą osobę. Powyżej znajduje się Wishudha Cakra o 16 płatkach, składających się z 16 litera. I, U, R, R, ri, ri, E, I, O, R, AM, ach. Ma kolor dymu, jest bardzo błyszczący i znajduje się w gardle. Iwatma widzi tutaj paramatmę, najwyższą jaźń, i zostaje oczyszczona, stąd nazywa się to wisiutwa. Ten wspaniały lotos nazywany jest Akasia. Powyżej, pomiędzy brwiami, Znajduje się niezwykle piękna Aina Cakra z dwoma płatkami składającymi się z dwóch liter H i X. Jaźń rezduje w tym lotosie. Stacjonujące tu osoby mogą widzieć wszystko i wiedzieć o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Tam dostaje się polecenia od najwyższego bóstwa, na przykład teraz to jest do zrobienia i tak Dlatego nazywa się to Aina Cakra. Powyżej tego jest Kailasia Cakra, nad nimi jest Rotkini Hikra. O jeden z dobrych ślubów. W ten sposób popisałem wam wszystko o Athara. cakras Wybitni jogini mówią, że ponad tym znowu znajduje się Windu-Sthan, siedziba najwyższego bóstwa z tysiącem płatków. O najlepsze z gór. W ten sposób ogłaszam najlepszą ze ścieżek prowadzących do jogi. Teraz posłuchaj, co jest następną rzeczą do zrobienia. Najpierw przez Purakę, Pranayama. Skoncentruj umysł na lotosie Muladhara. Następnie skurcz i rozbudź kula kundalini siakti tam, między odbytem a narządami płciowymi, przez tywaju. Przebij zatem lingamy, lśniący z pchu adi lingam, w kilku wyżej wymienionych czakrach i przenieś wraz z nimi serce zjednoczone ze siakti do sahastrary, lotosu o tysiącu płatków. Następnie medytuj tam siakti zjednoczoną z siampchu. W windu cakra ze współżycia siwy i siakti wytwarza się rodzaj soku nektaru, przypominającego rodzaj czerwonego barwnika, lac. Tym nektarem radości mądrzy jogini piją maya siakti, przynoszące sukcesy w jodze, następnie zadowalając wszystkie dewy w sześciu czakrach ofiarami tego nektaru, jogin sprowadza siakti ponownie na loto smulathara. W ten sposób codzienne praktykowanie wszystkich powyższych mantr bez wątpienia przyniesie pełny sukces. I będzie się wolny od tej samsary, wypełnionej starością i śmiercią i tak dalej, o panie gór. Jestem matką świata. Mój wielobiciel otrzyma wszystkie moje cechy. Nie ma co do tego wątpliwości. O dziecko. W ten sposób popisałem wam doskonałą jogę, trzymającą waju, Pawana na Yoga. Teraz posłuchaj ode mnie na Yogi. Całkowite skupienie serca na mojej najwyższej liśniącej siły przenikającej wszystkie dzielnice, kraje i cały czas, prowadzi wkrótce do zjednoczenia i, i wy i brachmy. Jeśli ktoś nie zrobi tego szybko z powodu nieczystości serca, wtedy jogin powinien przyjąć to, co nazywa się awajawa jogą. O wodzu gór. Sadhaka powinien skupić swoje serce na moich delikatnych dłoniach, stopach i innych kończynach, jedno po drugim i spróbować podbić każde z tych miejsc. W ten sposób jego serce zostanie oczyszczone. Następnie powinien utkwić to oczyszczone serce w całym moim ciele. Praktykujący musi praktykować z japam i homam mantram, aż jego umysł nie rozpuści się we mnie, mojej świadomości. Poprzez praktykę medytacji nad mantrą, rzecz, którą należy poznać, brahma, zostaje przemieniona w wiedzę. Wiedz to jako pewne, że mantra jest daremna bez jogi a joga jest daremna bez mantry. Mantra i joga to dwa niezawodne sposoby na urzeczywistnienie brahmy. Tak jak słój w ciemnym pokoju jest widoczny przez lampę, tak tajwatma, otoczona przez maję, jest widoczna poprzez mantrę dla paramatmy, najwyższej jaźni. O najlepsze z gór! W ten sposób popisałem wam jogi z ihangami, kończynami. Powinieneś otrzymać instrukcje na ich temat susty guru. W przeciwnym razie miliony siastr nigdy nie będą w stanie dać wam prawdziwego urzeczywistnienia znaczenia jogi. Tu kończy się 35 rozdział siódmej Księgi Siddhi Yogi i Mantry w Mahapuranam Srimat Devi Bhagavatam, liczącej 18 000 wersetów, napisanej przez Maharshi Dawiasa. Rozdział 36, o najwyższej wiedzy o brachmie. Sri powiedziała, o Himalaje. W ten sposób przywiązując się do jogi poprzez wyżej wymieniony proces i siedząc w pozycji jogi, należy medytować o mojej naturze brahmy z nieudawane oddania. Jak powstaje wiedza o tym bezforemnym istnieniu i niezniszczalnym brahmanie teraz posłuchaj. Jest on manifestowany, blisko, zaiste, porusza się nawet w sercach wszystkich istot. On jest dobrze znanym najwyższym celem. Wiedzcie, że wszystko to, cokolwiek. Jawa, sen lub sen, co się porusza, oddycha lub mruga, jest oparte na nim. On jest wyższy niż byt i niebyt, wyższy niż mądrość. On jest najlepszym obiektem adoracji dla wszystkich stworzeń. Jest genialny, mniejszy od najmniejszego i w nim są ugruntowane światy i ich władcy. On jest niezniszczalnym Brahmanem. Jest stwórcą, życiem, objawicielem świętej wiedzy, mowa i wszechwiedzącym. Lub kosmicznym umysłem. Taka jest prawda. On jest nieśmiertelny, o ja. Wiedz, że on jest celem, w który należy trafić. Słowa wyższe niż mądrość oznaczają wyższy niż Brahma. Brahma jest najwyższą ze wszystkich i if, wyższa niż Brahma oznacza wyższą niż wszystkie stworzenia. Słowo winana oznacza Brahmę, jak znajdujemy w następującej mowie brahmy w Hagawat Purana, ja. Energia mądrości, wina nasiakti, narodziłem się z pępka tej istoty spoczywającej na wodach i posiadającej nieskończone moce. Wisnu jest nazywany praną, ponieważ jest przywódcą wszystkich, prana natri. Jest nazywany wak, ponieważ jest nauczycielem wszystkich, Wisnu jest nazywany manasem, ponieważ jest on doradcą wszystkich, mantri. On jest kontrolerem wszystkich i ich. Trzeci werset mówi. Że należy medytować o Brahmanie lub wykonywać manane, ponieważ drugi werset uczy, że konieczna jest również tchiana, czyli skupienie. Chwyć mistyczne imię jako łuk i wiedz, że Brahman jest celem, w który należy trafić. Załóż na to wielką broń om strzałę umysłu, zaostrzoną przez medytację. Oddal się od wszelkich przedmiotów i z umysłem pochłoniętym ideą Brahmana, Skieruj się w stronę celu, bo wiesz, O ja. tylko to niezniszczalne jest znakiem. Wielkie imię Om to łuk, umysł to strzała, a Brahman jest znakiem. Ma trafić człowiek, którego myśli są skoncentrowane, bo wtedy wchodzi w cel. Uwaga. W ten sposób nauczano śrawany, manany i tchany Brahmana. To jest metoda Brahma upasany. W nim są utkane niebiosa i przestrzenie pośrednie, i mieszają się także ze zmysłami. Wiedzcie, że jest jedynym wsparciem wszystkich Atman. Porzućcie wszystkie inne słowa, jak również oddawanie czci innym bóstwom. To, Atman, jest schronieniem nieśmiertelnych. On jest mostem nieśmiertelnego, słowa Amrita lub nieśmiertelny oznaczają Mukta i was. W Vedanta Sutra 3.2 naucza się, że Pan jest schronieniem muktów. Tak samo, że On jest najwyższym celem muktów. W nim sieci życia, Nadi, są przymocowane jak szprychy do Nawerydwanu, on jest tym Atmanem, który przenika serce i z własnej woli manifestuje się na różne sposoby, jak wiśwa, tajasa i tym podobne Stany Jawy, snu i tym podobne, a także jako jeden jak prania w stanie bez snów. Medytuj o Atmanie jako om, pełnym wszelkich pomyślnych cech i który jest głównym celem WET, aby zdobyć wiedzę o Paramatmanie, który jest poza Prakrti i ślitatwą. Twoje dobro polega na takiej wiedzy. Notatka. To pokazuje, że Brahman jest Antaramin Purosum. Mieszka w sercu, gdzie spotykają się wszystkie 72000 nadi, tak jak szprychy spotykają się w pępku koła. Porusza się w organach nie dla własnej przyjemności, ale aby dać im wszystkim życie i energię. On ze wszystkimi jego atrybutami musi być nieustannie medytowany. Manifestuje się na wiele sposobów i w gulaszach na jawie i śnieniu jako Wiśwa i Tajasa, podczas gdy manifestuje się jako jeden w stanie Susupti lub snu bez snów jako Pragna. On jest poza ciemnością, nie ma śmiertelnego ciała. Medytuj o takim Wisznu w sercu, aby otrzymać najwyższego Brahmana z pomocą mantry om. Rezultatem takiej medytacji jest Wasze dobro, wszelkie zło ustanie i otrzymacie błogość manifestacji Boskości, Waszej prawdziwej jaźni w Waszym sercu. Ten, który jest wszechmądrym i wszechwiedzącym, którego wielkość objawia się w ten sposób w światach, powinien być medytowany jako Atman rezydujący feterze. W przestrzeni czwartego wymiaru, w liśniącym mieście Brahmana serce, on jest kontrolerem umysłu i przewodnikiem zmysłów i ciała. Przebywa w gęstym ciele, kontrolując serce. On, Atman, kiedy objawia się jako błogosławiony i nieśmiertelny, jest widziany przez mędrców poprzez czystość serca. Kajdany i w są przecinane, więzy linga, Dehas i prakrti są usuwane, skutki wszystkich jego dzieła giną gdy widzi się tego który jest najwyższym lub gdy najwyższy patrzy na iwe uwaga Wisnu jest paraware ponieważ para czyli wysokie istoty takie jak rama brahmowie i tak dalej są awarami, czyli niższymi w jego porównaniu to pokazuje wynik boskiej mądrości w ostatnim wersecie widea obejmuje zarówno iśwarę jak i iwe zapobiega byciu iśwarą by Iwa mógł ją zobaczyć, a Iwa, aby zobaczył jej Jest to bezpośrednie zniewolenie Iwy i metaforyczne pęty śwary. Awidya to imię nadane Prakrti w jej aktywnym stanie. Kiedy jej trzy cechy, Saktwa, Rajas i Tamas, aktywnie się manifestują. Zniszczenie Avidyi oznacza wprowadzenie tych gun w stan utajony. Istnieje wielka różnica pomiędzy zniszczeniem Avidyi, Kajdan, jak naucza ten werset, a ich uwolnieniem, jak opisano wcześniej w tym wersecie. Tama widea nadal pozostała, ponieważ była to jedynie paroksa, czyli intelektualne ujęcie prawdy. Tutaj sama widea zostaje zniszczona przez aparoksa, czyli intuicyjną wiedzę o brahmanie. Jest ich pięć, najniższa to więź Widea, następnie więź Linga następnie więź pramacca Daka Prakrti, więź Kamy i więź karmy. Kiedy wszystkie te więzy zostaną zniszczone i na udaje się ścieżką światła do Santa Mka Kaloka, zanim wszyscy pójdą dalej, wszyscy muszą pozdrowić Sisiu Mare, mieszkańca na progu, centrum wszechświata. Sisiu Mara dosłownie oznacza zabójcę niemowląt i oznacza morszwina i jest nazwą konstelacji na północy, w pobliżu bieguna. Być może odpowiada Draco Pulsa Minor. Pełniejszy opis znajduje się w Phagam Purana. Księga 5, rozdział 23. Jest to mistyczne odniesienie do istoty wzniosłej klasy, obok której przechodzi każdej na nani na swojej drodze poza ten wszechświat. Może to korespondować z przepustką pierścieniową tajemnej doktryny. Jest to również imię Hari, jak czytamy w następującym wersecie. Najwyższy Hari, podpora nieskończoności światów. Zwany Sisiumara jest pozdrawiany przez wszystkich znawców Brahmy w drodze do Najwyższego Boga. Brachman, zwany Sisiumaram, wolny od wszelkich namiętności i części, przejawia się w świecie zewnętrznym, w najwyższej złotej powłoce, kosmicznym jaju. To jest czyste, to jest najwyższe ze świateł, to jest to, co wiedzą znawcy Atmana. Uwaga, on jest w centrum kosmosu. Jako umara, światło wszystkich kosmicznych Słońc. Jest nawet w centrum naszego Słońca i oświetla wszystkie planety. W pierwszym aspekcie medytuje się o nim jako umara, a w drugim jako Gayatri. Uwaga! W człowieku Brahman manifestuje się w sercu lub jaju Aury, zwanym miastem Brahmana. We wszechświecie manifestuje się on samego siebie w kosmicznym jaju, zwanym złotą pochwą. Są to dwa miejsca, w których można medytować o Brahmanie. Werset ten został wyjaśniony na dwa różne sposoby. Po pierwsze, jako odnoszący się do umary, a po drugie, jako nauczający, jak medytować o narajanie w słońcu. Złota pochwa oznaczałaby wtedy sferę słoneczną. Najwyższy Brahman rezduje w doskonałej złotej powłoce. On jest czysty i bez części. Słońce nie świeci tam w jego obecności ani Księżyc i gwiazdy, ponieważ jego światło jest większe niż ich. Wydają się ciemne w tym blasku, jak światło świecy w Słońcu. Ani te błyskawice, ani a tym bardziej ten ogień tam nie świeci kropka, kiedy one świeci. Wszystko świeci po nim. Przez jego światłość wszystko się objawia. Nie oświeca go Słońce ani Księżyc i gwiazdy. Ani te błyskawice, znacznie mniej ten ogień go oświeca. Kiedy on oświeca wszystko, słońce i tak dalej, wtedy oni świecą za nim swoim światłem. Cały ten wszechświat objawia jego światło, jest jego światłem, a jego światło jest jego. Uwaga, słońce i tak dalej nie oświeca go, to jest nie może go zamanifestować. Wiecznie wolny jest zaprawdę tylko tym Brahmanem. Jest na zachodzie, na północy i południu, w zenicie i na dirze. Tylko Brahman jest, to on przenika wszystkie kierunki. Tylko ten Brahman jest tym, który przenika. Tylko ten Brahman jest pełnią, która istnieje przez cały czas wieczności. Ten Brahman jest najlepszy. Ten, idam. Brahman jest sam Wiślam, czyli nieskończonością, czyli pełnią, purnam. Tylko to jest najlepsze. Najwyższe ze wszystkich. Ponieważ słowo Idam użyte jest w tym wersecie kilka razy, kwalifikuje ono słowo Brahman, a nie Wiślam przypis. Uczono, że należy w pełni medytować o Brahmanie w sercu i Hiranmaya Kosia. Aby jednak nie pomylić się, że jest on w ten sposób ograniczony w tych dwóch miejscach, należy wnioskować, że są one wybrane jako najlepsze. Człowiek, który to realizuje, jest tu usatysfakcjonowany i ma wszystko, czego chce, i jest uważany za najlepszego. Staje się Brahmanem i jego jaźni jest zadowolona i niczego nie chce ani nie żałuje. O królu. Strach bierze się z idei sekundy. Tam, gdzie nie ma drugiego, nie ma strachu. Nie grozi mu wtedy niebezpieczeństwo oddzielenia się ode mnie. Ani też nie rozstaje się z nim. O himalaje. Wiedz, że ja jestem nim, a on mną. Wiedz, że jestem widziany tam, gdzie rezduje mój imani. Ani nie mieszkamy w żadnym świętym miejscu pielgrzymek, ani w Kailasie, ani na Waikuntha, ani w żadnym innym miejscu. Mieszkamy w lotosie serca mojego Inani. Błogosławiony człowiek, który raz wielbi mojego Inani, otrzymuje kłot i razy owoc wielbienia mnie. Jego rodzina zostaje oczyszczona, a jego matka zostaje pobłogosławiona. Ten, którego serce jest rozcieńczone wszechprzenikającą świadomością brachmy, oczyszcza cały ten świat. Nie ma co do tego wątpliwości. O najlepszy z gór. Powiedziałem już wszystko, o co pytałeś na temat brachma i nany. Nie pozostaje już nic do dalszego opisywania. Te brachma widie, naukę wiedzy o brachmie. Należy przekazać najstarszemu synowi, który jest oddany i ma dobry charakter oraz temu, który jest obdarzony dobrymi cechami wymienionymi w siastrach i nie należy go przekazywać jakakolwiek inna osoba. Ten, kto jest w pełni oddany swojemu istadewa i który jest równie oddany swojemu guru, jemu osoby o wysokich poglądach powinny głosić Brahma Vidya. Zaprawdę, on sam jest Bogiem, który doradza temu Brahma Vidya. Nikt nie jest w stanie spłacić należnych mu długów. Ten, kto rodzi człowieka w Brachmie, bez wątpienia przewyższa zwykłego ojca, ponieważ narodziny, które daje ojciec, są zniszczone, ale narodziny w Brachmie, które daje guru, nigdy nie są niszczone. Wśród im mówi więc: Nigdy nie czyńcie krzywdy guru, który przekazuje wiedzę o Brachmie. We wszystkich siddhantach, w zdecydowanych wnioskach siastry jest powiedziane, że Guru, który przekazuje wiedzę o Brahmanie, jest najlepszy i najbardziej honorowy. Jeśli siwa rozgniewa się, Guru może uratować, ale kiedy Guru wpada w złość, siankara nie może ocalić. Tak więc Guru należy służyć z najwyższą ostrożnością. Tak więc Guru należy służyć ze wszystkimi troskami, które są możliwe ciałem, umysłem i słowem. Zawsze należy mu się podobać. W przeciwnym razie staje się niewdzięczny i nie jest zbawiony. O najlepszy z gór. Bardzo trudno jest to osiągnąć brahma i nane. Posłuchaj historii. Muni o imieniu Dathyam z rodziny Adharwana udał się do Indry i modlił się do niego, aby dał mu brahma i nane. Indra powiedział, dałbym Ci brahma i nane, ale jeśli przekażesz ją jakimkolwiek innemu ciału, odetnę Ci głowę. Dadharna zgodził się na to, a Indra dał mu brahma i nane. Po kilku dniach dwa jaświnowie przybyli do niego i modlili się za brachma wide. Muni powiedział, jeśli dam ty, brachma Indro, odetniesz mi głowę. Słysząc to, dwa jaświnowie rzekli, obetniemy ci głowę i zatrzymamy ją gdzie indziej, a głowę konia przyczepimy do twego ciała. Poinstruuj nas paszczą tego konia. A kiedy Indra odetnie Ci te paszcze, zastąpimy Twoją poprzednią głowę. Kiedy tak powiedzieli, Muni dał im Brahma Wide. Indra odciął mu głowę piorunem. Kiedy końska głowa mu niego została odcięta, Dwaj lekarze dewów zastąpili jego pierwotną głowę. Jest to szeroko znane we wszystkich wajdach. O wodzu gór. Błogosławiony zostaje ten, kto otrzymuje Brahma Tutaj kończy się 36 rozdział siódmej Księgi Najwyższej Wiedzy o Brahmie w Mahapuranam, Srimad Devi Phagawatam, liczącej 1800 wersetów autorstwa Dawiasa. Rozdział 37. Obhakti jodze Himalaje powiedzieli O matko, teraz opisz swoją phaki jogę, dzięki której zwykli ludzie, którzy nie mają beznamiętności, łatwo zdobywają wiedzę o brachmie. Devi powiedziała, o władco gór. Istnieją trzy szeroko znane ścieżki prowadzące do ostatecznego wyzwolenia, Moksa. Są to Karma Yoga, Inanna Yoga i Phakti Yoga. Z tych trzech Phakti Yoga jest najłatwiejsza w pod każdym względem. Ludzie mogą to robić bardzo dobrze, nie narażając ciała na żadne cierpienie i doprowadzając umysł do doskonałej koncentracji. Ta bhakti, oddanie, znowu jest trojakiego rodzaju. Tak jak trzy są gumny. Jego phakti to tamasi, która wielbi mnie, aby sprawiać innym ból, będąc przepełnionym próżnością, zazdrością i złością. Ta phakti jest rajasowa, kiedy ktoś czci mnie dla własnego dobra i nie zamierza wyrządzać krzywdy innym. Ma jakieś pragnienie lub jakiś cel na widoku, jakąś sławę lub osiągnąć pewne obiekty przyjemności i nieświadomie, i myśląc, że jest różny ode mnie. Wielbi mnie z największym oddaniem. Ponownie, że Phakti jest sattwiki, kiedy ktoś wielbi mnie, aby oczyścić swoje grzechy i ofiarowuje mi rezultat wszystkich swoich karm, myśląc, że Dziwa i Śwara są oddzieleni i wiedząc, że to jego działanie jest dozwolone w Wedach i dlatego musi być przestrzegane. Ta sattwiki Phakti różni się od najwyższej Phakti, ponieważ czciciele uważają mnie za odrębnego, ale prowadzi do najwyższej pchakti. Pozostali dwaj pchakti nie prowadzą do para pchakti, najwyższej pchakti lub najwyższej bezinteresownej miłości. Posłuchajcie teraz uważnie o para pchakti, które wam teraz opisuję. Ten, kto zawsze słyszy moje chwały i recytuje moje imię i którego umysł zawsze przebywa we mnie, jak nieustanny strumień oliwy, który jest zbiornikiem wszystkich pomyślnych cech i gun. Ale nie ma w nim najmniejszego śladu chęci otrzymania owoców swojej karmy, tak, on nie chce sami pea, sarski, sajuja i salopia oraz innych form wyzwolenia. Napełnia się oddaniem tylko dla mnie, czci tylko mnie, nie zna nic wyższego niż służenie mi i nie chce nawet ostatecznego wyzwolenia. Nie lubi porzucać tej idei sewia, któremu służył, i sewaka, sługa, który służy. Zawsze medytuje o mnie z nieustanną czujnością i pobudzany uczuciem najwyższego oddania, nie myśli, że jest oddzielony ode mnie, ale raczej uważa, że jestem bhagawati. Uważa wszystkie dziwy za mnie i kocha mnie tak, jak kocha siebie. On nie robi żadnej różnicy między wami a mną, ponieważ wszędzie znajduje tego samego ca i we wszystkich jest obecny. Nie kłóci się z nikim, ponieważ porzucił wszelkie idee odrębności. Kłania się i wielbi candalów i wszystkie iwy. Ten, kto napełnia się oddaniem dla mnie, ilekroć widzi moje miejsce, moich wielbicieli i słucha siastropisujących moje czyny, i ilekroć medytuje nad moimi mantrami, napełnia się najwyższą miłością, a jego włosy jeżą się na końcach z powodu miłość do mnie i łzy miłości nieustannie płyną z jego oczu, recytuje moje imię i moje czyny głosem, zdławionym uczuciem miłości do mnie. Para Phakti jest jak szaleńczy potok rzeki do oceanu, stąd w postaci pary do najwyższego, szczyty Himalajów zastygają w śniegu, gdzie odbywają się różne gry jasnych kolorów. O Panie Gór! Czci mnie z intensywnym uczuciem jako matkę tego wszechświata i przyczynę wszystkich przyczyn. Wykonuję codzienne i okazjonalne obowiązki oraz wszystkie moje śluby i ofiary, nie okazując żadnego skąpstwa w wydawaniu pieniędzy. W naturalny sposób pragnie odprawiać moje uroczystości i odwiedzać miejsca, w których odbywają się moje ucap. Śpiewa głośno moje imię i tańczy, upojony moją miłością, nie ma pojęcia o egoizmie i jest pozbawiony idei ciała, myśląc, że ciało nie jest jego. Uważa, że cokolwiek jest praradchą, zrobione w jego poprzednich żywotach, musi się wydarzyć i dlatego nie jest poruszony. Jeśli chodzi o zachowanie jego ciała i duszy. Ten rodzaj phakti nazywany jest Paraphakti, czyli najwyższym oddaniem. Tutaj dominującą ideą jest idea Devi i żadna inna idea nie zajmuje jej miejsca. O góro. Natychmiast rozpuszcza się w mojej naturze świadomości, którego serce jest naprawdę wypełnione taką paraphakti, czyli całą miłością. Mędrcy nazywają ograniczający etap tego oddania i beznamiętności inana, wiedza. Kiedy pojawia się ta inana, phakti i beznamiętność osiągają zaspokojenie. Tak. Udaje się wtedy do mani dwipy, kiedy jego ahamkara nie pojawia się przez jego prarabdha karma, chociaż nie umieszkał porzucić życia w oddaniu. O góro. Ten człowiek cieszy się tam wszelkimi przedmiotami przyjemności, Choć niechętnie i pod koniec okresu uzyskuje wiedzę o mojej świadomości. W ten sposób osiąga ostateczne wyzwolenie na zawsze. Bez tej dniany ostateczne wyzwolenie jest niemożliwe. Urzeczywistnia para Brahma, który w swoim ciele otrzymuje w swoim sercu powyższą inanę pratyakatmy, kiedy jego prana opuszcza ciało. Nie rodzi się ponownie. Wśród im mówi, ten, kto zna brachmę, staje się Brahmą. W logice Kantchy, Camikara, złoto na szyi, ignorancja znika. Kiedy ta ignorancja zostanie zniszczona przez wiedzę, osiągnie on całą swoją wiedzę, cel do osiągnięcia, gdy rozpozna złoto na swojej szyi. O najlepsze z gór. Ta moja świadomość jest różna od postrzeganych garnków i tym podobnej i niepostrzeganej mai. Obraz tego paramatny jest widziany w ciałach innych niż atma, gdy obraz spada w lustro tak jak obraz wpada do wody, tak ta paramatma jest widziana w pitrilokach. Tak jak cienie światło są całkiem różne, tak w mojej manidwipie pojawia się wiedza o jedności i bez wtórego. Ten człowiek przebywa w brachmaloce przez okres kalpy, który opuszcza swoje ciało nie osiągając inany, chociaż miał swoją vairagyam. Potem rodzi się w czystej, dobrze prosperującej rodzinie i ponownie praktykując swoje nawyki jogi. Otrzymuje moją świadomość. O król gór. Tajnana pojawia się po wielu żywotach, nie przychodzi w jednym życiu, więc należy zrobić wszystko, aby osiągnąć tajnane. Jeśli osiągając te rzadkie ludzkie narodziny, ktoś nie osiąga tej nany, wiedz, że spotkało go wielkie nieszczęście, ponieważ takie ludzkie narodziny są bardzo trudne do osiągnięcia, wtedy narodziny w rodzinie bramińskiej są rzadsze. Ponadto wśród braminów znajomość wet, świadomość jest niezwykle rzadka. Osiągnięcie sześciu cech, które są uważane za sześć bogactw, powściągliwość namiętności i tym podobne sukces jodze i zdobycie czystego, prawdziwego guru, wszystko to jest bardzo trudne do osiągnięcia w tym życiu. Oguro Dojrzałości i czynności organów zmysłów oraz oczyszczenie ciała zgodnie z rytuałami wedyjskimi są bardzo trudne do osiągnięcia. Wiedz to jeszcze raz, że pragnienie ostatecznego wyzwolenia zdobywa się dzięki zasługom zdobytym w wielu żywotach. Całkowicie daremne są narodziny tego człowieka, który osiągając wszystkie powyższe cechy nie stara się ze wszystkich sił, aby osiągnąć te inane. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć inane. Następnie w każdej chwili otrzymuje owoce ofiary aśwametła. Nie ma co do tego wątpliwości. Tak jak khe, klarowane masło, potencjalnie rezduje w mleku, tak wina na brachma rezduje w każdym ciele. Uczyń więc umysł kijem do ubijania i zawsze ubijaj nim. Wtedy, małymi krokami, zostanie osiągnięta wiedza o brachmie. Człowiek osiąga błogosławieństwo, kiedy osiąga te inane. Tak więc Vedanta mówi, tak pokrótce ci opisałem, o Królu Gór. Wszystko, co chciałeś usłyszeć. Czego chcieć więcej? Tu kończy się 37. rozdział siódmej Księgi o Chwałach Phakti w Mahapuranam, Śrimat Devi Phagavatam, składającym się z 18.000 wersetów, autorstwa Maharshi Vedavyasa. Rozdział 38 Śluby i Święte Miejsca Dewi Himalaje powiedziały, o Dewi. Opisz miejsca na tej ziemi, które są wybitne, święte i warte odwiedzenia, i które lubisz najbardziej. O Matko! Uświęć nas także, opisując śluby i ucap, które są Ci miłe, i wykonując to, ludzie stają się błogosławieni i zadowoleni. Dewi przemówiła, o Himowanie. Wszystkie miejsca, które są na tej ziemi, wszystkie są moje i wszystkie powinny być odwiedzane. I każda chwila jest odpowiednia do złożenia ślubów i ucap, ponieważ jestem natury przenikającej każdą chwilę, więc cokolwiek czyny wykonywane w dowolnym momencie są równoznaczne ze złożeniem moich ślubowań i ucap. O król gór. Mimo to teraz mówię coś z uczucia do moich pchaktów. Słuchaj w południowym kraju znajduje się wielkie miejsce pielgrzymek o nazwie Kolhapura. Tutaj zawsze mieszka Devilakshmi. Drugim miejscem jest Matripura na górze Sahyadri. Tutaj mieszka Devirenuka. Trzecim miejscem jest Tulajapur. Następne jest miejsce Sapta Shringa. Wielkie miejsca Hingula i Valamukhi. Następnie wielkie miejsca Sakamphari, Phramari, Sri Dampika i Durga. Najlepsze ze wszystkich miejsc to Windchla Cala Wasini, wspaniałe miejsca Annapurna i wspaniały Kancipur, co Następnie są miejsca Pchima Devi, Wimala Devi, Sri Candrala Devi z Karnatu i miejsce Kausiki. Następnie wspaniałe miejsce Nilamba na szczycie Nila miejsce Jambuna Deśwari i piękna Sri Nagara. Wspaniałe miejsce Sri Guchyakali, dobrze ugruntowane w Nepalu oraz miejsce Sriminakshi i Dewi z siedzibą w Tidamwaram. Wspaniałe miejsce zwane Wedarania, gdzie rezduje Sundari Devi, następnie miejsce zwane Ekamwaram i miejsce Pchuwane w pobliżu Puru gdzie zawsze mieszkam jako Para Sjakti Słynne miejsce Mahalasa, znane na południu pod nazwą Malari, miejsce Yogeshwari Warat i szeroko znane miejsce Nila Siaraswati w Himach. Wspaniałe miejsce Bagala w i Anatch, najwyższe miejsce Manidwipa Sri Mati Swari, gdzie zawsze przebywam. Joni Mandala Kamakhya, miejsce Sri Mati Tripura Pcharyavi, doskonałe ze wszystkich miejsc na tej ziemi, gdzie zawsze mieszka Devi Mahamaya. Nie ma lepszego miejsca na ziemi niż to. Tutaj Devi pojawia się każdego miesiąca podczas menstruacji i gdzie można zobaczyć cnotliwych mężczyzn. Tutaj wszystkie dewy pozostają w postaci gór i gdzie w górach mieszkają doskonałe dewy. Mędrcy mówią, że wszystkie tamtejsze miejsca mają naturę Dewi, nie ma lepszego miejsca niż Takamakhaioni Mandala. Puskara, święte miejsce, jest siedzibą Gajatri, miejsce Candika w Amaresia i wspaniałe miejsce Puskarksini w Rabhasa. Miejsce Lingacharini Dewi w najmisaranya i miejsce Purubuty w Puskaraksa. Rati mieszka w Asadhi. Dandini Parameshwari mieszka w Candamundi. Pchuti mieszka w Pchara Pchuti, a Swari mieszka w Nakuli. Candrika mieszka w Haris Candrze, Siankari w Srigiri, Trishula w Yapeshwara i Suksma w Amrata Keshwara. Siankari mieszka w Ujjain, Siarwani w miejscu Amargada a ni mieszka w Świętej Ksetra Kedara. Słynny Phairavi mieszka w miejscu zwanym Phairava. Mangala w Gaja Ksetra, pryja na kur ksetrze, Asfajam dewi mieszka w nakuli, ugra mieszka w Kampchal, vishvesa mieszka w wimale mahananda Machananda w Attahasie, a machantaka w Machendrze. Pchim mieszka w pchimie, phavani ziankari mieszka w Vastrapadma, i rudrani farthakoti. Wisialak mieszka w avimukta, machaphaga mieszka w mahalai, Pchadra karni w gokarnie, a Pchadra mieszka w Pchadra Utpalak mieszka w Suwarnaksa, Sthanvisia w Sthanu, Kamala w Kamalalai, Candawca Galandaka, położonej na południu, w pobliżu wybrzeża morskiego. Trisanthya mieszka w Kurundala, Mukuteśwari w Makwocie, Siandaki w Mandalesa, Kali w Kalaniara, Tchwani w Sankukarna, Sthula w a Parameśwari Hrillekha mieszka w lotosach serca i naninów. Wszystkie wymienione powyżej miejsca są najdroższe dewi. Najpierw należy wysłuchać zasług tych miejsc, następny ma być dawiczczony przez obrzędy i ceremonie zgodne z tymi regułami. Albo, o góro, wszystkie święte miejsca pielgrzymek istnieją w Kasi. Dewi zawsze tam mieszka. Osoby oddane Dewi widzą te miejsca i jeśli robią japami i medytują o lotosowych stopach Dewi, z pewnością zostaną uwolnione z więzów Samsary. Nie ma co do tego wątpliwości. Gdyby ktoś, Wstając rano, wyrecytował nazwy tych miejsc, wszystkie jego grzechy zostałyby natychmiast wypalone. A jeśli ktoś czyta w czasach śradchy przed braminami te święte imiona Dewi, jego pitris zostanie oczyszczony z grzechów w Machakasia przez prane i osiągnie swój najwyższy cel. O jeden z dobrych ślubów. Opiszę wam teraz śluby, które mają być starannie przestrzegane przez mężczyzn i kobiety, słyszeć. Ananta tritiakhe avrata, ślub, rasakale ani vrata i ardranam vrata, te trzy wraty należy przestrzegać w Tritia trzecim, pitchi. Następne są ślubowania piątkowe, ślubowania krasnaca turdasi, ślubowania wtorkowe i ślubowania wieczorne. W tym ślubie zmierzchu Mahadeva umieścił dewi wieczorem na asanie, i on wraz z innymi dewami zaczął przed nią tańczyć. Ten ślub nakazuje post. A wieczorem należy wielbić Dewi, dawce wszelkich pomyślnych rzeczy. Zwłaszcza co dwa tygodnie o najlepszy z gór. Ślubowanie poniedziałkowe jest dla mnie bardzo miłe, należy oddawać cześć Dewi, a następnie w nocy należy spożywać pokarm. Należy przestrzegać dwóch ślubowań dziewięciu nocy, zwanych na waratra, jednego jesienią, a drugiego wiosną. Są mi bardzo drogie. Ten jest z pewnością moim wielbicielem i bardzo drogim, kto dla mojego zadowolenia wypełnia te i inne ślubowania Nityana i Mittik, wolny od wszelkiej pychy i zazdrości. Z pewnością otrzymuje ze mną Sajuja Mukti. Onagarayo. Święto Święte, Dol, w miesiącu Cajt, trzeciego dnia białych dwóch tygodni, bardzo mi się podoba i wszyscy powinni go przestrzegać. Moi wielbiciele wykonują się Janocawa w Paurnamasi w miesiącu Asatha, Jagara Nocawa w Paurnamasi w miesiącu Kartik, Radha yatra w trzecim dniu białych dwóch tygodni w Asatha, Dama Nocawa w Caitra, i moje drogie święta w miesiącu Shirawana i różne inne święta. Na wszystkich tych festiwalach należy dobrze ucztować i z radością wszyscy moi pchaktowie i kumari, dziewice, dobrze ubrani i ubrani, i chłopcy, uważając że wszyscy mają moją naturę nie należy dopuszczać się skąpstwa i należy czcić mnie kwiatami i tym podobne on jest błogosławiony i osiąga swój cel i jest mi drogi który starannie i z oddaniem przestrzegam każdego roku wszystkich tych świąt ona gendro w ten sposób popisałem wam w skrócie wszystkie śluby które mi się podobają instrukcji tych nie należy udzielać temu kto nie jest uczniem ani temu kto nie jest moim wielbicielem? Tu kończy się 38 rozdział siódmej Księgi o ślubowaniach i świętych miejscach Dewi w Mahapuranam Śrimat Dewi Bhagavatam, liczącym zero wersetów, autorstwa Mahaeshiwe Dawiasa. Rozdział 39 Kult Matki Świata Himalaje powiedziały o Dewi, o Maheshwari, o Ty, Oceanie Miłosierdzia, o Matko Świat. Teraz opisz szczegółowo, jak odbywa się twoje wielbienie, zasady i ceremonie. Dewi powiedziała, o królu gór. Opiszę ci teraz rytuały i ceremonie oraz metody wielbienia, które są dla mnie przyjemne. Słuchaj tego uważnie i z wiarą. Moje uwielbienie jest dwojakiego rodzaju, zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzny kult jest znowu dwojaki, jeden to wajdik, a drugi to tantrik. W zależności od różnic w moich formach kult wajdyki jest również dwojakiego rodzaju. Ci, którzy są inicjowani w mantramach wedyjskich, czczą zgodnie z wedyjskimi obrzędami i ceremoniami, a ci, którzy są inicjowani w czczeniu tantryk mantram, zgodnie z obrzędami tantrycznymi. Ten głupi człowiek jest całkowicie zrujnowany i idzie do piekła, który znając tajemnicę kultu, postępuje wbrew nim. Najpierw opiszę wam kult Vajdik, słyszeć. Najwyższa moja forma, którą widziałeś wcześniej, z niezliczonymi głowami, niezliczonymi oczami, niezliczonymi stopami i oświecicielem inteligencji wszystkich i if, obdarzona wszelkimi mocami, wyższa niż najwyższa, bardzo wspaniała, czcij to, pokłoń się to i medytuj nad tym. Ona gendro. Jest to pierwsza forma wielbienia, którą wam opisuję. Z opanowanymi zmysłami, spokojnymi, z dobrze skoncentrowanym umysłem, wolnym od egoizmu i próżności i oddanym temu, składaj temu ofiary, przyjmuj to schronienie, oglądaj to w świątyni swojego umysłu i zawsze recytuj. Jej imię i medytuj nad tym. Uchwyć mnie i moje idee jednym wyraźnym, pełnym miłości oddaniem i spraw mi przyjemność spełnianiem ofiar, wyrzeczeń i darów. Dzięki mojej łasce bez wątpienia będziecie w stanie osiągnąć ostateczne wyzwolenie. Ktokolwiek jest całkowicie przywiązany do mnie, uważając mnie za najwyższego, jest pierwszym wśród pchaktów. Obiecuję, że na pewno wyzwolę go z tego oceanu świata. O królu gór! Medytacja z karmą i dniana z pchakti doprowadzi do mnie. Tylko sama praca nie doprowadzi mnie do mnie. Ochimowanie! Z karmy powstaje pchakti. A z phakti powstaje najwyższa inana. To, co jest powiedziane w śruti i smriti siastrach, Maharishi uważają to za tcharmę, a to, co jest napisane w innych siastrach, uważają je za tcharma phasa, cień lub odbicie tcharmy. Wedy pochodzą z mojej wszechwiedzącej i wszechmocnej natury. Z powodu braku ignorancji we mnie, wedy nigdy nie mogą zostać unieważnione. W Smritis powstały ze znaczenia wed. Tak więc autorytatywne są Smriti i Purany, utworzone przez Manu i innych Rishich. W niektórych miejscach sugeruje się, że istnieją inne siastry niż Wedy, biorąc pośrednio pod uwagę tantry. Chociaż są w nich poruszone kwestie związane z tharmami, ale ponieważ są one najwyraźniej sprzeczne z śruti, tantry nie są akceptowane przez vaidik panditów. Inni twórcy siastry są naznaczeni swoją ignorancją więc ich wypowiedzi nie mogą być autorytatywne dlatego musi całkowicie odwołać się dowet, które pragną ostatecznego wyzwolenia tak jak rozkaz króla nigdy nie jest lekceważony wśród jego poddanych tak śruti moje rozkaz pan wszystkiego nigdy nie może zostać porzucony przez ludzi aby zachować moje przykazania stworzyłem kasty braminów i ksatryów. wszystkie moje sekrety są ucieleśnione wśród z tego powodu mędrcy bez wątpienia powinni znać i przestrzegać słów śruti. O góro. Kiedy tcharma, prawość, zanika, a tcharma, nieprawość, króluje niepodzielnie, objawiam się światu jako sakamphari, rama, krsna i inni. Dlatego dewy, obrońcy wet, ida i tyowie, niszczyciele wet, są klasyfikowani. Kto nie praktykuje zgodnie z wedami, stworzyłem wiele piekieł dla ich lekcji. Kiedy grzesznicy słyszą o tych piekłach, są bardzo przerażeni. Król powinien wygnać tych głupich ludzi ze swojego królestwa, a bramini nie powinni z nimi rozmawiać ani przyjmować ich w swoich szeregach, ani podczas spożywania pokarmu, tych, którzy porzucają wejdź tcharmę i udają się po schronienie do innej tcharmy. Siastry, które istnieją w przeciwieństwie do śruti i smritis, są wszystkie ta masa siastrami. Mahadewa sformułował tewama, kapalak, kaulaks, pchajrawa i im podobne siastry, aby fascynowały ludzi, w przeciwnym razie nie ma żadnego celu w ich wrabianiu. Tych braminów, którzy zostali spaleni przez klątwy daksy, siukry, datkici i zostali wygnani ze ścieżki wet, to dla ich wyzwolenia, krok po kroku, Mahadewa stworzył pięciagam, siaiva, siaiwa, waisnawa, siaura, satta i ganapatia siastry. W tych tantrasiastrach są pewne fragmenty zgodne z wedami i są inne fragmenty sprzeczne z wedami. Jeśli osoby w AIDIC odwołują się do fragmentów zgodnych z wedami, to nie może być w nich żadnej winy. Bramini nie są adhikari w stosunku do tekstów tantrycznych, które są sprzeczne z wedami. Osoby, które nie mają pretensji do wed, mogą być adhikari do tych ostatnich tekstów. Dlatego Vaidik Brahmini powinni uciekać się we z całą możliwą ostrożnością i sprawić, by zamanifestował się w nich para brahma o naturze i nany. Rodziny i Brahmacarini powinni porzucić wszystkie swoje pragnienia i przyjąć schronienie we mnie, wolni od egoizmu i próżności, życzliwi wszystkim stworzeniom, ich serca całkowicie mi oddane i zaangażowane w wypowiadanie moich miejsc z zachwytem i oddaniem. Zawsze ćczą moją formę wirat, kosmiczną, zanurzoną w wiodze zwanej Jajfaria jogą, joga kosmiczna zajmująca się chwałą, pomyślnością Boga, oświeć i zrozumienie słońcem mojej świadomości, a ja zniszczę ciemność ignorancji tych osób, które zawsze są zaangażowane w praktykę jogi ze mną. Nie ma co do tego wątpliwości. W ten sposób opisałem w skrócie metody i praktyki Vajdik Puja, teraz opowiem ci tantryczną pudrze, słuchać uważnie. Na obrazie lub czystym kawałku ziemi, na słońcu lub księżycu, w wodzie, w Vanalga, w jantrze, na płótnie lub w lotosie serca, należy medytować i czcić błogość, wyższą niż najwyższy, Devi, który tworzy ten wszechświat z trzema gunas sadtwa, raja i tama który jest wypełniony sokiem miłosierdzia, który rozkwita w młodości, którego kolor jest czerwony jak wschodzące słońce, którego piękno przekracza w pełni, której wszystkie członki są niewiarygodnie piękne, która jest uczuciem wcielonej miłości, która bardzo współczuje umysłowemu bólowi jej pchaktów, która będąc zadowolona, manifestuje się przed pchaktami. Na których czole nieustannie świeci fragment Księżyca i którego cztery ręce trzymają oścień, pętle i oznaki nieustraszoności i udzielają dobrodziejstw. Dopóki ktoś nie ma prawa do wewnętrznego kultu, powinien czcić to, co zewnętrzne, nigdy go nie porzuci. Uwielbienie jest wewnętrzne, kiedy czyjeś serce rozcięcza się w para Brahma, o naturze uniwersalnej świadomości, o góro. Wiedz, że moja świadomość, sam wid, jest moją najwyższą naturą bez żadnych ograniczeń dlatego bardzo ważne jest aby stale przywiązywać swoje serca wolne od innych dodatków do tego sam wit a co więcej niż ten sam wit to iluzoryczny świat pełen maj. tak więc aby pozbyć się tego świata należy nieustannie medytować o mnie świadku wszystkich jaźni wszystkich z sercem pełnym oddania i wolnym od wszelkich sankalp czy pragnień o najlepsze z gór. Teraz opiszę wam szczegółowo zewnętrzną formę kultu. Słuchaj uważnie. Tu kończy się trzydziesty dziewiąty rozdział siódmej księgi o wielbieniu Matki Świata w Śrimat Devi Bhagavatam, Mahapuranam, liczącej osiemnaście zero zero wersetów, autorstwa Maharshi Dawiasa. Rozdział czterdziesty zewnętrzny kult Devi. Devi powiedziała. Wstając wcześniej rano z łóżka. Należy medytować nad tysiąc płatkowym lotosem, jasnym, koloru kamfory, w górnej części mózgu na głowie. Powinien pamiętać o tym swoim Shriguru, bardzo łaskawie wyglądającym, dobrze udekorowanym ornamentami, z jego małżonką siakti i pokłonić się mu, i w nim powinien medytować Kundalini Devi. W ten sposób, przyjmuje schronienie do tej najwyższej siakti Kundalini, natura najwyższej świadomości, która manifestuje się jako caityana podczas wznoszenia się do Brahmaranthry otwór, który ma znajdować się na czubku głowy, przez który dusza ucieka w chwili śmierci, i która ma naturę nektaru wracając z powrotem do kanału susumna. Po medytacji w ten sposób, powinien medytować o mojej błogiej formie w ogniu kundalini znajdującym się w lotosie muladhara, lotosie kości ogonowej. Następnie powinien wstać, aby udać się na zew natury i tym podobne wypełnić santhyabandany i inne obowiązki. Najlepsi z braminów powinni zatem, dla mojego zadowolenia, wykonać Agnichotrachoma i siedząc w swojej jasanie, uczynić sankalap, postanowienie, aby odprawić moją puja, czyczenie. Mózg ma trzy części, dolną, środkową i wyższą, czyli najwyższą, która jest bardzo czysta. Następnie ma wykonać pchuta Sudhi, oczyszczenie elementów ciała przez przyciąganie i wymianę oddechową, a potem Matrinkany Asa. Następnie powinien ułożyć litery rdzenia mantry Mali i wykonać chril Lekha Asa. W tym ma umieścić literę H w mulatkarze, literę R w swoim sercu i samogłoskę i pośrodku brwi aut, Hrim na czubku głowy. Wykończeniowy następnie wszystkie inne nasy zgodnie z tą mantrą. Powinien myśleć w swoim ciele dharma, inana, vairagyam i dobrobyt jako cztery nogi siedzenia i adharma, a inana, a i brak pomyślności, te cztery jako ciało siedzenia na czterech kwartałach wschodnim, południowym, zachodnim i północnym. Następnie powinien medytować o wielkim dewi w lotosie jego serca, nadmuchanego przez pranajamę usytuowanego na pięciu miejscach pretów. Oguro. Brahma, Wisnu. Rudra, sadasiwa i śwara są pięcioma pretami znajdującymi się u moich stóp. Są one natury ziemi, wody, ognia, powietrza i eteru, pięciu żywiołów, a także natury jagrat, jawy, swapna, śnienia, susupti, stan głębokiego snu, Turia, stan czwarty i atita rupa, piąty stan, z wyłączeniem czterech stanów, odpowiadających pięciu stanom. Ale ja który mam naturę brachmy, jestem ponad pięcioma żywiołami i pięcioma stanami, dlatego moje miejsce jest zawsze na szczycie tych pięciu sił. Medytując o mnie w ten sposób i wielbiąc mnie skoncentrowanym umysłem, jako następny wykonuje Japam, powoli recytując moje imię. Po Japam ma przekazać mi owoce Japam. Następnie powinien umieścić arkchę do zewnętrznego wielbienia. Następnie czciciel ma pokropić mantrą Astrafat wszystkie przedmioty wielbienia, które są przed nim umieszczone i oczyścić je. Powinien zamknąć dziesięć czwartek z cotnika mudra i pokłonić się swojemu guru. Za jego pozwoleniem powinien medytować na zewnętrznym siedzeniu, pięknej boskiej formie swojego lotosu serca i wzywać bóstwo na zewnątrz i umieszczać ją na siedzeniu obok prany pratistchy i przebijać awahane oraz ofiarować jej arkhe, ofiarę z zielonej trawy, ryżu i tym podobne sporządzonego w celu oddawania czci Bogu, padja, woda do mycia nóg i stóp, acaman, woda do kąpieli, kilka ubrań. Wszelkiego rodzaju ozdoby lub zapachy, kwiaty i niezbędne przedmioty z należytym oddaniem jej powinien wielbić towarzyszące mu bóstwa jantry. Jeśli ktoś nie może codziennie wielbić bóstw towarzyszących, musi wielbić je w piątek. Spośród bóstw towarzyszących należy medytować o głównym bóstwie natury prapchy, oświecenia i myśleć, że jej promienie przenikają trzy światy. Następnie powinien ponownie wielbić pchuwane Shari dewi. Główne bóstwo wraz z innymi towarzyszącymi mu bóstwami o pachnących, dobrze pachnących kwiatach, ina i na oraz różne inne smaczne potrawy. Następnie powinien wyrecytować Stotresa Hasranama, tysiąca imion, i mantre Devi Sukta Ahamrudrepchich i tak dalej i Deva Devi Patastchucha i tak dalej Mantre Devi Adharva Shiro i Mantre Upanisad Sphuvane słynne mantry. Wielokrotnie i w ten sposób przynoszą mi satysfakcję. Z sercami przepełnionymi miłością i włosami jeżącymi się na końcach wszyscy powinni mnie często zadowalać łzami miłości płynącymi z ich oczu i głosem zdławionym uczuciami i tańczącą muzyką i śpiewem i całym ciałem wypełnionym radością. Moja chwała jest dobrze ugruntowana w weda parajana i we wszystkich puranach. Zatem dla mojej satysfakcji należy codziennie ofiarować mi wszystko swoim ciałem i recytować wersety zwet. Następnie, po spełnieniu ofiar Homa, powinien nakarmić braminów, dobrze ubrane młode dziewice, chłopców, społeczeństwo i biednych, uważając ich wszystkich za tak wiele form Dewi. Następnie powinien pokłonić się Dewi która mieszka w jego sercu i w końcu przez sam pożegnać się z przywoływanym bóstwem o jeden z dobrych ślubów hril mantra, hrim jest głównym ze wszystkich mantramów więc moje wielbienie i wszystkie inne czynności powinny być wykonywane z tą hril mantram. zawsze odbijam się w tym zwierciadle formy hril więc wszystko co jest ofiarowane w tej mojej mantrze hril jest ofiarowane niejako wraz ze wszystkimi mantrami. Następnie należy czcić guru ozdobami i tym podobne i uważać się za błogosławionego. Ochimawanie. Nic nie pozostaje w żadnym momencie niedostępne dla tego, kto wielbi w ten sposób pchwanej śwari Devi. Po opuszczeniu ciała udaje się do Mani Dwipy, mojego miejsca. Otrzymuje formę Devi, a dewy nieustannie mu się kłaniają. Omahitcharo w ten sposób popisałem wam zasady wielobienia wielkiego Dewi, rozważ to we wszystkich aspektach i czci mnie zgodnie ze swoją atkikarą, roszczeniem, a osiągniesz swój cel. Nie ma co do tego wątpliwości. O najlepsze z gór. O tej siastra Dawigita, nie macie mówić tym, którzy nie są wielobicielami, tym, którzy są wrogami i tym, którzy są przebiegli. Jeśli ktoś ujawnia ten sekret Gity. Jest to jak zdjęcie okrycia z piersi matki, więc starannie trzymaj to w tajemnicy i myśl, że jest to bardzo potrzebne. Ta devi gita powinna być przekazana uczniowi, phakcie, najstarszemu synowi i temu, kto jest dobroduszny, dobrze ubrany i oddany Dewi. Oguro W czasie światła, uroczysty nabożeństwa ku czci grzyw zmarłych przodków, zajmuje najwyższe miejsce wśród Pitrisów. Którzy czytają te dewigi te przed braminami. Vasa powiedział, dewi zniknęła tam po opisaniu tego wszystkiego. Dewy były zadowolone i uważały się za błogosławione widokiem dewi. Oja na Następnie Haimavati narodziła się w domu w Himalajach i znana była pod imieniem Gauri. Siankara, dewa dewów, poślubił ją. Narodziła się z nich Sadanana, Kartika. Zabił Tadaka Asurę. O królu. W czasach starożytnych, kiedy ocean był ubijany, uzyskiwano wiele klejnotów. W tym czasie dewy intonowały hymny do dewi ze skoncentrowanym umysłem, aby zdobyć laksmi dewi. Aby okazać łaskę dewom, rama dewi wyszła z oceanu. Dewy dały laksmi do Wisnu, pana Vaikunthy. Wisnu był z tego bardzo zadowolony. O królu! W ten sposób opisałem wam wielkość dewi i narodziny Gauri i laksmi. Gdy ktoś to słyszy, wszystkie jego pragnienia zostają spełnione. O królu, ten sekret, który ci opisałem, uważaj, aby nie ujawnić go żadnemu innemu organowi. To jest tajemnica bity, więc starannie to ukryj. O, o czystym sercu. Opowiedziałem wam tę boską i niszczącą grzech narrację, o którą prosiliście. Co jeszcze chcesz usłyszeć? Mówić. Tu kończy się czterdziesty rozdział siódmej księgi o zewnętrznym wielobieniu Devi w Mahapuranamie, Śrimat Devi Phagavatam, liczącym osiemnaście 000 wersetów, autorstwa Maharshi Dawiasa. Ukończono siódmą księgę.